Torytel, Wydawca i dystrybutor audiobooków zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Liz Nagent pod tytułem Obsesja Lidii. Czytają Ewa Abart, Róża Cieślińska-Dziekiewicz i Michał Lesień-Głowacki. Część pierwsza. 1980 rok. Rozdział pierwszy. Lidia. Mój mąż nie chciał zabić Annie Doyle, ale ta zakłamana dziwka na to zasługiwała. Po tym, jak przezwyciężyliśmy początkowy szok, robiłam wszystko, żeby przestał o niej mówić. Nie pozwalałam mu na to, chyba że chodziło o nasze alibi czy ewentualne dowody rzeczowe. Ta sprawa bardzo go denerwowała, dlatego uznałam, że najlepiej będzie żyć dalej tak, jakby nic się nie stało. Ale, chociaż o tym nie rozmawialiśmy. Nie mogłam się powstrzymać i nie przestawałam analizować wydarzeń tamtej nocy, za każdym razem żałując, że niektóre ich aspekty, niektóre szczegóły nie wyglądają inaczej. Ale faktów nie da się zmienić i musimy do nich przywyknąć. 14 listopada 1980 roku. Wszystko było zaplanowane nie jej śmierć. Tylko spotkanie, podczas którego mieliśmy sprawdzić, czy dziewczyna nie jest oszustką i odzyskać pieniądze, gdyby się nią okazała. Spacerowałam brzegiem morza dwadzieścia minut, aby zyskać pewność, że nikogo tam nie ma, ale niepotrzebnie się martwiłam. W tę wyjątkowo paskudną noc plaża była opustoszała. Upewniwszy się, że jestem sama, usiadłam na ławce, żeby zaczekać. Od strony wzburzonego morza wiał silny wiatr, więc upatuliłam się płaszczem z kaszmirowej wełny i postawiłam kołnierz. Andrew przyjechał punktualnie i zgodnie z poleceniem zaparkował niedaleko miejsca, gdzie siedziałam. Obserwowałam ich z odległości trzydziestu metrów. Kazałam mu się z nią rozmówić. Poza tym chciałam ją zobaczyć i sprawdzić, czy się nadaje. Mieli wysiąść i przejść obok mnie, ale tego nie zrobili. Po dziesięciu minutach wstałam i ruszyłam w stronę samochodu, zastanawiając się, dlaczego tak długo to trwa. Gdy podeszłam bliżej, usłyszałam podniesione głosy, a potem zobaczyłam, że się ze sobą szamoczą. Drzwi od strony pasażera otworzyły się i dziewczyna spróbowała wysiąść, ale Andrew wciągnął ją do środka. Widziałam jego ręce na jej szyi, widziałam, że dziewczyna gwałtownie się szarpie, i jak zahipnotyzowana, zastanawiałam się przez chwilę, czy sobie tego nie wyobrażam. Lecz szybko się otrząsnęłam, oprzytomniałam, podbiegłam do samochodu i usłyszałam swój ostry, przenikliwy krzyk: Przestań, Andrew, co ty robisz? Dziewczyna spojrzała na mnie zaszokowana i przerażona, a potem oczy uciekły jej w głąb czaszki. Andrew natychmiast ją puścił. Ona, charcząc, opadła na fotel. Była już prawie, lecz nie całkiem martwa, więc chwyciłam z podłogi blokadę antykradzieżową i zdzieliłam ją w głowę. Tylko raz. Trysnęła krew. Dziewczyna dostała drgawek, a potem zapanował całkowity bezruch. Nie jestem pewna, dlaczego to zrobiłam. Podruchowo? Miała dwadzieścia dwa lata. Ale mimo warstwy wulgarnego makijażu i farbowanych na czarno niemal granatowych włosów, wyglądała młodziej. Od brzegu zdeformowanej górnej wargi do przegrody nosowej biegła wystrzępiona biała blizna. Zastanowiło mnie, że Andrew nigdy mi o tym nie wspomniał. Podczas szamotaniny podwinął jej się ręka w kurtki i zobaczyłam krwawe strupy w zgięciu łokcia. Miała sarkastyczny wyraz twarzy, szyderczy uśmieszek, którego nie zatarła nawet śmierć. Lubię myśleć, że oddała jej przysługę, jakbym uwolniła od cierpień śmiertelnie rannego ptaka. Nie zasługiwała na taką uprzejmość. Andrew zawsze miał krewki temperament. Wybuchał przybyle okazji z najdrobniejszych powodów, i niemal natychmiast ze skruchą się uspokajał. Tym razem jednak wpadł w histerię i, zaszlochany, krzyczał tak głośno, że obudziłby nieboszczyka. — O Chryste, o Jezu! — powtarzał, jakby Syn Boży mógł cokolwiek naprawić. — Co myśmy zrobili? — My? — osłupiałam. — To ty ją zabiłeś. Śmiała się ze mnie. Miałaś rację. Powiedziała, że jestem naiwniakiem, że pójdzie do gazet. Chciała mnie szantażować. Przestałem nad sobą panować, ale ty, ty to dokończyłaś. Nic by jej nie było i ani mi się wasz, tak mówić, ty durniu. Miał zrozpaczoną, udręczoną twarz. Współczułam mu. Powiedziałam, żeby wziął się w garść. Musieliśmy wrócić do domu przed Lourensem. Kazałam mu pomóc mi przenieść trupa do bagażnika. Zalany łzami, wypełnił moje polecenia. Co irytujące, większość bagażnika zajmowały kije golfowe, których nie używał od lat, ale na szczęście, tak jak przypuszczałam, dziewczyna była drobna i szczupła. A ponieważ jej ciało nie zdążyło jeszcze zesztywnieć, udało nam się ją wepchnąć do środka. Co my z nią zrobimy? Nie wiem, odparłam. Trzeba się uspokoić. Jutro coś wymyślimy. Teraz musimy wrócić do domu. Co o niej wiesz? Ma rodzinę? Ktoś będzie jej szukał? Nie wiem. Chyba, chyba mówiła coś o siostrze? Na razie nikt nie wie, że ona nie żyje, ani że zaginęła i tak musi pozostać. Gdy kwadrans po północy wróciliśmy do Awalonu, po cieniu w oknie sypialni Laurence'a poznałam, że pali się tam lampka nocna. Bardzo chciałam z nim porozmawiać spytać, jak spędził wieczór. Kazałam Andrewu nalać nam brandy, a sama poszłam na górę zajrzeć do syna. Leżał w poprzek łóżka i nie poruszył się, gdy pieszczotliwie potargałam mu włosy i pocałowałam go w czoło. Dobranoc! szepnęłam, lecz spał jak zabity. Zgasiłam światło, zamknęłam drzwi, z szafki w łazience wzięłam walium i zeszłam na dół. Musiałam zachować spokój. Andrew cały się trząsł. Jezus, Maria, Lidio, mamy poważne kłopoty. Może lepiej zadzwońmy na policję. Nalałam mu do pełna, a resztką brandy uzupełniłam swój kieliszek. Mąż był w szoku. Zadzwońmy i zniszczmy Lawrence'owi życie. Jutro jest nowy dzień i jutro się zastanowimy. Ale bez względu na to, co się wydarzy, musimy pamiętać o naszym synu. Nie może się o niczym dowiedzieć. Lawrence? Co ma to wspólnego z Lawrence'em? Ale Annie, boże zabiliśmy ją, zamordowaliśmy! Pójdziemy do więzienia! Nie zamierzałam iść do więzienia, bo kto by doglądał naszego syna. Spróbowałam pocieszyć męża i pogłaskałam go po ramieniu. Jutro coś wymyślimy, powtórzyłam. Nikt nas nie widział, nikt nas z nią nie skojarzy. Za bardzo by się wstydziła, żeby powiedzieć komuś, co knuła. Musimy tylko ukryć gdzieś ciało. Jesteś pewna, że nikt nas nie widział? Na plaży nie było żywego ducha. Przeszłam się i sprawdziłam. Idź spać, kochanie, jutro będzie lepiej. Popatrzył na mnie jak na wariatkę. Spojrzałam na niego tak, że spuścił oczy. To nie ja ją udusiłam. Jego policzki spłynęły łzami. Ale może gdybyś jej nie uderzyła, to co? Dłużej by umierała? Albo doznała trwałego uszkodzenia mózgu? Mogliśmy powiedzieć, że znaleźliśmy ją w takim stanie. Na pewno chcesz zawieźć ją tam z powrotem, zadzwonić z budki na pogotowie i wytłumaczyć im, co robisz na plaży o pierwszej w nocy? Spojrzał na dno kieliszka. Ale co my teraz robimy? Pójdziemy spać. Gdy wchodziliśmy na górę, Usłyszałam szum pralki. Dziwne. Lawrence postanowił uprać coś w piątek późnym wieczorem? To było zupełnie do niego niepodobne. I przypominało mi, że my też powinniśmy uprać swoje ubrania. Rozebraliśmy się i rzuciłam je na kubkę, żeby rano znów włączyć pralkę. Zmyłam piasek z naszych butów i zamiotłam podłogę w miejscach, którymi przechodziliśmy. Piasek z szufelki wyrzuciłam do ogródka na kawałek podwyższonego trawnika za kuchennym oknem. Przyglądałam mu się przez chwilę, zawsze chciałam założyć tam kwietnik. Potem wślizgnęłam się do łóżka, objęłam roztrzęsionego męża, i gdy się do mnie odwrócił, zaczęliśmy się kochać, chwytając się siebie i tuląc jak ofiary strasznej katastrofy. Przez 24 lata nasze małżeństwo należało do solidnych. Andrew był bardzo dobrym mężem, aż do zeszłego roku. Tatuś nie mógł się go nachwalić. Na łożu śmierci wyznał, że odczuwa ulgę na myśl, iż zostawia mnie w dobrych rękach. Andrew był jego aplikantem u Highlanda i Goldblata. Tatuś wziął go pod swoje skrzydła i Andrew został jego protegowanym. Pewnego dnia, gdy miałam chyba dwadzieścia cztery lata, tatuś zadzwonił do domu i oznajmił, że będziemy mieli specjalnego gościa na kolacji i że muszę się ładnie ubrać i uczesać. Tylko bez żadnych szminek, dodał. Nie lubił umalowanych kobiet. Nie znoszę tych wytapetowanych lafirynt. mawiał na widok amerykańskich gwiazd filmowych. Miał dość ekstremalne poglądy. Jesteś śliczna córeczko, po co poprawiać po Panu Bogu? Byłam ciekawa naszego gościa i zastanawiałam się, czemu mam się dla niego ładnie ubrać. Oczywiście powinnam była się domyślić, że tatuś chce mnie wyswatać. Niepotrzebnie się denerwował. Andrew natychmiast zapałał do mnie uczuciem. Bardzo starał się mnie oczarować. Mówił, że zrobiłby dla mnie wszystko. Nie mogę się na ciebie napatrzeć, powtarzał. I rzeczywiście ciągle wodził za mną oczami. Nazywał mnie swoim skarbem, bezcennym klejnotem. Ja też go pokochałam. Tatuś zawsze wiedział, co dla mnie najlepsze. Nasze zaloty były krótkie i bardzo miłe. Andrew pochodził z dobrej rodziny. Jego zmarły ojciec był lekarzem pediatrą i, chociaż stwierdziłam, że matka jest mi nie do końca przychylna, nie protestowała przeciwko naszemu związkowi. Ostatecznie po ślubie jej syn miał dostać Avalon. Sześciopokojowy dom w gregoriańskim stylu, stojący na prawie półhektarowej działce w Cabintley w południowej części Dublina. Andrew chciał, żebyśmy zamieszkali we własnym domu, ale tatuś tupnął nogą i oświadczył: Wprowadzisz się tutaj, to jest jej dom. Nie zaglądaj w zęby darowanemu koniowi. I Andrew się wprowadził. A tatuś oddał nam główną sypialnię i przeniósł się do dużej sypialni na drugim końcu korytarza. Andrew trochę narzekał. Ależ, kochanie, nie widzisz, jakie to niezręczne. Mieszkam pod jednym dachem ze swoim szefem. Przyznaję, tatuś trochę nim komenderował, ale mąż szybko do tego przywykł. Na pewno wiedział, jakie ma szczęście. Nie przeszkadzało mu to, że nie chce wydawać przyjęć ani spotykać się z innymi parami. Mówił, że cieszy się, iż może mieć mnie tylko dla siebie. Był dobry, wielkoduszny i taktowny. Zwykle unikał konfrontacji, więc prawie się nie kłóciliśmy. W gniewie potrafił coś kopnąć czy czymś rzucić, ale od czasu do czasu wszyscy tak robią i zawsze potem był bardzo skruszony. Pracowicie wspinał się po kolejnych szczeblach zawodowej drabiny, aż w końcu po wszystkich tych. Partyjka golfa, trzy lata temu powołano go na stanowisko sędziego sądu kryminalnego. Był szanowanym obywatelem. Ludzie słuchali go, kiedy mówił i cytowali w gazetach. Uważano, że przemawia głosem rozsądku w sprawach prawnych i sądowych. Ale rok temu Paddy Carey, jego stary kumpel, księgowy i partner od golfa, uciekł z kraju z naszymi pieniędzmi. Myślałam, że Andrew będzie ostrożny, przynajmniej w kwestiach finansowych. Bycie żywicielem rodziny i dbanie o jej dobrobyt to sprawy męża. Ale Andrew ufał padiemu bezgranicznie, a pady wszystkich nas oszukał. Zostaliśmy z samymi długami i wierzytelnościami, na pokrycie których wysoka pensja Andrew ledwie wystarczała. Czyżbym jednak źle wyszła za mąż? Miałam się dobrze prezentować, być piękna i czarująca. Miałam być gospodynią domową, towarzyszką życia, dobrą kucharką, kochanką i matką. No właśnie i matką. Andrew zaproponował, żebyśmy sprzedali trochę ziemi deweloperom. Doznałam szoku. Nikt o naszym statusie społecznym nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Spędziłam w Awalonie całe życie. Mój ojciec odziedziczył ten dom po swoim ojcu tu się urodziłam. W tym domu zmarła moja siostra. Nie zamierzałam ustępować i sprzedawać choćby części posiadłości, ani też zmieniać zdania w sprawie pieniędzy dla dziewczyny. Musieliśmy jednak zabrać Lorenza z koszmarnie drogiego Carmichael Abbey i przenieść go do St. Martins. Pękło mi serce. Wiedziałam, że syn jest tam nieszczęśliwy. Wiedziałam, że nowi koledzy prześladują go za szyk i akcent, ale po prostu nie mieliśmy pieniędzy, żeby spłacić długi. Andrew sprzedał po cichu rodzinne srebra, dzięki czemu nie przymieraliśmy głodem. Nie mogliśmy ryzykować i ogłaszać bankructwa, bo mąż musiałby wtedy złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska. Nigdy nie żyliśmy ponad stan, ale nieliczne luksusy, które jak dotąd braliśmy za pewnik, zaczęły znikać. Andrew zrezygnował z członkostwa w klubie golfowym, lecz uparł się, że nie zamknie moich rachunków, Switz i ubrał na Tomasa. Nigdy nie lubił sprawiać mi zawodu. Ale to? Martwa dziewczyna w bagażniku samochodu w naszym garażu. Było mi przykro, że nie żyję, ale szczerze mówiąc, w tych okolicznościach pewnie udusiłabym albo mogłabym udusić ją sama. Chcieliśmy tylko odzyskać pieniądze. Nie przestawałam myśleć o strupach w zgięciu jej łokcia. W BBC widziałam film dokumentalny o narkomanach, w gazetach pisano o epidemii heroiny. Wydawało się oczywiste, że nie bacząc na nasze potrzeby, Annie Doyle wstrzyknęła te pieniądze do swojego krwioobiegu. Dlatego, podczas gdy Andrew niespokojnie spał, od czasu do czasu pojękując i popłakując, ja snułam plany. Następnego dnia, w sobotę, Lawrence wstał bardzo późno. Ostrzegłam męża, żeby jak najmniej mówił. Chętnie się zgodził. Miał zapadnięte oczy i głos, który po tej nocy już nigdy nie przestał drżeć. Zawsze utrzymywał z synem dość napięte stosunki, dlatego żaden z nich nie pałał chęcią do rozmowy. Zamierzałam wyprawić Lorenza z domu na cały dzień, wysłać go do miasta po jakiejś sprawunki, żeby Andrew mógł pochować dziewczynę w ogrodzie. Mąż był zaszokowany, że akurat w ogrodzie, lecz wytłumaczyłam mu, że w tym miejscu nikt jej nigdy nie znajdzie. To my sprawowaliśmy nadzór nad awalonem. Nikt nie mógł wejść na teren posiadłości bez naszej zgody. Ogród za domem był duży i osłonięty. Dawno temu pod platanem rosnącym za kuchennym oknem był ozdobny staw. Lecz po śmierci mojej siostry tatuś go zasypał. Kamienne obrzeża stawu, które prawie od 40 lat spoczywały pod ziemią, doskonale nadawały się na grób. Andrew miał zakopać ciało, a potem wyczyścić odkurzaczem bagażnik samochodu, żeby nie zostały tam żadne włókna czy odciski palców. Zamierzałam przedsięwziąć wszystkie możliwe środki ostrożności. Mąż dobrze wiedział z doświadczenia zawodowego, że tego rodzaju rzeczy mogą bardzo obciążyć sprawcę. Na plaży nikt nas nie widział, ale strzeżonego pan Bóg strzeże. Lawrence zszedł na śniadanie, mocno kulejąc. Starałam się być wesoła. Jak się masz, skarbie? Andrew ukrył twarz za Irish Timesem ale widziałam jak mocno zaciska palce, żeby gazeta nie drżała. Kostka mnie boli, odparł. Wieczorem potknąłem się na schodach. Szybko ją obejrzałam. Była bardzo spuchnięta, prawdopodobnie skręcona, co zniweczyło plan wysłania go do miasta, ale wciąż mogłam ograniczyć jego ruchy, zatrzymać go, powiedzmy, w areszcie domowym. Przewiązałam kostkę i kazałam mu przeleżeć na sofie cały dzień. Tym sposobem mogłam mieć go na oku, trzymać go z dala od ogrodu, gdzie miał się odbyć pochówek. Nie należał do aktywnych chłopców, więc leżenie, oglądanie telewizji i konsumowanie przynoszonego na tacy jedzenia nie było dla niego ciężką próbą. O zmierzchu, gdy sprawa została załatwiona, w ogrodzie zapłonęło ognisko. Nie wiem, co konkretnie Andrew spalił, ale wbiłam mu do głowy, że musi pozbyć się wszystkich śladów. Myśl o tym jak o jednej ze swoich spraw. Jakie kłamstwo najczęściej zdradza przestępcę? Bądź dokładny, i trzeba przyznać, że rzeczywiście był. Lawrence jest jednak bystrym chłopcem. Ma intuicję, tak jak ja, więc zauważył, że ojciec jest w ponurym nastroju. Andrew, najpewniej przerażony, że w telewizji powiedzą coś o dziewczynie, kazał mu opryskliwie przełączyć się na dzielnik. Nie powiedzieli absolutnie nic. Potem mąż oznajmił, że się przeziębił i idzie wcześniej spać. Gdy jakiś czas później do niego zajrzałam, wrzucał rzeczy do walizki. Co ty robisz? Nie zniosę tego. Muszę wyjechać. Dokąd, dokąd wyjedziesz? Niczego już nie zmienimy za późno. Wtedy ziejąc gniewem pierwszy raz na mnie naskoczył. To przez ciebie. Gdyby nie ty, nigdy bym jej nie poznał. Nie powinienem był tego zaczynać. To był obłąkany pomysł od samego początku. Ale ty nie chciałaś zrezygnować, wpadłaś w obsesję. Napierałaś na mnie i napierałaś. Nie jestem kimś, kto mógłby. Nie dokończył, bo przecież, jak się okazało, był kimś, kto mógłby udusić kobietę. Tylko, że przedtem tego nie wiedział. Poza tym mój plan był doskonały, to on go zepsuł. Kazałam ci wybrać zdrową dziewczynę. Nie widziałeś śladów na jej rękach, ona była narkomanką. Nie pamiętasz tego filmu? Musiałeś zauważyć jej ręce. Załamał się, rozszlochał i upadł na łóżko, a ja objęłam go, żeby stłumić odgłosy. Lawrence nie mógł nic usłyszeć. Kiedy ramiona Andrew przestały się podnosić i opadać, Opróżniłam walizkę i położyłam ją z powrotem na szafie. Ułóż swoje rzeczy, nigdzie nie wyjedziemy. Będziemy żyli jak dotąd normalnie. To jest nasz dom i jesteśmy rodziną. Lawrence, ty i ja. Rozdział drugi Karen Ostatni raz widziałam Annie w jej kawalerce przy Henry Street w czwartek 13 listopada 1980 roku. Pamiętam, że w mieszkaniu jak zwykle panowała nieskazitelna czystość. Bez względu na to, jak chaotyczne życie wiodła, od powrotu ze świętego Józefa Eni była do obłędu schludna. Starannie złożone koce leżały w nogach łóżka, a przez szeroko otwarte okno do pokoju wpadało zimne powietrze. Nie zamkniesz okna? Spytałam. Kiedy skończę? Leżała na łóżku, paląc krótkiego papierosa bez filtra, a ja robiłam herbatę. Kupki stały na półce równym rzędem, jak zwykle do góry nogami, z uchami skierowanymi w moją stronę. Otworzyłam pudełko. Do sparzonego wrzątkiem dzbanka wsypałam dwie łyżeczki suszu i zalałam go gotującą się wodą. Eni spojrzała na zegarek. Dwie minuty rzuciła. Trzeba odczekać. Dwie minuty. Wiem, jak się parzy herbatę, ale nikt nie wie, jak zrobić to dobrze. Właśnie to doprowadzało mnie do szału. Jej upór. Albo robiło się coś tak, jak chciała, albo robiło się to źle. Zimno. Owinęła się szczelnie długim, rozpinanym swetrem i jego rękawy zwisły poniżej rąk. Gdy minęły dwie minuty, kiwnęła głową i mogłam rozlać herbatę. Podałam mi kubek, a ona opróżniła popielniczkę do plastikowej torebki, którą starannie złożyła i wrzuciła do kosza na śmieci. Na pewno dobrze ją zamknęłaś? spytałam sarkastycznie. Na pewno mówiła poważnie. Wyciągnęła rękę, zamknęła okno i wysprejowała pokój jednym z tych śmierdzących odświeżaczy powietrza, od których zapachu można się udusić. — Jak tam, Musia? — Martwi się o ciebie. — Odparłam. — Tata też. — Jasne, jasne. — mruknęła i podwinęła jej się połowa górnej wargi. — W niedzielę szybko uciekłaś. Ciągle się gdzieś spieszysz. Tata naprawdę się o ciebie martwi. — Jasne. Zawsze bardzo się różniłyśmy. — Lubię myśleć, że byłam dobrym dzieckiem, ale może tylko w porównaniu z nią. W szkole uczyłam się nieźle, ale zawsze miałam łatwiej. Kiedy szłyśmy razem do sklepu, sprzedawcy kompletnie ją ignorowali i obsługiwali mnie. Wszyscy chcą mi pomagać i coś dla mnie zrobić. Eni zawsze powtarzała, że to dlatego, że jestem ładna, ale nigdy nie przemawiała przez nią zazdrość. Do pewnego stopnia wyglądałyśmy podobnie. Kiedy byłyśmy małe, nazywano nas marchewkami, bo miałyśmy ogniście, rude włosy, choć różnił nas jeden oczywisty szczegół. Eni urodziła się z zajęczą wargą. Lekarze spaprali operację i jej górna warga była rozciągnięta i spłaszczona, a od ust do nosa biegła blizna. Kąciki moich ust są zakrzywione do góry, więc wyglądałam tak, jakbym ciągle się uśmiechała. Moim zdaniem to właśnie dlatego wszyscy mówią, że jestem ładna. Ale tak naprawdę to nie jestem. Patrzę w lustro i widzę tylko marchewkę. W dzieciństwie Eni ciągle gdzieś znikała. Bawimy się na przykład przed domem, z dziećmi sąsiadów. Nagle wychodzi do nas musia i pyta: a gdzie jest Eni? Biegniemy jej szukać i znajdujemy ją gdzieś, gdzie nie wolno nam się bawić. Raz wskoczyła do miejskiego autobusu na szczęście pani Kelly spod 42 zauważyła ją i przeprowadziła do domu. Myślę, że Eni była po prostu ciekawa. Chciała wiedzieć, co jest za każdym rogiem. Ona i tata bardzo się wtedy lubili. Tata często nosił ją na barana po domu, a ona śmiała się i piszczała z radości. Ja byłam mniejsza i bałam się siedzieć tak wysoko. Ale kiedy weszła w wiek dojrzewania, rozpętała się między nimi wojna. Moja siostra miała złą reputację. Mama mówiła, że Eni wyszła z jej łona, kopiąc i wierzgając I od tej pory nie przestaje wierzgać W gimnazjum cały czas miała kłopoty, bo odszczekiwała nauczycielom Celowo niszczyła sprzęt szkolny, kradła, wagarowała i biła inne dziewczęta Na pewno była bystra, lecz nie potrafiła wziąć się do nauki Wolno uczyła się czytać, a jeszcze wolniej pisać Jestem trzy lata młodsza, ale kiedy miałam siedem lat, czytałam i pisałam lepiej od niej Próbowałam jej pomóc, naprawdę, ale mówiła, że litery nie zawsze układają się dla niej w sensowną całość. Nawet kiedy prosiłam, żeby przepisała jakieś zdanie, wychodził z tego groch z kapustą. Zanim w wieku 14 lat rzuciła naukę, dwa razy zmieniała szkołę. Ledwo umiała pisać, a jej ulubionym zajęciem było palenie i picie. Musia próbowała z nią rozmawiać, przemówić jej do rozsądku, pertraktować, a kiedy to nie poskutkowało, tata uciekł się do przemocy. Zlał Eni, zamknął ją w pokoju i wiem, że omal go to nie zabiło. Chryste Eni, spójrz tylko, do czego mnie zmusiłaś, powiedział, a potem zamilkł i nie odzywał się przez kilka dni. Ale to też nie poskutkowało i w końcu zdarzyła się najgorsza rzecz, jaka mogła przydarzyć się wtedy rodzinie. Dowiedzieliśmy się, kiedy Eni była w czwartym miesiącu. Rozpętało się piekło. Miała dopiero szesnaście lat. Ojcem był chłopak w jej wieku, który oczywiście wszystkiemu zaprzeczył, twierdząc, że dziecko mógł jej zrobić ktokolwiek inny. Wkrótce potem, wraz z rodziną, wyjechał z miasta. Tata zadzwonił do naszego proboszcza. Proboszcz przyjechał z policjantem i czarnym samochodem zabrali Eni do świętego Józefa. Nie widziałam jej prawie dwa lata. Wróciła całkowicie odmieniona. To wtedy zaczęły się te wszystkie tiki i obsesyjna potrzeba sprzątania. Nigdy przedtem taka nie była. Jej wygląd nas zaszokował. Ogniście rude włosy zniknęły, bo miała ogoloną głowę i była strasznie chuda. Spałyśmy w jednym pokoju, i gdy pierwszego wieczoru po powrocie spytałam, jak to jest być zamkniętą w domu dla samotnych matek, odparła, że przeżyła piekło i chce o tym zapomnieć. Opowiedziała mi o 1 sierpnia, dniu kiedy urodziła. Marni, tak nazwała swoją córeczkę. Była doskonała, nawet usta miała idealne. Kiedy spytałam co się z nią stało, odwróciła się do ściany i rozpłakała. Przez pierwsze dwa miesiące po powrocie ukrywała jedzenie pod łóżkiem. Podskakiwała przy najmniejszym hałasie. Ani ona, ani rodzice nigdy nie wspominali o dziecku. Próbowaliśmy zachowywać się normalnie, a ona próbowała się zaaklimatyzować. Tata załatwił jej pracę sprzątaczki w piekarni, gdzie pracował. Odrosły jej włosy, ale pofarbowała je na czarno. Na ostry, atramentowy odcień czerni. Na znak buntu. Kilka miesięcy później, 1 sierpnia, kupiłam jej prezent w Dandelion Market bransoletkę identyfikacyjną. Kazałam wyryć na niej imię Marnie. Przez jakiś czas musiałam na nią oszczędzać, ale nie była z prawdziwego srebra i szybko zczerniała. Mimo to Eni nigdy jej nie zdejmowała. Pewnego dnia tata zwrócił na to uwagę, co ty tam nosisz. Eni podsunęła mu nad garstek pod nos, lecz nie mógł odczytać napisu. Burnie, powiedziała siostra. Jeśli już musisz wiedzieć, tak ma na imię twoja wnuczka. Stopniowo powróciła do starych nawyków. Szef taty wyrzucił ją z pracy, bo leserowała. Wtedy panujący pomiędzy nią a tatą chłód stał się nie do zniesienia i wyprowadziła się z domu. Przyznaję, że się z tego ucieszyłam. Chociaż sama ciągle się buntowała, zawsze powtarzała, żebym odrabiała pracę domową i unikała kłopotów. Masz łeb na karku i urodę, mówiła. Musisz wykorzystywać jedno i drugie. Jestem chyba dość bystra i lubiłam szkołę. Ale musiałam ciężko pracować, żeby usunąć piętno, jakim mnie naznaczyła. Nauczyciele to docenili. Ty i twoja siostra jesteście jak dzień i noc, powiedziała kiedyś panna Donnelly, dając mi czwórkę z testu z angielskiego. Gdy w wieku piętnastu lat chciałam skończyć naukę i pójść do pracy w fabryce słodyczy Lemons, w rozmowie z moimi rodzicami panna Donnelly powiedziała, że mogłabym zostać i zdawać maturę. W mojej rodzinie nikt nie miał matury. Rodzice bardzo się przejęli, a Eni była w niebo wzięta. Zmyjesz ze mnie te plamę — powiedziała. Nie należę do urodzonych geniuszek, ale bardzo się starałam nie zawieść dumnych ze mnie mamy i taty. A potem, gdy całkiem nieźle zdałam maturę, zaczęto mówić o Uniwersytecie. Wiedziałam, że moje utrzymanie było dla rodziców dużym wydatkiem, bo zamiast się uczyć, powinnam była pracować. Ale chociaż na uniwerku pewnie dałabym sobie radę, nie mogłam się zdecydować, co chcę studiować. Najlepsza byłam z angielskiego i sztuk pięknych, ale gdybym poszła na anglistykę i chciała zostać nauczycielką, musiałabym zaliczyć trzy lata na Wydziale Sztuk Pięknych, a potem w rok zrobić dyplom. Gdybym zaś postawiła na malarstwo, musiałabym ukończyć akademię, a mama twierdziła, że dla artystów nie ma pracy. Zresztą i tak z moim fatalnym akcentem nigdzie bym się nie dostała. Musia uważała, że powinnam zrobić kurs dla sekretarek Prace dla maszynistki wciąż można było dostać, chociaż coraz rzadziej Ten pomysł podobał mi się dużo bardziej, zwłaszcza, że ANKO, Państwowa Agencja Zatrudniania dla Młodzieży Organizowała półtora miesięczny kurs dla dziewczyn z dobrymi wynikami na maturze Eni była zawiedziona Mogłaś pójść na studia, dostałabyś stypendium Nie rozumiała mojej niechęci a ja nie byłam po prostu tak ciekawa jak ona. Bardzo się cieszyła, że postanowiłam zdawać maturę, ale ilekroć się upiła, szydziła ze mnie, kiedy używałam obcych dla niej skomplikowanych słów. Czasem gdzieś sprzątała, ale żyła głównie z zasiłku. Mieszkała w kawalerce niedaleko naszego domu i musia dawała jej ukradkiem pieniądze. Gdy odwiedzała nas w niedzielę, tata udawał, że się z tego cieszy, ale myślę, że się jej wstydził, chociaż później temu zaprzeczył. Nie mógł zrozumieć, dlaczego Eni tak bardzo się od nas różni. Rodzice i ja zawsze ciężko pracowaliśmy. Byliśmy spokojni i unikaliśmy kłopotów, natomiast Eni ich szukała. Po ukończeniu kursu dostałam pracę w pralni chemicznej, gdzie wypisywałam faktury i trochę księgowałam. Nie mogę powiedzieć, że skakałam z radości, ale poznałam tam Desiego Fenlona. Niektórzy mężczyźni, z którymi miałam do czynienia, byli ordynarni. Komentowali moją figurę i robili sprośne uwagi, ale Desi do nich nie należał i zawsze okazywał mi chyba szacunek. Raz widziałam, jak dał w ucho jakiemuś chłystkowi za to, że źle się do mnie odezwał. Był jednym z kierowców. Cichy i nieśmiały. Pół roku zbierał się na odwagę, żeby mnie gdzieś zaprosić. Pewnie uważał, że dzieli nas zbyt duża różnica wieku. Miał 26 lat, a ja niecałe 18. Najbardziej lubiłam kiedy przyjeżdżał odebrać albo zostawić pranie, bo chichotaliśmy wtedy i flirtowaliśmy jak szaleni. W końcu zaczęliśmy ze sobą chodzić. Powiedział, że nie mógł uwierzyć swojemu szczęściu, kiedy zgodziłam się z nim umówić. Kiedy dla wszystkich pracowników pralni stało się oczywiste, że jesteśmy parą, wszelkie komentarze ustały. Owszem, Desi był spokojny, ale kiedy ktoś go rozgniewał, no, potrafił się odwinąć. Miał reputację zabijaki i swego czasu niejednemu nieźle przyłożył. Praca była nieciekawa i większość czasu się nudziłam, ale zarabiałam tyle, że mogłam wyprowadzić się z domu. Zaproponowałam Eni, żebyśmy wynajęły razem mieszkanie, lecz ona nie okazała entuzjazmu. Sprawiła mi zawód. Wspomniałam o tym musi, która powiedziała tacie, a tata mnie ostrzegł. Nie wynajmuj z nią mieszkania. Ta dziewczyna sprowadzi cię do swojego poziomu. Zastanawiam się teraz, czy gdybyśmy jednak zamieszkały razem, wszystko nie potoczyłoby się inaczej? Czy tata pamięta swoje słowa? I czy go prześladują? Nie chcę mu ich przypominać. Ach, już i tak bardzo cierpi. Wszyscy cierpimy. Kiedy widziała ją ostatni raz, była poruszona i podekscytowana zarazem. Wiedziała, że wciąż lubię szkicować i malować, więc obiecała mi kupić porządny zestaw do malowania. Wspaniały prezent i powinnam była się ucieszyć, ale za dobrze ją znałam. Zirytowało ją to, że nie szaleje z radości, ale nie pierwszy raz przysięgała, że coś mi kupi, albo że zrobimy coś razem. Po prostu rzadko kiedy dotrzymywała słowa. Porządny zestaw, mówiła. Widziałam go na wystawie u Clarksa, e, farby w tubkach i od groma różnych pędzli w dużym drewnianym pudełku. Same akwarele bez olejnych, widzisz? Pamiętam wszystko, co mi mówiłaś, i wiem, że nie lubisz olejnych, jest wspaniały. Pudełko wygląda na stare, ale jest nowiutkie i pełne różnych różności. Kupię ci je w sobotę rano. Naprawdę słowo, wpadnij do mnie w sobotę po południu. Skąd weźmiesz pieniądze? Spytałam. Nieważne, grunt, że będą. Jasne. Zobaczysz, nie wierzysz mi? Łatwiej mi było udać, że wierzę, ale wiedziałam, że nic z tego nie będzie. Tak jak wtedy, kiedy umówiłyśmy się na kolację w Sherry's przy Abbey Street kilka tygodni wcześniej. Pół godziny czekałam, marznąc na ulicę, a ona nie przyszła. Kiedy do niej zadzwoniłam, powiedziała, że jest zajęta i pójdziemy innym razem. Mimo to, bardzo ją kochałam. Chciała, żebym miała wszystko, co najlepsze, i uczyła się na jej błędach. Ostrzegała mnie przed mężczyznami, mówiła, że jestem za dobra dla tych, wśród których się obracamy, i powinnam zaczekać na kogoś wyjątkowego. Nie zawsze się jej słuchałam. Nikt nie potrafił rozśmieszyć mnie tak jak ona. I chociaż pobyt w domu samotnej matki przygasił jej pogodę ducha, wyraźnie widziałam tuż przed tym, jak zniknęła, że znów rozpala się w niej iskra dawnej wesołości. Wpadniesz w sobotę? Obiecaj, że wpadniesz. Około trzeciej, dobra? Chcę zobaczyć wyraz twojej twarzy, kiedy otworzysz pudełko. Nie mogę się już doczekać. Więc obiecałam, nie robiąc sobie nadziei, że dotrzyma słowa, ale i nie przeczuwając, że już nigdy więcej jej nie zobaczę. Jasne, odparłam. Zabiorę Desiego. Enis spochmurniała. Początkowo dobrze się ze sobą dogadywali, chociaż Desi uważał, że Eni jest trochę rozchukana. Nie podobało mu się, że się upijała i podobnie jak tata, nie chciał, żebym spędzała z nią zbyt dużo czasu. Kiedy zdradziłam mu, że była w ciąży i dwa lata spędziła u świętego Józefa, jego nastawienie momentalnie się pogorszyło. To jedna z tych zdzir, spytał. Wie przynajmniej kto jest ojcem? Jego reakcja napełniła mnie od Wiele tygodni całkowicie go ignorowałam i nie rozmawiałam z nim w pracy, ale się nie poddał. I w końcu przekonał mnie do siebie ponownie za pomocą bukietu kwiatów i pisemnych przeprosin. Przyznał, że nie powinien był wyzywać Eni od zdziry, ale skoro myślał tak o niej. On, chłopak w gruncie rzeczy dobry i miły, myśleli tak wszyscy inni. Potem czuł się już nieswojo w jej towarzystwie, a Eni nie była głupia. Co mu jest? Spytałam mnie kiedyś u wikinga. Zawsze się gdzieś spieszy i ucieka. Po prostu nie lubi tej knajpy. Odparłam zgodnie z prawdą. Pub u wikinga był niebezpieczną z peluną w, na wpół wymarłej dzielnicy miasta. Kręcili się tam na nastoletni wąchacze kleju. Desi często narzekał, że musimy się tam spotykać z Eni, ale ona była niewolnicą własnych przyzwyczajeń. Pełno tam pijaków, mówił, lecz zauważyłam, że to samo można powiedzieć o większości irlandzkich pubów. Eni cieszyła się u Wikinga dużą popularnością i należała do najmłodszych stałych bywalców. Późnym wieczorem zaczynało się wspólne śpiewanie i mocno wstawiona wykrzykiwała Do you think I'm sexy? albo I will survive. Desi tego nie znosił. Robi z siebie widowisko, mówił i choć czasem się z nim zgadzałam, Ani przynajmniej nie fałszowała i pamiętała słowa piosenek. Dobrze się bawiła i nie zamierzała jej przeszkadzać. W sobotę postanowiłam pójść do niej sama. Bynajmniej nie zaskoczyło mnie, że jej nie zastałam. Wieczorem zadzwoniłam i dziewczyna, która odebrała telefon w korytarzu, powiedziała, że przekaże jej wiadomość. W niedzielę Eni nie przyszła na obiad do rodziców. Obiad pomszy o w pół do pierwszej był jedynym rodzinnym rytuałem, jakiego przestrzegaliśmy, i siostra zwykle nie zawodziła. Mamo dzwoniła do ciebie, spytałam. Powiedziała, że nie przyjdzie. Nie dzwoniła. Ta Łachmytka nigdy nie dzwoni. Odparł tata, który poczytał jej niestosowne zachowanie za osobistą zniewagę. Próbowałam to bagatelizować. Może się przeziębiła. Widziałam się z nią w czwartek i w mieszkaniu było lodowato. Nie włączyła grzejnika? Włączyła, ale kiedy pali, zawsze otwiera okno. To od ciebie nauczyła się palić, powiedziała do taty mama. Zapewniam cię, Polin, że jest to jedyna rzecz, jakiej się ode mnie nauczyła. Odrzekł ojciec. Zmieniłam temat, pytając go, czy wybiera się w czwartek na wyścigi hartów. Nazajutrz, w poniedziałek, poszłam do niej znowu, tym razem z Desim i znowu jej nie zastałam, ale złapałam na korytarzu inną dziewczynę, która właśnie wychodziła. Dom był piętrowy i mieścił trzy kawalerki ze wspólną łazienką. Spytałam, czy widziała Eni. Ostatni raz, chyba w czwartek, albo w piątek odparła. Myślałam, że wyjechała. Zwykle budzi mnie jej radio. Pierwszy raz się trochę zaniepokoiłam. Eni nigdzie by nie wyjechała bez uprzedzenia. Zresztą dokąd miałaby wyjechać? Była z facetem? Spytał Desi, ale przymknął się, gdy przeszyłam go wzrokiem. Zwykle kontaktowałyśmy się dwa, trzy razy w tygodniu, lecz nadeszła środa, a ona wciąż nie dawała znaku życia. Wpadłam do mamy, ale do niej też się nie odezwała. Wspominała o jakimś wyjeździe? Spytałam. Nie, ani słowem. Dziwne. Z piekarni wrócił tata. Pewnie znów się gdzieś napryła. Mruknął. Wróć. Nigdy dotąd na tak długo nie znikała. To już prawie tydzień. Kiedy widziała się ostatni raz? W czwartek. Prosiła, żebym wpadła do niej w sobotę. Obiecała, że będzie. Nie powiedziałam im o zestawie do malowania. Nie było sensu. Obiecała, co? Powtórzył zgryźliwie tata. Eni wciąż się nie odzywała, i w piątek wiedzieliśmy już, że coś jest nie tak. Poszłam z tatą do jej kawalerki. Tymczasem musia obdzwoniła jej znajomych i skontaktowała się z kilkoma dziewczynami, z którymi Eni kiedyś pracowała. Jedna z sąsiadek Eni powiedziała, że nie ma jej już od tygodnia. Wtedy zadzwoniliśmy z korytarza do właściciela domu i po pewnym czasie przyszedł wielki, spocony mężczyzna z dużym nosem, który narzekając, że przeszkadzamy mu po szóstej wieczorem, wyjął wielgachny pęk kluczy i wpuścił nas do mieszkania. W środku było czyściutko, jak w pudełeczku. Ale wszystkie ubrania, jakie u niej widziałam, wisiały i leżały w szafie, wszystkie z wyjątkiem szarej kurtki wiodełkę, wełnianej sukienki bez rękawów, którą dostała od musi na urodziny i fioletowych kozaczków. Nie chciałam grzebać w jej rzeczach, lecz wystarczyło jedno spojrzenie, by się przekonać, że Annie nigdzie nie wyjechała. Pod komodą wciąż stała jej torba podróżna, a w zlewie kubek z pleśnią na dnie. Nigdy by go tak nie zostawiła, powiedziałam. Może na kilka godzin, ale ten stoi tu od wielu dni. W przyszłym tygodniu powinna mi zapłacić za czynsz, odezwał się właściciel. Nie chcę być stratny. Zamknij się pan, ryknął tata, a ja biłam mu w duchu brawo, bo pierwszy raz od długiego czasu stanął w obronie starszej córki. Właściciel kazał nam wyjść i zagroził, że jeśli do końca przyszłego tygodnia nie dostanie pieniędzy, wystawi jej rzeczy za próg. Kiedy wróciliśmy z tymi wiadomościami do domu, mama załamała ręce. Znajomi nie widzieli Eni od ponad tygodnia. Poza tym okazało się, że nie zgłosiła się do sprzątania w dwóch lokalach w centrum miasta, co samo w sobie by nas nie zmartwiło, gdyby nie brak kontaktu z siostrą. W końcu moja dzielna musia poszła po zmroku do wikinga. Wszyscy stali walcy znali ją, jednak oni też nie wiedzieli jej od ponad tygodnia. — Myślicie, że znowu wpadła i pojechała do świętego Józefa? — spytał z troską tata. — Nigdy by tam nie wróciła — odparłam. — Nigdy w życiu. Na pewno. Mama się ze mną zgodziła. A nawet gdyby zaszła w ciążę, dlaczego miałaby wyjeżdżać bez ubrań albo torby? Dzwonię na policję. Oznajmił tata. Był piątek, 21 listopada 1980 roku. Rozdział trzeci Lawrence Wyraźnie słyszałem, jak to mówi. W weekend 14 listopada hmm, chwileczkę niech pomyślę. E, zaraz pomyślę i... a tak, już pamiętam. Byłem tu z żoną. Dlaczego pan pyta? Przez cały weekend nie wychodził pan z domu? Cóż wróciłem z pracy w piątek około szóstej i nie. Nie wychodziłem. Ojciec kłamał. Byliście państwo sami, tylko pan i pańska żona? Nie było nikogo innego? W tamten piątek syn wyszedł z domu, ale chyba wrócił przed północą. O co właściwie chodzi? Panie sędzio, otóż. Otóż przez kilka miesięcy przed domem zagnionej kobiety widywano pewien samochód, taki sam jak pański, panie sędzio, starego Jaguara. Policjant mówił nerwowym głosem, niemal służalczym. Panie sędzio, za często to powtarzał. Było oczywiste, że na posterunku zrobiono losowanie wyciągnął krótką słomkę i musiał przesłuchać ojca ojca albo sędziego Fitzsimonsa. Jak od niedawna go nazywano. Można spytać o pańskie nazwisko? Nie widziałem go, ale słyszałem, z jaką wyższością o to poprosił z wyższością i nowym dla mnie dziwnym drżeniem głosu. Choć stali tuż za progiem, drzwi były uchylone tylko trochę, więc musiałem wytężać słuch. Muni, panie sędzio, przepraszam, że o to pytam, ale. Jaki ma pan stopień, panie Mooney? Ojciec znacząco przeciągnął głoskę "U." Jestem detektywem, panie sędzio. Rozumiem. Zatem nie detektywem sierżantem, ani detektywem inspektorem. Znałem ten ton. Tata potrafił być niemiły dla obcych. Potrafił traktować ich lekceważąco, a nawet wyjść z siebie. Czasem wzbudzał we mnie lęk. Nie wiem, czy celowo. Po prostu wzbudzał. Matka przyglądała mi się podejrzliwie z drugiego końca stołu. To piąty ziemniak? Szybko, bo ojciec zobaczy. Chyba piąty, nie liczyłem. Matka wstała, mamrocząc coś pod nosem o przeciągu. Zamknęła drzwi, włączyła radio i fałszując, zaczęła nucić piosenkę, którą akurat puszczali. Nic nie powiedziałem, lecz nie słyszałem teraz toczącej się przed domem rozmowy. Ojciec celowo skłamał policjantowi. Przyznaję, bardzo mnie to zaskoczyło. Pytano go, co robił niemal dwa tygodnie temu. Pamiętam ten piątkowy wieczór bardzo dobrze, bo ja też miałem przygodę i też skłamałem. Powiedziałem rodzicom, że idę z kumplami do kina, podczas gdy tak naprawdę traciłem wtedy dziewictwo z Helen Darcy, która mieszkała w Fox Rock Park ledwie 20 minut od naszego domu. Nie zamierzałem uprawiać z nią seksu na pierwszej prawdziwej randce. Nie podobała mi się fizycznie. Miała bardzo ładne, jedwabiste blond włosy, ale była za szeroka, a jednocześnie za chuda. Jej nienaturalnie duża twarz sterczała na wierzchołku cienkiej szyi. W porównaniu z jej skórą moja była nieskazitelna, może dlatego, że naciągnięta. Poszedłem do niej, bo po prostu mnie zaprosiła. Rzadko kiedy ktoś mnie zapraszał. Dogoniła mnie, gdy kilka tygodni wcześniej wracałem ze szkoły. Jak zwykle padało. Szkoła, Instytut dla Chłopców imienia świętego Marcina była straszna. Zacząłem do niej chodzić w styczniu, gdy rodzice przenieśli mnie po aferze z przeklętym Padim Karejem. Robiłem wszystko, żeby nie dowiedzieli się, jak bardzo mnie tam prześladują. Zawsze ta sama grupa czterech czy pięciu chłopaków, góra mięśni i zero intelektu. Przez pierwszy miesiąc rzadko napastowali mnie fizycznie, ale kradziono mi na przykład książki, albo wypisywano na nich obrzydliwe słowa, a raz zwinięto mi lunch i zastąpiono go czymś zbyt odrażającym, by o tym wspominać. Helen chodziła do płatnej szkoły trochę bliżej miasta, ale mieszkała niedaleko naszej. Posłuchałem, co gadają o niej chłopaki z klasy, i poczułem, że coś nas łączy, bo moi dręczyciele pogazali nią tak samo jak mną. Usłyszałem ją, zanim zobaczyłem. Jak ci na imię? zawołała. Odwróciłem się. Jej szkolna spódnica, zrobiona z jakiegoś włochatego, miejscami zupełnie wyłysiałego materiału, miała z jednej strony naderwany zakład, a bluza przetarty kołnierzyk. — Lawrence — odparłem. — Fitzsimons. — A, tak, słyszałem o tobie. Dlaczego nazywają cię hipciem? — Moim zdaniem wyglądasz normalnie. Od razu poczułem do niej sympatię. — Bo jestem normalny. — To oni mnie po prostu nie lubią. A kto by się kurwa przejmował, kogo lubią, a kogo nie? Mieszkasz przy Brennanstown Road? Kiedyś się tam widziałam? Mieszkałem na końcu ulicy w awalonie, dużym domu z ładnie utrzymanym ogrodem, lecz nie byłem pewny, czy powinienem jej to zdradzić. Ale wyglądało na to, że jest jej wszystko jedno, czy odpowiem na pytanie, czy nie. Szliśmy przed siebie w przyjacielskiej atmosferze. Gdy mijaliśmy Trisha's café, zaproponowała, żebym postawił jej kole. Zawahałem się. Dobra, to ja ci postawię, oznajmiła i pchnęła przeszklone drzwi. Postąpiłbym nieuprzejmie, gdybym za nią nie wszedł. Niestety moi prześladowcy już tam byli. Siedzieli przy ladzie. Kik, tak! zakwiczał jeden z naszą stronę. Głupi chuj! rzuciła Helen. nie zwracaj na nich uwagi w bardzo rzadko padały wulgarne słowa, a tu proszę. W ciągu tych samych pięciu minut usłyszałem jedną kurwę i jednego chuja, w dodatku od dziewczyny. Ja też czasem przeklinam, ale nigdy na głos. Helen podeszła spokojnie do lady i wróciła z dwiema kolami. Pchnąłem w jej stronę dwie dziesięciopęsówki. Nie musisz, powiedziała. Zapłaciłam, ale to wcale nie znaczy, że masz mnie zaprosić na randkę. Zaprosić na randkę? Nie, zapłacę. Tak będzie fair. Dobra. Zapadła cisza, bo piliśmy kole przez cienkie słomki. A potem Helen powiedziała: Jesteś gruby, ale gdybyś trochę schudł, byłbyś całkiem przystojny. Moja tusza nie była dla mnie nowiną. Matka twierdziła, że to tylko tłuszczyk dziecięcy i wkrótce zniknie ale miałem już 17 lat. Ojciec mówił, że za dużo jem. Ważyłem ponad 95 kilo. Nie zawsze byłem gruby, ale od roku, odkąd zmieniłem szkołę, przestałem panować nad swoimi nawykami żywieniowymi. Im bardziej się denerwowałem i czułem nieszczęśliwy, tym większy miałem apetyt. Kocham jeść, głównie tuczące rzeczy. Ale pierwszy raz ktoś inny niż rodzice powiedział, że jestem gruby, bez cienia od razu na twarzy. — Masz ładne włosy — powiedziałem, rewanżując się za komplement. Helen bardzo się ucieszyła. — Ja też uwielbiam jeść. — Jem pewnie więcej niż ty. Nie miała pojęcia, ile potrafiłem wrąbać. — Gdybyś pożyczył mi dwadzieścia kilo, oboje mielibyśmy idealną wagę. Potem spotkaliśmy się kilka razy. Na zmianę stawialiśmy sobie kolem. Pewnego dnia Helen spytała: "Chcesz przyjść do mnie jutro wieczorem?" "Po co?" "Na przykład po to, żeby mnie odwiedzić. Dobrze zacząć weekend?" Powiedziała to tak jakby zapraszanie chłopaka do domu uważała za coś zupełnie normalnego. "Mama upiekła fantastyczne ciasto, jeśli nikt go nie zje, wyląduje na śmietniku." Znaliśmy się ledwie od kilku tygodni, a ona już wiedziała jak mnie skusić. Umówiliśmy się po szkole i zapisały mi adres na wewnętrznej stronie okładki notesu. W domu starałem się być swobodny i wesoły. Jutro nie będzie mnie na kolacji, idę z kumplami do kina. Zełgałem z największą nonszalancją, na jaką było mnie stać. I wbiłem wzrok w zeszyt. Tata natychmiast się ożywił, był zachwycony. To wspaniale, naprawdę wspaniale. Z kumplami, eh? Na co idziecie? Grają nowe Gwiezdne Wojny, prawda? Byliśmy na tym filmie całą rodziną. Tata, mama i ja. Tacie i mnie się podobały, ale mama zatykała uszy podczas wybuchów i podskakiwała przy każdym brzęku krzyżujących się mieczów świetlnych. Potem zaklinała się, że już nigdy więcej nie pójdzie do kina. Na Garbi jedzie do Rio. Rzuciłem odważnie, nie zwracając uwagi na to, że spod kołnierzyka wypełza mi na szyję czerwony rumieniec. Aha! mruknął ojciec, nieco zaskoczony i zbity z tropu. Cóż, świetnie. Dobrze jest pójść gdzieś z kolegami, prawda? spojrzał znacząco na matkę, bez wątpienia zadowolony, że w końcu mam znajomych. Ale mama w skupieniu kroiła dla mnie kawałek sernika. Trąciłem ją lekko w rękę, żeby ukroiła większy. Westchnęła, pokręciła głową i ukroiła, ale tata natychmiast zainterweniował. Ja ten wezmę, a daj mu mniejsze. Nic nie uchodziło jego uwagi. Tylko wróć przed północą, dodał. Przed północą? wykrzyknęła matka. Nie wiemy nawet, z kim dość, Lidio. Tata zamknął temat. Przed północą. Ja cię kręcę. Byłem zaskoczony. Nigdy dotąd nie wyznaczano mi godziny powrotu do domu. Nie było takiej potrzeby, ale północ? Tata miał hojny gest, wielkie dzięki. Sęk w tym, że teraz już nie było odwrotu. Musiałem pójść na randkę z Helen, bo nie miałem wątpliwości, że jest to prawdziwa randka. Za niecałe 24 godziny. Nie mogłem się już doczekać, a jednocześnie byłem przerażony. Przygotowania do pierwszej randki to skomplikowana rzecz. Dowiedziałem się tego z okładki czasopisma Jackie w kiosku. Obejmowały dziesięć kroków. Dwóch się domyśliłem: świeży oddech i kwiaty. Po namyśle uznałem, że chociaż dla dziewczyny może być ich dziesięć, dla chłopaka wystarczą jedynie dwa. Nikt nie miał świeższego oddechu ode mnie. Po wyjściu z kawiarni kupiłem nową szczoteczkę do zębów i eutymol, antybakteryjną pastę, która omal nie wyżarła mi ust. Pomyślałem, że skoro aż tak mnie bolą, musi być skuteczna. Kwiaty. Był listopad. Ale w szklarni ojca kwitły ładne różowe i białe goździki, więc późnym wieczorem, podczas gdy rodzice oglądali wiadomości, zrobiłem mały nalot. Owinąłem łodygi folią aluminiową i ostrożnie ułożyłem kwiaty na książkach w torbie. Tego brzemiennego w skutki piątku ojciec dał mi po śniadaniu dwa funty i życzył dobrej zabawy. Pieniądze były wtedy wielkim problemem w naszym domu. Rok wcześniej księgowy taty przeklęty Paddy Curry, był to jedyny wulgaryzm, jaki usłyszałem z ust ojca, zwiał z naszymi pieniędzmi. Tata dostał szału. Zakazał nam komukolwiek o tym mówić. Księgowy był jego bliskim przyjacielem, a przynajmniej ojciec tak uważał. Obsługiwał najwyżej postawionych klientów, których dokument nie oskubał, i historia trafiła do mediów. Nasze nazwisko jak dotąd nie padło, ale. Tata przeżywał wielki stres. Umierał ze wstydu, że przeklęty Paddy Curry zrobił z niego głupca i że nie może już zapewnić matce życia na poziomie, do jakiego przywykła. Mieliśmy za sobą cały rok krzyków, trzaskanie drzwiami i ciągnących się bez końca rozmów o zaciskaniu pasa. Dlatego to, że bez proszenia dostałem od niego dwa funty, bardzo mnie zaskoczyło. Mogłem teraz kupić kwiaty w kwiaciarni, ale pomyślałem, że skoro już je mam, po co marnować forsy? Nie wiedziałem, na co powinienem je wydać. Zanim zabrzmiał ostatni dzwonek, omal się nie pochorowałem ze zdenerwowania. Emocjonujące było już samo to, że zmianie ulegnie piątkowa rutyna. Praca domowa, kolacja, samotne oglądanie bonazy i dziuków hazardu, dziennika i tokshow w towarzystwie mamy. Potem przekąska i spać. W piątki tata wychodził zwykle na kolację i drinka z kolegami. Mama nie lubiła udzielać się towarzysko i zawsze zostawała w domu. Ale ponieważ ja też miałem wyjść, ojciec zrobił z tego wielkie halo i oznajmił, że spędzi wieczór w domu, z matką. Prawdziwe powody tej decyzji zrozumiałem dużo później, gdy do naszych drzwi zapukał policjant. Wtedy oznaczało to dla mnie tylko tyle, że nie mogę odwołać randki z Helen. Musiałbym się za bardzo tłumaczyć i nie zniósłbym tego, że ojciec jest zawiedziony. W końcu stanąłem przed drzwiami jej domu. Mieszkała na osiedlu ze wspólnym zieleńcem. Zastanawiałem się, jak to jest widzieć codziennie wychodzących i wracających sąsiadów. Na zawiasach majtała się apatycznie obłażąca z farby biała furtka. Ojciec nigdy by nie dopuścił do tego, żeby Avalon popadł w ruinę. Chociaż nasza sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, wszystko to, co się zepsuło albo zniszczyło, było natychmiast naprawiane lub wymieniane. Zawsze bardzo dbał o zachowanie pozorów. Doszedłem do wniosku, że rodzina Helen jest niechlujna. Nie mieli długiego podjazdu i działki, tak jak my, tylko mały ogródek przed domem i wyżywirowane miejsce parkingowe ale samochodu na nim nie było. Kiedy otworzyła drzwi, przeżyłem wstrząs. Oboje niedawno wyszliśmy ze szkoły, tymczasem ona zdążyła się już przebrać, zakręcić włosy, proste, jedwabiste były jedyną rzeczą, jaka mi się w niej podobała i się umalować. Usta pociągnęła ciemną fioletową szminką, którą pobrudziła zęby. Pewnie chciała wyglądać jak Sandy z Grease, ale ponieważ miała chude nogi i włożyła zbyt luźne czarne skóropodobne dżinsy, nie osiągnęła zamierzonego efektu. Wyglądała jak dorosła kobieta, więc natychmiast znalazłem się w niekorzystnej sytuacji, bo nie miałem najmniejszych wątpliwości, że w obcisłej szkolnej marynarce wciąż wyglądam jak uczniak. Przepraszam, wyjąkałem. Nie zdążyłem się przebrać. Ale ona bardzo ucieszyła się na mój widok. Właś! Cóż za wylewność! Martwiło się, że nie przyjdę? W domu cuchnęło dymem papierosowym i roiło się od kwiecistych wzorów. Były na wykładzinie, zasłonach, tapicerce, matach stołowych, dywanach, poduszkach, tapetach, dosłownie na każdej rzeczy. Poczułem się jak w ogrodzie botanicznym. I wszędzie widniały na basgranne czymś słowa, nawet na ścianach i lustrach. Na każdym stole, stoliku i krześle leżały sterty papieru i wszelkiego rodzaju książki. — A, tak, moja mama jest poetką — wyjaśniła Helen. — Poszła na jakąś imprezę, a moi młodsi bracia nocują ciotki Grace, więc mamy chatę tylko dla siebie. Sprzedała mi te informacje swobodnie, lecz znacząco. W domu nie ma nikogo, kto mógłby udaremnić to, co miało zaraz nastąpić. Sądząc po sposobie jej zachowania, w grę wchodziło co najmniej całowanie. Twój tata jest w pracy? Spytałem nie bez iskierki nadziei. Tata? Nie widziałam go od lat. Zastanawiałem się, kiedy zacznie się całowanie teraz zjemy kolację. — Mam pizzę, ale są małe. Ile chcesz? Wyjęła z lodówki celofanową torebkę pełną zamrożonych krążków. — Miałem ochotę na cztery. — Nie, na pięć. — Dwie poproszę. Zdawałem sobie sprawę, że mój apetyt jest dla niektórych źródłem rozbawienia i pamiętałem o cieście jej matki, choć trochę niepokoiło mnie to, że nigdzie go nie widzę. — Zjedz trzy. Są bardzo małe. Gdy rozerwała zębami torebkę, polubiłem ją jeszcze bardziej. Lubisz jean? spytała. Mama pozwala ci pić? Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Zrobiła nam drinka. Przypomniałem sobie o goździkach w torbie, którą zostawiłem przy drzwiach. Chciałem je wręczyć zaraz po przyjściu, i znałem, że najbardziej odpowiednia chwila już minęła. Skoro mieliśmy pić, a potem się całować, kwiaty nie były już konieczne. Drinka. Dżin z tonikiem wypiłem jednym haustem. Skrzywiłem się, bo miał ostry smak. Dopiero wtedy zrozumiałem, dlaczego rodzice zawsze sączą drinki z alkoholem. Mimo to wypiłem jeszcze dwa, jednego po drugim. Kolacja upłynęła w dość miłej atmosferze, choć zjadłem cztery pizze, zostawiając Helen tylko jedną. Pamiętam, że spytałem ją o ciasto matki i z trudem ukryłem rozczarowanie, kiedy podała mi malutki kawałek zwykłego ciasta biszkoptowego na talerzyku w kwiatki. Potem dolała nam dżinu, więc kiedy zaczęło się całowanie, byłem bardzo zadowolony. Centymetr po centymetrze przysunęliśmy się do siebie na sowie w Saloniku. Pogłaskała mnie po udzie. Nie wiem, kto zaczął, lecz nagle w ruch poszły zęby i języki. Było też dużo ssania i siorbania. Przyznaję, że szybko się podnieciłem. Ellen od razu to zauważyła i zaproponowała, żebyśmy przeszli do sypialni. Drgnąłem. Seks? Tego nie planowałem. Oczywiście majtki miałem czyste. Mama bardzo tego pilnowała. Ale seks to nagość. A nawet po pijanemu nie miałem ochoty pokazywać nikomu moich zwałów tłuszczu. W szkole też nigdy ich nie pokazywałem. Mam słabe kolana i pismem matki regularnie podrabiałem zwolnienia z WF-u. Kolana byłyby w porządku, gdyby nie musiały dźwigać takiego ciężaru. Po kolejnym szybkim drinku weszliśmy na schody. Kilka razy się potknąłem i nagle uznałem, że fajnie by było przeskoczyć parę ostatnich stopni. W tym momencie oboje ryczeliśmy ze śmiechu, więc kiedy się przewróciłem i skręciłem lewą kostkę, zrobiło się jeszcze zabawniej. Trochę mnie bolało, bo rozciąłem skórę na kostce, lecz się tym nie przejąłem. Zastanawiałem się tylko, jak Helen wytłumaczy się z krwi na schodach, ale powiedziała, że matka pewnie niczego nie zauważy. Pani Darcy bardzo mnie ciekawiła. W końcu weszliśmy do sypialni. Rano zmieniłam pościel. Powiedziała Helen, rozpinając koszulę. Odwróciłem się, żeby zapewnić jej trochę prywatności, lecz po chwili zdałem sobie sprawę, że to głupie i odwróciłem się ponownie. Stała przede mną w samych majtkach z motywem rakiety tenisowej widocznym na biodrze. Grała w tenisa? Gdy byliśmy na dole, nie miałem odwagi pomacać jej piersi. Wiedziałem, że jest chuda i nie miałem zbyt wielkich nadziei, ale spodziewałem się, że jakieś piersi ma. Bo ubrana na pewno miała. Więc gdzie się podziały? Moje były dużo większe. Natychmiast mi opadł. Zalała mnie fala gorąca i naszły mnie mdłości. Wskakuj! Helen leżała pod kocem z rękami pod głową. Nie ma miejsca, zauważyłem zgodnie z prawdą. Będziesz na górze, więc się zmieścimy odparła apodyktycznie. Teraz musisz się rozebrać zrobiła pauzę. To, że jesteś gruby, naprawdę mi nie przeszkadza. Było mi wszystko jedno. Chciałem tylko mieć to z głowy. Część po części zrzuciłem szkolny mundurek, ale biorąc z niej przykład, nie zdejmowałem majtek. Potem, rozbierając się do naga, oboje zaczęliśmy niestosownie sapać i jęczeć. W końcu, spocony jak mysz, spróbowałem trafić do odpowiedniego korytarza, ale Helen wzięła sprawy w swoje ręce, dosłownie, i szybko skierowała mnie tam, gdzie trzeba. Przez pierwsze trzy minuty było fantastycznie, ale potem omal nie zwymiotowałem. Próbowałem myśleć o farze Fawcett, lecz nie pomogło. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Wystarczy powiedzieć, że mi się nie podobało. Było niewygodnie, paskudnie, a dla mnie upokarzająco. Dlatego ucieszyłem się, kiedy Helen powiedziała, że ma dość. Ciążą nie musieliśmy się przejmować. Nie robiłeś tego przedtem? Spytała. Nie. Ja też nie. Byłem zaskoczony. Jej wyznanie trochę mnie pocieszyło. Pożegnaliśmy się dość niezręcznie. Nikomu nie powiesz, prawda? spytała lękliwie, kiedy leżeliśmy w łóżku po seksie. Mnie też to trapiło. W poszukiwaniu majtek poszperałem w nogach łóżka, przygniatając ją i przeszczypując mikroskopijne ilości ciała na jej szkielecie. Skrzywiła się z bólu. Nigdy. Odparłem trochę zbyt stanowczo. W końcu niezdarnie wstałem i stwierdziłem, że bardzo boli mnie kostka. Lepiej już idź. Mama zaraz wróci. Stało się oczywiste, że oboje chcemy skończyć to spotkanie. Kostka mi spukła. Włożyłem elastyczne spodnie, rozpaczliwie wciągając brzuch. Skąd wiesz? Pomyślałem, że przesadziła. I to kto? Moja potencjalna dziewczyna. Po drodze zwymiotowałem w żywopłot. Zegarek wskazywał pięć po 11 i kuśtykając przez podjazd wiedziałem, że czeka mnie przesłuchanie. Kłamstwa o garbi jedzie do Rio i o kumplach wydawały się teraz beznadziejne. Nie spodziewałem się wcześniej, że będę musiał tłumaczyć się ze śladów wymiocin na spodniach, i skręconej kostki. Ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem, że drzwi garażu są szeroko otwarte, a na podjeździe nie ma samochodu, co oznaczało, że ojciec jednak wyszedł. W domu było cicho i ciemno. Mama musiała już spać i trochę mi użyło. Rozebrałem się w pralni, ubranie i pozostałe ciuchy z kosza, wepchnąłem do pralki, wstąpiłem do kuchni, wypiłem całą szklankę wody, a potem. Najciszej, jak umiałem, wszedłem na górę, przekradłem się pod drzwiami sypialni rodziców i wpełzłem na łóżko. Odbyłem stosunek seksualny i, leżąc, zastanawiałem się, jak mam się teraz czuć. Myślałem, że będę czuł się jak prawdziwy mężczyzna, władczo, Jurnia. Tymczasem byłem rozdrażniony, miałem nudności i chciało mi się płakać. Może przez ten gin? Ginu też nigdy nie piłem. Tak czy inaczej, właśnie to robiłem w piątek 14 listopada 1980 roku. W dniu, kiedy mój ojciec zamordował Annie Doyle. Rozdział czwarty Lidia Przez 11 dni, które minęły od jej śmierci... Odczuwaliśmy nieustanny stres, jakby nad naszymi głowami ciągle wisiał miecz. Kupowaliśmy wszystkie gazety i słuchaliśmy wszystkich wiadomości, czekając, aż powiedzą coś na temat jej zaginięcia, ale nic się nie działo. Andrew chodził do pracy, ja ćwiczyłam, robiłam zakupy, przygotowywałam kolację, zajmowałam się synem i domem, a od czasu do czasu zamykałam się w sypialni i malowałam usta pąsową szminką matki. Nie używałam jej od dziesięcioleci, ale chociaż wyschła na wiór, pigment był jaskrawy jak przedtem. Rozsmarowywałam go na ustach wraz z warstwą kremu Ponce. Patrzyłam w lustro i widziałam, jak matka patrzy na mnie. Czasem budziłam się i zastanawiałam, czy śmierć Annie Doyle nie jest tylko strasznym koszmarem nocnym. Ale wieczór w wieczór, gdy Andrew wracał z pracy i widziałam jego coraz bardziej szarą twarz, dochodziłam do wniosku, że nie, to nie sen i nigdy się nie obudzimy. Za kuchennym oknem widniała świeżo usypana mogiła. Grób był nagi, więc poprosiłam męża, aby kupił jakieś rośliny, i teraz, pod koniec zimnego listopada, ta część ogrodu mieniła się nieprzyzwoicie wszystkimi kolorami. Mimo to wciąż nie opuszczała mnie nadzieja. Nikt jej nie szuka, powtarzałam. Może nawet nie zgłoszono jej zaginięcia. Przecież gdyby to Lawrence zaginął, już po kilku godzinach zawiadomilibyśmy policję, prawda? Ty pewnie tak, odparł Andrew. Ja pozwoliłbym mu odetchnąć. Ale. Ale ona, ona najwyraźniej nikogo nie obchodzi. W końcu ktoś podniesie alarm to tylko kwestia czasu. Oszukujesz się myśląc, że będzie inaczej. We wtorek, 25 listopada, podczas kolacji, zadzwonił dzwonek u drzwi. Andrew poszedł otworzyć, a ja zaczęłam kroić szynkę. Usłyszałam początek rozmowy, i dotarło do mnie, że to policja. Widziałam, że Lawrence wytęża słuch, więc z trudem zachowując spokój zamknęłam drzwi i włączyłam radio. Mąż wrócił blady jak ściana. W obecności Lawrence'a nie miałam odwagi spytać co się stało i zamiast tego spróbowałam wciągnąć go do rozmowy o wymianie izolacji bojlera. Ale on tylko skinął krótko głową i schował się za evening heraldem. Lawrence patrzył na jego ręce. Duże ręce, zniszczone bardziej niż można by się tego spodziewać u prawnika. Andrew gwałtownie rozprostował gazetę, żeby wygładzić kartki i omal nie podskoczyłam. Odłożył ją, spojrzał na syna i spytał. — O której wróciłeś do domu po kinie z kolegami? Hm, — Nie pamiętam, ale na pewno przed dwunastą — odparł Lawrence. — Powiedziałeś, że mogę do dwunastej. Poczerwieniałem policzki. To dobrze, dobrze. Nie słyszałem, jak wchodziłeś. Szybko zasnęliśmy, prawda, Lidio? Nie wiedziałam, jak zareagować. Bo co, powiedział policjant czy ktoś nas jednak widział na plaży? Andrew najwyraźniej próbował ustawić syna tak, żeby zapewnił nam alibi. Sprytny ruch, ale robił to w zbyt oczywisty sposób. Chyba tak. Odrzekłam. Tak, bardzo szybko powtórzył mąż. Lawrence był zbity z tropu. Puściłam do niego oko, dając mu do zrozumienia, że wszystko jest w porządku. To go jednak nie uspokoiło. Czego chciał ten policjant? zapytał. To był policjant? Rzuciłam swobodnie. Coś się stało? Coś w związku z twoją pracą? Dwa lata wcześniej, jako sędzia specjalnego sądu kryminalnego, mąż przewodniczył w procesie członków IRA i ktoś kilka razy groził mu śmiercią. Zastanawiano się nawet, czy na końcu naszego podjazdu nie postawić budki dla strażnika, ale Andrew tego nie zaaprobował. Nie zamierzam żyć jak w fortecy oświadczyła, ja go poparłam. Owszem, starsi stopniem funkcjonariusze odwiedzali nas czasem, żeby omówić kwestie jego bezpieczeństwa i ochrony, ale zapraszałam ich zwykle do biblioteki, gdzie mogli porozmawiać z mężem w cztery oczy. Andrew rzadko kiedy wspominał o swojej pracy. Chwilę zewlekał z odpowiedzią: Nie, zaginęła młoda kobieta. Przyszedł spytać, co robiłem w weekend dwa tygodnie temu. Rotyna. Powiedziałem, że w ogóle nie wychodziłem z domu. Obserwowałam twarz syna i zauważyłam, że jest lekko skonsternowany. Och, to straszne! Gdzie widziano ją ostatni raz? Gdzieś tutaj? Dlaczego, rozpytywał akurat w tej okolicy? Udałam, że jestem zaniepokojona, ale musiałam się dowiedzieć, dlaczego policja odwiedziła akurat nas. Andrew znów ukrył się za gazetą. W pobliżu domu zaginionej widziano samochód podobny do mojego, odparł. Samochód, ten samochód. Zabytkowy granatowy Jaguar, przedmiot jego dumy i radości. Mąż sam go naprawiał, żłopał benzynę jak smoka, jego utrzymanie kosztowało fortunę. Potem jak Paddy Carey puścił nas torbami, Andrew chciał sprzedać auto, ale nie znalazł kupca. Dlaczego nie był dyskretniejszy i nie zaparkował gdzieś dalej? Cóż to za absurd? Mieli czelność cię przesłuchiwać, ciebie? Musisz o tym z kimś porozmawiać. Co za tupet. To wyjątkowy samochód, Lidio. Po prostu robią swoje. W głosie męża zabrzmiała surowa nuta. Lawrence patrzył to na niego, to na mnie. Andrew przeprosił nas i wyszedł z jadalni. Mamo, czy tato, czy tato na pewno nie wychodził w piątek wieczorem? Kiedy wróciłem na podjeździe, nie było samochodu. Zaskoczyło mnie, że syn tak dobrze pamięta wydarzenia sprzed dwóch tygodni, ale miał rację. Z przykrością musiałam zaprzeczyć. Biedaczek był taki skonsternowany. Był, kochanie, był! Ale myślałam też o swoim bezpieczeństwie. Miałam migrenę i bardzo wcześnie poszłam spać, a tata musiał wejść na górę, zanim wróciłeś. Sam słyszałeś, był w domu. Samochód też. Nie obudziłaś się, kiedy... — Lawrence, roześmiałam się. — Skąd te wszystkie pytania? Masz ochotę na jeszcze jeden kawałek ciasta z rodzynkami? Zawsze umiałam go zagadać. W garderobie zadzwonił telefon. Ucieszyłam się, że mogę wyjść z kuchni, bo bardzo chciałam porozmawiać z mężem i spytać go, co wie policja. Podniosłam słuchawkę. Dzwoniła jakaś dziewczyna do Lorenza. Byłam zaskoczona. Od miesięcy nikt do niego nie dzwonił, a już na pewno nie dziewczyna. Do ciebie, zawołałam. Helen. Syn zaczerwienił się jak burak i podszedł do telefonu. Andrew był na górze, chodził nerwowo po pokoju. Aresztują nas, powiedział. Już wiedzą, już wiedzą. Co wiedzą? Co dokładnie im powiedziałeś? Mów. Jej rodzina zgłosiła zaginięcie w piątek. Przesłuchali jej wszystkie lokatorki domów, w którym mieszkała i jedna z nich przypomniała sobie, że Eni odwiedzał kierowca samochodu takiego jak mój. Samochodu jakiej marki? Zapamiętała markę? Dlaczego nie zaparkowałeś dalej, co za dureń? Wiedzą, że to ciemny, zabytkowy wóz. Zakładają, że Jaguar albo Daimler... O Chryste. Podała im twój rysopis, widziałacie? Nie, nie mogła. Myślałem, że jestem ostrożny. Zawsze wkładałem ten stary filcowy kapelusz twojego ojca i naciągałem szalik na brodę. Nikt nie widział mojej twarzy na sto procent. Nie chciałem, żeby mnie rozpoznano. Gdzie jest ten kapelusz? Co? Gdzie jest ten kapelusz? Kapelusz? W garderobie. O Chryste, mogą tu wrócić z nakazem przeszukania. Andrew zaczął się trząść. Przestań. Nie tak nerwowo. Nie mogę tego znieść. Ile tych zabytkowych samochodów jest w Dublinie? Dziesięć? Piętnaście? Policja skreśla cię po prostu z listy. Nikt nie widział twojej twarzy, a ja zapewniam ci alibi. Byłeś w domu ze mną. Ale myślę, że Lawrence wie. Nic nie wie. Wmówimy mu, że nie wie. Tylko nie dawaj mu powodów do podejrzeń. Obmyj twarz, zejdź do nas do salonu. Zbiegłam do garderoby, gdzie Lawrence wciąż rozmawiał przez telefon, siedząc na drewnianym stołku, dokładnie pod starym filcowym kapeluszem, który spoczywał na tej półce od trzydziestu lat. Pamiętam, jak tatuś go nosił. Nie chciałam go wyrzucać, ale teraz musiałam. Chcesz czegoś, mamo? Nie, nie, tak tylko zajrzałam. Postanowiłam zabrać kapelusz później. Lawrence przyszedł do nas do salonu. Próbowałam porozmawiać z nim o czymś wesołym, żeby nie zwracał uwagi na wstrząśniętego ojca. — Więc któż to jest ta Helen? — zaczęłam, ale Andrew mnie uciszył i podkręcił głośność telewizora. Zaczynał się dziennik. Nie była to co prawda wiadomość dnia, ale znalazła się na trzecim czy czwartym miejscu. Rosną obawy w związku z zaginięciem 22-letniej dublinianki Annie Doyle. Ostatni raz widziano ją 11 dni temu, w piątek 14 listopada, w jej domu przy Hanbury Street. Na ekranie ukazało się ziarniste zdjęcie. Ciemnowłosa szczupła, mocno umalowana i ubrana w dzieńsową kurtkę, ze szklanką piwa w ręku, uśmiechała się do kogoś stojącego za fotografem. Zdjęcie zrobiono chyba zaskoczenia, bo spod jej zdeformowanej górnej wargi wystawały krzywe zęby. Zerknęłam na męża. Skupiony nie odrywał wzroku od ekranu. Ta to? To chyba ta, o którą pytała policja, powiedział Lawrence. Ci! syknął wściekle Andrew. Mówił sierżant Otul, detektyw prowadzący śledztwo. Tygodni przed zaginięciem w okolicy jej domu widywano ciemny, luksusowy samochód. Uważamy, że kierowca regularnie ją odwiedzą. Prosimy, żeby wszyscy ci, którzy zauważyli coś podejrzanego, natychmiast powiadomili o tym policję. A potem prezenter przeszedł do wiadomości o brakach paliwa. Lawrence patrzył na ojca. Bez wątpienia zastanawiając się, dlaczego tak go to pochłania. Musiałam rozładować atmosferę. Mam nadzieję, że go złapią, ktokolwiek to jest, powiedziałam. Biedna dziewczyna! Moi panowie milczeni. Kto ma ochotę na filiżankę herbaty? Syn pokręcił głową, ale Andrew wciąż zaciskał ręce na podłokietnikach fotela. Musiałam wyrwać go z transu. Kochanie! rzuciłam nieco ostrzej. Co? Warknął. Nie. Był bardzo blady. Zauważył, że Lawrence mu się przygląda, drgnął i spytał. No więc, co to za Helen? To moja moja dziewczyna. Dziewczyna, wykrzyknęłam uradowana, że mam wreszcie okazję, żeby porozmawiać o czymś weselszym. Poznałeś ją w kinie? Na garbi jedzie do Rio? Ze względu na to, co się stało, nie spytałam go o tamten wieczór, ale kiedy wspomniał o kumplach, od razu nabrałam podejrzeń. Nie umiał kłamać, tak jak jego ojciec, i teraz prawda wyszła na jaw. Nie byłem w kinie, byłem u niej w domu. Zaprosiła mnie, jedliśmy pizzę i oglądaliśmy juków hazardu. Nic więcej nie powiem. Spojrzał na ojca, czekał na jego reakcję. Tato. — To świetnie, Lawrence, świetnie. Było widać, że syn czegoś na mnie mówi i to mnie zaniepokoiło. Przypomniało mi się, że coś wtedy brał. Z reguły nie mieliśmy przed sobą tajemnic aż do teraz. Musiałam nad tym zapanować, więc kiedy mąż wyszedł bez słowa spokoju, wzięłam syna za rękę. — Lawrence, proszę, żebyś mi nie przerywał. — Nie wiem, co robiłeś z tą Helen i nie chcę wiedzieć. Ale nas okłamałeś ojca i mnie. Wróciłeś do domu ze skręconą kostką, próbowałeś wcisnąć nam bajeczkę, że idziesz do kina. Poza tym nie wiem, co tego wieczoru robiłeś w pralni. Nie zamierzam cię o to pytać, ale ojciec dał ci dwa funty na kino, więc proszę, żebyś mnie je zwrócił. Jesteśmy uczciwą rodziną i się wzajemnie nie okłamujemy. Czy to jasne? Chociaż żadne z nas nie wymieniało jej nazwiska, przez pierwsze dwa tygodnie trudno je było zignorować. Jej zdjęcie, to z wykrzywioną w uśmiechu zdeformowaną górną wargą i krzywymi zębami, ukazało się na drugiej stronie Irish Timesa. Ostatni raz widziano ją w piątek po południu, jak wchodziła do domu. Napływały niepotwierdzone doniesienia, że rano ktoś widział ją w mieście, i policja apelowała do wszystkich, którzy kontaktowali się z nią tego dnia. Dzień później w gazetach opublikowano wywiad z jej rodzicami. Przyjrzałam się zdjęciu: Troje członków rodziny i stojący za nimi detektyw. Od razu było widać, że Doyle'owie są biedni. Ojciec miał wykrzywioną bólem twarz i szkliste ze zmęczenia oczy. Mocno zbudowany i nieogolony, robił wrażenie nieokrzesanego. Żona była nijaka. Towarzyszyła im druga córka. Stała ze spuszczoną głową, ukrywając twarz pod grzywą włosów. Cytowano matkę, która powiedziała, że Eni jest dobrą dziewczyną, inteligentną i że kiedy dorastała, tryskała energią i była bardzo lubiana. Prosili ludzi, żeby jej wypatrywali. Chcieli tylko, żeby wróciła do domu. Czytając te słowa, nie czułam bólu matki. Próbowałam, lecz nie wystarczyło mi chyba wyobraźni. Ciekawiło mnie, co powiedziałby ojciec, gdyby wiedział, że Eni knuła. Może by mu ulżyło, gdyby odkrył, że córka nie żyje. Mimo to bardziej współczułam jemu niż jego żonie. W wywiadzie wyszczególniono, co Eni miała na sobie w dniu zaginięcia. Była w szarej kurtce wiodełkę, fioletowych kozaczkach, a na ręku jak zawsze nosiła posrebrzaną bransoletkę identyfikacyjną. Tanie, niewyróżniające się rzeczy, w jakie ubierała się połowa młodych dziewczyn w kraju. Nadmieniono, że ma rude włosy, ale pofarbowała je na czarno. To mnie uspokoiło. Tydzień później ukazały się bardziej pikantne doniesienia, z których wynikało, że, co godne ubolewania, Annie Doyle ma za sobą pobyt w domu samotnej matki i była karana za kradzieże sklepowe. Nie powiedziano tego wprost, lecz sugerowano, że jest prostytutką. Byłam zdegustowana. Andrew przysięgał, że nie miał o tym pojęcia, lecz przyznał, że Annie zgodziła się na nasze warunki chętniej niż się spodziewał. Powinienem był wiedzieć, mówił. Powinienem był się domyślić. Mimo to, szczęśliwie dla nas, należała do dziewczyn szukających kłopotów i była ostatnią osobą, którą policja powiązałaby z rodziną taką jak nasza. Nie mieli żadnych dowodów, nic, oprócz samochodu podobnego jakoby do naszego. Nie przyszli z nakazem przeszukania. Filcowy kapelusz taty spaliłam w kominku przy pierwszej nadarzającej się okazji. Teraz nie znaleźliby absolutnie nic, chyba że dosłownie przekopaliby ogródek, a my nie daliśmy im ku temu powodu. Nowy kwietnik początkowo mnie denerwował, co naturalne, przywoływał wspomnienia o siostrze, ale już dawno stwierdziłam, że można przywyknąć do wszystkiego. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia poszliśmy na kolację, Andrew i ja. Rzadko kiedy wychodziliśmy po katastrofie z Padym Karejem, nie mogliśmy sobie na to pozwolić, ale uznałam, że mężowi należy się mała przyjemność. Ostatecznie tyle razem przeszliśmy. Poza tym chciałam z nim porozmawiać w publicznym miejscu, gdzie nie mógłby przesadnie zareagować. Poprosiłam szefa sali o narożny stolik jak najdalej od wścibskich uszu. Z rozmową zaczekałam do głównego dania i dopiero wtedy poruszyłam temat. Kochasz Lourensa i mnie, prawda, kochanie? Co? Tak, dlaczego o to pytasz? Oczywiście, że kocham. Widzisz, bo gdyby coś się wydarzyło, gdyby coś wyszło na jaw... Jezu Chryste, Lidio! Andrew rzucił sztućce. Nie, nie, nic się nie dzieje, jestem pewna, że jesteśmy bezpieczni. Zamieszanie ucichło i nikt jej już nie szuka, ale gdyby... Gdyby co? Cóż, mam nadzieję, że pomyślałbyś wtedy o Lorencie. O czym ty mówisz? Gdyby cię złapali, gdyby jakimś cudem znaleźli dowody, gdyby cię aresztowali i nie było już żadnego wyjścia, mógłbyś powiedzieć, że zrobiłeś to sam? Mąż spojrzał na mnie z otwartymi ustami i ucieszyłam się, że wybrałam tę spokojną restaurację. Powiedziałam, że gdybyśmy rozmawiali w domu zacząłby krzyczeć i ciskać wokoło, czym popadnie. Zawsze umiałam zawiadywać jego temperamentem. Widzisz, kochanie, gdyby w tak strasznych okolicznościach Lawrence stracił nas oboje, jego życie ległoby w gruzach, ale gdyby coś na ciebie znaleźli, mógłbyś powiedzieć, że był to tylko skutek nieudanej transakcji, sprzeczka kochanków, że ta dziewczyna cię szantażowała, co jest zresztą zgodne z prawdą. A ja powiedziałabym, że nic o tym nie wiedziałam i kiedy byłoby po wszystkim, Lawrence i ja moglibyśmy odbudować nasze życie. Czy nie tego byś nam życzył, kochanie? Zadrżała mu szczęka i kiedy się odezwał, miałam wrażenie o ironio, że zaraz się udusi. Byłem głupi, że zgodziłem się na twój obłąkany plan. Poszedłem na to, bo cię kocham. I zrobię dla ciebie wszystko, co zechcesz. Znowu postawiłaś na swoim, jak zawsze. Ale nie udawaj, że robisz to dla Lawrence'a. Nigdy nie rozumiał, jak silna jest matczyna miłość. Rozdział 5. Lawrence. Nie podobało mi się, jak o tym mówili. Powtarzali, że zaginęła jakby rozpłynęła się w powietrzu, podczas gdy najwyraźniej coś się z nią stało i, i to coś złego. Myślę, że ojciec mógłby maczać palce w czyimś zaginięciu, byłaby przedtem zupełnie niedorzeczna. Uchodził za szanowanego obywatela, a artykuł w Sunday World dawał czytelnikowi do zrozumienia między wierszami, że Annie Doyle jest ćpunką i prostytutką. Ojciec nigdy nie miał romansu. Chyba, że mi to umknęło. Ale coś wiedział. Byłem tego pewny. Po pierwsze skłamał policjantowi, że piątkowy wieczór spędził w domu, a potem próbował mi wmówić, że spał. Tymczasem dobrze wiedziałem, że to nieprawda, bo kiedy wróciłem na podjeździe, nie było Jaguara. Mama miała migrenę i poszła wcześniej spać, więc musiał wymknąć się z domu, kiedy zasnęła. Już samo to rzucało na niego cień, ale kiedy przeczytałem w gazecie o posrebrzanej bransoletce identyfikacyjnej, poważnie mnie to zaniepokoiło. Pisali tam o rzeczach, które Annie Doyle miała na sobie w dniu zaginięcia. Dwa dni przed ukazaniem się artykułu matka kazała mi wymienić worek w odkurzaczu. Nie lubiła brudzić sobie rąk, więc zawsze robił to albo ojciec albo ja. Kiedy wyjąłem worek, zobaczyłem, że jest w nim malutka dziurka, z której wystaje coś błyszczącego. Pociągnąłem za to i z worka wyśliznął się brudny, pokryty kurzem cienki łańcuszek z klamerką poplamioną czymś ciemnoczerwonym. Zdmuchnąłem kurz i okazało się, że z jednej strony łańcuszek jest przymocowany do wąskiej metalowej blaszki. Na blaszce widniał napis Marni. Z drugiej strony ogniw nie było. Trzymałem w ręku połowę bransoletki. Rozważyłem przelotnie, kim ta Marni jest, po czym wrzuciłem świecidełko do kuchennej szuflady, zakładając, że należy ono do matki i przypadkowo wessał jej odkurzacz, ale zapomniałem jej o tym powiedzieć. Dopiero czytając najświeższe doniesienia o Annie Doyle, zrozumiałem znaczenie mojego znaleziska i zdałem sobie sprawę, że matka, która nosiła tylko złotą, antyczną biżuterię, nigdy nie założyłaby takiej bransoletki. Posrebrzane świecidełko byłoby dla niej zbyt nowoczesne i tanie. Złapałem tatę samego w kuchni i mu je pokazałem. Znalazłem w odkurzaczu, to mamy, prawda? Daj mi to, Warknął. To jakiś śmieć. Wrzucił bransoletkę do kosza i bez słowa wyjaśnienia szybko wyszedł. Rozgarnąłem obierki i kawałki tłuszczu z szynki, którą poprzedniego wieczoru jedliśmy na kolację, wyjąłem brazoletkę, umyłem pod kranem, zawinąłem w chusteczkę higieniczną i schowałem do kieszeni. Nie miałem pojęcia, co z nią zrobię, ale wiedziałem, że to jakiś dowód. Dowód czego? O tym bałem się myśleć, lecz uznałem, że powinienem ją zatrzymać. A potem... Kilka dni później, wróciwszy ze szkoły do domu, zobaczyłem przed bramą policyjny radiowóz. Omal nie zadławiłem się własnym oddechem. Przyjechali aresztować tatę, czy wpadli z rutynową wizytą. Kiedy skręciłem na podjazd, z radiowozu wysiadł przesadzisty mężczyzna. Widziałem go w dzienniku telewizyjnym. Prowadził śledztwo w sprawie zaginięcia Ani Doyle. Drugi siedział z tyłu za omundorowanym kierowcą. Jak się masz, chłopcze? Jestem detektyw sierżant Declan O'Toole. To ruchem głowy wskazał kolegę. To jest detektyw James Mooney. Mieszkasz tu? Spojrzał na dom. Tak. Detektyw Mooney też wysiadł i stanął za O'Toolem. Jak ci na imię? Lawrence Fitzsimons. Twój ojciec jest w domu? Nie wydaje mi się zwykle wraca po szóstej. Detektyw Muniz skinął mi głową i chciał wrócić do radiowozu, lecz otul kazał mu zaczekać. Miał na twarzy chytry, szyderczy uśmieszek. Nie podobał mi się. A więc jesteś synem sędziego Fitzsimonsa, tak? Tak. Chciałem uciec do domu, ale położył mi rękę na ramieniu. No proszę. Rosły z ciebie chłopak. Chciał pokazać, że jest moim przyjacielem. Milczałem. Powiedz mi, Lawrence, czy pamiętasz weekend z 14 listopada dwa tygodnie temu? Pamiętam a co? Byłeś wtedy w domu? Zastanawiałem się, czy nie zażądać adwokata, ale rozmowa miała swobodny, niezobowiązujący charakter. Otul niczego nie zapisywał ani nic. Mimo to bardzo się bałem. — Piątek wieczorem byłem u mojej dziewczyny. Może pan sprawdzić? — Spokojnie, chłopcze. — Po co ta napastliwość? O nic się nie oskarżam. To tylko rutynowa wizyta. Był bardziej pewny siebie niż Muni, który przesłuchiwał tatę. Był wesoły. — Dlaczego wypytuje mnie pan o ten weekend? Puścił to pytanie mimo uszu. — Powiedz, długo siedziałeś u dziewczyny? O której wróciłeś do domu, do własnego łóżka. A może wcale nie wróciłeś? Trącił mnie łokciem i puścił do mnie oko, jakbyśmy byli komikami i występowali na scenie. Miałem być przed północą, ale wróciłem po 11.00. Godzina policyjna, co? Mama i tata czekali na pełny raport. Znów puścił do mnie oko. Tak, na pewno mama i tata? Tak. Nad głosem jakoś zapanowałem, lecz nie mogłem zapanować nad rumieńcem. Kłamałem jak z nut. Zaskoczyło mnie, że to takie łatwe. Czy tata wychodził gdzieś w ten weekend? Nie, mama też nie. Ależ ty masz pamięć. Pamiętam, bo skręciłem wtedy kostkę i rodzice cały czas mi coś podawali. Świetnie, chłopcze. Niczego więcej mi nie potrzeba. Po prostu skreślam ludzi z listy, to wszystko. Bruna robota, ale ktoś musi to robić, prawda? Puścił do mnie oko po raz trzeci i ruszył do samochodu. Nie wejdziecie? spytałem ruchem głowy, wskazując dom. Nie ma potrzeby. Absolutnie żadnej. Milczący dotąd detektyw Muni zaczął niecierpliwie szeptać mu coś do ucha. Rozdrażniony o tul był go machnięciem ręki. Mimo to spytał. A jeszcze jedno. Czy twój tata nosi kapelusz? Taki filcowy. Wyjął z kieszeni zdjęcie. Tego kształtu. Wskazał fotografię. Odetchnąłem głośno i z wielką ulgą. Nie, a skąd? On nie ma kapelusza. Otul spojrzał na Munea z pyszałkowatą satysfakcją. Dobrze, dobrze. W takim razie to już wszystko. Muszę uciekać. Ale dlaczego wypytuje pan o ten weekend? Mojego tatę i kapelusz? Otul postukał palcem w bok nosa. W związku ze śledztwem, które prowadzę, ale nie musisz się niczym martwić. No, a teraz leć. Zatrąbił klaksonem i odjechał. Szukali kogoś innego, kogoś, kto nosił kapelusz. Niepotrzebnie kłamałem. Mimo to tata miał coś na sumieniu. Może tego wieczoru wyszedł z innego powodu? Niemal z ulgą pomyślałem, że zapewne ma jednak romans i bransoletka należy do jego flamy. Jakiejś Marni. W mediach nie wymieniano tego imienia, przecież gdyby należała do zaginionej, na blaszce widniałoby imię Annie. Tak, Marni musi być kochanką taty. To lepsze niż... cokolwiek się stało z tą zaginioną prostytutką. Przestało mnie ściskać w żołądku. Kiedy wszedłem do domu, mama kroiła materiał na kuchennym stole. Mamo, rzuciłem wesoło od progu, tata jest czysty, oni szukają kogoś w kapeluszu. Nie podniosła wzroku. O czym ty mówisz, skarbie? Przed bramą czekało dwóch detektywów i jeden wypytywał mnie o ten piątek. No wiesz, ten, o który drugi z nich wypytywał tatę, ale oni szukają kogoś w kapeluszu. Mama uśmiechnęła się promiennie. Wielkie nieba. Przesłuchiwał cię policjant. Co mu powiedziałeś? Że kiedy wróciłem byliście w domu i że tata w ogóle nie ma kapelusza. Mama roześmiała się. Przesłuchiwać ucznia. Yy, czysty absurd. Mam nadzieję, że go złapią. Kogo? Tego w kapeluszu. Zacząłem przetrząsać lodówkę w poszukiwaniu sera, a potem ukryłem dwie grube kromki chleba. Zostaw miejsce na kolację, powiedziała mama. Akurat Ulżyło mi, że nie muszę już myśleć o tej dziewczynie. Wcześniej, gdy tata wyrzucał gazety, wyjmowałem je z kosza i wycinałem artykuły, w których o niej pisano. To niezwykłe, ale od jakiegoś czasu ojciec kupował wszystkie gazety, nawet te, których, jak dotąd twierdził, nie lubił. Nie należeliśmy do ludzi, u których widziano by na przykład Sunday World. Początkowo zamieszczano w nich tylko informacje na temat tego, w co zaginiona mogła być ubrana i gdzie widziano ją ostatni raz, ale z późniejszych artykułów wynikało, że mogła prowadzić rozpustne życie. Chcąc wykluczyć udział ojca, czytałem te artykuły wieczór w wieczór. Wieczór w wieczór wypatrywałem tego uśmiechu, krzywych zębów i zdeformowanych ust. Przeszukałem nawet jego biurko z nadzieją, że znajdę tam dowód, iż tata ma romans ale tak naprawdę szukałem jakiegoś potwierdzenia jego związku z Annie Doyle. Nie mam pojęcia, co spodziewałem się znaleźć. Zdjęcie? Akta sprawy, w której wymieniono jedno nazwisko? Czysty absurd. Dobrze o tym wiedziałem. Prostytutki nie wydają pokwitowań ani nie rozdają wizytówek. Nocą miałem koszmary, w których uprawiałem seks z Annie Doyle w zniekształconej sypialni Helen innych dźgałem ją brutalnie srebrnym nożem ojca, tym do otwierania listów, a potem widziałem twarz matki i budziłem się zlany potem i pełen poczucia winy. Teraz byłem od tego wolny. Ale tylko przez dwa dni. Bo dwa dni później zauważyłem lukę na półce, dokładnie tam, gdzie, odkąd pamiętam, leżał stary filcowy kapelusz dziadka. Spytałem mamy, gdzie się podział. O, ojciec go chyba w końcu wyrzucił odparła w roztargnieniu, i serce znów zalała mi fala niepokoju i strachu. Nerwowo spytałem tatę czy naprawdę go wyrzucił dlaczego pytasz? Zdziwił się, a potem drżącym głosem oświadczył, że nie ma pojęcia, co się z nim stało I już wiedziałem. Wiedziałem, że kłamie nic z tą wiedzą nie zrobiłem. Bałem się tego, co się za nią kryje. Skłamałem policji i ja też mogłem pójść do więzienia. Co on zrobił z tą dziewczyną? Zgoda, byliśmy spłukani, ale gdyby chciał kogoś porwać, czy nie wybrałby kogoś bogatego? Nie, nie mógł być aż tak zdesperowany. A okup? Co z żądaniem okupu? Owszem, ira kogoś porwała, ale wszyscy wiedzieli, że to ira i że porwała bogatego faceta, zagranicznego przemysłowca. Ojciec nie był głupi. To podsunęło mi myśl, że może Annie Doyle zadarła z ira, albo jakimś gangiem i tata dał jej kasę, żeby mogła wyjechać za granicę na lewych papierach. Po prostu pomógł dziewczynie, która miała kłopoty. Czy nie jest to bardziej prawdopodobne? Ale skoro tak, dlaczego nie zaangażowała się w to policja? Może nie powiedziano im o tym, bo sprawa była tak delikatna, że mogli powierzyć ją tylko sędziemu? Bardzo chciałem, żeby tak było, ponieważ inne rozwiązania, choć nieprawdopodobne, były zbyt koszmarne, żeby o nich myśleć. Robiłem co mogłem, żeby w następnych tygodniach unikać Helen, ale regularnie dzwoniła. Niby po to, aby upewnić się, że nie powiedziałem nikomu o seksie. Nie chcę, żeby mieli mnie za dziwkę, mówiła. Nie powiedziałem jej, że chłopaki z mojej klasy zaczęli ją tak nazywać na długo przed tym, jak odbyliśmy stosunek. Po prostu chciałam mieć to z głowy, rozumiesz? ciągnęła. Zobaczyć, o co tyle zachodu. Czułem, że jest zawiedziona. Domyśliłem się, że gdyby chciała stracić cnotę, pewnie wybrałaby kogoś innego. Chociaż mnie to zabolało, zastanawiałem się, czy inni dali jej kosza, zanim postawiła na mnie. A potem pomyślałem, czy to prawdopodobne, żeby któryś chłopak z mojej klasy nie chciał uprawiać seksu z dziewczyną. Nie. A więc jednak mnie wybrała. Biedna Helen Przepraszam, powiedziałem, kiedy rozmawialiśmy przez telefon następnego dnia po tamtej nocy Boże, nie, to ja przepraszam, nie powinnam po prostu. Nie wspominajmy już o tym, dobra? Dobra. Umilkliśmy ale musiałem ją o to spytać, bo musiałem wiedzieć. — Więc jesteś teraz moją dziewczyną, czy jak? — Ach, chcesz, żebym była? — spytała tonem pełnym niedowierzania. — Jak miałem na to odpowiedzieć? — No, chyba tak. — Świetnie, super! — pojaśniał jej głos. Znów umilkłem, bo nie wiedziałem, co powiedzieć. — Jesteś tam? — Tak. W takim razie mogę cię tak nazywać? Moim chłopakiem? I nie będziemy musieli, no wiesz, ale nigdy? Może potem, ale nie teraz, okej. Okay. No dobra. To dobranoc. Do jutra? Pewnie tak. Dobranoc. Powinienem się cieszyć, że mam dziewczynę. Nawet jeśli była nią Helen, ale bałem się komukolwiek zwierzyć. Gdybym dał wyraz swoim lękom, usankcjonowałbym ich prawdziwość. Helen stała się namolna i nerwowa, dostała paranoi i twierdziła, że wykorzystuje ją dla seksu. Przysięgała, że jeśli powiem komuś, co robiliśmy, ona rozpowie, że mam małego penisa, a nawet jeśli jest duży, to i tak nie widać go spod zwału w tłuszczu na moim brzuchu. Nie ma co, moja pierwsza dziewczyna i od razu żyła czystego złota. Odwiedzała mnie w domu, często bez zapowiedzi. Urwa! Wykrzyknęła podczas pierwszej wizyty Ale chałupa. Uciszyłem ją, prosząc, żeby była miła w obecności moich rodziców. Trochę poskromiła swój język, lecz widziałem, że gdzieś ma to, co inni o niej myślą. Na tacie i mamie nie zrobiła dobrego wrażenia. Mama. Sztywna i chłodna, z grzeczności zamieniła z nią niezręcznie kilka słów i wyszła z pokoju. Tata przyłapał ją raz, jak przelewała wódkę z butelki w barku do małej butelki lemoniady. Wziąłem na siebie winę i powiedziałem, że to był mój pomysł. W normalnych okolicznościach ojciec dostałby szału, ale on odszedł, powłócząc nogami i pod nosem. Na pewno pomyślał, że Helen jest rozwydrzoną nastolatką, ale może ulżyło mu, że w końcu mam dziewczynę. O ile wiem, nie powiedział matce o wódce, a Helen to wisiało. 19 grudnia nareszcie zaczęły się ferie. Wolność miała swoje plusy i minusy. Z jednej strony nie musiałem stawiać czoła moim szkolnym prześladowcom, ale z drugiej w święta nie działały sądy i tata bywał w domu dużo częściej. Denerwowałem się w jego obecności. No i była jeszcze drobna sprawa mojego świadectwa semestralnego. Odkąd odwiedziła nas policja, przestałem odrabiać prace domowe i powtarzać materiał. Zupełnie zapomniałem o szkole, pochłonięty tym, że mieszkam pod jednym dachem z kłamcą i prawdopodobnie mordercą. Początkowo chciałem podrobić świadectwo. Byłem w tym dobry. W poprzedniej szkole robiłem to dla kolegów, a u świętego Marcina szybko zaproponowałem swoje usługi, żeby uniknąć bicia. Podrabiałem zwolnienia od rodziców, świadectwa i bilety kolejowe. Raz kazali mi podrobić kilka banknotów dziesięciofuntowych, a potem spuścili mi manto, bo tak jak ich uprzedzałem, nic z tego nie wyszło. Postanowiłem postawić sprawę otwarcie. Bałem się tylko reakcji ojca. Już rozczarowałem go tym, że nie jestem wysportowany i nie lubię rugby ani golfa. Kiedyś zmusił mnie do zaliczania osiemnastu dołków w jego towarzystwie. Nigdy nie umiałem z nim rozmawiać i nie potrafiłem posłać piłki dalej niż na trzy metry. A wtedy, Narobiłem mu wstydu przed znajomym. Był to mecz z cyklu Ojcowie i Synowie, którego rozegranie zaproponował na pewno właśnie jego znajomy, członek klubu dużo bardziej ekskluzywnego niż klub ojca. Jego syn był dużo ode mnie młodszy, ale skompromitowałem się mdlejąc na czwartym dołku i musiano odwieźć mnie wózkiem do pawilonu. Kiedy przeklęty Paddy Curry pokazał na co go stać, Tata zrezygnował z członkostwa, twierdząc, że po prostu brakuje mu czasu. Nie ma tego złego. Mimo to, jak dotąd, zawsze udawało mi się utrzymać wśród najlepszych uczniów w klasie. Ojciec nie potrzebował kolejnego powodu, żeby wyjść z siebie. Poza tym nie byłem pewny, czy potrafiłbym nad sobą zapanować, gdyby jednak się zezłościł. Mama próbowałaby pewnie załagodzić sytuację, mówiąc, że czwórki i trójki nie są takie złe. Pierwszego dnia ferii postanowiłem mieć to z głowy i wręczyłem mu świadectwo. Czekałem cały w nerwach, a on otworzył je roztargniony, przejrzał i wcale się nie wkurzył. Gdzie podziały się te wszystkie piątki? spytał. Opuściłeś się. Włączyła się mama. Boże, Lorenz! wykrzyknęła, przeczytawszy wszystko od A do Z. To nie katastrofa, ale co ci się stało? I zanim zdążyłem odpowiedzieć, dodała: To przez tę dziewczynę. Ona cię rozprasza, kiedy tu jest, zupełnie się nie uczysz. Ta dziewczyna ma na imię Helen, wymamrotałem. Nie odszczekuj matce, warknął człowiek podejrzewany o porwanie lub morderstwo. Ale zaraz potem wyszedł i już o tym nie wspominał. Mama zrobiła mi wykład. Zamierzała mieć mnie na oku, dopilnować, żebym przez święta odzyskał utracone piątki. Oczywiście, to moja wina, mówiła. Wiedziałam, że nic z niej dobrego, kiedy tylko mi o niej powiedziałeś. Powinnam była położyć temu kres. Udało mi się zadzwonić do Helen i powiedzieć, że musimy trochę przebastować. Walić to rzuciła. Kim ty jesteś, facetem czy szmatą? Nie odpowiedziałem. Mama martwiła się, że ojciec wygląda coraz gorzej i starzej. Starałem się o tym nie myśleć, lecz nie mogłem się uspokoić. Mówiła, że powinniśmy być dla niego łagodni i niczego od niego nie chcieć. Zwierzyła mi się, że tata ma poważne kłopoty finansowe, o których nie chce z nią rozmawiać. Udając, że jej wierzę, odrzekłem, że moja za mała marynarka jest dobra i nie ma sensu kupować nowej pięć miesięcy przed końcem szkoły. Przyznała, że po prostu nie stać nas na zbędne wydatki. Nigdy nie widziałem ojca pokonanego przez stres. Stres i depresja były słabościami matki, i gdy tata wyglądał coraz gorzej, zacząłem zdawać sobie sprawę, że jestem prawdopodobnie jedyną osobą, która zna prawdziwe powody pogorszenia stanu jego zdrowia. W Boże Narodzenie skończyłem osiemnaście lat. Dzień wcześniej, wieczorem, Helen przyszła do mnie i wymieniliśmy prezenty. Powiedziała, że tani ze mnie chłopak bo może dać mi tylko jeden, łączony na świąteczne urodziny. Dostałem pod koszulek z wieznymi wojnami. Widzieliśmy, już Imperium kontratakuje, ale wstydziłem się go przy niej włożyć. Powiedziałem, że będzie świetny na lato. Tak jak się spodziewałem, był za mały. Ja dałem jej kolczyki z kolorowymi szkiełkami. Powiedziała, że są piękne i że od dawna chce przegłuć sobie uszy. Namawiałem ją na powtórkę z seksu, ale powiedziała, że się zraziła. Miałem czerwoną rękę od klapsów, którymi próbowała ostudzić mój zapał. Właśnie to najbardziej pamiętam z tych świąt: moje namolne próby i jej klapsy. Wielki dzień zaczął się jak typowa rodzinna impreza. Zjedliśmy w jadalni zamiast w kuchni. Na białym obrusie wylądowały kryształy, a tata pierwszy raz od, od tamtego czasu starał się pokazać, że jest w dobrej formie. Udając, że ma dobry humor i mu wesoło, czytał nam te same stare dowcipy ze strzelających zabawek Bożonarodzeniowych z niespodzianką. Chwalił jedzenie i choć widziałem, że jest wkurzony, nie zwracał uwagi na mój kopiasty talerz. Postanowiłem wykorzystać urodzinowo-Bożonarodzeniową amnestię i zjadłem całe pudełko mieszanki czekoladowej Quality Street. Rodzice tego nie skomentowali. Otworzyliśmy prezenty. Dostałem między innymi największe przeboje Roda Stewarta. Jak co roku kupiłem mamie breloczek do bransoletki, tym razem była to malutka figurka baletnicy. Za młodą mama uczyła się baletu i jako nastolatka mogła kontynuować naukę w Londynie, ale nie chciała, bo bała się, że będzie tęskniła za domem. Nigdy nie wyjeżdżała na wczasy. Nie wytrzymałaby poza domem dłużej niż jeden dzień. Kiedy miała dwanaście lat, Namalowany podczas ćwiczeń przy drążku w stylu Dega i oprawiony w palisandrową ramę, wielki obraz wisiał teraz nad kominkiem. Wciąż ćwiczyła kroki i codziennie rano godzinami rozciągała się przed lustrem w sali tanecznej na górze. Wiedziałem, że nowa figurka bardzo jej się spodoba i faktycznie tak się stało. Tacie dałem książkę Rumpel of the Bailey, bo podobał mu się serial. Ciągle narzekał, że jest zupełnie nierealistyczny, ale nie opuścił. Ani jednego odcinka. Bardzo przemyślany prezent. Dziękuję, synu. Wydawało się, że jest autentycznie wzruszony. Zatliła się we mnie iskierka jakiegoś uczucia i przemknęło mi przez głowę, że może jednak wszystko dobrze się skończy. Ale zaraz potem pomyślałem o świętach w domu Annie Doyle, o jej mamie, tacie i siostrze patrzących na puste miejsce przy stole. Dla nich nie był to dobry dzień. Tata zrobił wielkie halo z tego, że skończyłem osiemnaście lat. Wygłosił ładną przemowę, w której powiedział, że jestem już mężczyzną, że wkrótce wefrunę w świat i będę o sobie decydował i że wie, iż dam mu im liczne powody do dumy. Kiedy mówił o fruwaniu, mama wymownie zacmokała, ale nalała mi mały kieliszek wina. Mojego Pierwszego legalnego alkoholu, a potem dała mi dodatkowy prezent, coś specjalnego tylko od niej, jak nadmieniła. Wyglądało to jak szkatułka na klejnoty, ale kiedy podniosłem wieczko, zobaczyłem umoszczoną w aksamisie szczerozłotą maszynkę do golenia. Była to maszynka jej ojca, pamiątka rodowa. Wiedziałem, że jest to dla niej wielka chwila i mama chce, abym też tak to odebrał. Ale ojciec nie mógł się powstrzymać. Na miłość boską, Lidio, przecież to śmieszne, powiedział szyderczo. On się jeszcze nie goli. Późno weszliśmy w okres dojrzewania, prawda, chłopcze? Rzeczywiście, nie potrzebowałem maszynki, ale pod każdym innym względem byłem już dojrzały i bardzo kusiło mnie, żeby mu powiedzieć, że nie jestem już prawiczkiem. Mama próbowała pośpiesznie załagodzić sytuację, lecz nie miała żadnych zdolności dyplomatycznych. — Może na razie nie potrzebuje, ale wkrótce będzie — powiedziała promiennie, stanowczym gestem, kładąc ojcu rękę na ramieniu. Zakłopotany tata milczał przez chwilę, wiercąc się na krześle i w końcu wykrztusił. — Tak, tak, he, oczywiście — dał mi żartobliwego kuksańca w ramię, jak mężczyzna mężczyźnie. Omal się nie skrzywiłem, ale nie z bólu, tylko dlatego, że zrobił to tak nieszczerze. — Na zdrowie! Rzuciła mama, podnosząc kieliszek do toastu: Wszystkiego najlepszego, synku. Trąciliśmy się szkłem. Ojciec i ja spotkaliśmy się wzrokiem. Przez ułamek sekundy widziałem, że próbuje patrzeć na mnie bez żadnego udawania, chcąc zobaczyć, kim naprawdę jestem. Wytrzymałem jego spojrzenie. Była to chwila wzajemnego zrozumienia, w której ja dostrzegłem w nim resztki przyzwoitości. On we mnie syna, ukrywającego się pod zwołami tłuszczu. Ale chwila minęła, gdy zadzwonił telefon. Mama poszła odebrać. To ta dziewczyna zawołała z korytarza i ciężko westchnęła. Poirytowany tata wzniósł oczy do nieba. Jest Boże Narodzenie jakby istniało prawo zakazujące dzwonienia w pierwszy dzień świąt. I moje urodziny. Zauważyłem. Ojciec przypomniał sobie, że rzeczywiście mam urodziny i uśmiechnął się pobłażliwie. Z niepokoju znów ścisnęło mnie w brzuchu. Wyglądał tak nieszkodliwie, ale ja znałem prawdę. Rozmowa z Helen była krótka. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin no i świąt. Co dostałeś? Wymieniłem wszystkie prezenty. Tylko tyle? Myślałam, że dostaniesz więcej. Uważała pewnie, że duży dom to bogactwo, a bogactwo to rozrzutność. Rzadko kiedy tak jest. W tle słyszałem krzyki braci i głośny pop. Kurde, mama kompletnie odleciała i kupiła Jay'owi i Steve'owi perkusję. Szurnięta wariatka. Bracia mieli sześć i osiem lat. Potem usłyszałem ogłuszający brzęk czyneli i ryk trzech głosów, w tym głosu Helen. Cicho! Mama wejrzała z za rogu garderoby i posłała mi spojrzenie z cyklu Kończ już. Ponieważ w tym hałasie dalsza rozmowa z Helen była i tak niemożliwa, szybko się z nią pożegnałem. Wracając do kuchni usłyszałem, że rodzice sprzątają ze stołu, a tata mówi kretynka, dzwonić do kogoś w pierwszy dzień świąt. Andrew, ja też jej nie lubię, ale na miłość boską nie może być dla niego milszy. Ma dziś urodziny. — Co ona w nim widzi? Toż to chodząca góra tłuszczu. Z niej też żadna modelka, ale to twój syn. Proszę, czy nie mógłbyś? Odkaszlnąłem. Chciałem dać im do zrozumienia, że wszystko słyszałem. Zrobiłem się nieswojo, a ojciec choć raz miał na tyle przyzwoitości, że się zmieszał. Nigdy dotąd nie mówił o mnie tak bezceremonialnie. Zdenerwowałem się, zrobiłem się gorąco. Uświadomiłem sobie, że ten zgorzkniały, nadęty i pełen pogardy człowiek stojący przy kuchennym zlewie patrzy w okno, udając, że Annie Doyle w ogóle nie istnieje i pragnąc, żebym ja też przestał istnieć. Nienawidziłem go. Pragnąłem, żeby to on umarł. Rozdział szósty. Karen. Po tym, jak tata zawiadomił policję, że Annie zaginęła, myśleliśmy, że już parę dni później będą jakieś wiadomości. Ale nie zupełnie tak się stało. Na posterunek poszliśmy 21 listopada, w piątek wieczorem. Wyglądało na to, że detektyw Mooney traktuje nasze obawy poważnie. Opisaliśmy mu ubrania, których brakowało w jej szafie. — A jakieś znaki szczególne? — spytał. Wskazałam jej usta na zdjęciu — i, I nosi bransoletkę identyfikacyjną, której nigdy nie zdejmuje. E, ze swoim nazwiskiem? Nie, z imieniem Marnie. To jej znajoma? Tata przeszła mnie wzrokiem. Nieważne, to, to ktoś, kogo kiedyś znała. Imię jest nieistotne. Wiem, że na nazajutrz przesłuchiwali dziewczyny, które mieszkały w jej domu. Poszłam do sklepu z artykułami plastycznymi Clarksa, żeby spytać, czy w sobotę siostra kupiła ten zestaw do malowania. Pokazałam sprzedawczyni jej zdjęcie. Eni jest na nim bardzo pijana, ale lepszego nie mieliśmy. Zrobiono je rok wcześniej na imprezie urodzinowej mojego wujka, który kończył wtedy pięćdziesiąt lat. Na wszystkich innych zdjęciach Eni trzyma rękę na ustach, zasłaniając swoją najbardziej widoczną cechę. Policja ich nie chciała, lecz wiedziałam, że Eni by się wściekła, że daliśmy im to, które zamierzała podrzeć. Wyglądam na nim jak pieprzony mutant, tak kiedyś powiedziała. Sprzedawczyni pamiętała, że siostra była w sklepie przed kilkoma tygodniami, że oglądała zestaw i mówiła, że wkrótce wróci z pieniędzmi. Sprzedawczyni zaproponowała, żeby Eni dała zaliczkę, ale siostra odparła, że przyjdzie i zapłaci pełną kwotę. Nie zaskoczyło mnie, że nie przyszła. Byłam na siebie zła, że w ogóle miałam nadzieję. Zastanawiałam się, czy pojechałaby do Londynu na skrobankę. Gdyby była w ciąży, na pewno nie wróciłaby do świętego Józefa. Ale gdyby chciała zrobić skrobankę, spakowałaby torbę i do tej pory byłaby już w domu. W akcie skrajnej rozpaczy przez cały ranek wydzwaniałam do wszystkich szpitali w Dublinie, ale do żadnego nie trafił nikt odpowiadający jej rysopisowi. Detektyw Mooney powiedział, że on też wydzwaniał po szpitalach z takim samym rezultatem. Musia cały czas siedziała w kościele, modląc się za powrót Annie, a Desi i ja wzięliśmy wolne i wyruszyliśmy na poszukiwania. Rozmawialiśmy z bywalcami pubu u wikinga. Pomyślałam, że chętniej pogadają ze mną niż z mamą. Niektórych kiedyś tam widzieliśmy. Wszyscy ją znali, uśmiechali się, kiedy o niej opowiadali. — Piła Jamesona jak smok — wspominał barman, który na pewno nigdy nie pogardził jej forsą — Zastanawiali się, co się z nią stało. Spytałam, czy bywała w pubie z jakimś chłopakiem. Jedna z jej znajomych zrobiła nieufną minę. Z niejednym odparła wymijająco. Zażenowany Desi miał tego dość i wszedł. Byliśmy też u jej szefa w firmie zajmującej się sprzątaniem mieszkań. Policja już go przesłuchiwała i nie chciał z nami rozmawiać, twierdząc, że powiedział im wszystko, co wie. Ona jest jak wrzut na dupie i tak chciałem ją wyrzucić. Nic więcej nie dodał. Trzy dni później policja skontaktowała się z właścicielem domu, w którym mieszkała Eni. Był wściekły, bo właśnie zamierzał opróżnić jej mieszkanie i krzyczał, że traci pieniądze. Policjanci przeszukali wszystkie zakamarki i myślę, że właśnie od tej chwili zaczęli traktować Eni zupełnie inaczej. W środę 26 listopada zadzwonił detektyw, sierżant Otul, który poprosił, żebyśmy przyszli na posterunek. Musia, tata i ja. Odetchnęliśmy z ulgą. Wmówiliśmy sobie, że ją znaleźli. Na posterunku detektyw Murray zaprowadził nas do małego pokoju bez okien. Były tam tylko dwa krzesła, więc ktoś poszedł po jeszcze trzy, żeby wystarczyło dla wszystkich. Nie chcieli mi nic powiedzieć, zanim nie usiedliśmy. Musia bardzo się zdenerwowała i kurczowo ściskając różaniec spytała: Po co to przedstawienie? Nie możecie po prostu powiedzieć, gdzie ona jest? W ciągu tych kilku dni. Rozmawialiśmy z detektywem sierżantem Otulem przez telefon, ale żadne z nas nie poznało go osobiście. Mocno zbudowany, miał trzydzieści kilka lat i dwa razy skaleczył się przy goleniu, na podbródku i tuż pod lewym uchem. Przekonana, że zaraz usłyszymy złe wiadomości, wynajdywałam te nieistotne szczegóły, żeby o tym nie myśleć. Dotarło do mnie, że gdyby wiadomości były dobre, przekazano by je nam przez telefon. Muny i detektyw, sierżant Otul, usiedli obok siebie po jednej stronie stołu, a my po drugiej. Stół wielkości nauczycielskiej katedry był stary i zniszczony. Z blatu powycinano z scyzorykiem duże kawałki drewna i roiło się na nim od prymitywnych rysunków półnagich kobiet i napisów, takich jak jebać psy, zrobionych długopisami i markerami. Przed detektywem leżały otwarte akta. Nie widziałam, co tam jest napisane, ale dostrzegłam zdjęcie Eni. Przyklejaliśmy je, gdzie się dało na słupach, latarni, w sklepach, pubach i kruchtach. Otul przedstawił się jako deklan i spytał o nasze imiona. Za długo mi się przyglądał i poczułam się trochę nieswojo. Widzieliście mnie wczoraj w telewizji? Podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie. Musia widziała i traktowała go jak znaną osobistość. Tata i ja nie widzieliśmy wywiadu, bo oszukaliśmy Eni. Szczerze mówiąc, yy, spodziewaliśmy się większego odzewu, dlatego na początku muszę powiedzieć, że jak dotąd jej nie znaleźliśmy. Mama cicho zaszlochała. Napięcie doprowadzało nas do szaleństwa. Otul zignorował jej rozpacz. Ale dokonaliśmy kilku odkryć, o których zapewne nie wiecie spojrzał na mnie. Czy wie pani, że pani siostra była heroinistką? Nieprawda odparłam. To znaczy, tak, trochę pije, ale od narkotyków trzyma się z daleka. Jezus, Maria! Wymamrotał tata. Przeszukaliśmy jej mieszkanie i pod materacem znaleźliśmy przedmioty wskazujące na to, że jest uzależniona. Jakie przedmioty? zapytała Musia. Strzykawki, folię aluminiową i opaskę uciskową. Doznałam szoku. Widywałam narkomanów, czasem włóczyli się po naszej okolicy. Same beznadziejne przypadki, ludzie mieszkający na ulicy i żebrzący o pieniądze na kolejną działkę. Widziałam ich na własne oczy. Eni do nich nie należała. Mama milczała, cicho płacząc. Ona nie jest taka. Odezwał się Tata. Zgoda czasem sprawia kłopoty, ale jest za inteligentna na narkotyki. Jerry otul znów zignorował zrozpaczoną mamę i nie podobał mi się protekcjonalny sposób, w jaki wypowiedział imię Taty. Czy wie pan, że w zeszłym roku Eni przyłapano trzy razy na kradzieży sklepowej? Ostatnim razem sędzia ostrzegują, że jeśli zobaczy Eni jeszcze raz, pośle ją do więzienia. Pana córka nie prowadzi się najlepiej. Tata umilkł, a ja byłam wstrząśnięta i wściekła. Dlaczego pan tak mówi? Ona nie jest złodziejką i nie miałaby pieniędzy na narkotyki. To nieprawda, a nawet jeśli to gdzie ona jest. Zrobiliście wszystko, żeby ją znaleźć? Muni spojrzał na sufit. Chyba był zażenowany. Pieniądze miała ze sprzedaży skradzionych rzeczy i. outul teatralnie odchrząknął. Z innych źródeł. Wyciągnął ręce, położył je płasko na stole i zwrócił się do mamy: Pauline, wszyscy musimy zachować spokój. Przyznaję, że nie wiem, gdzie jest Annie, ale wszystko wskazuje na to, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy regularnie spotykała się z pewnymi dżentelmenami. Klientami, którzy mogli też pokrywać wydatki związane z jej nałogiem. Chwilę trwało, zanim dotarło do nas, o czym mówi. Mama była oszołomiona, ale tata zerwał się na równe nogi, z trzaskiem przewracając krzesło. Chcesz powiedzieć, że Eni jest prostytutką? To chcesz powiedzieć? Bo jeśli tak, zaraz oberwiesz w mordę! Pociągnęłam go za rękaw. Ołtul szybko wstał i wypchnął przed siebie muja. Ten stanął za tatą i położył mu rękę na ramieniu. Takie są fakty, powiedział spokojnie. Jeśli nie stawimy im czoła, nie znajdziemy pańskiej córki. Tata zaciskał pięści, ciężko oddychał, a potem zaczął wyrywać sobie włosy z głowy. Tatusiu, przestań usiądź. W końcu osunął się na krzesło. Otul kiwnął głową do Muneja i ten pozostał na straży. Otul nachylił się ku tacie i spokojnym głosem powiedział. Rozumiem, że jest pan zdenerwowany, ale sprawdziliśmy jej przeszłość. Wiemy, że spędziła dwa lata u świętego Józefa. Sam pan ją tam wysłał, Jerry. Tata ukrył twarz w dłoniach. Muszę zadać Państwu pewne pytanie i chcę, żebyście dobrze zastanowili się nad odpowiedzią. Czy Annie mogła odebrać sobie życie? Nie musiałam zastanawiać się ani chwili. Nie, to absolutnie wykluczone. Mnie też przeszło to przez myśl, ale w czwartek, kiedy widziałam ją ostatni raz, siostra tryskała optymizmem. Była pogodna, liczyła na to, że zdobędzie skądś pieniądze. Nie zostawiła listu. Nie było ciała. Nie, nigdy by nam tego nie zrobiła, chociaż ciągle kłóciła się z tatą. Zawsze istniała między nimi jakaś więź, nawet jemu by tego nie zrobiła. Rodzice zgodzili się ze mną. Nie nasza Emi oznajmiła Musia. Cóż, nigdy nie można tego wykluczyć i chętnie poprowadzę dalej śledztwo. Jak zapewne się domyślacie, mój wywiad w telewizji nie okazał się zbyt owocny. Ale znam kilku dziennikarzy, którzy mogliby opisać tę sprawę z takiego bardziej do ludzkiego punktu widzenia. Gdybym po południu ściągnął ich na posterunek, czy bylibyście gotowi z nimi porozmawiać? Co, Jerry? Widziałam, że otul jest tym podekscytowany. Tylko ja nie zrozumiał tata. Nie, nie, wszyscy. Detektyw wskazał mnie ruchem głowy. Piękna twarzyczka nigdy nie zaszkodzi. Puścił do mnie oko. Byłam zdegustowana. I co, powiedzieć im, że Eni jest narkomanką i prostytutką? Nie, nie, no po co ujawniać te bardziej kłopotliwe szczegóły? Nie ma takiej potrzeby. Chodzi o zwykły apel do córki, żeby wróciła do domu. Nie mamy dowodów, że stało się coś złego, ale może przebywać, powiedzmy, w mało sympatycznym towarzystwie. Rozmawiać z reporterami będziecie tylko we troje. To nic takiego, żadne inne. informacje nie zostaną im przekazane. Detektyw Murray spojrzał poważnie na tatę. — To wasza największa szansa, Jerry. Pokłóciliśmy się o to. Musia chciała rozmawiać, tata nie. Doszło między nimi do potężnej awantury w obecności Outula i znalazłam się między młotem a kowadłem. — Zawsze się jej wstydziłeś — mówiła mama. — Dziwisz się? Mam się chwalić, że moja córka jest dziwką i ćpunką? — Ucieszyłbyś się, gdyby znaleziono ją martwą w jakimś załuku, co? Bo już nigdy więcej nie musiałby się jej oglądać. Nie, nieprawda! Po prostu martwię się, co będzie, jeśli kiedyś znów pójdzie w tango. Zamartwiam się na śmierć! To twoja krew. Musimy ją znaleźć. Zgadzam się z mamą, wtrąciłam. Bo co, jeśli spotkało ją coś złego? Nie poszła w tango. Jeśli ci, z którymi jest, wiedzą, że policja jej szuka, może odeślą ją do domu. Nie wiemy nawet, czy gdzieś nie wiemy, tato. Zostawiła swoje rzeczy. Nie wyjechałaby, nie zabierając rzeczy. Po południu wróciliśmy na posterunek. Desi też przyszedł, ale siedział w pokoju na zapleczu. Powiedziałam mu o narkotykach i prostytucji. Był zszokowany. Jezu, nie wiedziałem, że aż tak z nią źle. I mocno uścisnął tacie rękę, jak na pogrzebie. Przykro mi, że macie kłopoty. Tata łypnął na niego z spodełba. Nie chciał rozmawiać z reporterami, a mama bardzo się denerwowała. Nie martwcie się, jeśli mówiąc o Eni załamiecie się i rozpłaczecie, powiedział otul. Omyślałam, że to dziwne pocieszenie, bo powiedział to tak, jakby dawał nam do zrozumienia, że powinniśmy się rozpłakać. Po prostu bądźcie szczerzy, radził detektyw Mooney. Powiedzcie Eni, żeby wróciła do domu, że tego chcecie. Przecież ja chcę, żeby wróciła, zjeżył się Tata, jakby Mooney w to wątpił. Spokojnie, Tato, wtrąciłam. Zaprowadzono nas do większego pokoju z dużym stołem konferencyjnym, za którym zasiedliśmy po tej samej stronie co O'Toole. Nie mogłam mówić do niego deklan, nie potrafiłam. Zauważyłam, że po naszym porannym spotkaniu był u fryzjera. Dawałam głowę, że ma eni gdzieś i chce tylko zaistnieć w prasie, bo tak pysznił się tym, że zrobili z nim wywiad w telewizji. Kiedy fotograf chciał zrobić nam zdjęcie, ołtól zerwał się z krzesła, stanął między nami i rozłożył ręce, jak Chrystus na świętym obrazie przedstawiającym ostatnią wieczerzę. Musia i tata opowiadali o Emi, a kilku reporterów notowało i robiło zdjęcia. W pewnym momencie ołtól spojrzał na mnie znacząco, dając mi do zrozumienia, że powinnam coś powiedzieć, a ja siedziałam ze zwieszoną głową i milczałam. Nie chciałam się rozpłakać przed obcymi. Ja też wiedziałam coś, czego nie zdradziłam rodzicom. Za bardzo by ich to zabolało. Przed konferencją ołtul wziął mnie na bok. Objął mnie niby w pocieszający sposób, ale omal się nie zakrztusiłam nieznośnym zapachem jego płynu po goleniu. Karen, jeśli mógłbym coś dla pani zrobić, nie mogę patrzeć, jak pani cierpi. Nie wiecie, gdzie mogła wyjechać. Co się z nią stało? Nie macie żadnych tropów? Obawiam się, że nie, ale namierzyliśmy jej Alfonsa. Jego zdaniem, od kilku miesięcy Eni przyjmowała klientów na własną rękę. Nie wychodziła na ulicę, tak jak przedtem, ale miała skądś pieniądze na heroinę. Wie pani, dziewczynom jest czasem lepiej z Alfonsem, bo zapewnia im ochronę. Aresztowaliście go? Ouldul zrobił skonsternowaną minę. Za co? Za to, że jest Alfonsem. Czy to nie jest nielegalne? A on po prostu się roześmiał. Taka piękna dziewczyna jej się denerwuje. Po co? Alfonsi przydają się nam do innych celów. Kipiałam gniewem. A to na pewno! Wtedy mnie puścił. Jestem po pani stronie. Na pani miejscu nie kąsałbym ręki, która panią karmi. Wyraźnie mi groził. Byłam wstrząśnięta, ale musiałam grać, inaczej by nam nie pomógł. Przepraszam to, dlatego że, że się martwię. Eni i ja jesteśmy bardzo zżyte. Nie dzieliła się z panią swoimi sekretami i wiem, że to boli. Poszperał w papierach na biurku i wyjął notes, podobny do starego szkolnego zaszytu. Znaleźliśmy to pod materacem razem ze strzykawkami. Nam się nie przyda, więc może chciałaby pani to zatrzymać. Wyciągnęłam rękę, ale podniósł zaszyt wysoko nad głowę. Co się mówi? Dziękuję, panie sierżancie. Uśmiechnęłam się promiennie. Y, dziękuję, deklanie. Dziękuję deklanie. Fatalnie pisze co? Czy ona w ogóle chodziła do szkoły? Miałam ochotę zabić go wzrokiem. Yy, wymienia tu bardzo duże kwoty, ciągnął. Nie wiemy do czego się odnoszą. Gdyby mogła nas pani oświecić, bylibyśmy wdzięczni. Prostytutki tyle nie zarabiają. Bieżąca stawka to 10 funtów za pełny stosunek. Dał mi do zrozumienia, że za kwoty wymienione w zeszycie Eni musiała oferować bardzo specjalne usługi. Nie od razu zrozumiałam, co ma na myśli. Pomyślałam o siostrze, z którą przez całe dzieciństwo dzieliłam pokój. Wciąż nie przyjmowałam do wiadomości, że może być prostytutką. Otóż dodał, że wszystkie adresy i numery telefonów zostały sprawdzone i nie naprowadziły ich na żaden ślad. Zapisał swój numer na karteczce. Proszę dzwonić o każdej porze, kiedy tylko zechce pani porozmawiać. O Eni? O czymkolwiek? Od razu poznałam jej bazgroły. To było coś w rodzaju pamiętnika. Miała straszny charakter pisma i robiła okropne błędy ortograficzne, ale w tych gryzmołach dostrzegłam całą Eni. I kiedy wszystko przeczytałam, zrobiło mi się niedobrze. Mdliło mnie na myśl, że wertuję jej osobiste zapiski, ale ich treść rozdzierała mi serce. Pierwszy miał formę listu, który napisała przed czterema laty, zaraz po powrocie ze świętego Józefa. Kochana Marni... Pewnie dali ci nowe imię, ale dla mnie zawsze będziesz marni, jak w tym filmie. Ta dziewczyna była świetna w tym filmie i myślę, że ty też będziesz wspaniała, jak dorośniesz. Jesteś najpiękniejszym dzieckiem, jakie widziałam. Mam nadzieję, że ta nowa rodzina dobrze cię traktuje. Nie chcieli mi powiedzieć, gdzie cię zabierają i nie chciałam cię zostawić, ale powiedzieli, że jak nie podpiszę papierów, to mnie tam będą trzymać bez końca. Żałuję, że nie zostałam i nie zabrałam Cię do domu, ale tata nie chciał o tym słyszeć. Powiedział, że przyniosę wstyd rodzinie. Nie chcę przynosić wstydu. Będę Cię szukała i niedługo znajdę. Szkoda, że nie wiem gdzie jesteś, bo tęsknię i pamiętam, jak trzymałam Cię w ramionach i tuliłam. Moja siostra pytała o Ciebie, ale nie mogę nic powiedzieć, bo jestem tą złą, która Cię porzuciła i teraz żałuję, że nie zostałam. I cię oddali. Z całego serca tego żałuję i przyrzekam, że cię znajdę. Do kartki był przyklejony kosmyk mięciutkich, puszystych, niemal żółtych włosków. W zeszcie znalazłam również bilety, przyklejone taśmą jak w albumie, z wycinkami, oraz numery telefonów, zapisane kwoty i pełne błędów adresy hoteli. Ostatnie notatki były opatrzone literą S z jednej strony i kwotą 300 funtów z drugiej. Podobnie jak O'Toole, nie mogłam dopatrzeć się w tym żadnego sensu. Kiedy opublikowano wywiad, policję zalała powódź informacji. Annie widziano w pięciu różnych pubach i dwóch restauracjach w Dublinie. Pracowała w kawiarni w Galway, w hotelu Greystones i w biurze w Belfaście. Spostrzeżeń dokonano w setkach miejsc i nawet detektyw Mooney, który informował nas na bieżąco, przyznał, że nie mają ludzi, aby sprawdzić każdy telefon, a przynajmniej sprawdzić jak należy. Wiele z tych miejsc odwiedziliśmy sami, ja i Desi. Wsiadaliśmy do autobusu i z jej zdjęciem w ręku jeździliśmy po pubach, hotelach i sklepach. Ale doprowadziło nas to do szału, bo wielu z tych, którzy ją widzieli, Chciało jedynie zaznać ekscytacji związanej z poszukiwaniami zaginionej dziewczyny. Ich rewelacje nie trzymały się kupy, albo nie wytrzymywały konfrontacji z zeznaniami ich znajomych. Często byli to ludzie, którzy mieli własne problemy i pragnęli uwagi. Każdy nowy trop na jakiś czas dodawał nam skrzydeł, ale żaden nie okazał się dobry. Tydzień po opublikowaniu wywiadu zaczęło się grzebanie w brudach. W gazetach ukazały się nowe nagłówki. Zaginiona Eni heroinistką, zatajona ciąża młodocianej Eni Doyle. Pojawiły się zawoalowane wzmianki, że często odwiedzali ją mężczyźni, i każdy z odrobiną oleju w głowie mógł się łatwo domyślić, o co chodzi. Tata i mama byli roztrzęsieni. Poszłam z tatą prosto do O'Tula. Jak się dowiedzieli? Obiecał pan nie przekazywać im prywatnych informacji. O'Tul. Udał zdruzgotane niewiniątko. Jerry, właśnie wszczęliśmy szeroko zakrojone śledztwo, żeby ustalić źródło przecieku. Zapewniam pana, że jesteśmy równie zdenerwowani jak wy. Widziałam, że detektyw Murray jest wściekły. Gdyby mógł, zabiłby otula wzrokiem. Czułam, że to on, O'Toole, zrobił przeciek. Po konferencji prasowej widziałam, jak śmiał się i żartował z reporterami. Pozował z nimi do zdjęć. Zdawałam głowę, że nie zawahałby się sprzedać im brudnych szczegółów, na które polowali. Może kazał im odczekać tydzień, żeby nikt nie mógł go z nimi powiązać? Dla mnie wydźwięk tych artykułów był taki, że Eni zasługiwała na to, co ją spotkało, cokolwiek to było. I jeżeli leży martwa w jakimś rowie, to tylko z własnej winy. Nawet Desi się zdenerwował, jakby była nikim, powiedział. W ciągu trzech tygodni wszystko ucichło. Nie było tropów, nie było śledztwa. Nazwisko Annie Doyle stopniowo zniknęło z nagłówków. Moim zdaniem nikomu nie chciało się zajmować zaginięciem kogoś takiego jak ona. Gdyby chodziło o wytworną, bogatą dziewczynę bez wątpliwej przeszłości, nie zrezygnowaliby tak szybko. Nie mogłam przestać myśleć o pierwszej notatce w jej zeszycie. Napisała ją przed czterema laty, ale bijący z listu ból wciąż był namacalny. A jeśli pojechała do świętego Józefa, żeby sprawdzić, dokąd wysłano jej dziecko? Jeśli w Kork coś jej się stało? Zadzwoniłam do ołtula. Czy pytaliście u świętego Józefa? Słucham? Nie wiedział nawet, o czym mówię: W Kork, w domu samotnej matki, gdzie odebrano jej dziecko. A tak, pytaliśmy. I co powiedzieli? Nie mieli żadnych przydatnych informacji. Ale powiedzieli, że Eni u nich była, pojechała tam sprawdzić, gdzie jest dziecko? Karen, komuś tak pięknemu jak pani, zamartwianie się wybitnie nie służy. Proszę zostawić to nam. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Na przykład, co? Słucham? Choćby dzisiaj. Co dzisiaj robicie? Odpowiedział dopiero po chwili. Karen, cierpliwość jest cnotą. Po prostu chciałabym wiedzieć, co robicie, żeby znaleźć moją siostrę. Chciałaby pani porozmawiać o tym przed rynku? Odłożyłam słuchawkę. Zadzwoniłam do Kork, do świętego Józefa. Nie miałam pojęcia, z kim powinnam rozmawiać. Dom prowadziły zakonnice. Ta, która odebrała, przedstawiała się jako siostra Małgorzata. Chciałabym się dowiedzieć, czy moja siostra była u państwa w ciągu ostatnich pięciu tygodni. Nazywa się Annie Doyle. Dlaczego miałaby nas odwiedzić? Annie... Annie urodziła u was dziecko w 1975 roku. Dziewczynkę imieniem Marnie. Mogę podać jej datę urodzenia, jeśli to pomoże. Eni przebywała u was do grudnia 76. Wtedy oddała dziecko. Zaszeleściły papiery. Rozumiem, a czy wie pani jakie nadano jej u nas imię? Nie, jak to nadano? Wszystkim dziewczętom, które do nas przychodzą, nadajemy nowe imiona. Nazywa się Eni Doyle. Zaginęła. Czy dzwonił mu do państwa ktoś z policji? Nie przypominam sobie. Jeśli nie zna pani jej e, nadanego imienia, nie mogę pani pomóc. Chwileczkę. Nie prowadzicie żadnych rejestrów? Gdzie wysłaliście jej córeczkę? Eni może jej szukać! Zapadła długa cisza. Nie wiem, o kim pani mówi. Może odeszła, bo się wstydziła. Wstydziła? Ugryzłam się w język. Wiele dziewcząt w tej sytuacji odchodzi. Odchodzi? Dokąd? Po prostu odchodzi. Czy mogę do państwa przyjechać? Mam jej zdjęcie, było w gazetach. Policja jej szuka. Nie potrafiłam ukryć rozpaczy. Nie rozmawiamy z dziennikarzami. Ten, kto stąd odejdzie, już nie wraca. Co za suka? Mogłaby mi pani przynajmniej powiedzieć, gdzie jest jej córeczka? Może Eni pojechała jej szukać? Jeśli pani siostra spędziła u nas dwa lata i wyjechała bez dziecka, to znaczy, że długo się wahała, ale w końcu podpisała dokumenty adopcyjne. Miejsce pobytu dziecka jest informacją zastrzeżoną i nikomu jej nie udostępniamy. Zapewniam, że dziecko zostało przekazane dobrej katolickiej rodzinie. Nie mogę pani pomóc. Do widzenia. Opowiedziałam o tym rodzicom. Musia się rozpłakała, tata też się załamał, co było do niego niepodobne. Po co ja ją tam wysłałem? Mogła tu z nami zamieszkać. Nie byłaby pierwszą matką z Benkartem. Z Benkartem? Naskoczyła na niego mama. To była moja wnuczka moja i twoja. Gdyby Eni została, może nic by się jej nie stało, ale ty myślałeś tylko o sobie. Byłeś zadumny. Pozwoliłam ci ją pobić i odesłać do tego domu, i myślę i, i myślę, że ona. Musia nie dokończyła, ale wiedzieliśmy, co chciała powiedzieć. Wyszłam z domu i wróciłam do swojego mieszkania. Nie mogłam się z tym pogodzić. Eni, moja starsza siostra, Eni była królową życia, nie mogła umrzeć. Mama i tata zawsze grali w jednej drużynie. Dopiero teraz dowiedziałam się, że mama chciałaby Eni i dziecko zamieszkali z nimi. W ich związku zaczęły pojawiać się pęknięcia, i podczas jednej z kolejnych wizyt zauważyłam, że musia przeniosła się do mojego dawnego pokoju. Natomiast mój związek się umocnił. Desi był dla mnie naprawdę dobry i pomagał mi rozwieszać ogłoszenia w sklepach i barach w pobliżu domu, gdzie mieszkała Eni, i w miejscach, gdzie sprzątała. O'Toole zbywał nas różnymi wymówkami i nie odzwaniał do taty. Wmawiałam sobie, że brak wiadomości to dobra wiadomość. Ale nadeszło Boże Narodzenie, a Annie nie dawała znaku życia już od półtora miesiąca. Zadzwoniłam do O'Toole'a sama i w Wigilię spotkałam się z nim, z Deklanem, na drinku, u Onila przy Suffolk Street. Chciałam wpaść do niego na posterunek, ale odmówił, obstając przy drinku. A będzie mniej oficjalnie. Powiedział, rozumiemy się. Rozumiałam aż za dobrze, ale musiałam z nim porozmawiać. Kiedy przyszłam, był już pijany. Powiedziałam, że zakonnica ze świętego Józefa nie pamięta, żeby dzwonił do nich ktoś z policji. Nawet nie zaprzeczył. Wzruszył tylko ramionami i uśmiechnął się z zakłopotaniem. Musisz o niej zapomnieć. Od tego zamartwiania się dostaniesz zmarszczek. Piękna z ciebie dziewczyna! Słucham? J jak to zapomnieć? Nie zamierzam! Moglibyśmy wpaść do mnie, otworzyć butelkę wódeczki. z moją pomocą szybko byś zapomniała. Położył mi rękę na udzie. Wiedziałam, że to gnój, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak nachalny. Nie dziękuję. Strąciłam jego rękę i z odrazą spytałam: Zna pan mojego chłopaka Desiego? Nie bądź taką świętoszką. Jesteś ładniejsza od siostry. Mogłabyś więcej brać. Chlusnęłam mu w twarz piwem. Zerwał się na równe nogi i kiedy ruszyłam do wyjścia, ryknął Głupia dziwka! Ona nie żyje! Wszyscy o tym wiedzą, tylko nie ty! Rozdział siódmy Lidia. Myślę, że to ten stres w końcu go dobił. Nasze stosunki stały się co najmniej napięte. Przywykłam do tego, że to o mnie dbają, tymczasem bywało, że znajdowałam go płaczącego pod prysznicem, albo że nie odzywał się do mnie wiele dni. Przestał spotykać się z kolegami, często brał zwolnienia i w ogóle nie wstawał z łóżka. Prosiłam, żeby poszedł do lekarza, ale bał się, że może się wygadać i uciekał ode mnie. Pewnego wieczoru wytropiłam go w łóżku w pokoju gościnnym. Co ty tutaj robisz? Nie chcę już z tobą spać. Odparł. Kochanie, ale dlaczego? Co ja takiego zrobiłam? Sprawiał wrażenie wyczerpanego. Nic. Pokierowałaś wszystkim jak należy. I właśnie tego nie mogę znieść, tego, że byłaś w stanie. Zignorowałam wniosek płynący z tej wypowiedzi. Wróć do sypialni. Lawrence pomyśli, że się kłócimy i się zdenerwuje. A my przecież się nie kłócimy, prawda? Pozwolił się zaprowadzić do sypialni. Zaproponowałam, żeby wziął coś na uspokojenie, ale odmówił. — Ty i te twoje pigułki — mruknął. Pocałowałam go delikatnie w usta, lecz odwrócił głowę i nie zareagował. Miałam nadzieję, że szybko się otrząśnie, bo poza wszystkim innym stawał się nużący. Powinnam była potraktować to poważniej. W ciągu miesiąca mój biedny mąż postarzał się fizycznie o dziesięć lat. Miał spowolnione ruchy i powłóczył nogami jak starzec. Za późno zdałam sobie sprawę, że nie zniesie stresu związanego z utrzymaniem naszej tajemnicy i kłopotami finansowymi. Ale gdy patrzę wstecz, przykro mi, że bezpowrotnie zepsuliśmy Laurensowi święta i urodziny. 25 grudnia już nigdy nie będzie dla nas dobrym dniem. Zaczął się całkiem dobrze. Zaapelowałam do Andrew, żeby zechciał wstać i być w dobrym humorze, ponieważ są święta, a nasz syn kończy osiemnaście lat. Daliśmy mu prezenty urodzinowe i wymieniliśmy się gwiazdkowymi. Było prawie tak jak kiedyś. Po kolacji, po wizycie u swojego drugiego syna, miała przyjść do nas moja teściowa. Akurat sprzątaliśmy ze stołu. Andrew narzekał na tuszę Laurensa i jego ordynarną dziewczynę. Nie mógł znieść, że sen z nią chodzi i naprawdę nie przebierał w słowach. Mnie też się nie podobała, lecz intuicja podpowiadała mi, że to tylko przelotny kaprys. Angela Darcy. Jej matka była znaną poetką, więc pod względem statusu dziewczyna była niemal do przyjęcia. Ale Andrew, który ostatnio łatwo się irytował, rzucił: co ona w nim widzi? Wtedy zobaczyłam Lorenza. Stał w drzwiach i słyszał całą tyradę. Z okazji urodzin pozwoliliśmy mu wypić trochę wina do obiadu i przypuszczam, że alkohol źle na niego podziałał, bo syn patrzył na ojca z agresywną, wrogą miną, jakby nim gardził. — Są gorsze rzeczy niż bycie grubym — powiedział bezczelnie. — O Boże, proszę, przestańmy się kłócić. Chciałam, żeby zawarli rozejm, lecz mąż mnie zignorował. Co to znaczy? Nic, mruknął Lawrence. Przykro mi, że to wszystko słyszałeś. Wiem, że ostatnio nie jestem. Ostatnio. Syn wyszedł, trzaskając drzwiami i nie dając mu szansy na przeprosiny. Andrew spojrzał na mnie. On wie. Nie bądź niemądry, kochanie, odparłam. Niby skąd miałby wiedzieć. Ale patrzy na mnie tak, jakby. Nie chce przebywać ze mną w jednym pokoju, nie chce. Przerwałam mu. Nie zamierzałam dopuścić do tego, żeby ta martwa dziewczyna zepsuła nam święta. Nie będziemy o tym dyskutować. Powinieneś z nim porozmawiać, dać mu do zrozumienia, że naprawdę ci na nim zależy. Na miłość boską, oczywiście, że zależy, ale nie chcę go przytłaczać tak jak ty. On ma osiemnaście lat. Do końca lata wyprowadzi się z domu. Nie mów tak. Może tu mieszkać dopóki zechce. Na jego miejscu uciekłbym stąd, gdzie pieprz rośnie. Rozpuszczasz go jak małe dziecko. Musisz sobie odpuścić. Odpuściłabym, gdybyś nie zepsuł naszych planów, zabijając tę dziewczynę, szepnęłam. A więc teraz możemy o tym rozmawiać, tak? Bo teraz ci dopasuje, co? Ona miała na imię Eni. Wpadł w złość. Wiedziałam, że lepiej jest milczeć był w takim nastroju, że wyszedłby z siebie, gdybym znowu mu przerwała. Zachowujesz się tak, jakby nic się nie stało, wysyczał wściekle. A ja żyję jak w koszmarze, boję się każdego pukania do drzwi. Wszystko zaplanowałaś. Jeśli coś ci się stanie, ja pójdę do więzienia, a ty i Lawrence będziecie wiedli spokojne życie bez mnie. Wiesz, jak traktują w więzieniu sędziów? Odsunęłam kieliszek i karawkę, bo był bardzo zły, tak zły, że mógł coś rozbić. Ale on ledwie to zauważył. Czy ty kiedykolwiek kochałaś mnie tak, jak ja ciebie, ciągnął, Naprawdę? Wiesz, w sumie lubiłem Eni. To ty ją wybrałaś, pamiętasz? Nie przeszkadzało mi to, że nie jest za ładna, bo dzięki temu miałem mniejsze wyrzuty sumienia, że cię zdradzam. Tak, oczywiście była inna, za to miła i zabawna. Zatkałam uszy, lecz wciąż go słyszałam. Ale zawsze liczyłaś się tylko ty, a teraz muszę codziennie patrzeć na jej pieprzony grób, bo widać go z okna. Zrobiłem to wszystko dla ciebie. Chciałam zaprotestować, bo używał wulgarnego języka, ale ostrzegawczym gestem podniósł rękę. Nie, oczywiście, że nie kazałaś mi jej zabić, ale napierałaś na mnie i napierałaś. Nie pozwól, żeby zrobiła z nas głupców. Zabierz jej nasze pieniądze. Nie powinieneś był jej ufać. Dlaczego jej uwierzyłeś? I tak dalej, i tak dalej, aż presja stała się nie do zniesienia. I kiedy Eni mnie zaszantażowała, coś we mnie pękło. Ona była żywym człowiekiem, lidio. Jestem na skraju załamania, rozumiesz. Chwycił się za pierś i pomyślałam, że dramatyzuje, ale nie, bo wyraźnie brakowało mu tchu. Przerażona zobaczyłam, że z trudem zachowuje równowagę. Gdy chciałam go podtrzymać, złapał mnie za rękę. Co ci jest? Co się stało? Spytałam jak idiotka, bo każdy głupiec by zrozumiał, że mąż ma jakiś atak. Zaczął osuwać się na podłogę, więc spróbowałam go podtrzymać. Miał otwarte oczy, zrozpaczone i błagające. Nie mógł już mówić, lecz widziałam, że prosi mnie o pomoc. Szarpnęłam za kołnierzyk koszuli, ale po mszy zdjął garnitur i krawat, i kołnierzyk był już rozpięty. Za wszystkich sił starałam się dźwignąć Andrew, lecz był za ciężki. Wyślizgnął mi się z rąk, osunął jeszcze niżej, mocno pochylił, zrzucił z półmiska nadjedzonego świątecznego indyka, a potem upadł na stół na twarz, nurzając włosy w indyczym tłuszczu. Spojrzałam na indyka, który spadł na lekko pochyłą podłogę i ześlizgnął się po niej, by spocząć przy drzwiach oparty o listwę przypodłogową. Zamówiłam naprawdę dużego, choć było nas tylko troje. Tatuj zawsze powtarzał, że mały wygląda mizernie, poza tym resztki dużego można przeznaczyć na kanapki czy gulasz. Wszystkie te myśli o indyku i sposobach jego przyrządzenia przeleciały mi przez głowę w chwili, gdy umierał mój mąż. Na moich oczach tuż przede mną. Przez dziesięć sekund stałam jak słup, a on walczył o oddech, aż zupełnie znieruchomiał. Znowu spojrzałam na leżącego pod drzwiami indyka, próbując uwierzyć w to, co widzę. Potem potrząsnęłam mężem. Przewróciłam go na plecy i kilka razy wdmuchałam mu powietrze do ust. Ale nic, co robiłam, nie przynosiło rezultatu. Krzyknęłam do Lorensa. Natychmiast przybiegł i ogarnął wzrokiem sytuację. Mój dzielny chłopiec. Podniósł bez słowa indyka i wrzucił go do kosza na śmieci, przekreślając szansę na kanapki i gulasz. Poszedł do garderoby, zadzwonił na pogotowie i przyniósł mi pełny kieliszek brandy. Przetarł mopem podłogę, ostrożnie przeniósł na nią ojca i podłożył mu pod głowę kuchenną poduszkę. Starł ściereczką tłuszcz z jego policzka i włosów. Chciałam zamknąć Andrew oczy, lecz wypełniło je coś w rodzaju pustej niewinności i pragnęłam, żeby syn to zobaczył. Potem Lawrence zadzwonił do Fina, swojego wujka, brata męża, który przekazał wiadomość Eleonorze, ich matce. Może dlatego, że było Boże Narodzenie, karetka przyjechała dopiero po godzinie, a może syn powiedział im, że Andrew już nie żyje i nie musieli się spieszyć. Eleonora Finn i jego żona Rosie zdążyli już przyjechać. Finn był wstrząśnięty śmiercią młodszego brata, mimo to zachowywał stoicki spokój. Nie utrzymywali ze sobą zbyt bliskich stosunków. Rosie od razu przystąpiła do działania, dzwoniąc gdzie trzeba i napełniając kieliszki, podczas gdy Eleonora płakała bezgłośnie w skórzanym fotelu mojego męża. Miałam jej to za złe. Andrew był jej ukochanym dzieckiem. Na ogół tolerowałyśmy się wzajemnie, choć nigdy nie starała się być miła. Jako matka rodu miała prawo mówić, co chciała i przeważnie mówiła krytycznie. Nie mogła się powstrzymać, choćby od komentowania tuszy Lourensa. Andrew odwiedzał ją zwykle sam, a kiedy przychodziła do nas, kładłam uszy po sobie i gryzłam się w język. W tym najsmutniejszym dla nas dniu nie zrobiłyśmy nic, aby się wzajemnie pocieszyć. Potem chyba doznałam szoku. Finn i Lawrence naleźli moje tabletki i kazali mi je połknąć. Położyli mnie do łóżka i kilka godzin później obudziłam się przeraźliwym krzykiem przywołując męża. Przybiegł Lawrence, który głaskał mnie po ręce, zapewniając, że wszystko będzie dobrze i że się mną zaopiekuje. Pomyślałam, że to głupie. Mały chłopiec, który mówi, że panuje nad sytuacją. Ból po tej stracie był dużo gorszy niż ten po poronieniach. Leżałam w łóżku aż do pogrzebu, zdając się na Fina, Rosie i mojego syna. Żyłam w narkotycznej mgle. Doszło do małej sprzeczki z powodu ubrania, w jakim Andrew miał leżeć w trumnie. Lawrence wybrał jego ulubione spodnie sztruksowe w kolorze musztardowym i bordowy, rozpinany sweter. I Eleonora była oburzona, że jej syn nie spocznie w swoim najlepszym garniturze. Mnie było wszystko jedno. Ceremonia pogrzebowa przebiegła poza mną. Czułam się jak na dnie basenu pływackiego, jakby wszystko odbywało się nad moją głową nad powierzchnią wody. Patrzyłam, chłonęłam, lecz nie mogłam się w nic włączyć. Ustawiła się przede mną kolejka żałobników i uścisnęłam rękę setkom ludzi: politykom, prezenterom telewizyjnym, koronerom i prawnikom. Lawrence stał tuż obok i zaopatrywał mnie w chusteczki. Załamałam się dopiero wtedy, kiedy zobaczyłam, jak niesie trumnę z ciałem swojego ojca. Zaczęłam rozpaczliwie krzyczeć. Przerażeni ludzie odsunęli się ode mnie, a wtedy Rosie i jeden z jej synów wyprowadzili mnie z kościoła i wsadzili do czekającego na ulicy czarnego Mercedesa. Rosie znalazła tabletki w mojej torebce i chętnie je wzięłam. Do samochodu wsiadła Eleonora, która powiedziała, że muszę się godnie zachowywać. Miałam ochotę dać jej w twarz, ale ponieważ proszki zaczęły już działać... Spojrzałam tylko w okno, na drogę prowadzącą do cmentarza i ludzi, którzy jakby nigdy nic szli z zakupami, czekali na przystanku autobusowym i gawędzili przy żywopłocie. Kiedy jakiś czas później opuszczano trumnę do grobu, Lawrence mocno trzymał mnie za rękę. Po powrocie do Awalonu Rozji i jej trzutka zajęli się rozdawaniem kanapek czterdziestu czy pięćdziesięciu żałobnikom. Kotłującym się w salonie i jadalni. Rozpoznałam dwie czy trzy kobiety. Pamiętałam je z przyjęć, które musiałam znosić w odległej przeszłości. Zastanawiałam się, kto je zaprosił. Żony kolegów Andrew napełniły lodówkę głupimi, bezużytecznymi, choć starannie oznakowanymi zapiekankami i plackami. Wszyscy podziwiali rozmiary naszego domu. Przyszło też kilku kolegów Lorenza z poprzedniej szkoły i ta dziewczyna, Helen. Ale chociaż przy każdej okazji się do niego kleiła, on zajmował się wyłącznie mną. Pomarszczony ksiądz chciał się ze mną pomodlić, ale nie wytrzymałabym z nim w jednym pokoju, więc Lawrence zaprowadził go do Eleonory, która chętnie przyjęła jego kondolencje. Po śmierci męża nie mogłam wyjść z otulającej mnie mgły. Całymi dniami leżałam w łóżku, a ilekroć ośmielałam się zejść na dół, gapiłam się w telewizor, starając się nie zwracać uwagi na stojący obok pusty fotel. Po prostu nie mogłam przestać płakać. Syn przynosił mi jedzenie na tacy, karmił mnie jak małe dziecko, a ja machinalnie jadłam, nie czując żadnego smaku. Kiedy moja teściowa, Finn czy znajomi Andrew dzwonili, żeby spytać, jak sobie radzę, nie podchodziłam do telefonu, tylko prosiłam Lourensa, żeby przyjął wiadomość. Na stoliku piętrzyły się stosy nieotwartych kart kondolencyjnych. Łykałam środki uspokajające, żeby stłumić ból, lecz proszki jedynie go przytępiły i powstrzymywały narastającą panikę, która inaczej już by mnie ogarnęła. Miałam 48 lat. Lawrence był wszystkim, co mi zostało, mój syneczek, który za szybko dorastał. Coraz częściej ogarniało mnie przerażenie, że już niedługo nie zechce być moim pieszczoszkiem. Potem jak się urodził, miałam dziewięć poronień. Ten ból, poczucie straty i strach, po każdym czułam się zdruzgotana. Raz donosiłam ciążę aż do czwartego miesiąca i myśleliśmy, że jest już bezpieczna, bo przedtem utrzymywała się najwyżej do dziesiątego tygodnia. Było cudowne lato 1977 roku. Uczciliśmy to wydarzenie, idąc na kolację do naszej ulubionej restauracji: Andrew, Lawrence i ja. I nagle, zaraz po tym jak zebrano ze stołu talerze, poczułam ten straszny, rozdzierający i jakże znajomy ból w brzuchu. Zgiełam się w pół i kilka sekund później, aksamitne siedzenie mojego krzesła zalała krew. Andrew natychmiast zrozumiał co się dzieje i zaniósł mnie do samochodu, zostawiając na luksusowym dywanie ślady wypływającej ze mnie krwi. Czternastoletni Lawrence zbladł jak ściana i się rozpłakał, bo nawet on się domyślił. Mamo, czy to dziecko? pytał to dziecko. Powrót z martwego miejsca, które zasiedlałam wraz z utraconymi płodami, zajmował mi zwykle parę tygodni, ale tym razem trwał znacznie dłużej. Lekarze nie umieli mi pomóc. Trzy agencje adopcyjne odmówiły nam dziecka. Myślałam, że będzie to tylko kwestia sowitej dotacji, ale nie, bo kazano nam przychodzić na liczne wywiady, podczas których maglowano nas razem i osobno. Pytania były bardzo wścibskie. Powiedziałam mężowi, żeby wykorzystał swój status, lecz nic to nie dało. Andrew pociągnął za wszystkie możliwe sznurki, chociaż dwie pierwsze agencje nie podały nam powodu odmowy, trzecia przysłała pisemne uzasadnienie. Napisali, że według nich nie uporałam się jak trzeba z problemami z dzieciństwa, i chociaż im przykro, uważają, że nie sprostam potrzebom dziecka. Uznali to za dziwne, że nie mam bliskich przyjaciół i rzadko wychodzę z rodzinnego domu. Kiedy odebrałam list, od razu do nich poszłam i wrzeszczałam na recepcjonistkę, dopóki nie wezwała ochrony. Przyjechał Andrew i zabrał mnie do domu. Potem nie chciał już występować z podaniem do innych agencji. Nie ustępowaliśmy w próbach zajścia w ciążę, nawet po tym, jak ustaliliśmy, że mąż zapłodni jakąś dziewczynę i zapłaci jej za dziecko. Miał znaleźć młodą, zdrową i na tyle biedną, żeby na to poszła. Plan był taki, że kiedy ona zajdzie w ciążę, Andrew będzie ją odwiedzał co cztery tygodnie, płacił 200 funtów za każdy miesiąc ciąży a po urodzeniu dziecka dołoży jeszcze jakieś pięćset funtów. Mnóstwo pieniędzy dla kogoś ubogiego, dla nas też. Chociaż pomysł był naprawdę nieskomplikowany, musiałam prosić męża, żeby zechciał się zgodzić. Musiałam go błagać. — Czy Lawrence nie zasługuje na rodzeństwo? — powtarzałam. — Powiemy mu, że jedna z agencji w końcu się zgodziła. — Jeśli to się wyda, okryjemy się hańbą — Odpowiadał. Zapewniałam go, że nikt nie uwierzy, iż moglibyśmy to zrobić. Ale on wciąż odmawiał. Nie stać nas na to. Sprzedałam obraz Manny Jallet. Tatuś przysięgał, że kiedyś dzieło będzie dużo warte. Obraz był okropny, ale tato miał rację. Mimo to Andrew wciąż rzucał mi kłody pod nogi. Czy można zaufać komuś, kto zgodziłby się na coś takiego? Tak. Żałuję, że nie przemyślałam dokładnie kwestii zaufania. Przecież mąż nie mógł zaprowadzić jej do lekarza na badanie, był zbyt znany. Zaproponował, żebym to ja kontaktowała się z dziewczyną od momentu, gdy zajdzie w ciąże, lecz stanowczo odmówiłam, nie umiałam rozmawiać z takimi ludźmi. To on widywał ich codziennie w sądzie, te męty społeczne, jak ich nazywał. Zgodził się dopiero po mojej tygodniowej głodówce. Wiedzieliśmy jednak, że dopóki nie znajdziemy odpowiedniej kandydatki, plan pozostanie jedynie planem. A poszukiwania to był długi proces. Przecież mąż nie mógł pójść do biblioteki prawniczej i otwarcie podnieść tej sprawy. Nie mogliśmy też prosić nikogo, aby nam kogoś polecił. Andrew zaczepił kilka kobiet, lecz albo były oburzone propozycją kolacji, albo zainteresowane nawiązaniem romansu. Poza tym nie pasowały do ustalonego przez nas wzorca. Pochodziły z klasy średniej albo nie grzeszyły młodością. A potem, ni stąd, ni zowąd, pewnego wieczoru mąż powiedział, że przyłapał na gorącym uczynku kobietę, która próbowała wyciągnąć mu portfel z kieszeni, kiedy kupował gazetę w ulicznym kiosku. Błagała, żeby ją puścił. Mówiła, że potrzebuje pieniędzy dla chorej młodszej siostry i zrobi wszystko, co Andrew zechce. Ulitował się nad nią, dał jej pięć funtów i odwiózł ją do domu. Uwierzyłeś jej? spytałam. Niezupełnie, ale sprawiała wrażenie zdesperowanej. Kiedy usłyszałam to słowo, wszystko ułożyło się w logiczną całość. Ile miała lat? Wyglądała na zdrową? Mąż natychmiast zrozumiał, dlaczego go wypytuje, i pokręcił głową. Proszę cię, Lidio, wiem do czego zmierzasz i bardzo mi się to nie podoba. Kręcisz głową, bo wyglądała na chorą? Nie, jest młoda i w dobrej formie, ale. Nie odpuszczałam. Wie kim jesteś? Nie. Myślisz, że naprawdę mieszka tam, gdzie ją odwiozłeś? Wątpię, chyba że wynajmuje pokój nad pubem u Wikinga. Musisz ją odszukać. Chyba znaleźliśmy idealną kandydatkę. Przez chwilę protestował. Nie chciał, żeby matka jego dziecka była złodziejką. To ja będę jego matką, ucięłam. Znajdź ją. I znalazł. W ciągu kilku następnych tygodni bez większego trudu. Wychodziła z pubu, zaprosił ją do samochodu i wsiadła. Owszem, opracowałam plan doskonały, ale jak się później okazało, Annie Doyle była narkomanką i prostytutką z zajęczą wargą, która przespawszy się cztery razy z moim mężem oznajmiła, że jest w ciąży. Rzecz w tym, że chciała więcej pieniędzy. Zażądała 300 funtów za każdy miesiąc i 600 po urodzeniu dziecka. Po pięciu miesiącach i zainwestowaniu 1500 funtów, Andrew zauważył, że ta dziwka wciąż nie ma brzuszka. Po tym nie mogła lub nie chciała przedstawić żadnego dokumentu, który potwierdziłby, że rzeczywiście jest w ciąży. Tego wieczoru kazałam mu się z nią rozmówić. No, i ta mała głupia złodziejka oczywiście przyznała, że nie jest w ciąży, i zagroziła, że opowie gazetom, jak to pewien ważny sędzia z ważnego sądu płacił jej za seks i chciał kupić od niej dziecko. Nie miała ani odrobiny wstydu. Nie mogłam uwierzyć, że ktoś może być aż tak nieczuły i okrutny. Ale wtedy nie wiedziałam jeszcze, że jest heroinistką i prostytutką. Dowiedziałam się dopiero po jej śmierci. Potem przeczytałam, że prawie wszystkie prostytutki są narkomankami, a narkomanka jest zdolna do wszystkiego. Tak więc nie zdobyłam dziecka, którego tak bardzo pragnęłam, a związany z tym przedsięwzięciem stres zabił mojego męża. Winą za to obarczam wyłącznie Annie Doyle. Rozdział ósmy Lawrence. Przez to, że życzyłem ojcu śmierci i kilka minut później umarł, poczułem się bardzo dziwnie, wszechmocny i winny jednocześnie. Jakbym to naprawdę ja spowodował jego śmierć. Nigdy dotąd nie byłem na pogrzebie. Wszyscy mówili, bądź silny, dasz radę. Tymczasem ja czułem się całkiem dobrze. Odbierałem kondolencje w imieniu otumanionej prochami matki, zaopatrywałem w chusteczki babcie Fitz i niosłem trumnę z wujkiem Finem i opłaconymi tragarzami. Była dużo cięższa, niż się spodziewałem. Wiele dni bolało mnie po tym ramie. Najtrudniejszym zadaniem było przytrzymywanie mamy nad grobem i pilnowanie, żeby nie spotkała się z babcią. Na stypę przyszli znajomi taty i kilku sąsiadów. Helen też, z czego się ucieszyłem. Trzymała mnie za rękę, kiedy do kuchni zajrzał ksiądz, żeby się ze mną pożegnać. Stwierdziła, że mamy teraz ze sobą jeszcze więcej wspólnego, bo oboje jesteśmy półsierotami. Spytałem, co znaczy więcej. No wiesz. Jesteśmy też dziwolongami, odparła. Dziwolągami, półsierotami. Coś w tym było. Ty przynajmniej wiesz, że twój ojciec nie żyje, dodała. A ja nie wiem nawet, kim jest mój. Pochwaliła mnie, że jestem taki dzielny. Uważała, że jeśli syn rozpłacza się na pogrzebie ojca, nie ma w tym nic niemęskiego, i odniosłem wrażenie, że chce, abym się rozpłakał. Mogłaby wówczas pokazać wszystkim, jak dodaje mi otuchy. Z wdzięcznością przyjmowałem jej uściski, objęcia, ale nie potrzebowałem pocieszenia. Przyszło też dwóch chłopaków z mojej klasy. Nie pamiętam, żem z nimi kiedykolwiek rozmawiał, ale należeli do tych, którzy w szkole nie dręczyli mnie jakoś bardzo. Wepchnęli mi do ręki kartki z mszy za duszę mojego ojca, lecz długo nie zostali, bo szli do Funderlandu na randkę z dziewczynami. Wpadło również kilku chłopaków z mojej starej szkoły i umówiliśmy się, że spotkamy się gdzieś w bliżej niesprecyzowanej przyszłości. Kiedy wszyscy wyszli, pozmywaliśmy z Helen naczynia, schowaliśmy sztućce i dziewczyna pomogła mi położyć matkę do łóżka. Potem zeszliśmy na dół i otworzyliśmy butelkę whisky. Możesz sobie popłakać, naprawdę! nalegała Helen. Twój ojciec nie żyje, a ty zachowujesz się tak, jakby nic się nie stało. Nie muszę, nic mi nie dolega. Dolega, dolega, tylko walnie cię później. Objęła mnie na pocieszenie, ale zaproponowałem, żebyśmy poszli do mojego pokoju na seks, bo otumaniona prochami mama pewnie już śpi. Odmówiła. Ty nienormalny jesteś, wiesz? Tak powiedziała. Próbowałem przypomnieć sobie ojca sprzed kłopotów finansowych i sprzed Annie Doyle, z czasów kiedy uchodziłem jeszcze za szczupłego. Nie zawsze był dla mnie niedobry, no i uwielbiał moją matkę. Chociaż czasem nie miał do niej cierpliwości, uważał chyba, że na nią nie zasługuje i często patrzył na żonę jak na cudowny obraz. Sam widziałem. Robił wszystko, żeby ją uszczęśliwić. Po aferze z przeklętym Paddy Kareem nie zamknął nawet jej rachunków w choć zapewniała, że bez żalu z niego zrezygnuje. Myślę, że był zazdrosny o jej miłość do mnie. Jestem z nią bardzo zżyty i nie mógł tego znieść. Mama też go kochała, ale nie tak, jak kocha mnie dziwny trójkąt. Matka bardzo przeżyła jego śmierć. Było jak przedtem. Po każdym poronieniu przez wiele dni musiała brać środki uspokajające. To, że po moich narodzinach nie mogła zajść w ciążę, rozdzierało jej serce, a ciągłe ciąże ciotki Rosie i jej ośmioro dzieci wpędzały matkę w depresję. Przez wiele tygodni po pogrzebie odnawiałem jej recepty, także wkrótce się uspokoiła i stała nieobecna, lecz nie była już, tak jak kiedyś, matką ani synową tylko cieniem człowieka tym razem nie wykazywała oznak powrotu do zdrowia całkiem nieźle sobie radziłem mama podpisywała czeki a ja realizowałem je w banku i z tego co się orientowałem głód nam jeszcze nie groził w szkole zaczął się nowy semestr i choć zdarzało mi się opuścić dzień lub dwa Umiałem przygotować mundurek, zrobić sobie lunch i odgrzać w piekarniku kiełbaski z frytkami, moje ulubione. Lodówkę miałem wypakowaną zapiekankami pasterskimi oraz zapiekankami z wołowiną, które oceniałem w skali od jednego do dziesięciu. Ich smak, kompozycję i wygląd. Robiłem też drobne zakupy ogólne. Po trzech tygodniach, mama w ogóle przestała komunikować się z otoczeniem i prawie cały czas spała. W końcu zadzwoniłem do lekarza starego znajomego Taty. Był na pogrzebie i kazał mi się odezwać, gdybym czegoś potrzebował. Ludzie nie powinni wygadywać takich rzeczy, jeśli nie robią tego szczerze. Skończyło się na tym, że musiałem go prosić, aby raczył przyjść. Niechętnie się zgodził. Wielki facet, który cały czas agonalnie kaszlał i rzęził, czym podkreślał powagę tego, co mówił. Zbadał mamy w jej pokoju, potem zszedł na dół i zasypał mnie pytaniami. Jak sobie radzę, hark, hark. Co jem? <śmiech> ciam. <śmiech> jakbym to ja był pacjentem. Oznajmił, że matka potrzebuje stałej opieki psychiatrycznej i musi pobyć jakiś czas w szpitalu, żeby odpocząć. Uważałem, że się myli i mu to powiedziałem. Dodałem, że moim zdaniem wystarczą silniejsze proszki i więcej czasu. Ale nie. Doktor Czark uparł się na profesjonalną opiekę medyczną. Matka, choć wciąż otępiała od środków uspokajających, zaniosła się krzykiem na myśl o szpitalu dla psychicznie chorych. Doktor Czark złamał przysięgę Hipokratesa i powiedział mojemu wujkowi, że mama jest w strasznym stanie psychicznym i że zostałem sam. Szczerze żałuję, że wciągnąłem w to przyjaciela rodziny. Wybuchło potężne zamieszanie, i choć zapewniałem, że potrafię o siebie zadbać mam 18 lat i jestem dorosły babcia Fitz oświadczyła, że wprowadza się do Awalonu, aby zająć się chłopcem na czas pobytu jego matki u świętego Jana Bożego. Nie miałem nic do powiedzenia. Lekarz poinformował szkołę, która natychmiast udała, że bardzo się o mnie martwi. Dyrektor wyraził głębokie zaniepokojenie moimi nieusprawiedliwionymi nieobecnościami, tym, że nie odrabiam prac domowych i zbieram coraz gorsze stopnie. Mieli mnie gdzieś, gdy podczas pierwszego miesiąca nauki codziennie dostawałem manto. Babcia przyjechała do Avalonu z dużą walizką i jakby to wszystko załatwiało, powiedziała: "Tego chciałby twój ojciec". Ciotka Rosie Wujek Fin, lekarz oraz dyrektor szkoły się z nią zgodzili i pewnego dnia, kiedy miałem lekcję, mamę zabrano do Świętego Jana Bożego. Gdy wróciłem do domu, babcia zamiatała rozbite szkło i domyśliłem się, że mama nie poddała się bez walki. Babcia Fitz miała 77 lat, była fizycznie sprawna i bystra. Kiedyś dawno temu świata poza mną nie widziała. Byłem jej pierwszym wnukiem i spędzała ze mną każdą wolną chwilę. Zachwycała się moimi pierwszymi osiągnięciami i chwaliła się mną przed znajomymi. Mama i ona biły się o mnie jako szczeniaka. Ale podczas gdy mama mnie rozpieszczała, babcia traktowała mnie dużo surowiej. Była zbulwersowana, że od zeszłego roku tak bardzo przytyłem i objechała matkę za to, że nie umie mnie odpowiednio karmić. A teraz, gdy mama leżała w szpitalu, babcia zrobiła z domu Obóz wojskowy. Nienawidziłem jej. Nienawidziłem tego, że u nas mieszka i traktuje mnie jak dziecko. Bardzo się bałem, że mama już nigdy nie wyzdrowieje i nie wróci do domu. Kiedy tylko mogłem, uciekałem do Helen. Częściowo dla towarzystwa, całowania się i nadziei na więcej, ale przede wszystkim dla okazji dla porządnego posiłku i dobrego programu telewizyjnego. Zawsze mogłem wyżebrać u niej choć małą pizzę albo kary ze słoika. Poznałem jej uwielbiającą kwieciste wzory matkę, słynną poetkę. Wyglądała jak Helen i robiła wrażenie niewiele starszej. Była hipiską. Paliła jednego papierosa za drugim, piła piwo z butelki, a kiedy nie pisała wierszy, pracowała w redakcji jakiegoś czasopisma literackiego i zadawała się z długowłosymi, chodzącymi w dżinsach mężczyznami, którzy czasem u niej bywali. Poznałem młodszych braci Helen — Choć krzykliwi i wyszczekani jak ona, byli życzliwi i przyjaźnie nastawieni. — Jezu, aleś ty gruby! — wykrzyknął starszy, kiedy zobaczył mnie pierwszy raz. Młodszy zasłonił twarz rękami i szyderczo zachichotał. Ale nie żałowałem, bo czekała mnie malutka pizza i grzanka z obowiązkową szklanką herbaty. Babcia Fitz nie lubiła Helen. — Jest ordynarna i pospolita — tak o niej mówiła. Zgadzałem się co do tego, że jest ordynarna, ale na pewno nie była pospolita. Dziewczyny takie jak ona należały do rzadkości. Kilka razy spotkaliśmy się z Helen w pubie, ale babcia wyczuła alkohol w moim oddechu i próbowała mnie uziemić. Za nic, mając moją wściekłość i to, że jestem dorosły i mogę legalnie pić piwo, kazała mi najpierw na nie zarobić. Nie wiedziała o podpisanej przez matkę czekach. Powtarzała, że muszę się uczyć do egzaminów i odstawić Helen na półkę. Uzgodniliśmy, że będę widywał się z nią tylko w weekendy, ale w dni powszednie często mówiłem, że idę do biblioteki, a szedłem do helen. Pod dyktatorskim reżimem babci przeżyłem cztery miesiące racjonowania żywności, mocno ograniczonego kieszonkowego i przymusowej pracy fizycznej. Po mniej więcej sześciu tygodniach chyba przywykliśmy do siebie. Wciąż panowała między nami atmosfera wzajemnej nietolerancji, lecz po pewnym czasie nasze stosunki stały się niemal serdeczne. Przepisywałem to syndromowi sztokholmskiemu. W dzienniku bębniono o strajkach głodowych Ira i zastanawiałem się, czy tymi mikroskopijnymi posiłkami babcia nie chce mi czegoś udowodnić. Nic nie denerwowało jej bardziej niż to, że siedzę, zwłaszcza przed telewizorem. Pozwalała mi oglądać tylko domek na prerii, The Waldons i The Angelus. Wszystko inne było zakazane. Siadać mogłem jedynie do nauki. Nie wiem, dlaczego nie mogłem się uczyć. Po prostu straciłem zainteresowanie. Przestałem widzieć w tym sens. Martwiłem się o matkę, a w snach wciąż nawiedzała mnie Ani Doyle. Więc kiedy babcia pędziła mnie do nauki, Pisałem zwariowane, fantastyczne opowieści, w których ratowałem ani życie, szedłem z nią na kolację, a potem uprawiałem z nią seks. Zasypiałem z bransoletką Marni pod poduszką. Gdyby tylko babcia wiedziała, wymyślała przeróżne zajęcia, żeby utrzymać mnie na nogach. W lutym kazała mi wykopać żywopłot z wiecznej zmarzliny, znieść jakieś klamoty ze strychu, zanieść je do szopy na końcu ogrodu, po czym zatargać je z powrotem na strych. Zaproponowała naszej sąsiadce, stupniętej staruszce, że będę wyprowadzał na spacer jej psa. Nie ukrywała, że uważa moją matkę za kobietę słabą i samolubną. Babcia straciła syna, krew z krwi. A czy widzisz, żebym marniała w szpitalu, pozostawiwszy swoje biedne dziecko na łasce losu? Muszę oddać jej sprawiedliwość, że robiła to wszystko w moim interesie, a przynajmniej tak myślała. Po moim permanentnie złym humorze i skwaszonej minie musiała poznać, że nią gardzę, lecz nie zwracała na to uwagi i założyła kłódkę na drzwiach lodówki. Parę razy słyszałem, jak pociąga nosem i płacze, lecz kiedy wchodziłem do pokoju, szybko wycierała chustką oczy i znów na mnie warczała. Zrozumiałem, że opłakuje syna. Odwiedzałem mamę co tydzień i skarżyłem się na babcie. Ale jeszcze przez długi czas matka nie była w stanie zareagować w sensowny sposób. Próbowałem przypominać jej szczęśliwe chwile, wskazując figurki na jej bransolecie i tłumacząc, co oznaczają, lecz nie przynosiło to żadnej widocznej poprawy. Bałem się, że już nigdy nie wyzdrowieje. Siadała obok mnie na łóżku, głaskała mnie po twarzy i uśmiechała się jak niewidoma. Lekarstwa robiły swoje. Koiły umysł. W końcu stała się trochę bardziej kontaktowa i zaczęła opowiadać o artykułach, które czytała w gazetach i programach, które oglądała w telewizji. Okropnie schudła i narzekała, że przez te nowe lekarstwa nie może spać. Stopniowo znowu zaczęła mnie zauważać. Chciała wyzdrowieć. Myśl, że mogłaby nigdy nie wyjść ze szpitala, napawała ją przerażeniem. Przynajmniej nie będzie już poronień. Powiedziała pewnego dnia. Tata odszedł, więc w oczach miała łzy. Zaopiekuję się tobą, mamusiu, obiecałem. Jej oczy pojaśniały. Na twarz powróciło dawne ciepło i zatliła się we mnie iskierka nadziei, że już wkrótce mama będzie taka jak dawniej. Gdy pewnego dnia wróciłem ze szkoły, okazało się, że babcia kupiła mi cały komplet nowych ubrań. Wybrała zaskakująco modne rzeczy. Porządne dżinsy, kurtki, podkoszulki, bluzy i swetry. Przywykłem do tego, że ciągle chodzę w spodniach z elastycznym paskiem i wielkich pulowerach. Czy ty kiedykolwiek patrzysz w lustro? Spytała. Odpowiedź brzmiała nie. Zwykle unikałem lustra, albo oglądałem w nim tylko określone szczegóły. E, powracający pryszcz na policzku, siniaka na kolanie, będącego pamiątką po tym, jak w szkole ktoś pchnął mnie na ścianę, kępkę włosów sterczących za lewym uchem, której rady nie dawał ani grzebień, ani braille cream. Idź na górę i przymierz poleciła babcia. Mogę zwrócić to, co nie będzie pasowało. Poszedłem do pokoju mamy, bo wisiało tam duże lustro. Pierwsze zaskoczenie przeżyłem już wtedy, gdy je miałem, żeby położyć ubranie na ławie. Nie znałem chłopaka, który na mnie patrzył. Nie, bez przesady, wciąż byłem gruby, ale na pewno zgubiłem kilka podbródków i fałd tłuszczu na brzuchu. Moja twarz miała teraz wyrazistą strukturę, pojawiły się na niej kości policzkowe. Wiedziałem, że dzięki małym porcjom jedzenia i wzmożonej aktywności fizycznej prędzej czy później trochę schudne. Miałem luźniejsze kołnierzyki, ale elastyczny pasek spodni dopasowywał się automatycznie do moich mniejszych rozmiarów. Helen cieszyła się, że się dla niej staram, lecz dopiero teraz zrozumiałem, o czym mówiła. Większość ubrań pasowała. Pierwszy raz od dwóch lat nie wyglądałem na otyłego, tylko na pucołowatego. Może teraz będę mógł się wreszcie pokazać w podkoszulku z Gwiezdnymi Wojnami. Cofnąłem się, obróciłem i kiedy znów stanąłem twarzą do lustra, zobaczyłem w drzwiach babcię Fitz. Przyglądała mi się z dumą i satysfakcją. — Prawie, prawie — powiedziała. — Właśnie tak masz wyglądać. Wiem, że dużo od ciebie wymagałam, ale chciałam, żebyś zobaczył, jakim możesz być i żebyś nie musiał się już siebie wstydzić. Nie mogłem wykrztusić ani słowa. Gdyby to był film... Podbiegłbym do niej i ją uściskał, ale babcia tego nie lubiła. Nigdy się nie obejmowaliśmy ani nie wymienialiśmy pocałunków, dlatego po prostu staliśmy i skrępowani uśmiechaliśmy się do siebie. We wtorek wraca twoja matka. Jest w dobrej formie. Od śmierci Andrew nie była w lepszej, pociągnęła nosem. Wiem, że o ciebie dba. Ale nie możesz pozwolić, żeby znów doprowadziła cię do tego stanu. Jesteś bardzo przystojnym młodzieńcem. Spójrz, wskazała lustro. Spojrzałem i zamiast chłopca zobaczyłem mężczyznę. Ale tkwiący we mnie chłopiec skakał z radości. Mamie się polepszyło. Nie mogłem się doczekać, kiedy wszystko wróci do normalności, jakakolwiek ta nowa normalność miała być bez taty. Uśmiechnąłem się promiennie do babci i na chwilę zawarliśmy rozejm. A potem wszystko zepsuła, odwracając mnie twarzą do lustra i mówiąc: Widzisz? Wykapany Andrew Fitzsimmons. W sobotę rano, trzy dni przed powrotem matki, babcia wskazała kwietnik za kuchennym ogniem i powiedziała: Wygląda okropnie. Uporządkujesz go. Kiedy to posadzono? Nie pamiętałem, choć kwietnik pojawił się tam niedługo przed śmiercią taty. Nie chciało mi się, więc zacząłem zrzędzić, ale babcia się uparła. Byle jakie rośliny, byle jak zasadzone. Nie mogę uwierzyć, że Andrew tak to zostawił. Idź i je wykop. W szopie są bulwy dali. Trzeba wszystko zasadzić od nowa. Idź, zrobisz macę niespodziankę. Możesz pracować podczas przerwy w nauce. Był kwiecień. Zbliżała się Wielkanoc i choć od tygodnia nie mieliśmy mrozu, na dworze wciąż panował koszmarny ziąb. Włożyłem wełnianą czapkę, sweter i kalosze taty. Wziąłem z szopy szpadel i grabie. Zacząłem kopać na skraju podniesionego kwietnika i odkryłem, że jakieś 15 cm pod powierzchnią ziemi jest granitowa obudowa. Przypomniałem się stare czarno-białe zdjęcia przedstawiające ozdobny staw z poidełkami dla ptaków na środku i pomyślałem, że mama pewnie by się ucieszyła, gdybym przywrócił staw do dawnej świetności. Skonsultowałem się z babcią i gorąco poparła mój pomysł. Nie miałem pojęcia, jak się do tego zabrać, więc zanim zacząłem kopać dalej, poszedłem do biblioteki i wypożyczyłem kompletny przewodnik po stawach ogrodowych. Przeczytaliśmy z babcią, co trzeba zrobić, i znów musiałem iść do miasta po gumową wykładzinę na dno. W niedzielę, spędziwszy ranek na pozorowanej nauce, zacząłem kopać na poważnie. Czułem, że mama się bardzo ucieszy, i byłem podekscytowany. Wiedziałem, że renowacja stawu zajmie kilka tygodni, ale mogła się nią zainteresować. Tak, na pewno będzie dumna z moich wysiłków i przekona się, że do tego rodzaju rzeczy nie potrzebuje już taty. Zawsze zależało jej na tym, żeby Avalon był nieskazitelnie zadbany, jak w jej dzieciństwie. Od tamtego czasu w domu zainstalowano bardzo niewiele nowoczesnych urządzeń, takich jak zmywarka do naczyń czy pralka, lecz mama zaczęła ich używać dopiero, kiedy została zmuszona do odprawienia sprzątaczek, po tym jak przeklęty Paddy Curry pokazał, na co go stać. Uznałem, że odrestaurowany staw sprawi jej radość. Kamienne poidełko dla ptaków zawinięto w jutę i ustawiono w kącie szopy na długo przed moimi narodzinami. Nie chciałem być zbyt ambitny, ale pomyślałem, że korzystając z czyichś fachowych wskazówek, mógłbym je ponownie zainstalować. Według porad w przewodniku musiałem kopać dość głęboko mniej więcej na metr dwadzieścia ponieważ pod gumową wykładziną trzeba było ułożyć warstwę cegieł ze względu na osuwanie się ziemi i stabilność gruntu. Lecz nagle mój szpadel natrafił na coś dziwnego i z naderwanej czarnej plastikowej folii wyjrzał kawałek jakiegoś materiału. Zirytowany, choć zaciekawiony, odgarnąłem kaloszem ziemię. Nie od razu rozpoznałem wzór wiodełkę. Pochyliłem się, żeby podnieść materiał. Wtedy uderzył mnie nieopisany smród. Głośno krzyknąłem z przerażenia i obrzydzenia, lecz nie mogłem się powstrzymać i czubkiem buta podniosłem folię. Nad kawałkiem materiału zobaczyłem kępkę nienaturalnie czarnych włosów i mrowie wielonogich i beznogich robaków wychodzących i wypełzających z dziury za odsłoniętą dolną szczęką. W szczęce sterczał krzywy ząb i od razu go poznałem, chociaż dziąsły zdążyły już szczernieć i napuchnąć. Ani Doyle. Nic nie widząc przez łzy, szybko przysypałem ją na powrót ziemią. Babcia zastukała w kuchenne okno, wołając, że robi się ciemno, zaraz będzie kolacja, więc muszę wziąć prysznic i się przebrać. Odniosłem narzędzia do szopy, wróciłem do domu i wpadłem do jadalni na łyk brandy prosto z butelki. Potem poszedłem się wykąpać. Na półce w szafce mamy stała buteleczka Valium. Nigdy dotąd nie brałem walium, ale wiedząc, jak skutecznie łagodzi u niej objawy paniki, wrzuciłem do ust tabletkę i popiłem wodą z kranu. Nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy podczas kolacji. Pamiętam tylko, że walczyłem z sennością i babcia zauważyła, że jestem bardzo mało mówny. Paplała o tym i owym, a gdy nie mogłem już zapanować nad opadającymi powiekami, powiedziała, że kopanie stawu chyba mnie wykończyło i jutro zajmie się tym sama. Prawie zasypiając zapewniłem ją, że dam sobie rady i wrócę do kopania w tygodniu po szkole. No cóż, skoro tak? Stwierdziła, poszedłem prosto do łóżka i po raz pierwszy od wielu miesięcy spałem jak zabity. Bez snów, dopóki nie zadzwonił budzik. Wtedy znów ogarnęło mnie przerażenie. Podczas śniadania babcia spojrzała w okno. Trzeba go chyba wykopać, a ty zakopujesz? Wymyśliłem jakąś bzdurę, że gumowa wykładzina musi dobrze osiąść i najpierw trzeba obciążyć ją ziemią, którą potem należy ponownie usunąć. Chyba miała jakieś wątpliwości, ale założyła, że wiem, co robię. Byłem jak mały kamyk, który olbrzymia sztormowa fala wyrzuciła na brzeg i nie miałem się do kogo zwrócić o pomoc. Tego dnia w szkole było. Nie wiem jak. Po lekcjach na przystanku czekała na mnie Helen. Mogę przyjść do was na kolację? spytałem zdesperowany. Dzisiaj? A babcia? Chuj z babcią. O, Lorenz, znów coś wywinęła? Helen zdążyła się już przyzwyczaić do tego, że ciągle narzekam na babcie Fitz. — Nic, po prostu chcę do ciebie wpaść. Potraktowała to jak komplement, ale tak naprawdę nie o to mi chodziło. Chciałem pobyć w innym otoczeniu z nią, jej ochrypłą matką i rozkrzyczanymi braćmi, pogadać, posprzeczać się, posłuchać muzyki, pooglądać telewizję, posiedzieć trochę w hałasie i o niczym nie myśleć. Nie chciałem wracać do domu i znów patrzeć w kuchenne okno. Być może zadziałała zasada kontrastu, ale ten wieczór był jednym z najmilszych jakie pamiętam. Matka Helen, jak zwykle spostrzegawcza, bardzo się ucieszyła, że przyszedłem. — Boże, Lorenz, coś takiego! — wykrzyknęła. — Świetnie wyglądasz. Jesteś tylko trochę blady. Nie zaprotestowała, gdy podczas kolacji otworzyliśmy piwo. Stwierdziłem, że znów mam nieposkromiony apetyt i obżarłem się jak wieloryb. — Chyba masz już dość — powiedziała Helen, kiedy zgarnąłem widelcem ostatnie kruszki szarlotki — po kolacji poszliśmy na górę, żeby się pouczyć i przez jakiś czas nieprzyzwoicie się obmycywaliśmy, lecz choć zaszedłem dalej niż kiedykolwiek, licząc od dnia, kiedy odbyliśmy stosunek, do pełni szczęścia trochę brakowało. — Chryste, aleś ty dzisiaj na molny, wysapała Helen. — Lepiej już idź. Jest prawie jedenasta i babcia naśle na ciebie policję. Kiedy wróciłem do domu, babcia Fitz była sina z wściekłości. To mój ostatni wieczór i przygotowałem dla Ciebie specjalną kolację, a ty nie miałeś nawet tyle przyzwoitości, żeby zadzwonić i mnie uprzedzić. Wykazałeś się kompletnym brakiem szacunku. Co miałam myśleć? Pewnie byłeś u tej dziewczyny. Przeprosiłem ją. Powinienem był zadzwonić, ale złamałem zakaz, bo w powszednie dni nie mogłem widywać się z Helen. Nazajutrz wracała mama. Jak miałem jej powiedzieć o swoim znalezisku? I bez tego dużo przeszła. Lecz wiedziałem, że w końcu będę musiał. Przeklinałem ojca za to, co zrobił nie tylko Ani Doyle, ale i nam. Bo co teraz? Matka sobie z tym nie poradzi. Część druga. 1985 rok. Rozdział dziewiąty Karen Na początku było wspaniale. Pobraliśmy się latem następnego roku po zaginięciu Eni. Ślub mieliśmy cichy i skromny, częściowo z powodów finansowych, częściowo dlatego, że nie wypadało bez niej szaleć. Przez pierwszych kilka lat Desi był bardzo czuły i troskliwy, ale ja nie chciałam mieć jeszcze dzieci, a jemu strasznie się spieszyło. Zawsze mówił, że różnica wieku nie powinna nas dzielić, lecz Obawiałam się, że teraz może zacząć. Skończyłam 24 lata. Myślałam, że mam mnóstwo czasu, więc bardzo uważałam. Desi chciał mieć syna, póki jest na tyle młody, żeby kopać z nim piłkę na boisku. A jeśli urodzi się córka? To nic, odparł. Będziemy próbowali aż do skutku. Roześmiał się, ale wcale mnie to nie rozbawiło i wiedziałam, że prędzej czy później będę musiała odbyć z nim poważną rozmowę. Nie powiedziałam mu o Pannie Latusz i jej propozycji. Panna Latusz często przychodziła do pralni, a ja czasem, gdy pozostali szli na lunch, stawałam za ladą. Panna Latusz, zawsze bardzo zadbana, wysoka i szczupła, miała czterdzieści kilka lat, nienagannie ułożone włosy i pomalowane paznokcie. Chodziła w specyficzny sposób, z wysuniętymi do przodu biodrami i wysoko podniesioną głową. Schludna i wymuskana, Przywiązywała wielką wagę do swoich ubrań i musiała mieć mnóstwo pieniędzy, bo kazała prać na sucho prawie każdy szef, a były to same futra, aksamity, jedwabie i atłasy nasycone głębokimi barwami, materiały z metkami w obcych językach. Znałam nazwiska niektórych projektantów. Nie można pracować w pralni nie interesując się ubraniami. I choć byłam już wtedy zastępczynią kierownika, czasem kiedy pan Marlow wychodził, przymierzałyśmy z dziewczynami jej rzeczy. Gdyby nas przyłapano, o, rozpętałoby się piekło, dlatego zawsze uważałyśmy. Dziewczyny zachwycały się, że wszystko tak dobrze na mnie leży i muszę przyznać, że luksusowe sukienki panny Latusz bardzo mi się podobały. Pewnego dnia przyszła odebrać jedwabny żakiet od Yves Saint Laurent, który kazała poddać specjalnej obróbce chemicznej i podając jej zapakowaną w plastikowy worek kreację, po prostu musiałam to powiedzieć, to najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek tu mieliśmy. Wtedy spojrzała na mnie znad okularów, otaksowała wzrokiem i spytała, jakiego jesteś wzrostu? Co? Chyba metr sześćdziesiąt siedem, czy osiem. Pochyliła się nad ladą i zerknęła na moje buty na płaskim obcasie. — Szkoda. — Słucham? — Zajmowałaś się kiedyś modelingiem? Parsknęłam śmiechem i wskazałam swoje włosy. — Z czymś takim na głowie? Nie, nigdy. Wyciągnęła rękę, delikatnie uniosła mój podbródek i odwróciła twarz do światła. Mówiła niemal z angielskim akcentem. — Włosy to twój największy atut, moja droga — nie lekceważ ich. Masz również odpowiedni kształt kości policzkowych. Jesteś za niska na wybieg, ale mogłabyś z powodzeniem występować w reklamach produktów. Zostać jedną z nielicznych irlandzkich dziewcząt, które zrobiły międzynarodową karierę. Włosi uwielbiają rudowłose kobiety. Wyjęła wizytówkę z portfela. Zadzwoń do mnie, jeśli będziesz zainteresowana. I weszła z pralni takim samym płynnym krokiem, jakim weszła. Nie widziałam w życiu zbyt wielu wizytówek, ale ta była prawdziwym dziełem sztuki. Bladoróżowe tło, pełna zawijasów czcionka i wytłoczone pozłacanymi literami nazwisko Yvonne Latush. Agencja Grace, Irlandia. Telefon 01-693437. Trzymałam ją w portfelu kilka tygodni. Nie wiem, dlaczego nie powiedziałam o tym desiemu, ale chyba bałam się, że stwierdzi, że przewróciło mi się w głowie. Często krytykował aktorki i modelki z czasopism, które czytałam. Jak ona wygląda, jest prawie goła, jej ojciec pewnie pęka z dumy. Bolało mnie, kiedy tak mówił, bo przypominali mi się Eni i tata. Poza tym, dziewczyny z czasopism nie robiły tego, co według policji robiła Eni. Eni. Już o niej nie rozmawialiśmy. Policja nie kontaktowała się z nami od mojego ostatniego spotkania z Outulem przed pięciu laty. Napisałam do jego przełożonych skargę na zachowanie detektywa, ale nie odpisali. Desi był dość krytyczny, jeśli chodziło o to, co nosiłam, czy jak się ubierałam, i kupował mi rzeczy dużo skromniejsze niż te, które wybrałabym sama, lecz wiedziałam, że próbuje mnie tylko ochronić. Po rozgłosie, jaki towarzyszył zniknięciu Eni, stałam się dość znana. Raz podsłuchałam, jak pewien zaopatrzeniowiec mówi o mnie – to ta ruda, siostra tej prostytutki! Zdenerwowałam się, a Desi się wściekł. Chciał tam tego pobić i musiałam go powstrzymać – nie dziwiłam mu się, mówił, że jego reputacja też na tym cierpi. Musia i tata się rozstali. Byli w separacji. Musia obwiniała tata o to, że wypędził Eni z domu, a tata obwiniał sam siebie. Zaczął za dużo pić, i mama przeprowadziła się w końcu do swojej siostry mieszkającej w Majo na drugim końcu Irlandii. Przepraszała mnie za to, lecz wiedziałam, że tam będzie jej lepiej. Tata wciąż mieszkał przy Percy Street, ale w pracy zbierały się nad nim ciemne chmury. Masowo redukowano etaty i bał się, że wkrótce zwolnią i jego. Nie przyznawaliśmy się do tego, ale w każde Boże Narodzenie, a zwłaszcza w dniu naszych urodzin, uważnie przeglądaliśmy wszystkie kartki pocztowe, szukając choćby kilku słów od Annie. Nie było żadnych. Nikt z nas nie chciał powiedzieć tego na głos może w przyszłym roku? Mówiła mama bez cienia nadziei w oczach. Mimo to widywałam Eni, a przynajmniej tak mi się wydawało, w pubach, na rogach ulicy, w supermarketach. Podbiegałam do niej z tyłu, chcąc zrugać ją za to, że nas zostawiła, a potem dostrzegałam nieoszpecone usta, które czyniły z niej inną osobę. Desi był podłym draniem, że wygadywał takie rzeczy o dziewczynach z czasopism. Od, zrobią mi kilka zdjęć, pomyślałam, łatwe pieniądze, a jeśli nie będę chciała występować w bikini, to nikt mnie do tego przecież nie zmusi. Zadzwoniłam do panny Latusz dopiero dwa miesiące po tym, jak dała mi wizytówkę. — Mów mi, Iwon, powiedziała. Spotkałyśmy się w dużym studiu na strechu budynku przy Drury Street. Położyłam zieloną sukienkę trapezową, którą kupiłam na Boże Narodzenie w Mirror Mirror i plastikowe buty na wysokim obcasie, które wyglądały jak skórzane. Umyłam głowę, a włosy wysuszyłam suszarką i ściągnęłam w prosty kucyk. Nigdy nie widziałam takiego pomieszczenia, tak długiego i przestronnego, lecz zaskakująco ciepłego. Panna latusz była sama. Wszędzie stały lustra i wieszaki z ubraniami, a na podłodze leżały sterty butów. Całą ścianę za jej biurkiem zajmował rząd szafek na dokumenty, a drugą, równie długą, wyklejono zdjęciami pięknych dziewczyn o złocistych włosach i długich nogach. Natychmiast poczułam się jak atrapa. Iwon ucieszyła się na mój widok. Ale doznałam szoku, kiedy kazała mi rozebrać się do bielizny. Nie, nie, nie wiedziałam, że. Spokojnie, moja droga, nie będziesz reklamowała bielizny, bo masz za mały biust. Ale muszę spisać twoje wymiary. Roześmiała się, lecz był to śmiech przyjazny. Wprawnie zmierzyła obwód moich bioder, talii i biustu, a potem kazała mi stanąć na wadze. E, szybko tyjesz i chudniesz? Nie, nie wiem, w ogóle się nie ważę. Szczęściara, mimo to powinnaś zrzucić o półtora kilo i spróbować utrzymać tę wagę. Pomyślałam, że będę musiała przejść na jakąś ekstremalną dietę. Nie, nie, nie musisz robić nic drastycznego, dodała widząc moją minę. Odstaw chleb i ziemniaki, to wystarczy. Ustawiła oślepiającą lampę przed białym ekranem na końcu studia i ze wszystkich stron opfotografowała polaroidem moją twarz. Potem zdjęła z wieszaka kilka sukienek, kilka par butów, spółki i wysłała mnie do małej przebieralni. Następnie kazała mi, a to rozczesać włosy, a to zebrać je na czubku głowy, a to w końcu ściągnąć z boków kitki. Cały czas słyszałam trzask migawki oraz furkotania aparatu wypływającego zdjęcia, przedstawiające mnie w różnych pozach z dłonią na biodrze, z rękami za głową, podskakującą, z zamkniętymi oczami i leżącą na sofie. Wreszcie pokazała mi fotel. Moim zdaniem warto w ciebie zainwestować, oświadczyła. Chciałabyś, żebym cię reprezentowała? Nie miałam pojęcia, co to znaczy, więc cierpliwie mi wszystko wytłumaczyła. Kochanie, jesteś bardzo piękną dziewczyną o naturalnym uśmiechu. Przypominasz młodą Shirley MacLaine, masz idealny odcień skóry i pięknie wystające kości policzkowe. Nie rozumiem, dlaczego tak długo zwlekałaś z telefonem. Każda inna wybiegłaby za mną na ulicę. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Iwon westchnęła. Dlaczego rude dziewczyny mają tak niskie poczucie własnej wartości? Pamiętaj, że to, co w twoim dzieciństwie nazywało się kolorem marchewkowo-pomarańczowym, teraz nazywają tycjanowską czerwienią. Wiesz, ile ludzie płacą za to, żeby fryzjer przefarbował im włosy na taki kolor? Pokręciłam głową i skrępowana przeczesałam ręką włosy. Moi klienci będą płacili Ci za występowanie w ich ubraniach oraz reklamowanie produktów do pielęgnacji włosów i skóry. Albo produktów żywnościowych, czy pralek, kto wie. Ale ja zamierzam wcisnąć Cię do luksusowych czasopism. Będę brała 20% tego, co zarobisz, ale zagwarantuję Ci zlecenia. Tymczasem na mój koszt wyślę Cię na kurs poruszania się, zachowania, makijażu i mody. Musisz nauczyć się chodzić i ubierać jak modelka. I już nigdy nie noś niczego z poliestru, słyszysz? Omal nie spaliłam się ze wstydu. Moja najładniejsza sukienka okazała się do niczego. Od tej pory, ciągnęła Iwon, masz nosić tylko rzeczy wełniane i bawełniane, aż będzie stać cię na coś lepszego. Czyli już niedługo, uśmiechnęła się. Kiedy możesz zacząć? Zatkało mnie. Oczywiście to, co powiedziała, bardzo mi pochlebiało, lecz nie byłam w stanie przyswoić tylu informacji naraz. Na, na, najpierw, no, no najpierw to chyba muszę porozmawiać z mężem Z mężem? Chryste, ile to masz lat? Dwadzieścia cztery Naprawdę? Boże, dobrze, więc już nie masz Jeśli ktoś cię zapyta, skończyłaś dziewiętnaście lat I nie jesteś mężatką Chłopak jest całkowicie dopuszczalny, ale mąż? Nigdy powinnaś była zaczekać do trzydziestki Nazywasz się Fenlon, tak? A jak brzmi twoje nazwisko panieńskie? E, Doyle. Jeszcze gorzej. Zostaniemy przy Karen Fenlon. To nazwisko ma swoisty urok. Nagle coś przyszło jej do głowy. Boże, nie mów tylko, że masz dzieci. Nie. Tym razem mogłam odpowiedzieć zdecydowanie. Ho, uf, dobrze. Co do twojego akcentu, tak? Lepiej nie odzywaj się niepytana. Większość moich dziewcząt pochodzi. E, to znaczy, jest dobrze wykształcona. Skurczyłam się w fotelu. Moi klienci będą ci płacili nie za to, jak mówisz, tylko za to, jak wyglądasz. Nie chcemy jednak ich niepotrzebnie zniechęcać. Iwon zrobiła pauzę. Wychowałam się w Liberties. Latusz nie jest moim prawdziwym nazwiskiem. Osłupiałam akcent mieszkańców Liberties, robotniczej dzielnicy Dublina, przypominał bardziej mój niż jej. Lekcje wymowy, kochanie, wyjaśniła: nikt nie traktowałby mnie poważnie, gdybym mówiła, jak ty. Nie umiem mówić inaczej roześmiała się. Z Twoim wyglądem pewnie nie będziesz musiała. A teraz porozmawiajmy o Twoim stylu życia. Pijesz? Bierzesz narkotyki? Chodzisz na dzikie imprezy? Słucham? Jeśli odniesiesz sukces, a myślę, że odniesiesz, dziennikarze mogą zainteresować się Tobą i Twoim pochodzeniem. Muszę się czymś martwić? Nie, jestem zwyczajną dziewczyną. Po południe spędziłyśmy na omawianiu mojej przyszłości. Powiedziała, że jest mało prawdopodobne, abym występowała w sesjach bieliźnianych, chyba że przejdę na rynek międzynarodowy i sama zechcę. Uśmiechnęłam się, rynek międzynarodowy. Lecz były też przeszkody. Chociaż Iwon płaciła za mój kurs, zapewne rzeczy musiałam zapłacić z własnej kieszeni. Za profesjonalnie wykonane portfolio, wysokiej klasy zestaw do makijażu, akcesoria do włosów, kapelusze, szaliki, pończochy we wszystkich kolorach i buty na obcasie różnej wysokości. Iwon poradziła, żebym większość zakupów zrobiła w sklepach z odzieżą używaną, ale fotograf miał mnie kosztować całą tygodniówkę. Oszczędzaliśmy z desim na dom. Mnie zupełnie wystarczało mieszkanie nad zakładem pogrzebowym przy Thomas Street, ale on musiał mieć ogród dla dzieci. Przed rozmową musiałam zebrać się w sobie. Desi myślał, że byłam u ojca i nie od razu wyprowadziłam go z błędu. Wszystko robiliśmy razem i zwykle nie podejmowałam decyzji sama. Ale niepotrzebnie się martwiłam, bo kiedy mu powiedziałam o propozycji Iwon, nadmieniając, że będę zarabiała pięćdziesiąt funtów dziennie, bardzo się ucieszył. — Zanoszenie kiecek? O, w tym mieście nie brakuje idiotów, co? — objął mnie i dodał, że mu się poszczęściło i jest dumny z tego, że hajtnął się z taką szałową babką. Ale nie będziesz musiała pokazywać się w majtkach, prawda? Dwa miesiące później miałam już portfolio. Zaliczyłam też kurs makijażu i wszystkie pozostałe. Przestałam rzuć gumy i zrezygnowałam z pracy w pralni. Znów popalałam i zrzuciłam ponad dwa kilo. Wkrótce miałam pójść na swoją pierwszą płatną sesję zdjęciową. Tata nie protestował, ale musia była niezadowolona. Musisz pamiętać skąd jesteś, powiedziała mi przez telefon. Eni nie pamiętała i właśnie dlatego zeszła na złą drogę. Zawsze była ciekawa, więcej i więcej ciągle czegoś chciała. Miała przepojony smutkiem głos. Może teraz to ma. Wolałam mówić o Eni w czasie teraźniejszym. Poszłam zobaczyć się z tatą, który siedział na swoim ulubionym stołku w pubie u Scanlona. Przed rozstaniem z mamą chodził tam na szybkiego drinka najwyżej dwa razy w tygodniu przed kolacją, ale gdy nas zabrakło, częściej można go było zastać w pubie niż w domu. Bardzo się ucieszył. O, i będziesz w tych czasopismach? Jestem z Ciebie dumny, córeczko. Poszłam na sesję. Miały to być zdjęcia do nowej broszury reklamowej bardzo drogiego dublińskiego hotelu jednego z tych, do których nie odważyłabym się wejść. Musiałam przebierać się w różne stroje i wraz z innymi dziewczynami pozować na pięknych sofach w herbaciarni, potem na stołku w barze z odrzuconą do tyłu głową, śmiejąc się do kolegi po fachu, jakby powiedział coś zabawnego. Jeszcze potem na łóżku, w luksusowym pokoju, z głową na poduszce, rozrzuconymi włosami i mięciutkim pledem na ramionach. Pozostałe modelki były bardzo zabawowe, choć trochę zadzierały nosa. Fotograf ciągle zrzędził, a ponieważ często kazał nam czekać, miałyśmy mnóstwo czasu na pogawędki. Wszystkie dziewczyny paliły, bo papierosy zabijają apetyt, i szybko się po nich chudnie. Jedyny model był gejem, czego żałowała blondynka Julie, bo bardzo jej się podobał. Tymczasem okazało się, że jest chłopakiem fotografa. Tego dnia wróciłam do domu z siedemdziesięcioma funtami w kieszeni, kwotą nieco większą niż mój tygodniowy zarobek w pralni. Desi był zachwycony i następnego dnia miał pójść na pocztę, aby zrobić przelew na konto. Opowiedziałam mu o dziewczynach i naszym geju. — Pedał? — spytał ze śmiechem. — Co za ulga! Nie chciałbym, żebyś się zadawała z normalnymi, przystojnymi facetami. Trzy tygodnie później zarobiłam 190 funtów na trzech różnych zleceniach. Iwona powiedziała, że bardzo podobałam się klientom i kazała mi się nastawić na hossę. Podobno było na mnie tak wielkie zapotrzebowanie, że musiała odmawiać tym, których produkty nie spełniały kryterium jakościowego. Pomyślałam, że zwariowała, ale w ciągu miesiąca posypały się zlecenia, a moje stawki wzrosły. Wszystko wyglądało wspaniale. Wpłaciliśmy prawie całą zaliczkę na dom. A potem wydano tę broszurę reklamową i byłam oszołomiona. Wyglądała jak te ekskluzywne czasopisma u fryzjera. Pierwszy raz pomyślałam, że jestem naprawdę piękna, choć zdawałam sobie sprawę, że w dużej mierze jest to zasługa makijażystek, fryzjerów i stylistów. Chciałam jak najszybciej pokazać broszurę Desiemu i nie mogłam się doczekać, kiedy wróci do domu. Żeby miał miłą niespodziankę, zostawiłam ją na stoliku przed drzwiach, gdzie trzymaliśmy rachunki i listy. Potem usiadłam w kuchni, czekając na jego reakcję. Usłyszałam, jak klika zamek w drzwiach i jak Desi przystaje przy stoliku. Karen? zawołał. Tak? Stanął w kuchennych drzwiach, miał czerwoną z gniewu twarz. Byłam zaskoczona, pomyślałam, że pokłócił się z kimś w pracy, ale on z wściekłością cisnął broszurę na moje kolana. Nie mówiłaś, że fotografowali cię w łóżku! Co? Na pewno mówiłam. Nie, nie mówiłaś! Nie chcę, żeby ktoś oglądał moją żonę w łóżku. Co ty przecież leżę pod kołdrą? Zupełnie mu odbiło. Na zdjęciu byłam popachy przykryta pościelą. Miałam zamknięte oczy, włosy ułożone na poduszce w idealny krąg wokół głowy i zgiętą w łokciu rękę na karku, wnętrzem dłoni skierowaną do obiektywu. Ramiona były ukryte pod białym prześcieradłem i koronkową koszulą nocną. Odsłaniałam jedynie pięć centymetrów szyi i ramię. Poza nie miała żadnego podtekstu seksualnego, najmniejszego. Chryste Karen, zaćmiło cię, czy co? Dałaś się sfotografować w hotelowym łóżku? Nie miałam pojęcia, o co mu chodzi. Jak prostytutka! Zdębiałam. Nie wierzę. Ludzie ciągle szepczą o Eni. Ciągle mnie podpuszczają. Jak myślisz? Jak się z tym czuję? Jacy ludzie? Tobie nie powiedzą tego prosto w oczy. Ty nie musisz wysłuchiwać durnych dowcipów i aluzji. Prawie krzyczał. Nie wiedziałam. Od kilku lat nikt nie wspominał o Eni i sądziłam, że to już stare dzieje. Nie przyszło mi do głowy, że jej reputacja może przysporzyć dysiemu aż takich kłopotów. Co takiego mówią? Nie chcę tego powtarzać, odparł. Wygadują same obrzydliwości o tobie! Posłałem przez to faceta do szpitala, mało brakowała, wyrzuciliby mnie z roboty! Boże! O to mi właśnie chodzi! Nie możesz robić takich rzeczy! Dźgnął palcem broszurę tak mocno, że ją przedziurawił. Rozpłakałam się, a on, zdając sobie sprawę, że mnie zdenerwował, objął mnie i pogłaskał po plecach. Chcecie tylko ochronić skarbie. Wtedy pierwszy raz poczułam ukłucie urazy do Eni. Bez względu na to, co się z nią stało, jej zachowanie wywołało efekt domina, i po prawie pięciu latach wciąż było źródłem zdenerwowania i smutku. Tak, oczywiście bardzo ją kochałam, lecz jednocześnie pragnęłam, żeby przede mną stanęła, bo wreszcie mogłabym ją zbesztać. W następnym tygodniu powiedziałam Iwon, że musi uważniej dobierać moje zlecenia. O czym ty mówisz, kochanie? Nie zrozumiała. Zdjęcia były bardzo subtelne, jeśli nie przesadnie skromne. Dopiero zaczynasz, nie bądź pruderyjna. Nie jestem pruderyjna. Jeśli chcesz kontynuować karierę, powiedziała surowo, musisz być rozsądna. Już w ciebie zainwestowałam, nie zawiedź mnie. Pani nie rozumie. To może mi wytłumaczysz? Ścisnęło mnie w gardle, do oczu napłynęły łzy. Co się stało? Będzie pani wściekła, przepraszam. Co takiego zrobiłaś? spytała zaniepokojona. Kiedy pytała mnie pani o moje życie, opowiedziałam jej wszystko o Annie, jej zniknięciu, narkotykach, klientach, Odessim i o tym, jak zniszczyło to małżeństwo moich rodziców. Iwon osunęła się w fotelu. O Boże, tak. Pamiętam tę sprawę. Mój syn nad nią pracował. Spuściła wzrok. Syn? Tak, James Mooney. Był detektywem. Musiałaś go poznać. Wyjęła z portfela zdjęcie. Widziałam Mooney'a tylko w mundurze, ale dobrze pamiętałam. Pomagier O'Tula. Zawsze się trochę wstydził za szefa. Tak, pamiętam, potwierdziłam. Ciała nie znaleziono, prawda? Nie, nie ma żadnego dowodu, że Eni nie żyje. Ale chyba kogoś podejrzewali. Co takiego? Wtedy Iwon się zdenerwowała. Nieważne, nie, nie, nie zwracaj na mnie uwagi. Pewnie pomyliłam sprawy, które prowadził. Podejrzewali kogoś? O zamordowanie Eni? Tak. James opowiadał mi czasami o swojej pracy, ale naprawdę mi się wszystko poplątało i już nie pamiętam szczegółów. Iwon nie należała do osób, które łatwo się w czymś gubią, była bardzo bystra. Sen zdradził coś o Eni, coś, co przed nami zatajono, przed jej własną rodziną. Proszę, jeśli pani coś wie, pani albo pani syn, musi mi pani powiedzieć, nie, nie mogę. Byłam rozgorączkowana, omal nie wpadłam w histerię. Ona nie żyje i pani o tym wie! Musi mi pani powiedzieć: to moja siostra! Albo pójdę na posterunek i sama spytam Jamesa. Nie spytasz. Dwa lata temu zginął w wypadku samochodowym. I on ukryła twarz za jakąś teczką, lecz widziałam, że drżą jej ręce. Zawstydzona oklapłam jak przekłuty balon. Boże, tak mi przykro, to straszne. Był dobrym, porządnym człowiekiem. Traktował nas z szacunkiem. Iwon delikatnie wytarła oczy chusteczką. Dziękuję, że to powiedziałaś. Był moim jedynym dzieckiem. Nie ma dnia, żebym za nim nie tęskniła. Czułam, że tylko jemu zależy na Eni. Pozostali mieli ją gdzieś. Nawet jej specjalnie nie szukali. Spisali ją na straty. Ale nie James. Iwon wstała i odwróciła się do mnie plecami. Myślałam, że każe mi wyjść, lecz nagle chwyciła torebkę i płaszcz. Chodźmy na drinka. Poszłyśmy do hotelu na tyłach Grafton Street. Powiedziała, że nie chodzi do pubów. Po drodze mówiła coś o nowych liniach modowych, swoich wątpliwościach co do poduszek na ramionach. Są zbyt męskie. Wyraziła też przekonanie, że etamina się skończyła. Ja milczałam. W hotelu usiadłyśmy w fotelach w przestronnym holu i zamówiła dżin z tonikiem. Nachyliłam się ku niej wyczekująco, ale ona jednym haustem wypiła pół kieliszka, postawiła między nami popielniczkę. Poczęstowała mnie papierosem i zapaliłyśmy. Nie podam ci nazwiska, ale mogę powiedzieć to, co mówił James. Proszę, niech pani powie wszystko. Tak, mieli podejrzanego, kogoś bardzo znanego i szanowanego. Kogo? Przecież mówię, że nie wiem. James mi nie powiedział. I podejrzewali, że ten ktoś się zabił. Syn tak uważał, ale jego szef nie traktował go poważnie. Co za bufon. Jak on się nazywał? O'Tul. Właśnie O'Tul mu nie uwierzył. Ale James uparcie twierdził, że warto tego kogoś prześwietlić. Nie wiem, może chodziło o starszego stopnia policjanta, polityka czy kogoś takiego. Miał charakterystyczny samochód, zabytkowego Jaguara, to pamiętam. Widziano go przed domem twojej siostry, ten wóz. Na początku śledztwa James pojechał przesłuchać tego ważniaka, ale on się postawił i wykorzystując swoje stanowisko chciał zamieść sprawę pod dywan. James pojechał do niego po raz drugi z Owtulem, lecz udało im się przesłuchać tylko syna młodego chłopaka, który zapewnił ojcu alibi. James mu nie uwierzył, bo. Nie mogę sobie przypomnieć chyba chodziło o jakiś kapelusz, filcowy kapelusz. Przepraszam, po prostu nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że śledztwo bardzo szybko umorzono. Ledwie po kilku tygodniach. Nie mam pojęcia dlaczego. Jamesowi przydzielono inną sprawę i przestał wspominać o tamtej. Co było dziwne, bo w przeciwieństwie do leniwego ołtula był uparty. Nie należał do tych, którzy łatwo się poddają. Ze wszystkich sił próbowałam sobie przypomnieć, co mówiono podczas poszukiwań. Tak, coś o samochodzie, ale nikt nam nie wspomniał, że kogoś podejrzewają. Nam, a przynajmniej mnie. Czy ten podejrzany korzystał? Korzystał z usług prostytutek? Właśnie to nie dawało Jamesowi spokoju. Rozmawiał z kilkoma dziewczynami, które pracowały w tej samej okolicy co twoja siostra. Ale żadna tego mężczyzny nie znała. Poza tym Eni przestała wystawać na ulicy wiele miesięcy przed zaginięciem. Nie wiem, dlaczego syn był przekonany o winie tego człowieka. Zdawał sobie sprawę, że nie mają żadnych dowodów. Pamięta pani więcej szczegółów, gdzie ten mężczyzna mieszkał, gdzie pracował? Nie przykro mi karen. James był bardzo dyskretny i zdradził mi aż tyle tylko dlatego, że ten ołtul bardzo go denerwował. Ale posłuchaj, Iwon ścisnęła mnie za rękę. Syn uważał, że Eni nie żyje. Długo to wypierałam, lecz czułam, że Iwon ma rację. Przykro mi, a mnie z powodu Jamesa. Iwon wypuściła długą smugę dymu. Cóż, przez tę tragedię nie możemy przestać żyć. Nigdy nie zapomnimy naszych bliskich, ale oni chcieliby, na pewno, żebyśmy były szczęśliwe. Dopiero zaczynasz karierę. Zatrzymajmy to dla siebie. Powiedz Desjemu, żeby wziął się w garść. Nie może cię krępować. Musisz iść naprzód. Z nim albo bez niego. Te słowa mną wstrząsnęły. Desi niczemu nie zawinił. To ten, którego zidentyfikował James, był źródłem cierpienia i strachu. Dlatego zamierzałam go znaleźć. Z policją czy bez niej. Rozdział dziesiąty Lidia. Po śmierci męża umieszczono mnie przymusowo w szpitalu psychiatrycznym, ale nie pierwszy raz opuściłam dom wbrew własnej woli. Po swoich dziewiątych urodzinach prawie rok mieszkałam u ciotki. Wszystko dlatego, że po wypadku tatuś nie chciał mnie widzieć. Wydarzyło się to dwa lata po tym, jak mamusia wywołała skandal uciekając z hydraulikiem. Chciała nas zabrać, ale tatuś nie pozwolił. Powiedział, że nie powinien był żenić się z kobietą o niższym statusie i nigdy nie przeboleje upokorzenia, na jakie Michelle, czyli moja mama, go naraziła. W końcu wszyscy przywykliśmy do tego, że jej nie ma. Przez pierwszy rok, noc w noc, zaspiałam zapłakana, pragnąc, by mamusia wróciła i mając nadzieję, że tak się stanie. Dajana mówiła, że zachowuje się jak małe dziecko i że mama nas nie kochała. Ale to nieprawda. Mamusia nas kochała. Kiedyś. Wciąż, wciąż wspominam to uczucie. Była bardzo piękna. Dobrze ją pamiętam, chociaż tatuś zniszczył wszystkie zdjęcia. Patrząc w lustro, nawet teraz widzę na twarzy ślady jej urody, mimo że jestem dużo starsza niż ona, gdy widziałam ją ostatni raz. Zmarła w latach 60., podobno w samotności, gdzieś za granicą. W dniu ślubu dostałam od niej kartkę, lecz nie mogłam jej zatrzymać. Tatuś wrzucił ją do kominka. Moja bliźniacza siostra Diana nie była podobna ani do mamusi ani do mnie. Ja miałam jasne włosy, a ona ciemne. Ja miałam niebieskie oczy, a ona brązowe. Ja miałam wysokie czoło, a ona cofnięty pod brudek. Nie była ładna, ale podczas gdy ja odziedziczyłam po mamie urodę, ona przejęła od taty ogładę. Była ode mnie wytworniejsza. Pamiętam, jak tatuś mówił, że nie da się nauczyć mnie dobrych manier. Po odejściu mamy, lgnęłam do siostry i ubóstwiałam ją całym sercem. Należałyśmy do siebie, byłyśmy bliźniaczkami, lecz ja doceniałam to bardziej niż ona. Szczerze mówiąc, denerwowała mnie tym, że zawsze próbowała ode mnie uciec i zrobić coś sama, oraz tym, że chciała ubierać się inaczej niż ja. Kochała mnie, oczywiście, że tak. Przecież kocha się swoją siostrę, zwłaszcza bliźniaczą. Ale gdy podrosłyśmy, coraz częściej odnosiłam wrażenie, że mnie nie lubi. Czasem patrzyła na mnie z obrzydzeniem, jeśli jadłam z otwartymi ustami, albo przypadkowo oblizałam nóż. Uważała, że czytam beznadziejne książki i wolała klasykę. Jeśli kiedykolwiek ją czymś zdenerwowałam, całymi dniami się do mnie nie odzywała. Mówiła, że nie może się doczekać, kiedy będziemy dorosłe, bo wreszcie kupi sobie własny dom. Nie wyobrażałam sobie domu bez niej, i myśl ta doprowadzała mnie do płaczu, ale zawsze szybko jej wybaczałam. Ciekawe, czy gdyby żyła, byłybyśmy przyjaciółkami. Po tym, jak mama nas zostawiła, tatuś zamknął się w sobie i coraz częściej zaszywał w bibliotece z butelką brandy. Wychodził stamtąd pijany. Zwykle mnie ignorował, ponieważ przypominałam mu o żonie. Ale Diane sadzał sobie na kolanach, opowiadał jej bajki, dawał cukierki i ją łaskotał, poświęcając jej całą uwagę, którą kiedyś dzielił między nas trzy. Skutkiem czego opiekowała się mną Hana, nasza niania i gosposia, która cuchnęła tabaką i kulkami na mole. Tatuś znów mnie z czasem pokochał, choć wyczuwałam, że podejrzewa, iż w jakiś sposób go zdradzę i w sumie zdradziłam. Lecz tylko po to, żeby przez całe życie za to pokutować. W 1941 roku dla Dajany i mnie miano zorganizować przyjęcie z okazji dziewiątych urodzin, pierwsze od odejścia mamusi. Nasze podekscytowanie sięgało zenitu. Odkąd mama odeszła, nie byłyśmy na żadnym przyjęciu, bo tata zabraniał. Zaproszono wszystkie piętnaście koleżanek z naszej klasy, a tatuj zamówił dla nas nowe sukienki i wstążki do włosów. Pociągał za odpowiednie sznurki, żeby zdobyć dodatkowe kartki. Był wyjątkowo gorący maj, i w ogrodzie ustawiono stoły na kozłach pełne eleganckich kanapek, galaretek oraz biszkoptów z owocami i bitą śmietaną. A wszystkie te pyszności przykryto siatką, żeby nie dobrały się do nich pszczoły. Na końcu każdego stołu stały butelki schłodzonego, gazowanego napoju z imbirem, a między jabłoniami rozciągnięto sznury kolorowych chorągiewek. Tatuś zdecydował, że czas żałoby po mamusi dobiegł końca i był to pierwszy widoczny znak, że zamierza ponownie nawiązać kontakt ze światem zewnętrznym. Zaprosił swoją siostrę, ciotkę Hilary. Oraz znajomych, mężczyznę i kobietę, którzy śmiali się ze wszystkiego, co powiedział, i mieli na sobie identyczne bezrękawniki, kobieta dała nam po szylingu i przez godzinę chwaliła się swoją hojnością. Kiedy nadeszła pora, o której mieli zjawić się goście, z twarzami przyklejonymi do szyby uklęknęłyśmy zdajaną nasze zlą w bawialni, żeby zobaczyć, kto przyjdzie pierwszy. Pierwsza przyszła Emmy Malone. I aż przewróciłyśmy ją z radości na powitanie. A potem zaprowadziłyśmy ją do ogrodu, żeby pokazać staw, uginające się stoły, chorągiewki i konika na biegunach, którego dostałyśmy rano od taty. Przez jakiś czas bujałyśmy się na nim na zmianę, dopóki nie dotarło do nas, że do drzwi nie zapukał nikt więcej. Gdzie się wszyscy podzieli? Tatuś rozmawiał ze znajomymi na końcu ogrodu, a my co chwilę biegałyśmy do domu żeby spytać Hanę, czy dobrze nasłuchuje. Minęło pół godziny. Wciąż nikt nie przychodził i widziałyśmy, że Emi czuje się nieswojo i jest coraz bardziej zakłopotana. Usiadłyśmy nad stawem i zanurzyłyśmy nogi w wodzie. — Gdzie one są? — spytała Diana. — Dlaczego nie przyszły? Nie chciały? Emi pokręciła głową i zagryzła usta. Wyglądała tak, jakby miała się zaraz rozpłakać, Najwyraźniej coś wiedziała, więc Dajana wykręciła jej rękę i groźnie syknęła: Co się stało? Dlaczego nie przyszły? Przez naszą mamusię? Nie rozumiałam o co jej chodzi. Bo, bo wasza mama jest kokotą, wyjąkała Emi. To nie nasza wina, powiedziała Dajana. O czym wy mówicie? Przestałyśmy wspominać o mamie już dawno temu. Według Emi. Inni rodzice uważali, że możemy mieć zły wpływ na jej dzieci, lecz jej ojciec, dr Malone, stwierdził, że karanie nas za coś, co zrobiła nasza matka, byłoby okrucieństwem. Wtedy zrozumiałam, że to nie tatuś zabraniał nam chodzić na przyjęcia, po prostu nas nie zapraszano. Przypomniało mi się, że koleżanki często nas unikały, ale ponieważ zawsze trzymałyśmy się razem, rzadko kiedy zwracałyśmy na to uwagę. Choć gdybyśmy nie były bliźniaczkami, może by nas coś tknęło. Byłam wstrząśnięta. Dajana spojrzała na mnie jak na idiotkę. Przestań się mazać, głąbie. Kiedy dorośniesz, pewnie zrobisz to samo. Wszyscy mówią, że wykapana z ciebie matka. Nie jesteś podobna ani do tatusia, ani do mnie jesteś pospolita. To ciebie się boją, nie mnie. Nie jestem pospolita. Jesteś. Tatuś nie może na ciebie patrzeć, wykapana matka. Wtedy zrobiłam najnaturalniejszą rzecz pod słońcem i zepchnęłam ją do stawu. Nie, nic we mnie nie pękło. Byłam zupełnie spokojna. Po prostu chciałam, żeby Diana przestała wygadywać takie rzeczy, takie niesprawiedliwe. Usłyszałam suchy trzask, gdy uderzyła głową w dno, a kiedy chciała się wynurzyć, usiadłam na jej piersi. Tak. W tej chwili chciałam, żeby się utopiła. Chciałam, żeby umarła, bo wtedy nie mogłaby tego wszystkiego mówić. Nerwowy śmiech Emi ustąpił miejsca płaczowi. Proszę, pozwól jej się wynurzyć, Lidio, proszę ona się utopi. Było mi wszystko jedno. Emi wpadła w histerię i pobiegła po tatusia, który wraz z gośćmi zniknął w szklarni, pewnie po to, żeby pokazać im swój eksperyment z melonami. Byłam przemoczona, bo Dajana ciągle się pode mną rzucała, lecz wkrótce przestała i znieruchomiała. Dostała nauczkę. No, teraz lepiej. Wyszłam na brzeg i pociągnęłam ją za sobą. Lecz kiedy puściłam jej rękę, siostra znów wpadła do wody. Zbiło mnie to z tropu, bo tak bardzo chciałam, żeby umarła, ale tak naprawdę to nie chciałam. Wiedziałam, że będzie na mnie wściekła i oberwę, bo zepsułam przyjęcie i zniszczyłam sukienkę, pokrytą teraz żabim skrzekiem i mchem. Tatuś wpadnie w furię. Znów spróbowałam wyciągnąć ją ze stawu, tym razem za ramiona, lecz nie chciała podnieść głowy, a potem zobaczyłam krew sączącą się po jej szyi. Przez trawnik biegli tatuś, jego znajomi oraz Amy i wszyscy na mnie krzyczeli. Ciotka Hillary wpadła do domu i kazała Hanie zadzwonić na pogotowie, a tatuś wyciągnął Dajanę z wody i położył ją na trawie. Siostra wciąż się nie ruszała. Tatuś otworzył jej usta, ale były pełne zielska, i wyciągnął z nich długi zielony sznur jakiegoś świństwa zmieszanego ze śliną. Potem podniósł ją, jedną ręką chwycił za nogi i odwrócił do góry nogami. Sukienka opadła, wszyscy zobaczyli jej majtki i bardzo się zgorszyłam. Tatuś uderzył ją kilka razy w plecy, płakał. Emi też płakała, tak jak jego znajomi, państwo Persi. A ja cały czas myślałam, co im jest, przecież nic jej nie będzie. Czekałam, aż Diana zacznie na mnie krzyczeć i poskarży się Tatusiowi. Wiedziałam, że tym razem długo mi nie wybaczy, ale dlaczego się nie ruszała? Czyżbym posunęła się za daleko? Wszystko się zmieniło. Wybuchło zamieszanie dużo większe niż po odejściu mamusi. Już nie wróciłam do szkoły. Wieczorem, gdy wszyscy pojechali do szpitala, Hanna spakowała mój kuferek. Ciotka Hillary oświadczyła, że tatuś kazał jej zabrać mnie do Wicklow. Pamiętam, że najpierw na nich zaczekałam na niego i Dajanę, ale ciotka ani myślała mnie słuchać. Kiedy niosła mnie do samochodu, bardzo protestowałam, krzyczałam i wierzgałam lecz nawet Hanna nie chciała na mnie patrzeć. Przez tydzień do nikogo się nie odzywałam. Rozpaczliwie tęskniłam za siostrą i tatusiem i nie rozumiałam, dlaczego nie mogę wrócić do domu. Ciotka Hilary mieszkała z przyjaciółką, panną Elliot, chudą kobietą o kościstych palcach i długich, siwych, zawsze rozpuszczonych włosach. Panna Elliot była emerytowaną nauczycielką i zgodziła się mnie codziennie uczyć. Na początku pierwszego tygodnia podsłuchałam ich rozmowę. W sięgającej kostek koszuli nocnej położyłam się na podejście i przytknęłam ucho do podłogi. Z tego, co mówiły, wywnioskowałam, że w przeciwieństwie do ciotki Hillary, panna Elliot chce przynajmniej dać mi szansę. To jeszcze dziecko. Nie ma pojęcia, co zrobiła. Jest za mała, żeby to zrozumieć. Z nią jest coś nie tak, powiedziała ciotka. Jak mogła? Nie mogę się już doczekać, kiedy Robert zabierze ją z powrotem. Nie zamierzam trzymać jej tu w nieskończoność. On potrzebuje czasu, Hilary. Najpierw Michelle porzuciła jego i dziewczęta, a teraz to. Musi zatuszować kolejny skandal, a Lydia by mu w tym przeszkadzała. Nikt nie wie, że się pobiły. Dopóki wszyscy myślą, że Dajana po prostu poślizgnęła się i wpadła do stawu, w ich oczach to tylko straszny wypadek. Choć woda miała niecały metr głębokości, przecież według córki Malonów Lidia siedziała na siostrze. To wygląda na celowe działanie. Nie powinno się tego lekceważyć. Dzieci wygadują różne rzeczy, zauważyła panna Eliot. A przypadków utonięcia na płyciźnie jest mnóstwo. W każdym razie Robert twierdzi, że ojciec Amy to porządny człowiek. Pozostali rodzice zbojkotowali przyjęcie przez Michelle. Tylko on wysłał córkę. I na pewno teraz tego żałuje. Proszę, to straszne, po prostu straszne. Wiem, ale musimy zrobić co w naszej mocy, żeby pomóc Lidii. Musimy przekonać ją, że to nie jej wina, inaczej będzie okaleczona psychicznie na całe życie. Ciotka Hillary głośno prychnęła, lecz panna Elliot nie dopuściła jej do głosu. Poważnie chcesz ją obwiniać? Przecież to tylko dziecko. Wtedy dotarło do mnie, że zabiłam swoją najlepszą przyjaciółkę i najgorszego wroga moją bliźniaczą siostrę. Pod koniec pierwszego tygodnia panna Elliot wytłumaczyła mi, że tak, Dajana nie żyje. Ale był to tylko wypadek, nieunikniona tragedia, za którą nikt nie ponosi winy. Nie roniąc łez, spytałam, jak do niej doszło. Panna Elliot przekrzywiła głowę i zmierzyła mnie wzrokiem. Nie pamiętasz? Bawiłyście się w stawie. Tak. I Diana uderzyła się w głowę, teraz pamiętasz? Tak. Napisałam do Tatusia mnóstwo listów, żeby wiedział, jak bardzo tęsknię za nim i Dajaną. Prosiłam, żeby przyjechał i zabrał mnie do domu. Nie odpisał. Panna Elliot mówiła, że jest bardzo zajęty. Poza tym, ze względu na stan wyjątkowy, rząd racjonuje benzynę i nikomu nie wolno jeździć samochodem. Spytałam, dlaczego Tatuś nie może przyjechać rowerem, ale powiedziała, że jestem niemądra. Ciątkę Hillary widywałam na kolacji. Bacznie mnie obserwowała i korygowała moje maniery. Kiedy szłam spać, zaglądała do mojego pokoju, żeby sprawdzić, czy zmówiłam pacierz i poprosiłam Boga o wybaczenie. Modliłam się z wielkim zapałem, choć nie wierzyłam już w Boga, który dopuścił do tego, że moja mama uciekła z hydraulikiem, a ja zabiłam własną siostrę. Ciotka wciąż traktowała mnie bardzo chłodno, lecz Postanowiłam nie dawać jej powodów do narzekań. W jej małym domku było zimno nawet w środku lata, a gdy nadeszła jesień, dosłownie marzłam. Dom stał w idyllicznej okolicy, lecz zawsze tonął w cieniu góry, więc prawie cały czas siedziałyśmy w kuchni przy kuchennej płycie. Racjonowano żywność i na naszych talerzach pojawiały się różne obrzydlistwa – Mimo to bez skrzywienia zjadłam wszystko do ostatniego kawałka. Pamiętałam też o manierach i nigdy nie podniosłam głosu, ani się nie buntowałam. Próbowałam się zachowywać jak dama, jak Diana. Boże Narodzenie nadeszło i minęło bez odwiedzin czy listu od ojca. Ciotka Hilary i panna Elliot udawały, że są w dobrym humorze, lecz ich wymuszona wesołość była sztuczna jak bakelit. Gdy dziesięć miesięcy później wracałam do Dublina, szalałam z podekscytowania, zapomniawszy, że nic już nie będzie takie samo. Jechałam pod skakującym samochodem z panną Elliot, która wręczyła mi mój kuferek i wysadziła mnie przed drzwiami naszej posiadłości. Jaki wspaniały dom! Nie wiedziałam, wszyscy tak mówili, widząc Avalon pierwszy raz. Pożegnałyśmy się i obiecałam do niej pisać: Wszystko będzie dobrze, malutka. Nie jesteś złą dziewczyną. W naszej sypialni stało tylko jedno łóżko, a w szafie leżał tylko jeden komplet za małych na mnie ubrań. Hannę zastąpiła Joan, kobieta dużo młodsza, lecz prawie nie ma. Nie było Dajany. I podczas gdy u ciotki moja tęsknota za siostrą przejawiała się niewytłumaczalnym smutkiem, po powrocie poczułam się tak, jakby coś mi amputowano. W poszukiwaniu śladów życia długo biegałam schodami na górę i z powrotem. W końcu z dziury za biurkiem stojącym pod oknem w naszej sypialni wyjęłam pąsową szminkę mamy, którą schowałam tam po jej odejściu. Diana śmiała się ze mnie, że ją zatrzymałam. Znalazłam ją za listwą przypodłogową w pokoju tatusia i przez rok lekko pachniała perfumami mamy. Powąchałam ją, ale nie, zapach już uleciał. Na dole stanęłam, jak wryta przed kuchennym oknem, bo zobaczyłam, że staw osuszono i zasypano ziemią. Doskwierała mi panująca w domu nieznośna cisza, więc podeszłam do fortepianu i zaczęłam grać. Grałam i grałam, aż usłyszałam kroki tatusia w korytarzu. Popędziłam do niego, objęłam go, naparłam głową na brzuch i spróbowałam dosięgnąć serca. Podniósł ręce, jakby nie chciał mnie dotykać, ale go nie puściłam. I po chwili poczułam dotyk jego ciepłej dłoni na głowie. Drugą ręką, powoli mnie przytulił, uniósł moją twarz, spojrzał mi w oczy i powiedział: Musimy zacząć od nowa. Teraz mamy tylko siebie. Potem łatwiej już było nie wspominać o Dajanie, chociaż wciąż uśmiechała się do nas z oprawionych w ramkę zdjęć na kominku. Zatrudniono nową guwernantkę i tatuś wybrał przedmioty, których jego zdaniem powinnam się uczyć: łacinę, muzykę, sztukę, literaturę, szycie i temu podobne. Ciężko pracowałam i we wszystkim celowałam. Tatuś uznał, że powinnam poprawić swoją postawę i zaangażował nauczycielkę baletu, drobniutką francuskę. Mieliśmy bardzo dużo miejsca, więc na górze zamontowano drążek i w nowej sali tanecznej, jak ją nazywaliśmy, ćwiczyłam rzetę i plié i chodziłam en płąd, aż krwawiły mi paluchy. Uwielbiałam madame Guillem. Traktowała mnie jak własną córkę, choć nigdy nie wspomniała, że ma dzieci. Wzięła mnie pod swoje skrzydła i kiedy moje ciało zaczęło się zmieniać, wszystko mi wytłumaczyła. Uważała, że powinnam spotykać się z dziewczętami w swoim wieku, ale nie chciałam. Powiedziała tatusiowi, że jestem najlepszą uczennicą jaką kiedykolwiek miała, a gdy skończyłam 16 lat, zasugerowała, że powinnam uczyć się dalej w Sadler's Wells Ballet School w Londynie. Wpadłam w przerażenie na myśl, że znowu mogą mnie gdzieś wysłać. Tatuś uznał, że to dobry pomysł, ale zaczęłam zauważać, jak patrzy na Madame Guillem. I wcale mi się to nie podobało. Raz widziałam, że podając jej płaszcz, przytrzymał rękę na jej ramieniu, dokładnie tak samo jak kiedyś mamusi. A madame Guilem podniosła głowę i uśmiechnęła się do niego. Czyżby zamierzała usunąć mnie z drogi? Już wiedziałam, że nie można nikomu ufać. Rozpoczęłam głodówkę i głodowałam, dopóki nie zarzucił pomysłu z wyjazdem do Londynu i nie odprawił madame. Wciąż ćwiczyłam, żeby nie wyjść z formy i nie stracić gibkości. Ściana za drążkiem była wyłożona lustrami, i lubiłam wyobrażać sobie, że widzę tam Dajanę, że jesteśmy teraz identycznymi bliźniaczkami i tańczymy w duecie. Wiele lat później, gdy poznałam Andrew, on spytał nas, kim jest dziewczyna, z którą siedzę na starej fotografii. Tatuś odparł, że moja siostra, Dajana utopiła się jako dziecko i że to był. Nieszczęśliwy wypadek, po czym szybko zmienił temat. Kiedy nasze stosunki stały się bardziej zażyłe, mój przyszły mąż zaczął mnie o to wypytywać, lecz skłamałam, mówiąc, że do wypadku doszło nad morzem. Wtedy mocno mnie przytulił, aby pocieszyć po tak wielkiej stracie. Zaszłam w ciąży kilka lat po ślubie. Andrew bardzo się cieszył, że w końcu poczęłam. Ale tatuś otworzył butelkę starego wina, żeby to uczcić. Najwyższa pora, powiedział. Nie mogąc skorzystać z rad siostry czy matki, nie bardzo wiedziałam, czego oczekiwać. Rosie, moja szwagierka, królowa płodności, zarzuciła mnie poradami, broszurami, miksturami i emulsjami, ale wolałam dojść do wszystkiego sama. Okres ciąży był niekomfortowy i wyczerpujący – a poród okropny, lecz kiedy pielęgnarka położyła dziecko na mojej piersi po raz pierwszy od śmierci dajany poczułam się kompletna. To, że Lawrence przyszedł na świat w Boże Narodzenie, było zrządzeniem losu. Mój najcenniejszy skarb. Ubóstwiałam go. Był mój. Andrew zostawiał nas samych przynajmniej przez pierwszych kilkanaście tygodni płakałam, gdy dziesięć miesięcy po urodzinach Lawrence'a Przestawił łóżeczko do sąsiedniego pokoju, gdzie starannie urządziliśmy pokoik dla Maluszka. Musimy odzyskać w końcu naszą sypialnię, powiedział. Tatuś go poparł i to przesądziło sprawę. Latem wychodziłam z wózkiem na dwór. Synek ząbkował i pobyt w ogrodzie go uspokajał. Od razu przestawał płakać. Leżałam na kocu obok wózka i wsłuchując się w ciche gaworzenie niemowlęcia, czułam, że nie zasługuje na tyle szczęścia. Kiedy Lawrence miał prawie rok, tatuś umarł. W tym samym dniu, co John F. Kennedy. Od wielu miesięcy chorował na raka. Mimo to jego śmierć wstrząsnęła mną, podobnie jak śmierć amerykańskiego prezydenta. Oczywiście Andrew bardzo mi współczuł, lecz po stracie mamusi, Dajany i Tatusia. Został mi tylko Lawrence, ostatni z rodu. Chciałam kształcić go w domu, ale mąż znów się postawił, mówiąc, że nasz syn musi spotykać się z rówieśnikami. Przetrzymywałam Lawrence'a w awalonie, dopóki mogłam, dlatego kiedy poszedł do szkoły, był jednym z najstarszych dzieci w klasie. Przez pierwszy tydzień codziennie wystawałam na ulicy, wypatrując jego twarze w oknie. Inne matki próbowały wciągnąć mnie w pogawędkę, ale ja chciałam rozmawiać tylko z moim aniołeczkiem. Porywałam go w ramiona i przez całą drogę niosłam do domu. Stopniowo zaczął opowiadać o swoich kolegach i nauczycielach i poczułam pierwsze ukłucie zazdrości. Kiedy stał się niezależnym małym chłopcem, oczywiście przywykłam do tego, lecz głęboka więź, jaka nas przedtem łączyła, zaczęła powoli zanikać. Zaraz po siódmych urodzinach. Przestał siadać mi na kolanach, co mąż zresztą poparł. Daj spokój, jesteś za bardzo do niego przywiązana. Staraliśmy się o drugie dziecko. Powiedziałam Andrew, że chcę mieć pięcioro. Zaprotestował, choć przyznał, że jedno lub dwoje dobrze by zrobiło Lawrence'owi. Próbowaliśmy, przeżywaliśmy zawód, znów próbowaliśmy i tak w nieskończoność. Lawrence miał być moim jedynym dzieckiem. 40 lat po śmierci Dajany powtórzyłam mu słowa mojego ojca. Musimy zacząć od nowa. Teraz mamy tylko siebie. Biedak musiał udźwignąć tyle spraw, a uporał się ze wszystkim rozważniej i dyskretniej i zrobił to tylko dla mnie. Okres po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego był dziwny. Całkowicie zdałam się na syna. Trochę trwało, zanim uświadomiłam sobie, że nie mamy pieniędzy. Lawrence poszedł porozmawiać z dyrektorem banku i adwokatami. Ja nie byłam w stanie. Wiadomości mnie przeraziły. Przed kilku laty Andrew obciążył dom hipoteką, żeby zainwestować w coś z padem karejem. I chociaż na szczęście wraz ze śmiercią męża hipoteka została umorzona, prawie nic nam nie zostało. Karey utrzymywał, że lokuje kapitał w bezpiecznych papierach wartościowych, tymczasem tak naprawdę tracił je w bardzo ryzykownych inwestycjach, napróżno mając nadzieję, że kiedyś odrobi straty. Ponieważ mąż został sędzią ledwie trzy lata przed śmiercią, miał niską pensję, a część przysługująca mi jako wdowie była jeszcze mniejsza. Paddy Karey Sprzeniewierzył także pieniądze z jego polisy ubezpieczeniowej na życie oraz prywatnego planu emerytalnego. Urzędowe potwierdzenie testamentu się opóźniło, ponieważ tuż przed śmiercią Andrew pozwał Kareya i był w trakcie procesu sądowego. Adwokat powiedział Lawrence'owi: że sprawa jest beznadziejna i nie warto zawracać sobie nią głowy. Przed śmiercią mojego męża próbował namówić Andrew do wycofania pozwu. Karej przegrał wszystko na giełdzie i krążyły plotki że bez grosza przy duszy zaszył się gdzieś na zachodnim wybrzeżu Ameryki wtedy naprawdę nie mogłam tego wszystkiego pojąć przyjmowałam bardzo duże dawki leków powiedziałam laurensowi że trzeba poprosić o pomoc eleonore matkę męża że będzie musiała nas utrzymywać lecz kiedy syn do niej poszedł, mało brakowało, a doznałby szoku. Bo okazało się, że przez wiele lat Andrew utrzymywał nie tylko nas, ale i ją. Namówił matkę, żeby sprzedała dwupiętrową, czteropokojową wiktoriańską kamienicę przy Marion Road i kupiła domek w Kilnny. Przyrzekał, że w jej imieniu dobrze zainwestuje różnicę i miała pojęcia, że wszystko stracił. Powiedział mi kiedyś, że matka jest już za stara, żeby zajmować się tak dużym domem i nieśmiało pomyślałam, że kiedy Eleonora umrze, nasze kłopoty finansowe miną jak ręką od ją, bo teściowa siedzi na pieniądzach. Kiedy się zaczęły, prosiłam męża, żeby od niej pożyczył. Sądziłam, że jest na to zbyt dumny, tymczasem okazało się, że Eleonora nie ma nic oprócz emerytury i domku w Kilni, bo Andrew stracił całą resztę. Finn i Rosie przysłali nam kilka czeków, przypominając, jakbym mogła o tym zapomnieć, że mają ośmioro dzieci do wykarmienia i musimy sami poszukać jakiegoś sposobu utrzymania. Poszli do Eleonory i zaproponowali jej, żeby sprzedała domek i przeprowadziła się do nas. Mieliśmy sześć pokojów, więc nie mogliśmy twierdzić, że się nie pomieścimy, lecz stanowczo oświadczyłam, że nigdy nie wyrażę na to zgody. Eleonora się obraziła. Uważając, że jest to jedyny sposób na zdobycie kapitału, Finn poradził Lawrence'owi, żebyśmy natychmiast sprzedali Avalon, ale nie mogliśmy tego zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze, Avalon jest jedynym domem, jaki kiedykolwiek znałam. Po drugie, nie mogłam ryzykować, że nowi właściciele znajdą to, co pogrzebaliśmy z Andrew za kuchennym oknem. Kiedy syn powiedział mi w końcu, co odkrył, byłam zdumiona, że wszystko tak zgrabnie poukładał i wyciągnął poprawne wnioski. Wiedział, że są to szczątki Annie Doyle. Pokazał mi nawet zaśniedziałą bransoletkę, którą wyjął z odkurzacza oraz wycinki z gazet, które przechowywał. Biedak zamartwiał się tym na śmierć. Całą winą obarczał ojca, lecz uważał, że powinniśmy zawiadomić policję, żeby rodzina dziewczyny zaznała wreszcie spokoju. Nie podejrzewał, że coś o tym wiem. Bardzo bał się mi o tym powiedzieć. Myślał, że znów wyślą mnie do szpitala psychiatrycznego. Udałam, że jestem wstrząśnięta, przerażona i nie mogę w to uwierzyć. Krzyczałam, płakałam i histeryzowałam. Na szczęście sen uznał, że nie poradzę sobie ze skandalem i zainteresowaniem prasy, które bez wątpienia by nas czekało. Zaproponowałam, żeby wykopał ciało i podrzucił je gdzieś, gdzieby je znaleziono. Lecz odparł, że to makabryczne zadanie, by go przerosło. Poza tym istniało zbyt duże ryzyko wpadki. W sumie podobało mi się, że Annie Doyle tam leży. Dajane pochowano na cmentarzu w Dinsgrange, na przedmieściach Dublina. Lubiłam sobie wyobrażać, że spoczywa w starym stawie, tam gdzie ją utopiłam. Ostatecznie na moją prośbę, Lawrence zabetonował w końcu cały kwietnik. Postawił na wierzchu stare poidełko dla ptaków, zacementował je, a brzegi kwietnika obsadził krzakami. Całość wciąż wyglądała dziwnie, jak ołtarz ofiarny. Będąc w kuchni, syn zawsze odwracał wzrok od okna. Jakiś czas później zainstalował żaluzje, których nigdy nie odsłaniał. W kuchni zrobiło się ciemno. Częściej bywaliśmy teraz w jadalni, którą przedtem wykorzystywaliśmy tylko na specjalne okazje. Lawrence nalegał, żeby sprzedać zabytkowego jaguara. Poszedł za szokująco niską cenę i kupiliśmy mały samochodzik do jazdy po mieście. Nauczyłam Lawrencea prowadzić. Ma do tego dryk. Przed śmiercią męża zawsze zakładaliśmy, że Lawrence będzie studiował prawo w Trinity College. Potem zrobił aplikację u Highlanda i Goldblata w kancelarii adwokackiej, którą w 1928 roku tatuś założył z samym Goldblatem. Andrew pracował tam, dopóki nie powołano go do składu sędziowskiego. Ale teraz większość kolegów jego i tatusia albo już dawno nie żyła, albo otworzyła własną praktykę. Poza tym, nawet gdyby Lawrence dostał stypendium, wciąż nie mielibyśmy żadnych dochodów. Dlatego po maturze syn zdał egzamin na urzędnika administracji państwowej. Miałam nadzieję, że wezmą go do korpusu dyplomatycznego, ale nie. Bez dyplomu w wyższej uczelni było to niemożliwe. Dano mu wybór między Urzędem Komunikacji i Biurem Świadczeń dla Bezrobotnych. Uważałam, że w urzędzie komunikacji będzie miał lepsze perspektywy i może wyszkolą go tam na księgowego. Lecz zbadał sytuację i, i okazało się, że nie. Wpadłam w przerażenie, że będzie miał do czynienia z bezrobotnymi, lecz zauważył, że my też jesteśmy bezrobotni. W dzisiejszych czasach kobiety też pracują, mamo, tak powiedział. Pomysł, żem poszła do pracy, był niedorzeczny. Nie miałam żadnych kwalifikacji i nigdy nie zadawałam się z obcymi. Dla mnie było już za późno. Musiała nam wystarczyć moja wdowia renta i jego skromne dochody, ale jako jeden z nielicznych mężczyzn w dziale syn awansował szybko i regularnie. Po czterech latach znalazł się w kierownictwie i nadzorował czworo czy pięcioro podwładnych. Łatwo nawiązywał znajomości i w piątki wieczorem chodził z kolegami na drinka. Zdumiało mnie, że potrafi udzielać się towarzysko. Ja nigdy tego nie umiałam, w każdym razie, nie po wypadku z Dianą. Może dlatego, że uczono mnie w domu. Wiedziałam, że przed maturą Lawrence nie lubił chodzić do szkoły, lecz było to związane z tym, że musieliśmy przenieść go nagle do nowej placówki, ze śmiercią jego ojca, stresem egzaminacyjnym i odkryciem zwłoka w ogrodzie. Po tym ostatnim wydarzeniu zamknął się w sobie. Na szczęście przyczyniło się do tego ukrócenie jego relacji z tą straszną Helen. Wiedziałam, że nigdy nie zwiąże się na stałe z taką dziewczyną, więc kiedy się rozstali, przyjęłam to z ulgą. Choć zirytowałam się, odkrywszy, że najpierw go z kimś zdradziła, a dopiero potem zerwała. Co trochę dziwaczne, nie przestali utrzymywać ze sobą kontaktu, i od czasu do czasu Helen wciąż do niego dzwoniła. Uczyła się na pielęgniarkę. Dziwiłam się, że ktoś taki chce się opiekować pacjentami, lecz pochwaliła się, że wyprowadza się z domu i zdenerwowała mnie sugestią, że Lawrence też powinien. Lawrence nie chciał się wyprowadzić, poza tym nie dałby rady utrzymać dwóch domostw, dlatego na szczęście nie wchodziło to w grę. Syn zaczął się spotykać z dziewczyną z pracy, cichą, nerwową, trochę zastraszoną Bridget. Od razu wyczułam, że Lawrence, Podoba jej się bardziej niż ona jemu i że związek jest jednostronny. Na pewno dzwoniła do niego częściej niż on do niej, a kiedy podniosłam słuchawkę, nieśmiałym szeptem za często powtarzała proszę i dziękuję, ale syn zaczął ćwiczyć. Znowu schudł i zastanawiałam się, czy robi to dla tej myszki. Raz pokazał mi jej zdjęcie. Wyglądała bardzo przeciętnie, oczy miała przesłonięte ciężką grzywką. Trochę odetchnęłam. Lawrence nigdy by mnie dla niej nie zostawił. Mimo to zaczęłam pomagać mu w utrzymywaniu linii. Adoptowanie czy urodzenie dziecka nie wchodziło teraz w rachubę. Nie było takiej możliwości, skończyłam pięćdziesiąt lat. Nie ulegało wątpliwości, że Lawrence jest już dorosły. Mimo to wiedziałam, że się nie wyprowadzi i czułam się bezpieczna. Sen doskonale zdawał sobie sprawę, że sama sobie nie poradzę. Tak, zostanie tutaj ze mną w Awalonie. Rozdział 11. Lawrence. Nie spędzałem w kuchni więcej czasu niż to konieczne, co było trudne, bo kochałem jeść, ale Poprzestawiałem szafki i dużo jedzenia wraz z lodówką przeniosłem do mieszczącej się w piwnicy spiżarni. Chciałem zamurować okno, żebym nie musiał patrzeć na ten grobowiec, ale mama nie pozwoliła. Poszliśmy na kompromis i założyłem żaluzje, których nigdy nie odsłanialiśmy i które wpuszczają mało światła. Nie możemy zatrudnić ogrodnika, nie tylko dlatego, że nas nie stać, więc... Ogrodem i grobem bardzo niechętnie zajmuje się sam. To straszne. Strasznie z czymś takim żyć, ze świadomością morderstwa i trupem w ogrodzie za kuchennym oknem, ale jest za późno, żeby cokolwiek zrobić. Minęło pięć lat, odkąd odkryłem zwłoki. Ponieważ łatwo by było ustalić, że to ja zacementowałem grób i postawiłem nam nim poidełko dla ptaków, zostałbym oskarżony o tuszowanie zbrodni. Po znalezieniu ciała Annie Doyle zacząłem się wszystkiego bać. Jeśli nie mogłem zaufać własnemu ojcu, to komu mogłem? Na pewno nie Helen. Rzuciła mnie dzień po tym, jak dostaliśmy wyniki matur. Zostawiła mnie w paskudnych okolicznościach. Przespała się z chłopakiem z mojej klasy, tym, którym najbardziej mnie dręczył, a on zrobił wszystko, żebym się o tym dowiedział. Miałem to gdzieś. Helen mnie upokorzyła, lecz nie była moją największą miłością. Doszedłem do wniosku, że to już koniec mojego życia seksualnego. Przestałem ćwiczyć i przestrzegać diety babci Fitz. Znowu stałem się gruby, odpychający, a nawet odrażający. Ilekroć widziałem swoje odbicie w oknie wystawowym, szybko się odwracałem, bo robiło mi się niedobrze. Nie mogłem pójść na studia, lecz fakt ten okazał się błogosławieństwem. Podobało mi się w Biurze Świadczeń dla Bezrobotnych, usytuowanym w budynku Apollo House. Mieścił się w samym centrum miasta, wśród sklepów innych biur i pubów. Początkowo naśladowałem innych, ucząc się wypełniania formularzy i przetwarzania wniosków. Było bardzo dużo roboty papierkowej i przez pierwsze miesiące nie załatwiałem podań, tylko dużo przepisywałem przez kalkę, przenosiłem teczki z działu do działu i biegałem po kawę czy herbatę. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku biuro wystawiało czek do zrealizowania choćby na poczcie po drugiej stronie ulicy. Cały proces był ściśle kontrolowany i dobrze zarządzany. Każdy dział, obsadzony przez siedmiu, ośmiu urzędników, załatwiał około pięciuset podań. W każdym pracowało dwóch zwykłych referentów i pięciu starszych, z których jeden sprawował funkcję kierownika. Naszym kierownikiem był Brian. Wdowiec z trójką dorosłych dzieci, nie sprawiał wrażenia bystrego, ale był dla nas bardzo miły. Na początku bałem się bezrobotnych. Dużo słyszałem o nich od ojca, który nazywał ich obi bokami i pasożytami. Myślałem wtedy, że wszyscy są kryminalistami. Chociaż kilku, z którymi miałem do czynienia, rzeczywiście dopiero co wyszło z więzienia, większość była zwykłymi ludźmi, którzy stracili pracę lub jej szukali. Poziom bezrobocia ciągle rósł, więc przychodziły do nas najróżniejsze osoby. Porzucone przez mężów gospodynie domowe w średnim wieku, wyrzuceni ze studiów studenci, pijacy i narkomani. Ojciec mojego dawnego kolegi z klasy, nasz stary rzeźnik, który nie wytrzymywał konkurencji z nowym supermarketem, wszyscy dołączali do tych, którzy nie pracowali nigdy i nigdzie. Kolejka porządowy czek zrównywała wszystkich, jak buldożer ziemię, mimo to nie szli potem wspólnie na kielicha i nie rozmawiali o minionym dniu. Bezrobocia doświadczali podczas długich, samotnych dni spędzanych w domu, żebrząc w parku, pijąc herbatę w taniej kafejce i próbując jakoś przetrwać. Rozumiałem tę samotność, choć nigdy jej nie zaznałem. Petenci zwykle byli dla mnie mili, pewnie uważali, że to ode mnie zależy, czy dostaną pieniądze, czy nie. Owszem, mieliśmy trochę władzy, bo powiedziano mi, że jeśli któryś zachowuje się wyjątkowo agresywnie, rozpatrzenie wniosku zawsze można opóźnić albo, na przykład, zgubić dokumenty. W ciągu kilku miesięcy dowiedziałem się o świecie więcej niż przez całą szkołę i zdobyłem prawdziwych przyjaciół takich, nigdy przedtem nie miałem. Mama tego nie rozumiała i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że jest pod tym względem wyjątkowa. Ona nie miała żadnych przyjaciół. Praca dobrze mi robiła. Nie należała do najtrudniejszych, no i miałem bardzo fajnych kolegów. Nie mogłem uwierzyć swojemu szczęściu. Wstawałem z łóżka i spędzałem dzień z grupą ludzi, którzy nie dręczyli mnie ani nie poniżali. Robiłem coś, co nie zmuszało mnie do zbyt dużego wysiłku, a pod koniec tygodnia jeszcze mi za to płacono. Płacono co prawda niewiele, lecz nie musiałem wydawać na czynsz ani spłacać hipoteki. Więc wystarczało mi na rachunki domowe, wypadł do kina, kilka drinków piątek po pracy i ostatni autobus do domu. W moim dziale pracowali ludzie różnej narodowości i w różnym wieku. Dominik ciągle żył gumę, był DJ-em na dyskotekach w klubie piłkarskim i nie potrafił powiedzieć zdania bez rozumiesz na końcu. Chyba nie chciał przekroczyć trzydziestki i wolałby być w moim wieku. Trochę starsza ode mnie Chinka Sally była tak naprawdę półkoreanką, półirlandką, lecz wychowała się w Tralee. Wszyscy nazywali ją Hinką i w końcu znudziło się jej wieczne poprawianie. Najstarsza z nas, Evelyn, rozgoryczona alkoholiczka paląca papierosa za papierosem, lubiła sprośne dowcipy i miała na koncie kilka mocnych nieudanych związków z chłopakami. Wychowała się w Śródmieściu. Piękna Jane, dziewczyna w moim wieku, Pierwsza lesbijka, którą poznałem, była zupełnie inna niż się spodziewałem. Miała długie włosy i chodziła w spódnicy. Z kolei Arnold, letni ojciec trzech synów, nie lubił dzieci. Kocham moich chłopców, tylko po prostu nie mogę ich znieść. Zawsze nieszczęśliwy i spłukany, stał szczebel wyżej ode mnie, lecz najwyraźniej nie wystarczało mu na utrzymanie pięcioosobowej rodziny. Stanowiliśmy osobliwą mieszaninę. Mimo to dobrze się dogadywaliśmy. Nikt nie wytykał mi mojej wagi. Akceptowano wszystkie dziwactwa i chociaż ze względu na mój południowo-dabliński akcent nazywano mnie szpanerem, robiono to z czułością. Nikt z nas nie marzył w dzieciństwie o karierze w biurze świadczeń dla bezrobotnych. Trafiliśmy do niego z różnych środowisk i prawdopodobnie mieliśmy tam pozostać aż do emerytury. Mimo, że pracowałem dopiero od siedmiu miesięcy, w czerwcu 1982 roku awansowano mnie na starszego referenta i mogłem teraz samodzielnie rozmawiać z interesantami. Dostałem też małą podwyżkę. Chinka sali się wściekła. Tylko dlatego, że jesteś facetem. Ona nie dostała awansu od prawie dwóch lat, ale przecież nie mogłem poradzić nic na to, że urodziłem się chłopakiem. Mama i ja ledwo utrzymywaliśmy się na powierzchni. W biurze spotykałem dziewczyny bardzo miłe i niebrzydkie, ale chociaż nie uciekały z krzykiem na mój widok, do niczego mnie nie zachęcały. Nie podkochiwałem się w nich. Wciąż utrzymywałem kontakt z Helen, która zaliczyła kilku chłopaków i nigdy nie narzekała na brak towarzystwa. To była osobliwa przyjaźń. Mimo, że nie znałem okropniejszej dziewczyny, lubiłem ją za szczerość i za to, że nie boi się mówić tego, co myśli. Gdyby odkryła, że jej ojciec kogoś zabił, najpierw spuściłaby mu pewnie tęgie manto, a dopiero potem wezwała policję. Interesowała się moim życiem seksualnym, jakby rościła sobie prawo do dawnej własności. — A czego nie poderwiesz jakiejś grubaski? — tak rozumiała pragmatyzm. — Grubaski krępują się pewnie tak jak ty — Musisz się zacząć w końcu umawiać, bo do końca życia nie odczepisz się od swojej stukniętej matki. Nie podobało mi się, że zawsze nazywała ją niezrównoważoną albo stukniętą. Uważałem, że Helen jest niesprawiedliwa. Powiem ci, co jest niesprawiedliwe, odparła. Niesprawiedliwe jest to, że ta wariatka nie pozwala ci się wyprowadzić i chce, żebyś doglądał jej do końca życia. Gdyby sprzedała ten pieprzony dom, moglibyście kupić dwa mieszkania. I wolność Tomku w swoim domku to idiotyczne zachowujesz się tak, jakby była twoją żoną, a nie matką drażliwa kwestia. Nawet koledzy z pracy mi to mówili. Po prostu nie rozumieli. Lubiłem Awalon. Był wielki. Nieźle dogadywałem się z matką i nie miałem serca zostawić jej samej. Mama była inna. Nie zniosłaby myśli o przeprowadce do mieszkania. Nie miałem powodu zmieniać swojej sytuacji domowej. Poza tym nie chciałem zostawiać jej trupem w ogrodzie, choć co dziwne, przejmowałem się tym bardziej niż ona. Może kiedyś, kiedy zakocham się jej ożeniem, może wtedy się nad tym zastanowię, choć to mało prawdopodobne. Pod koniec lata 1984 roku wydarzyły się dwie rzeczy. Do biura przyszła nowa pracownica Bridget Go. Zauważyłem ją dopiero wtedy, kiedy Jane powiedziała, że ktoś na mnie leci. Jak się okazało, kiedyś przetrzymałem dla Bridget drzwi, a raz ustąpiłem jej miejsca w pokoju socjalnym. Miała 18 lat i była sekretarką jednego z kierowników pana Monroe. Według Jane, wypytywała o mnie, chciała się dowiedzieć, gdzie mieszkam i czy jestem żonaty. Zamurowało mnie: Ktoś leci na mnie? Jane mi ją pokazała. Bridget okazała się normalnie wyglądającą dziewczyną o brązowych włosach do ramion. Może miała lekką nadwagę, no i dużego zeza, lecz na pewno nie była dziwolągiem takim jak ja. Jane i Sally postanowiły mnie wyswatać i wciągnęły do spisku wszystkich kumpli z pracy. To było naprawdę żenujące. Pewnego piątkowego wieczoru, gdy jak zwykle szliśmy do Maligana, zaprosili Bridget i posadzili ją obok mnie. Po pierwszej kolejce Arnold poszedł do baru i wrócił z drinkami tylko dla niej i dla mnie, a wtedy wszyscy zaczęli wymyślać jakieś wymówki i zbierać się do wyjścia. Wiedziałem, że jedynie przenoszą się do najbliższego pubu. Przez jakiś czas Bridget i ja siedzieliśmy bez słowa. Wyśliłem się na grzeczność. Więc e, podoba ci się w pracy? Tak! Spojrzała na mnie rozpromieniona. Zapadła cisza. Pan Monroe dobrze cię traktuje? Tak! Znowu zamykliśmy. Masz jakieś hobby? Przypomniało mi się, że identyczne pytanie zadałem w liście swojemu korespondencyjnemu koledze z Niemiec, kiedy miałem 10 lat. Tak, fotografię! Odparła uśmiechając się do mnie, głupkowato, i patrząc na mnie zdrowym okiem. To zjazowate patrzyło na ubrudzony nikotyną sufit. W tym momencie chyba zdała sobie sprawę, że ona też powinna wnieść coś do rozmowy. Mówiła bardzo szybko, prawie nie robiąc przerw na oddech. Lubię fotografować zwyczajne rzeczy. Liście, krople wody na szklance, stojące w pokoju krzesło, albo śmieciarkę na końcu ulicy. Kiedy miałam 14 lat, wygrałam aparat na szkolnej loterii fantowej. Był bardzo dobry i od tej pory robię zdjęcia. Super. Wiesz, byłeś pierwszą osobą, która odezwała się do mnie w biurze. Pracowałam już od dwóch tygodni i oprócz pana Monroe i Geraldin nikt do mnie nie zagadał, bo wszyscy rozmawiali tylko o pracy. No wiesz, kto co robi i tak dalej, a wtedy 5 czerwca, dobrze pamiętam, bo 5 są moje urodziny. Więc 5 czerwca wychodziłam z damskiej toalety, a ty wychodząc z męskiej, wpadłeś na mnie i powiedziałeś, przepraszam. E, byłeś taki miły, bardzo mi się podobało. Bridget należała najwyraźniej do osób, na które nikt nie zwracał większej uwagi. A potem w pokoju socjalnym zaproponowałeś, żebym usiadł obok sali i ona zaczęła ze mną rozmawiać, więc gdyby nie ty, w ogóle nikt by się do mnie nie odzywał. Wiedziałem, jak to jest być ignorowanym, ale nie byłem pewien, jak to jest być niezauważanym. To chyba dwa zupełnie różne doświadczenia. No tak, cieszę się, że się zadomowiłaś. Mieszkasz gdzieś w pobliżu? Tak, niedaleko. Mam mieszkanie w Redmines. E, — Kawalerkę. Jestem z Eton. Dasz mi swój numer? Przynajmniej tyle mogłem zrobić. Bridget poszperała w torebce, wyjęła długopis, przesunęła bliżej podkładkę pod kufel i zapisała na niej swoje imię oraz numer telefonu. Zamiast kropki nad i narysowała serduszko. Wielkie dzięki, powiedziała. Gdyby tylko potrzebujący byli powabni. Teatralnym gestem schowałem podkładkę do kieszeni na piersi. Wtedy Bridget nadstawiła policzek do pocałowania, lecz celowo źle ją zrozumiałem i poprawiłem apaszkę, która sunęła się jej na ramię. Wstałem, obiecując, że zadzwonię. Wzięła torebkę i poszliśmy do wyjścia. Cały czas patrzyła na mnie wyczekująco i wiedziałem, że powinienem powiedzieć, kiedy zadzwonię. Ale zachowałem się jak tchórz i tylko pomachałem jej na do widzenia. Tego samego dnia przed południem doszło do innego istotnego wydarzenia. Siedziałem w nowych wnioskach, przeglądając dokumenty interesantów, gdy na krześle naprzeciwko mnie usiadł jakiś mężczyzna. Nie podniosłem wzroku, bo pisałem coś na formularzu poprzedniego petenta i poprosiłem, żeby chwilę zaczekał. Mężczyzna bez słowa położył na biurku badanie o zasiłek. Dokończyłem formularz i dopiero wtedy spojrzałem na nowego klienta. Był krzepki i przysadzisty, i nie od razu go poznałem. W pierwszej chwili nie powiedziało mi nic nawet nazwisko na górze formularza i oświeciło mnie dopiero wtedy, gdy spojrzałem mu w oczy. Jerry Doyle. W dokumentach figurował jako Gerald, ojciec Annie. Ileż to razy przeglądałem wycinki z gazet, zwłaszcza z tej konferencji prasowej. Przez te lata stracił trochę włosów, a te, które zostały, były siwe. Twarz miał teraz bardziej rumianą i nalaną. Odkaszlnąłem i poprawiłem się na krześle. Przeprosiłem go i wyszedłem zaczerpnąć powietrza. Zrobiło mi się niedobrze, ale wziąłem się w garść i wróciłem do biurka. Przejrzałem jego dane. Wydawało mi się, że na jego twarzy widzę smutek po stracie Ani. Rozstał się z żoną Polin. Byli w separacji. Ma pan kogoś na utrzymaniu? Spytałem. Jerry Doyle wziął głęboki oddech. Nie. Mam dwie córki, Eni i Karen, ale są już dorosłe. Wyraźnie wstydził się tego, że pierwszy raz w życiu jest bezrobotny. Robiłem wszystko, żeby się odprężył. To nie pana wina, powiedziałem ze sztucznym przekonaniem. Po prostu tak teraz jest, ale gospodarka wkrótce ruszy. Uśmiechnął się do mnie. Poprosiłem go o formularz P45. Metrykę, adres, numer ubezpieczenia społecznego i historię zatrudnienia. Potrzebował pomocy w wypełnianiu formularza. Przyznał, że kiepsko czyta i pisze, bo zawsze wykonywał tylko prace fizyczne. W 1966 roku zatrudnił się w piekarni Fallona, gdzie pracował do tej pory. Przedtem był robotnikiem drogowym w Dublin Corporation. Piekarnia od dawna przynosiła straty, a stary pan Fallon. I właściciel coraz bardziej podupadał na zdrowiu i nie mógł już pracować. Nie mógł też sprzedać piekarni, bo nie było chętnych do jej kupna. Dlatego zrezygnował z wynajmowanego lokalu i zlikwidował interes. Żona zostawiła Jerego, przeprowadziła się do siostry i Doyle mieszkał teraz sam w domu komunalnym przy Pierce Street, niedaleko naszego biura. Nie miał żadnych oszczędności. Nigdy dużo nie zarabiał i wszystko wydawał na dom lub rodzinę. Odkąd się rozstali, oddawał żonie dokładnie połowę zarobków. Polin pracowała w kiosku z prasą, dopóki samopoczucie nie zmusiło jej do przejścia na emeryturę. Samopoczucie? Nie zrozumiałem. Tak, często się denerwuje. Przykro mi, naprawdę było mi przykro i dobrze wiedziałem, jakie jest źródło jej depresji. Chciałem powiedzieć coś miłego, dać mu odczuć, że rozumiem jego ból, ale nie powiedziałem nic. Kiedy skończyliśmy, Jerry wstał i uścisnęliśmy sobie ręce. Dzięki, że mi pan to ułatwił. Bałem się tego dnia od miesięcy. Rozumiem. Nikt nie chce tu być. Po wyjściu z pubu. Zamiast pójść coś zjeść, poszedłem na Pierce Street i pół godziny stałem przed jego domem. Adres pamiętałem z formularza. Była to zwykła komunalna czynszówka z lat 60., dwie sypialnie. Ponieważ Jerry był w separacji i mieszkał teraz sam, miasto powinno go przenieść gdzie indziej, ale czując się za niego odpowiedzialny, zaznaczyłem w formularzu jeden pokój. Dość przeszedł i bez tego. Wszystkie okna były brudne. Pod drzwiami leżały nawiane przez wiatr liście. Nikt tam nie wchodził, ani stamtąd nie wychodził. Nie wiedziałem nawet, czy Jerry w ogóle jest w domu, lecz rozstroiła mnie myśl, że może gapi się samotnie w telewizor, próbując choć na chwilę zapomnieć o zaginionej córce. Ruszyłem w stronę przystanku autobusowego, ale uświadomiłem sobie, że wcale nie chcę wracać do domu. Jeszcze nie. Właśnie miałem budkę telefoniczną. Wygrzebałem z kieszeni kilka monet, wyjąłem podkładkę pod piwo i wybrałem numer. Ktoś odebrał choć dopiero po dziewięciu sygnałach. Szybko nacisnąłem guzik A i monety wpadły z brzękiem do aparatu. Tak? Czyjś bezcielesny głos. Starszej kobiety, na pewno nie Bridget. Czy mogę rozmawiać z Bridget? Przeciągłe westchnienie. <słuch> Mieszka pod czwórką na samej górze. Będzie pan musiał zaczekać. Strzesnęła słuchawka odłożona na coś twardego i usłyszałem, że powłócząc nogami, moja rozmówczyni człapie na górę. Włożyłem do otworu kolejną pięciopęsówkę. Czekałem. — Halo? Tatuś? — zaniepokojony głos Bridget. — Cześć, to ja, Lawrence. — Cisza. Nie było mnie stać na tę ciszę. Pięciopęsówka wylądowała w brzuchu aparatu. Tak sobie pomyślałem, że może bym do ciebie wpadł. Teraz do mnie tutaj? w jej głosie zabrzmiała histeryczna nuta. Zerknąłem na zegarek, było wpół do jedenastej. E, jeśli jest za późno. Nie, nie, ależ skąd? Tak, koniecznie wpadnij. Na pewno. Zastanawiałem się, czy zdąży podać mi adres, zanim telefon pożre kolejną monetę. Musiałem ją u niego poprosić. Gdy 20 minut później dotarłem na miejsce, myślałem tylko o jednym. Kiedy otworzyła drzwi, pocałowałem ją w usta i wepchnąłem do korytarza. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby zaprotestowała, lecz wydawała się równie chętna jak ja. Weszliśmy schodami do małej kliski na ostatnim piętrze. Wszystkie ściany były oklejone fotografiami, dziwnymi zdjęciami włóczęgi, żebrzącego na ulicy ręki dziecka, drugowskazu, samochodowego dekla itd. W mieszkaniu było przez to jeszcze bardziej klaustrofobicznie. W kącie stało pojedyncze łóżko, w drugim lodówka, a na lodówce kuchenka elektryczna. Poczułem się jak olbrzym, jak potężny wielkolud. Siedem minut później doszedłem w niej z zaciśniętymi powiekami, próbując nie myśleć o Annie Doyle i nienawidząc siebie za to. Wielkie dzięki, powiedziała. Otworzyłem oczy, wróciłem do rzeczywistości i ujrzałem nagą Bridget. Jej skóra, choć lekko zaczerwieniona z wysiłku, była zupełnie gładka, a piersi pełne i jędrne. Obejmowała nogami zwały tłuszczu na moich bokach i wyglądało na to, że jest mi wdzięczna. Od razu przykryła się kocem. Ja dałem nura pod prześcieradło. Przepraszam, że tak szybko skończyłem. Traktuję to jak komplement. Nie wiedziałam, tam w pubie nie byłam pewna, czy, ale teraz już wiem, że ty też o mnie myślałeś. Próbowałem wykrzesać z siebie jakieś wyrzuty sumienia, ale czy w tym, co zrobiliśmy, było coś złego? Przecież o, oboje tego chcieliśmy. Bridget siedziała bokiem do mnie, więc widziałem tylko jej zdrowe oko. W świetle trzydziestowatowej żarówki w jej witalności, niewinności, lecz głównie w zaskakującej pewności siebie było coś pociągającego. Wzięła aparat i zrobiła zdjęcie mojego buta. Wyszedłem z trasu. Musiałem wracać do domu. Pozbierałem ubranie, które porozrzucałem jak szalony i wstydząc się swojej tuszy, tak jak przed laty w sypialni Helen, odwróciłem się, żeby je włożyć. Bridget podeszła do mnie od tyłu, pocałowała w ramię i sięgnęła po szlafrok. Musisz iść? Spytała zawiedziona. Tak, mama, mama nie lubi kiedy, roześmiała się. Jesteś taki zabawny, taki słodki. Wiedziałem, że bardzo się myli. Położyłem rękę na klamce. Do zobaczenia nie dokończyła. — W poniedziałek — odparłem. — Tak, do zobaczenia w poniedziałek. Nie obejrzałem się, lecz schodząc na dół i wychodząc na ulicę pogrążoną w pomarańczowym blasku latarni, wyczuwałem jej niepewność. Nie miałem pojęcia, co się przed chwilą stało. Czyżby zupełnie mi odwaliło? — Właściwie, co się między nami działo? Do jej drzwi doprowadziła mnie żądza. Byłem pewny tylko tego. Następnego dnia rano poinformowałem matkę, że przechodzę na dietę i zamierzam regularnie ćwiczyć. Poprosiłem, żeby wykreśliła z listy zakupów chleb, chipsy, cukierki i ziemniaki. O Lori, to fantastyczny pomysł wykrzyknęła z entuzjazmem. Wypożyczymy z biblioteki kilka książek na temat odchudzania i wszystko sobie zaplanujemy zrobiła pauzę. Chcesz zaimponować jakiejś dziewczynie? Niewykluczone, odparłem. Wiedziałem, że mama ma obawy co do mojego rankowania, ale nie byłem pewny, czy chodzi jej o to, że jakaś dziewczyna mogłaby mnie zranić, czy o to, żebym się nie wyprowadził. Komuś z pracy? Tak. Z szafki w łazience zdjąłem wagę, odkurzyłem ją i stanąłem na niej z ostrożnością ponad stu kilogramowego spaślaka. Czekało mnie dużo pracy. W ten weekend przeszedłem 8 kilometrów, choć od chwili, gdy przed trzema laty wyprowadziła się babcia Fitz, pokonywałem na piechotę odległość niewiele większą niż długość mojego ciała. Próbowałem nawet zrobić kilka pompek, lecz skończyło się na tym, że naciągnąłem mięsień w ramieniu. W piątek po wypadzie do Maligana znów uprawialiśmy seks w jej ciemnej, schludnej kawalerce i chociaż tym razem robiliśmy to mniej gwałtownie i gorączkowo, w Wciąż miałem mocno zaciśnięte powieki, bo nie mogłem patrzeć na uśmiechającą się do mnie Bridget. Użyłem prezerwatyw, które dostałem od Arnolda i pomyślałem, że muszę zacząć je kupować u mojego obleśnego fryzjera. W następnych tygodniach spotykałem się z nią podczas przerw pracy, a czasem chodziliśmy na lunch albo wychodziliśmy na piwo w weekend. Nie dotrzymałem słowa, że nie będę się śpieszył, ale chyba nie miała nic przeciwko temu. Śledziłem też Jerry Doyla. Wystawałem przed jego domem i wyczaiłem, gdzie chodzi codziennie na Kilicha. Chodził do Scanlona, knajpki oddalonej o kilka kroków od naszego biura i z biegiem czasu udało mi się namówić kolegów, żeby z naszej przenieść się do tej. Był to tradycyjny dubliński pub, gdzie przychodziła mieszana klientela złożona głównie ze starszych miejscowych bywalców, pijących Guinnessa i palących Majory w paczkach po dziesięć sztuk. Serwowano tam zapiekane kanapki, najnowszy hit kulinarny, które przyciągały sporo gości. Najtrudniej było przekonać alkoholiczkę Evelyn. Była niewolnicą własnych nawyków. Dlatego jedzenie stanowiło dla niej pokusę dużo mniejszą niż knajpa, której właściciela dobrze znała. Znała także jego ojca i psa. Wiedziała nawet, kiedy ostatnio wymieniono tapetę. Nie lubiła zmian. A ponieważ uchodziła za naszą pijacką prowodyrkę, trudno ją było przekabacić. Lecz kiedy zdała sobie sprawę, że jeśli z nami nie pójdzie, Grozi jej picie w samotności, zaczęła śpiewać inaczej. Od czasu do czasu widywałem tam Jerego i kiwaliśmy sobie głową na powitanie, ale ja chciałem dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Łaknąłem jego towarzystwa. Kiwanie głową przeszło z mojej strony w pozdrowienia, na które chętnie odpowiadał, a kiedy miał przyjść do nas na rejestrację, na ochotnika zgłosiłem się do odpowiedniego okienka, żeby zamienić z nim kilka słów. Ja. Zawsze uprzejmy i przyjacielski. Uważając, że powinienem zrobić dla niego coś więcej, zaznaczyłem w podaniu, że ma na utrzymaniu dwoje dzieci. Podrobiłem pismo Dominika, byłem w tym dobry, po czym wysłałem je do stosownego działu. Trzy tygodnie później Jerry zauważył mnie uskandlona i poprosił mnie na słowo. Ktoś dał mi podwyżkę szepnął. Udałem, że o niczym nie wiem. W zeszłym tygodniu dostałem trzydzieści funtów więcej. Tak? Cóż, urzędnicy robią mnóstwo błędów. Na pana miejscu zatrzymałbym to dla siebie. Poważnie? Nie będę miał przez to kłopotów? Jeśli to nie pana wina, na pewno nie. W razie czego udam, że nic nie zauważyłem. Puściłem do niego oko i postukałem się w nos. Chciał mi postawić piwo, lecz odmówiłem i wróciłem do Bridget i reszty. To była drobnostka, ale przynajmniej coś dla niego zrobiłem. Gdy w kącie pabu wzniósł za mnie toast, ja wzniosłem toast za niego. Pilnie kontynuowałem program odchudzania i powoli znów zaczęły mi znikać podbródki i pokazały się stopy. Początkowo wszędzie chodziłem na piechotę. Bieganie od razu skreśliłem, bo byłem za słaby fizycznie, poza tym wszyscy by się ze mnie śmiali. Ćwiczyłem w swoim pokoju, a potem mama kupiła mi na gwiazdkę workout Jane Fondy, co było miłym prezentem pod wieloma względami. To dziwne, lecz wkrótce, bez żadnego wysiłku, prawie zupełnie przestałem mieć apetyt. Stałem się nagle kłębkiem energii, zbyt żywotnym, aby chodzić spać. Wcześnie wstawałem i późno się kładłem. Nie potrafię wytłumaczyć dlaczego. Jakby ktoś pstryknął przełącznikiem w mojej głowie. Jadłem jedną czwartą tego, co kiedyś, czyli prawdopodobnie tyle, ile powinien jeść normalny człowiek. Czy mi się tylko wydaje, czy jesteś teraz dużo szczuplejszy, niż kiedy się poznaliśmy? Spytała Bridget pewnej soboty rano o seksie. Nikomu nie mówiłem, że zamierzam schudnąć, chociaż w pracy zauważono, że jem na lunch dużo mniej. Spotykaliśmy się od pół roku i przez ten czas ani razu nie wspomniała o mojej tuszy. Bardzo to doceniałem. Jakby w ogóle nie zauważyła, że jestem gruby. Byłem jej wdzięczny. Dlatego jej pytanie mnie ucieszyło. Tak, odparłem. Chyba tak, staram się zdrowiej żyć. Jesteś przystojny bez względu na swoją wagę. Nie należeliśmy do romantycznych par i rzadko kiedy prawiliśmy sobie takie komplementy, więc trochę mnie zaskoczyła. Dotarło do mnie, że powinienem się zrewanżować. Ty też jesteś słodka. Uśmiechnęła się promiennie. Zakorzeniła się we mnie świadomość, że jestem jej coś winien. Poza tym potrafiła być świetną kompanką, lecz jej nie kochałem i na jej widok zalewała mnie jedynie fala ciepła i serdeczności. Miałem nadzieję, że z czasem zmieni się to w coś prawdziwszego. Oczywiście, wychodząc z kina pewnego wieczoru, wpadliśmy na Helen. Kompletnie pijana wracała z pubu z bandą znajomków. Możesz, kurwa! ryknęła. Co ja widzę? Gdzieś ty zgubił połowę cielska. Przedstawiłem jej Bridget jako swoją dziewczynę. Dziewczyna? powtórzyła Helen z niepotrzebną dozą niedowierzania. Tak! potwierdziła zdecydowanie Bridget. Proszę, proszę! Helen puściła do mnie oko. Więc pewnie ją bzykasz, co? Chodźcie do mnie, robię imprezę. Właśnie skończyłam szkółkę i od dzisiaj jestem kurwa pielęgniarką. Dacie wiarę? Grzecznie odmówiłem, ale wmusiła we mnie swój adres i numer telefonu na wypadek, gdybyśmy zmienili zdanie, a potem, wrzeszcząc, pobiegła za kumplami. Co to za okropna dziewczyna? Spytała Bridget. Moja dawna sąsiadka straszna, prawda? Roześmialiśmy się i pocałowałem ją w usta, ciesząc się, że to nie Helen. Dobrze się między nami układało. Tworzyliśmy solidną parę, dopóki w sierpniu 1985 roku nie spotkałem Karen. Rozdział 12. Karen. Po tym, jak Iwon przekazała mi, co na temat podejrzanego o morderstwo powiedział jej James, musiałam kilka tygodni odczekać. Chyba po to, żeby ostatecznie pogodzić się z prawdą. Nie, żeby ta wiadomość całkowicie mnie zaskoczyła, ale domyślać się, a wiedzieć na pewno to dwie różne rzeczy. Emi nie żyła. O'Tull wciąż pracował tam, gdzie kiedyś. Wiele lat temu kompletnie zignorowano moją skargę, a może nie potraktowano jej poważnie, bo napisała ją siostra prostytutki narkomanki. O'Tull wiedział o moim liście. Uśmiechnął się szeroko, kiedy do niego przyszłam. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Z roku na rok jesteś piękniejsza. Posłałam mu słodki uśmiech. Po kilku miesiącach pracy w modelingu nabrałam pewności siebie i byłam gotowa jej użyć. Declan powiedziałam, zwracając się do niego po imieniu Chciałam się tylko dowiedzieć, czy są jakieś nowe wiadomości w sprawie mojej siostry. Naprawdę? O ile sobie przypominam, bardzo się skarżyłaś na sposób, w jaki prowadziłem śledztwo. Wiem, przepraszam. Przeżywałam trudny okres, byłam strzemkiem nerwów. To, na pewno. Słyszałam, że detektyw Mooney nie żyje. Przykro mi. Moje słowa go chyba poruszyły, bo przesunął ręką po oczach. Tak, to bardzo smutne. Dobry był z niego chłopak. To prawda. Podobno podejrzewał kogoś o morderstwo mojej siostry. Otul odchylił się do tyłu. Pierwsze słyszę. Tak, kogoś, kogo żeście przesłuchiwali. Skąd o tym wiesz? Pokręciłam głową, nie chcąc zdradzać i nic więcej. Munej to sobie UBZDURAŁ. miał dużą wyobraźnię. Chciałabym się dowiedzieć, kogo podejrzewał. Słyszałam, że kogoś bardzo wpływowego. Karen, 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 Karen. Musisz z tym skończyć. Ile to już lat? Pięć? Nie było żadnego podejrzanego. Było tylko kilka hipotez. A ten samochód? Jaki samochód? Jaguar, którego widziano przed domem Eni. No i co z nim? Znaleźliście go? Nie. Powie mi pan, jaki to był model? Jakiego koloru? Ołtul podniósł rękę w geście, który mówił, że nie zamierza mi pomagać. Nie kąsaj ręki, która cię karmi. Chlusnęłaś mi piwem w twarz. Mój przyklejony uśmiech zniknął. Ołtul świetnie się bawił. Wal się śmiechem. Oto to, oto. Pod tą fryzurą i doskonałym makijażem wciąż kryje się mała ruda ulicznica. Nie wyglądasz już na tanią, jak przedtem, ale myślę, że za dwadzieścia funtów mogłbym cię mieć. Luksusowa dziwka to wciąż dziwka. Wychodząc, słyszałam jego śmiech. On i tak już nie żyje krzyknął. Odwróciłam się. Kto? Gość, który według Mune ją zabił. Umarł półtora miesiąca później, więc chyba jesteście kwita. Kto to był? Ołtulu znów odchylił się do tyłu, założył ręce za głowę i ruchem podbródka wskazał krocze. — Ta informacja kosztuje. Tym razem nie przystanęłam. I szłam, aż dotarłam do domu i otrząsnęłam się z gniewu i oburzenia na tak zwany wymiar sprawiedliwości. Choć Eni nie żyła, wciąż chciałam poznać nazwisko mordercy. W domu przejrzałam sto wycinków prasowych, które przechowywałam od jej zaginięcia. W niektórych wspominano o zabytkowym samochodzie — Mogłabym zacząć od tego. Zadzwoniłam do znajomego, który serwisował furgonetki z pralni i bez słowa wyjaśnienia spytałam go, co wie o zabytkowych samochodach z górnej półki. Okazało się, że nie wie nic. Ale miał kumpla, który zajmował się ich renowacją. Obiecał do niego przekręcić i wypytać. Zaraz po powrocie do domu Desi spytał mnie, po co dzwoniłam do ich mechanika. Wieści rozchodziły się lotem błyskawicy. Opowiedziałam mu o wizycie u otula, łagodząc wulgarne szczegóły. Myślałam, że on też wpadnie w gniew, dowiedziawszy się, że policja kogoś podejrzewa lub podejrzewała, ale wkurzył się jedynie tym, że w ogóle poszłam na policję. To tylko spekulacje i domysły. Dlaczego nie możesz sobie odpuścić? Za kogo ty się uważasz? Za Nancy Drew? Jeśli gliniarze nie mogli go znaleźć, skąd pewność, że uda się akurat tobie? Bo ja chcę wiedzieć dlaczego. To wielka różnica. A jeśli powód jest straszny? Jeśli lepiej by było, gdybyś nigdy go nie poznała? Chcę się tylko dowiedzieć, kto to był. I co teraz zrobisz? Pójdziesz na cmentarz i go wykopiesz? Nie mogłam uwierzyć, że potrafi być taki złośliwy. Dlaczego tego nie rozumiał? Po prostu po prostu nie mogę o niej zapomnieć. Policja miała podejrzanego: mordercę, który być może zabił już przedtem i zniszczył inną rodzinę. Ale ten morderca nie żyje. Nie wiadomo. Nie ufam Otulowi, to dupek. Posłuchaj samej siebie. Chcesz wytropić trupa. Wiesz, jak to brzmi? To była nasza największa kłótnia. Chwyciłam torebkę i płaszcz i wyszłam, trzaskając drzwiami. Musiałam powiedzieć musi i tacie. Zadzwoniłam do mamy, lecz okazało się, że jest na mszy, co mnie nie zaskoczyło. Odkąd odebrano nam Eni, musia stała się obsesyjną dewotką. Dwa, trzy razy dziennie chodziła do kościoła, żeby pomodlić się za powrót córki, i miała wyrzuty sumienia, ilekroć nie poszła. Wsiadłam do autobusu i pojechałam do taty. Latem zwolniono go z pracy i teraz wieczór w wieczór przepijał zasiłek. Nie sądzę, żeby był alkoholikiem, po prostu chodził do pubu dla towarzystwa. Bez rodziny i kolegów z pracy czuł się samotny. Zwykle zabierał ze sobą evening press i udawał, że czyta. Bardzo się wstydził, że jest pół analfabetą. Myślę, że dlatego był taki surowy dla Emi, kiedy chodziła do szkoły. Nie chciał, żeby skończyła jak on. Nie zastałam go w domu, ale nie musiałam wytężać wyobraźni, żeby znaleźć go u Scanlona. Bardzo ucieszył się na mój widok, jak to po trzech dużych kuflach Guinnessa. Moja piękna córeczka objął mnie na powitanie. Czyż nie jest wspaniała? spytał barmana, który z zażenowaniem kiwnął głową. Może powinnam była zaczekać, aż wytrzeźwieje. Odkąd Iwon opowiedziała mi o odkryciach swego syna, nic im nie mówiłam ani jemu, ani mamie. Lecz gdy usiedliśmy przy stoliku w kącie sali, postanowiłam jednak przekazać mu najnowsze informacje na temat Eni, nie wspominając o wulgarnych aluzjach o Wysłuchał mnie i przez chwilę milczał, ale potem zatrzęsły mu się ramiona i zwilgotniały oczy. To moja wina. Powinienem był pozwolić jej zatrzymać dziecko. W domu nic by się im nie stało. Przerwał nam młody mężczyzna w sztruksowej marynarce, który siedział przy sąsiednim stoliku z kolegami. E, wszystko w porządku? spytał łagodnie. Zmieszałam się i zdenerwowałam, a tato wziął głęboki oddech, żeby stłumić szloch. Tak, dzięki, odparłam. To tylko sprawy rodzinne. Tata podniósł rękę. Przepraszam, nic nam nie jest. To sprawy osobiste. Karen, ten chłopak pracuje w biurze świadczeń, gdzie pobieram zasiłek. Tu, zaraz na końcu ulicy. Jak ci na imię, synu? Lorenz, odparł ten w marynarce. Przepraszam, nie chciałem przeszkadzać. Po prostu zauważyłem, że jesteście Państwo no, zdenerwowani. Trochę się zirytowałam, że nam przerwał, lecz kiedy wyciągnął do mnie rękę i zobaczyłam jego twarz, wyczytałam w niej szczere zatroskanie. — Lorenz bardzo mi pomógł — powiedział tata. — Karen jest moją córką. — Cześć — rzuciłam. — Cześć. Zostawię was samych. Jeszcze raz yy, przepraszam. Mężczyzna odszedł i wrócił do znajomych. Chyba z pracy. — Przepraszam, skarbie, to tylko szok. Nawet po tylu latach wciąż miałem nadzieję, że Annie wejdzie tu kiedyś z tą swoją zadziorną miną i poprosi mnie o pieniądze. Ale w głębi serca chyba o tym wiedziałem. I ołtul mówi, że ten facet nie żyje zawsze to coś. Kiedy tata tak to ujął, dotarło do mnie, że ołtul raczej nie kłamał, twierdząc, że podejrzany nie żyje. Od Iwon wiedziałem, że gdyby James Mooney miał mocne powody do podejrzeń, zająłby się sprawą sam. Umarł ledwie przed dwoma laty, a według ołtula podejrzany nie żył już od pięciu. Jak umarł, gdzie go pochowano i co ważniejsze, jeśli rzeczywiście zabił Eni, gdzie ukrył jej ciało? Matka tego nie zniesie, dodał tata: Możesz jej nie mówić, miał rację. Mamę chroniła wiara, bez względu na to jak błędna. Nie musiałam jej mówić. Niczego by to nie zmieniło. Zaprowadziłam go do domu i zrobiłam mu kawę. Spytałam, czy mogłabym przenocować w moim dawnym pokoju, naszym dawnym pokoju, moim i Eni. Tata uniósł u brwi. Pokłóciłeś się z Desim? Nie chcę o tym rozmawiać. Zrobił ci krzywdę? Jeśli podniósł na ciebie rękę. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Jutro wrócę do domu. Po prostu potrzebuję trochę przestrzeni. Znalazłam starą koszulę nocną musi i poszłam do sypialni. Włączyłam radio, żeby przestać myśleć o siostrze, o tym, że jej duch wypełnia cały pokój. Feed the World. Znowu puszczali tę piosenkę. Przed kilkoma tygodniami odbył się w Londynie wielki koncert promujący zbiórkę pieniędzy na ofiary głodu w Etiopii i w telewizji mówiło się ostatnio tylko o tym. Ciągle pokazywano malutkie dzieci ze sterczącymi kośćmi i rozdętymi powietrzem brzuchami. My też zrobiliśmy charytatywny pokaz mody. Kilka modelek poleciało nawet do Londynu na koncert Live Aid. Zaproponowałam Desiemu, że zdobędę bilety i pojedziemy tam na weekend, ale znów zaczął jęczeć o oszczędzeniu na dom i założeniu rodziny. Za młodo wyszłam za mąż. Iwon miała rację. I to nie dzieląca nas różnica wieku stanowiła problem. Po prostu się przy Desim dusiłam. Nie był dla mnie odpowiednim mężczyzną. Od dawna o tym wiedziałam, lecz nie chciałam przyznać tego sama przed sobą. Nie chodziło tylko o sprawę Emmy. Zawsze mnie wypytywał, gdzie będę pozowała, w jakiej scenografii, w jakich ubraniach. No, po każdej sesji natychmiast żądał zdjęć. Chciał poznać Iwon. Jak dotąd udawało mi się go od tego odwieść. czułam, że jest za późno, żeby uratować nasze małżeństwo. Czy znajdę kiedyś sposób na to, żeby znowu zakochać się w swoim mężu? Chciałam nawet do niego zadzwonić, żeby wiedział, gdzie jestem, ale musiałam zejść na dół, a potem wrócić na górę i zbudziłabym tatę. Zaciągając zasłony, wyjrzałam na ulicę i wydawało mi się, że widzę mężczyznę z biura zasiłków tego, z pubu. Patrzył na nasz dom, lecz wkrótce odszedł. Wróciłam do domu na zajutrz. Desi kipiał gniewem. Mogłaś zadzwonić! Umierałem z niepokoju! Kto jak kto, ale ty powinnaś wiedzieć, jak to jest, kiedy ktoś nagle znika! Miałam zamiar go przeprosić, ale wyprowadził mnie z równowagi. Ja nie zniknęłam. Gdybyś naprawdę się martwił, zadzwoniłbyś do ojca. Eni też nie zniknęła. Została zamordowana. Policja wie o tym od lat, tylko uważa, że taką drobnostką nie warto nas niepokoić. Desi położył mi ręce na ramionach. Pozwoliłam mu się objąć, bo nie mogłam zrobić nic innego. Przepraszam, skarbie. Dobrze, odrzekłam. Po prostu o tym zapomnijmy. Tylko, że wcale nie miałam takiego zamiaru. Chociaż w następnych tygodniach dostałam kilka zleceń i byłam dość zajęta, udało mi się namierzyć dziewczynę, która widziała zabytkowego Jaguara i z nią spotkać. Mieszkała w tej samej czynszówce co Eni. Pamiętałam, że pracuje w supermarkecie Williamsa przy Bagot Street i tam ją znalazłam. Przyjęła mnie lodowato, mówiąc, że gdyby wiedziała, co się dzieje w ich domu, natychmiast by się wyprowadziła. Przypuszczam, że chodziło jej o prostytucję. Powiedziała już wszystko policji i nie miała nic więcej do dodania. Poprosiłam, żeby zerknęła na kilka broszur z zabytkowymi samochodami, które wyprosiłam od pewnego starca, obleśnego dilera i zawęziłyśmy obszar poszukiwań do jaguarów. Sedanów wyprodukowanych w latach 1950-1960. Powiedziała, że widziała kierowcę tylko dwa razy, ale wyglądał na zamożnego. Miał na sobie prążkowany garnitur i naciągnięty na oczy filcowy kapelusz. Mężczyzna był średniego wzrostu, chyba bez wąsów i brody. Nie wyróżniał się niczym szczególnym. Wieku nie potrafiła określić, bo nie widziała twarzy. Natomiast auto parkował za rogiem ulicy i w ciągu mniej więcej pół roku widywała je częściej niż jego. Raz widziała, jak ten mężczyzna z niego wysiadał, innym razem jak żegnał się z Eni w drzwiach. Po jej zaginięciu już go więcej nie zobaczyła. Ani jego, ani samochodu, choć mieszkała tam jeszcze rok. Spytałam, czy do mieszkania Eni wchodzili lub wychodzili z niego inni mężczyźni. Odparła, że nie, bo jej zdaniem moja siostra prowadziła swoje interesy gdzie indziej. Chciałam wypytać mechanika desiego o kumpla, który zajmował się renowacją zabytkowych samochodów, lecz okazało się, że mój mąż kazał mu sobie odpuścić. Desy znów za mnie decydował". O nic go nie pytając, wyprosiłam mechanika numer do tego speca od starych wozów, niejakiego Frankiego, który miał warsztat w Santry. Zadzwoniłam do niego i spytałam, czy moglibyśmy się spotkać i porozmawiać, bo szukam pewnego samochodu, który chciałabym wykorzystać podczas sesji zdjęciowej. Miałam nadzieję, że mi pomoże, ale nie pomógł. Cały czas ze mną flirtował i za bardzo go to pochłaniało. Uważał, że w Dublinie jest około dwudziestu samochodów odpowiadających mojemu opisowi. Serwisował tylko dwa z nich: jeden z muzeum starych samochodów i drugi należący do 80-letniego staruszka z hrabstwa Offaly. Dał mi numery telefonów innych mechaników specjalizujących się w tego rodzaju pojazdach. Z nimi też mi się nie poszczęściło. Do jednego niepotrzebnie się fatygowałam i straciłam tylko czas, a pozostali nie wiedzieli nic konkretnego. Natrafiłam na ścianę. Coraz bardziej podejrzliwy Desi ciągle wypytywał mnie, dokąd tak jeżdżę i co robię, a ja nie znosiłam go okłamywać. W pewną wrześniową sobotę rano zaczął obmacywać mnie w łóżku i uświadomiłam sobie, że już nie chcę z nim być. Poprzedniego wieczoru znów wypytywał mnie o numery telefoniczne z billingu. Nie wiedziałam nawet, że zamiast zwykłego rachunku dostajemy billing. Do głowy mi nie przychodziło, żeby to sprawdzić. Znowu skłamałam, w dodatku kiepsko, a wtedy oświadczył, że zadzwonił pod te numery i okazało się, że wszystkie należą do mechaników albo dealerów samochodowych. Wybuchła awantura, podczas której powiedział, że jestem głupia, niepoważna i mam obsesję. Dla świętego spokoju przeprosiłam go i wycofałam się. A potem pocałowaliśmy się na zgodę. Ale następnego dnia obudziłam się zła. Zła głównie na siebie za to, że znowu ustąpiłam. Kiedy chciał mnie pocałować, odwróciłam głowę. To nie działa, Lesji. Mówię o nas. Oj, przestań, już dawno o tym zapomniałem. Tak, do następnego razu. Mam tego dość. Cały czas mnie sprawdzasz, wyrastasz jak z podziemi, żeby odebrać mnie z pracy. Odparł się ręką. Wstydzisz się tej furgonetki? Tak? Chryste, nie o to chodzi. Ty mnie ciągle kontrolujesz, jak choćby teraz, z tymi bilingami, na miłość boską. Nie musiałbym nic sprawdzać, gdybyś była ze mną szczera. Coraz bardziej sfrustrowana, podniosłam głos. Nie mogę być z tobą szczera, bo od razu wychodzisz z siebie. Właściwie to kazałeś mi zapomnieć o siostrze. Jezu, ty znowu o tym. Desi wstał i poszedł do łazienki, więc czekałam, słuchając jak sika i ciesząc się, że mam chwilę na pozbieranie myśli. Sikał długo, więc zanim wrócił, zdążyłam się uspokoić przed nadciągającą burzą. — Już nie chcę być twoją żoną — oświadczyłam. Zrobił to tak szybko, że prawie nic nie widziałam. Przed oczami mignęła mi tylko rozpędzona pięść i poczułam podmuch powietrza na policzku. Opuścił rękę w ostatniej chwili. Świetnie radził sobie z pięściami. Gdyby chciał mnie uderzyć, to by uderzył. Więc nie chciał, przeciwnie. Płakał, błagał mnie i przepraszał. Mówił, że mnie uwielbia i nie może beze mnie żyć. Bał się, że skończę jak Emi. Kiedy pracowałam w pralni, zawsze wiedział, gdzie jestem od dziewiątej do piątej i z kim się spotykam, a teraz denerwowało go, że zajmuję się modelingiem i stroje dla obcych. Nie wiedział, z jakiego rodzaju ludźmi się zadaje. W Desan roiło się od historii o modelkach i narkomanii, lecz nie rozumiał, że Dublin to nie Londyn. Ja też słyszałam o londyńskich supermodelkach, które zażywały kokainę kilogramami i piły szampana jak wodę, ale o dziesięć lat opóźniony Dublin była obca planeta. Większość dziewczyn pochodziła z klasy średniej. Większość czekała na męża albo zarabiała, by zapłacić uczelni czesne. Większość była młodsza ode mnie i ukrywała się przed rodzicami z paleniem. Nigdy nie proponowano mi narkotyków ani nawet szampana. Wyjaśniłam to wszystko Desiemu, ale on też miał obsesję na punkcie Eni. Tyle tylko, że obsesję innego rodzaju. Bał się, że jego żona zacznie śpać, zostanie prostytutką i w końcu padnie ofiarą morderstwa. Powiedział, że rozwód jest i tak nielegalny, na co odparłam, że nie potrzebuję żadnego świstka, żeby od niego odejść. Tego wieczoru spakowałam się i przeniosłam do taty. Zdenerwował się, ale kiedy wytłumaczyłam mu, że to była moja decyzja, chyba ucieszył się w duchu, że jestem. Już do niego nie wrócę, zaznaczyłam. No pewnie, po co miałabyś wracać, skoro masz tu wolny pokój? Po zaginięciu Eni tata stał się dużo milszy, choć wyglądało na to, że ma problemy z alkoholem. Desi często dzwonił i przychodził, żeby zawrzeć pokój, jednak nie licząc wyrzutów sumienia i lęku przed przyszłością, dominowało we mnie uczucie ulgi. Nie musiałam już składać mu sprawozdania z tego, gdzie chodziłam i co robiłam. Nie musiałam tłumaczyć, dlaczego nie jest to odpowiednia chwila na ciążę. Nie musiałam przekazywać swoich zarobków na fundusz domowy. Ech, mógł sobie zatrzymać to, co do tej pory wpłaciłam. Niczego od niego nie chciałam. Pragnęłam jedynie zakończyć ten związek. Musia bardzo się zdenerwowała, kiedy powiedziałam jej o tym przez telefon. Miałaś dobrego męża, burczała: Nie dość unurzano nas w błocie. Uważała, że modeling zawrócił mi w głowie i nie trafiały do niej żadne argumenty. Był dla ciebie taki dobry, a ty cisnęłaś mu tym wszystkim w twarz. Kiedy usłyszałam o tym całym modelingu, od razu wiedziałam, że będą z tego kłopoty. Pojechałam pociągiem do mają, żeby się z nią zobaczyć, ale prawie cały weekend spędziła w kościele w Westport, niewątpliwie modląc się za moją nieśmiertelną duszę. Kiedy w końcu zechciała ze mną porozmawiać, powiedziała, że to jej wina, bo dała mi zły przykład, odchodząc od taty. Mamo, to nie ma z tobą nic wspólnego, zaprotestowałam naprawdę. W odpowiedzi zagrzechotała różańcem. To, że wróciłam bardzo tacie odpowiadało, ponieważ mogłam dokładać się do utrzymania domu i trochę sprzątać, czyli robić coś, czego mężczyźni na ogół nie robią, nie widząc takiej potrzeby. Zawiadomił o moim powrocie swojego znajomego z biura świadczeń dla bezrobotnych, a Lawrence był najwyraźniej bardzo wyrozumiały, ponieważ zapewnił go, że nie będzie to miało wpływu na wysokość zasiłku. Nieźle zarabiałam i od czasu do czasu dawałam tacie kilka szylingów, dobrze wiedząc, że prawdopodobnie wydaje u Scanlona. Wyraźnie zaznaczyłam, że mieszkam u niego tylko chwilowo i kiedy kurz opadnie, zamierzam poszukać czegoś do wynajęcia. Tymczasem jednak chciałam się trochę polenić, pomyśleć o przyszłości i o tym, jak wytropić mordercę Eni, nawet jeśli już nie żył. Tata nie chciał o niej rozmawiać, pewnie wciąż dręczyły go wyrzuty sumienia. Kilka razy poszłam z nim do Scanlona i często widywałam tam Lorensa z dziewczyną. Był dla bardzo miły, bardzo uprzejmy. Jego znajomi siedzieli zwykle na drugim końcu pubu i nas nie zagadywali, ale on zawsze podchodził, żeby się przywitać. Pewnego wieczoru przedstawił mnie Bridget swojej dziewczynie. Od razu ją polubiłam. Była niezwykle wstydliwa i nerwowa, a ja zawsze takim ludziom współczuję, ponieważ do niedawna też taka byłam. W jednym oku miała dużego Zeza i podczas rozmowy przekrzywiała głowę na bok. Przypomniało mi się, gdy jako dziecko robiłam wszystko, żeby ukryć rude włosy. Kiedy okazało się, że jest fotograficzką, amatorką, zaczęłyśmy rozmawiać o fotografii modowej. Zaproponowałam, że jeśli chce skompletować portfolio, chętnie będę jej pozowała. Lecz roześmiała się, mówiąc, że to tylko hobby. Lawrence bardzo ją do tego zachęcał, nalegał, żeby skorzystała z mojej propozycji. Bridget powtarzała, że to nie ma sensu, ale wzięłam od niej numer telefonu i obiecałam zadzwonić w przyszły weekend. Podobało mi się, że Lawrence tak ją wspiera i chce, żeby z amatorstwa przeszła na zawodostwo. Żyli w miłym, swobodnym związku, takim, jakiego zawsze pragnęłam. Tak więc w pewną słoneczną kwietniową niedzielę spotkałam się z nią w Stevens Green i Bridget wybstrykała aż trzy rolki filmu. Była naprawdę dobra. Nie miała profesjonalnego sprzętu, tym bardziej atelier, lecz umiała wykorzystać naturalne, wiosenne światło sączące się zza drzew. A kiedy w kadrze przypadkowo znalazł się łabędź, natychmiast wykorzystała i to. Z aparatem w ręku wykazywała dużo większą pewność siebie. Przed spotkaniem poprosiła mnie, żebym ubrała się na biało i zrobiła jedynie lekki makijaż. Przyniosła długi kawałek białej gazy, którą zarzuciła mi na ramiona jak welon. Doskonale wiedziała, czego chce, i nie mogłam się doczekać, kiedy wywoła zdjęcia. Lorenz też przyszedł, z koszem piknikowym. Pomagał jej podczas sesji, a kilka razy wziął ją nawet na barana, żeby mogła sfotografować mnie pod lepszym kątem. Potem rozłożyliśmy koc i wyjąwszy z kosza jabłka, kanapki z szynką i termos, jedliśmy, piliśmy herbatę i obserwowaliśmy spacerowiczów, cieszących się słonecznym popołudniem. To był naprawdę uroczy dzień, który ktoś nam niestety zepsuł. Był w dżinsach i pod koszulką. Zobaczyłam, jak idzie w naszą stronę, ale nie od razu go poznałam, bo zawsze widywałam go w garniturze. Przystanął przed nami i głośno powiedział: Proszę, proszę, nasza rudowłosa Maruda. tul”, mruknęłem. Deklan, bawimy się teraz w trójkąciki? Nie, jestem na pikniku z przyjaciółmi. Nie ma pan poważniejszych przestępstw do zbagatelizowania? Nie wiem, jakim cudem zdobyłam się na ten sarkazm. Może czułam, że mam wsparcie. Lorenz usłyszał nutę wrogości w moim głosie i wstał. Możemy w czymś pomóc? Otul przeniósł na niego wzrok. Skąd ja cię znam? Powiedział to tak groźnie, że Lorenz natychmiast usiadł. Czego chcesz? Warknęłam. Oc, po prostu gawędzę z przyszłą osadzoną. Jestem zaskoczony, że w tak ładny dzień nie pracujesz nad kanałem. Miałabyś więcej klientów. Spadaj! Wtedy zadowolony z siebie odszedł, wesoło pogwizdując. Kto to jest? spytała Bridget. Nigdy dotąd nikt mnie tak nie upokorzył. Niepotrzebnie wbiłam mu szpilkę. Oczy zaszły mi łzami i zobaczyłam, że Lorenz przygląda mi się bez słowa. Kiedy Bridget mnie objęła, tama pękła i lata frustracji wylały się ze mnie w publicznym parku, przed praktycznie nieznajomymi ludźmi, nie wspominając już o spacerowiczach, którzy oglądali się, żeby zobaczyć, kto tak szlocha. Bridget zaczęła składać koc. Lorenz, zabierz ją do Nerujego, ja wszystko spakuję i zaraz przyjdę. Poszłam za nim posłusznie na Grafton Street. Wziął mnie pod ramię i, nie zadając żadnych pytań, łagodnie poprowadził do pubu. Próbowałam się uspokoić i dał mi świeżo wypraną chustkę. W pubie posadził mnie w kącie i poszedł po coś do picia. Kiedy wrócił obok mnie, siedziała już Bridget. Kto to był? spytała. Karen nie musi nic mówić, jeśli nie chce. To to detektyw, który prowadził śledztwo w sprawie. Zaginięcia mojej siostry i miał ją gdzieś. Z Desim żyliśmy jak w bańce. Prawie z nikim się nie widywaliśmy. Wystarczało nam własne towarzystwo i tylko z rzadka wychodziliśmy na drinka z parą mieszkającą po sąsiedzku. Desim nie lubił moich wieczornych wypadów ze znajomymi, bo uważał, że w mieście jest niebezpiecznie. A ilekroć wychodziłam, co zdarzało się niezmiernie rzadko, o dziesiątej, a więc kiedy zabawa dopiero się rozkręcała, zabierał mnie do domu. Dlatego po pewnym czasie przestaną mnie gdziekolwiek zapraszać. I gdy go zostawiłam, okazało się, że w ogóle nie mam znajomych. Dziewczyny, z którymi kumplowałam się w pralni, wciąż z nim pracowały i odkąd zatrudniła mnie Iwon, nie utrzymywałam z nimi kontaktu. Moja wina. Tak więc nie miałam nawet z kim porozmawiać. Ale teraz siedziało przede mną dwoje porządnych ludzi, w moim wieku. Dwoje dobrych kompanów. Bridget... Wydawała się mniej wyrobiona niż Lawrence, lecz najwyraźniej mu to nie przeszkadzało. Była zwyczajną dziewczyną, taką jak ja. Pracowała w biurze i marzyła o karierze fotograficzki. Czułam, że mogę im zaufać i się przed nimi otworzyłam. Opowiadając o Annie, obserwowałam ich twarze, a opowiedziałam im o wszystkim. O jej kłopotach w szkole, o ciąży, o tym, że w świętym Józefie odebrano jej Marnie, o narkotykach, prostytucji, zniknięciu, prawdopodobnym morderstwie. O Ooutulu, o tym, jak obrzydliwie mnie traktował, o moich prywatnych poszukiwaniach zabytkowego jaguara i o Muneju, który podejrzewał kogoś wysoko postawionego, kto wkrótce potem umarł. Bridget słuchała mnie z otwartymi ustami i rozszerzonymi z przerażenia oczami, natomiast reakcja Laurensa mnie zaskoczyła. Początkowo wbijał wzrok w kufel piwa, lecz w połowie mojej opowieści zatrzęsły mu się ramiona, a pod koniec miał w oczach łzy. Boże, to straszne. Bridget objęła mnie czule. Nigdy nie słyszałam czegoś tak okropnego. Nie wiem, jak to znosiłeś przez te wszystkie lata, Chryste. Tak mi przykro, powiedział po prostu Lawrence. To potworne. Tak mi przykro. Nie, daj spokój, to nie wasza wina. Doszło do tragedii i nie mogę sobie odpuścić. Policja nie chce mi pomóc, więc muszę działać sama. Boże, my ci pomożemy, prawda, Lawrence? Zaproponowała Bridget przerwie na lunch możemy obdzwonić z biura wszystkie pozostałe warsztaty, co nie? Ciągle siedzisz w bibliotece, więc mógłbyś przy okazji pogrzebać w starych gazetach i sprawdzić, który z tych ważniaków umarł zaraz po zniknięciu Eni. Nawet o tym nie pomyślałam. Lorenz kiwnął głową i znów poszedł do baru. Jest bardzo wrażliwy, nie zwracaj na niego uwagi. Pomożemy ci. Masz moje słowo. Nie mogę uwierzyć, że ten detektyw odezwał się do ciebie jak... Jak do prostytutki. Dokończyłam. Co za syn? Powinnaś złożyć na niego skargę albo napisać do gazety. Po powinnaś coś z tym zrobić. Raz już napisałam. Dostał awans. A teraz moja agentka uważa, że odbiłoby się to na mojej karierze. Ale gdybyście zechcieli mi pomóc, byłoby wspaniale. Oczywiście, że pomożemy. Wrócił Lawrence z drinkami. Wzniosłam toast z Eni, a oni do mnie dołączyli. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu poczułam, że mam przyjaciół, sojuszników. Rozdział trzynasty lidia. To niemożliwe, ważyłeś wtedy dwadzieścia kilo więcej i byłeś pięć lat młodszy. Tak, nie mógł mnie skojarzyć, ale mnie poznał. Wiem, że mnie poznał. Lawrence miał przede mną tajemnicę. Bardzo mnie to zaniepokoiło. Pewnego wieczoru po spotkaniu z Bridget wrócił do domu blady i roztrzęsiony. Okazało się, że poznał ojca tej martwej dziwki, co gorsza jej siostrę, która, jak twierdził, prowadziła własne śledztwo w sprawie zaginięcia Annie Doyle. Syn umierał ze strachu, że mogła odkryć prawdę. — To wie się, że to tata — powtarzał. — Już teraz dużo wie. Zostawił je w babie Bridget i ją. Próbowałam ustalić, co ta dziewczyna wie. Poza tym spotkał w parku otula. Detektywa, który przed laty przesłuchiwał go w bramie naszego domu, wyglądało na to, że Mooney, jego pomagier, podejrzewał Andrew, lecz po śmierci męża sprawę umorzono. Jak ty w ogóle poznałeś tę dziewczynę i jej ojca? spytałam. Dlaczego nie trzymałeś się od nich z daleka? To nie są ludzie, z którymi powinieneś się zadawać. Lawrence się wzdrygnął i pomyślałam, że muszę uważać na to, co mówię. Mamo, czy ty nic nie rozumiesz? Spytał. Musimy zrobić, co w naszej mocy, żeby pomóc jej rodzinie. Tata zabił Eni, która leży teraz pod kuchennym oknem, a ja zabetonowałem jej grób i postawiłem na nim to cholerne pojedło dla ptaków. Próbuję o tym zapomnieć i przez większość czasu jakoś się trzymam, ale rok temu do biura przyszedł jej ojciec. Od razu wiedziałem, że to ona, potem poznałem go lepiej. I wiem, że jest porządnym człowiekiem. Dałam mu szklaneczkę whisky. Kochanie, naprawdę nie powinieneś przestawać z ludźmi tego pokroju, z narkomanami i prostytutkami. To uwłacza naszej godności, nie rozumiesz? A z mordercami? Przestawanie z mordercami nie uwłacza. Bardzo chciałam mu wytłumaczyć, że jego ojciec nie był zwyczajnym mordercą, tylko w stresie popełnił błąd i że Annie Doyle w ogóle się nie liczyła. Gdyby żyła, nie wniosłaby najmniejszego wkładu w rozwój świata. Stary Doyle pobierał zasiłek, więc członkowie jej rodziny też byli najwyraźniej obi bokami. Oczywiście nie mówię, że Annie nie zasługiwała na to, żeby żyć przeciwnie, ale. Komu jej tak naprawdę brakowało? Lawrence, bez względu na to, co się stało, musisz pamiętać, że twój ojciec był dobrym człowiekiem. Jestem przekonana, że do śmierci tej dziewczyny doprowadził głupi wypadek. Bardzo wątpię, żeby ojciec zadawał się z prostytutką, bo po prostu do niego nie pasowało. Poza tym dobrze wiesz, że mnie kochał. Nie możesz myśleć o nim jako mordercy. Kto wie, jakie sprawki ta dziewczyna miała na sumieniu. Przecież była heroinistką. Heroina to straszny, naprawdę straszny narkotyk. Jest całkiem możliwe, że ojciec próbował pomóc Annie Doyle. Często pomagał ludziom, ale nie chwalił się swoją dobroczynnością. Jestem przekonana, że kiedy umierała, być może z przedawkowania, chciał jej pomóc i, żeby uniknąć skandalu, pochował ją w ogrodzie. Syn siedział i patrzył na mnie. Wiedziałam, że myśli, iż to wypieram i nie wierzy ani jednemu mojemu słowu, ale wiedziałam też, że kupi tę historyjkę ze względu na mnie. Ale Karen, jej siostra, ona się nie podda. Wszystkiego się dowie, jest taka, dlatego musisz ją powstrzymać. Bridget obiecała, że jej pomożemy, więc masz doskonałą okazję, żeby podsunąć jej fałszywe informacje i skierować ją na zły trop. Mamo! Rozgniewał się na mnie, więc podniosłam głos. Robię to bardzo rzadko. Lawrence, ja tylko próbuję cię chronić. Jeśli to się wyda, pójdziesz do więzienia. Od razu się zamknął, wiedząc, że mam rację. Kochanie, dodałam łagodniej. Zastanówmy się, dobrze? Od zaginięcia Annie Doyle minęło prawie sześć lat, prawda? Tak, pięć i pół roku. I nie ma absolutnie żadnego dowodu, że ta dziewczyna nie żyje. Chyba nie, ale jeden z tych policjantów podejrzewał, że tata. Nieważne, na razie to zostawmy. Czy Eni Doyle miała konto bankowe albo pocztowy rachunek oszczędnościowy? Nie wiem, dlaczego. Dlatego, że możemy przywrócić ją do życia. Przywrócimy ją do życia i napiszemy do matki list w jej imieniu. Że co? Mówiąc to, układałam w głowie plan. Eni nie umarła. Postanowiła zrobić porządek ze swoim życiem, skończyć z narkotykami, wyjechać gdzieś, gdzie nikt jej nie zna i zacząć od nowa. Prowadzi teraz normalne życie w głębi kraju i nie chce, żeby ktoś przypominał jej o przeszłości. Pomysł był zatrważająco prosty. Kiedy Lawrence się uspokoił, dostrzegł jego mądrość, choć stwierdził, że jest okrutny. Na pewno nie tak okrutny jak to, co zrobiła nam ta mała Doyle synku czy nie będzie dla nich lepiej jeśli się dowiedzą że ona żyje odczują wielką ulgę zwrócimy im córkę to akt miłosierdzia eni napisze do nich list chciałam żeby lawrence zerwał z doilami lecz zmieniłam zdanie wrogów trzymaj blisko czyż nie tak powiadają przed wprowadzeniem planu w życie kazałam mu się z nimi zaprzyjaźnić, zdobyć ich zaufanie oraz dowiedzieć się jak najwięcej o Eni i jednocześnie podsuwać im mylące informacje. Zgodził się już poszukać nekrologów w Irish Timesie z okresu po 14 listopada 1980 roku i mógł bez trudu pominąć nazwisko swojego ojca. Przejmie kontrolę nad śledztwem Karen. Będzie to robił ze współczuciem, lecz bez przesadnego entuzjazmu. Może nawet się tą Karen zainteresuje. Mój plan nie przypadł mu do gustu. Nie mogę, ona jest przyjaciółką Bridget. Poza tym Bridget ciągle mnie wypytuje, kiedy cię wreszcie pozna i kiedy pojadę do Athlon na spotkanie z jej rodzicami. Do Athlon? Boże święty... I nagle przyszło mi coś do głowy. Właściwie to dobrze. Wrzucisz tam do skrzynki list od Eni. To doskonałe miejsce, bo wysłany stamtąd list mógł zostać napisany dosłownie wszędzie to sam środek kraju. On się skrzywił, ale ja byłam okropnie podekscytowana. Moglibyśmy pracować nad tym razem jeszcze bardziej, by nas to zbliżyło. Przez kilka tygodni on, Bridget i Karen regularnie się spotykali, żeby omówić informacje na temat Eni. Kazałam Lawrence'owi przynosić do domu wszystko, co się da, żebyśmy mogli wspólnie pomyśleć, czy uda się to jakoś wykorzystać do naszych celów. Tak jak przypuszczałam, Eni Doyle nie miała konta bankowego, które teraz, skoro nie żyła, pozostawałoby nietknięte. Nie było żadnego dowodu, że nie postanowiła zacząć wszystkiego od nowa. Musieliśmy przedstawić to tak, jakby wyjechała w pośpiechu. Najważniejszą rzeczą, jaką syn przyniósł do domu, okazał się stary pamiętnik, napisany okropnym, dziecinnym pismem pół analfabetki. Znalazłam tam kwoty, które zapłacił jej Andrew i które oznaczała literą S prawdopodobnie jak sędzia. Ta mała suka od samego początku wiedziała, kim był. Karen powierzyła synowi pamiętnik, żeby mógł sprawdzić adresy i numery telefonów. Znalazłam w nim również list do dziecka, które oddała do adopcji, i kiedy go przeczytałam, straciłam resztki współczucia, jakim ją darzyłam. Okazało się, że kiedyś naprawdę zaszła w ciążę w dodatku przez przypadek. Wiedziała, że Andrew i ja jesteśmy zdesperowani i skłonni zapłacić za dziecko, tymczasem jedno już urodziła i oddała. Co za żałosna kreatura! Dzięki pamiętnikowi mieliśmy wszystko, co niezbędne do stworzenia nowej Annie Doyle. Zaczęłam pisać list pełen literówek i błędów gramatycznych. Stwierdziłam jednak, że nie potrafię przekonująco naśladować jej pisma. Lawrence ciężko westchnął i wziął ode mnie długopis. Okazuje się, że jest znakomitym fałszerzem, ponieważ Karen zwracała się do matki Permusia. Założyliśmy, że Eni powinna zwracać się do niej tak samo. Podyktowałam mu list. Kochana Musiu, bardzo mi przykro, jeśli martwiliście się o mnie tyle lat, ale miałam na z takim jednym lichwiarzem i prochami i musiałam szybko wyjechać, żeby zacząć od nowa w jakimś spokojnym miejscu. Wiem, że szukały mnie psy, ale z nimi też miałam na pieńku. Dlatego na kilka lat musiałam... Przywarować, ale byście byli ze mnie dumni, gdybyście mnie teraz widzieli. Po dziecku było mi strasznie smutno i próbowałam o nim zapomnieć, ale sami wiecie, jak było z tatą. Tata się wstydził. Mam nadzieję, że wszystko u niego dobrze. Powiedz mu, żeby nie martwił się o mnie i przeproś za to zamieszanie. Karen, ciebie też kocham, kocham was wszystkich, ale tu żyje mi się lepiej. Nie szukajcie mnie, bo to nie ma sensu. Nie wrócę, ale jestem bardzo szczęśliwa. Z wyrazami miłości od Eni zmieniłam nazwisko. Lawrence wzdrygnął się przed kilkoma fragmentami. Nie chciał wspominać o wstydzie ojca, ale list musiał brzmieć prawdziwie. Wzmianka o lichwiarzu była moim pomysłem. Sugerowała, że duże kwoty zapisane w dzienniku są kwotami pożyczek, które Eni Doyle zaciągnęła, a nie płatnościami od Andrew. Policja robiła podobno wulgarne aluzje, że jakiś klient mógł jej zapłacić dużo pieniędzy za wyjątkowo perwersyjne usługi. Syn chciał, żeby Eni zwracała się w liście do Karen, ale uznałam, że nie ma racji, bo dla każdego dziecka to właśnie matka jest kimś najbliższym. Chciał dodać coś jeszcze o Karen, lecz zauważyłam, że Eni jest pół analfabetką i pisanie na pewno kosztowałoby ją dużo wysiłku, dlatego nie napisałaby ani słowa więcej niż musiała. Deklaracja siostrzanej miłości w zupełności wystarczała. Widziałam, że Lawrence bardzo się tym wszystkim stresuje. Uspokoiłam go i zapewniłam, że robimy coś szlachetnego i że jest dobrym człowiekiem. Bardzo się zmienił. Wyrastał na przystojnego mężczyznę, młodszą kopię swojego ojca. Zaręczyłam mu, że wszystko będzie dobrze. Wytłumaczyłam, że jest to jedynie kolejna przeszkoda, którą życie rzuca nam pod nogi i którą trzeba pokonać. Rozdział czternasty Lawrence Zakochałem się. Po uszy. Pierwszy raz w życiu. Pewnie nigdy się nie dowiem, czy dlatego, że była siostrą Eni. Wolę myśleć, że zakochałbym się w niej i tak. Kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz uskanlona, coś drgnęło mi w piersi, jakby serce nagle zmieniło pozycję. Zupełnie nie przypominała dziewczyny ukrywającej się pod wiechciem zaniedbanych włosów, którą znałem z wycinków prasowych. Okazało się, że przyszła przekazać ojcu złe wiadomości o siostrze. Uderzyło mnie to, że mówi do niego z wielką czułością i zatroskaniem w oczach. Siedziałem z Bridget w kącie pubu, obserwując tę niesamowitą kobietę i zastanawiając się, kim jest. Kiedy Jerry przedstawił mi ją jako swoją córkę, moje wnętrzności znów zrobiły salto. Ileż cierpienia musiał przysporzyć jej mój ojciec? Spojrzała na mnie, uśmiechnęła się i nie mam pojęcia, co wtedy powiedzieliśmy. Tego wieczoru poszedłem za nimi i Karen omalmienie przyłapała, jak gapiłem się na nią przez okno. Szybko zaprzyjaźniła się z Bridget, co utrudniało sprawę, bo teraz wszystko o niej wiedziałem. Dokąd jechała i co robiła. Bridget bardzo schlebiało, że Karen się nią zainteresowała, a ja byłem zazdrosny. O Karen. Ciągle je ze sobą porównywałem. Nie mogłem się powstrzymać i towarzyszyłem Bridget tylko dlatego, że bez niej nie zobaczyłbym Karen. Stałem się wybuchowy i niecierpliwy, ale tylko dla Bridget. W obecności Karen zawsze byłem dżentelmenem w każdym calu. Chodziłem za nimi jak wierny pies, dobrze wiedząc, czym są przebłyski bólu, które czasem przecinały jej twarz. Rozumiałem jej tłumiony smutek i poczucie straty. Według Bridget, Karen uważała swoją karierę za coś trochę absurdalnego. Cieszyła się z zarobków, lecz nie czuła się piękna. To mnie zdumiewało. Przecież była oszałamiająca. Kiedy ona i Bridget siedziały obok siebie, zawsze miałem wrażenie, że widzę piękną i bestię. No i nigdy się nie puszyła ani nie gwiazdożyła. Niedawno rozstała się z mężem, ale wciąż używała jego nazwiska. Zaskoczyło mnie, że ktoś w moim wieku może być już w separacji. Uważała podobno, że za młodo wyszła za mąż. Nie żywiła do męża urazy. Pragnęła jedynie, żeby przestał ją nachodzić i nie próbował naprawiać ich związku. Po tym, jak podczas pikniku po sesji zdjęciowej w parku obraził ją detektyw sierżant o opowiedziała nam całą historię Annie i teraz już wiedziałem, dlaczego na bransoletce widniał napis Marnie. Była niebezpiecznie blisko odkrycia prawdy, i kiedy Bridget obiecała, że jej pomożemy, omal nie zwymiotowałem. Wpadłem w panikę. Musiałem powiedzieć mamie. Matka umiała rozwiązać każdy problem. Wciąż wypierała prawdę o tym, co zrobił ojciec, lecz głównie chodziło jej o mnie, pragnęła mnie chronić. To, że chciała, aby Karen i jej rodzina pomyśleli, iż ani żyje, wzburzyło mnie i przeraziło. Uważałem, że jej zamysł jest nieuczciwy i okrutny, ale ponieważ mama nie była ani nieuczciwa, ani okrutna, Pozostała mi jedynie nadzieja, że realizacja tego planu przyniesie im choć odrobinę pocieszenia, no i że dzięki temu nie pójdę do więzienia. Wykorzystałem swoje dawne umiejętności fałszerskie. Nie mogłem jej powiedzieć, że zakochałem się w Karen. Pochodzenie społeczne dużo dla mamy znaczyło. Bridget też jej nie przedstawiłem. Pomysł, żeby wysłać list z Eitlę, miał chyba sens. Gdyby rodzina Amy zaczęła jej szukać, musieliby przeczesać niezwykle duży obszar. Bridget dała za wygraną i nie namawiała mnie już do odwiedzenia jej matki i ojca, kiedy więc to zaproponowałem. Była zachwycona. Przygotowania rozpoczęły się z wielotygodniowym wyprzedzeniem, a data odwiedzin zbiegła się przypadkowo z dniem urodzin Amy w lipcu. Bridget i jej matka codziennie wymieniały listy w związku z organizacją zbliżającego się wydarzenia. Bridget miała dwie młodsze siostry, które mieszkały w ich trzypokojowym domu. Ustalono, że na czas mojej dwudniowej wizyty obie przeniosą się do sypialni. Bridget będzie spała na sofie na dole, a ja w jej dawnym pokoju. Mieliśmy udawać, że jeszcze ze sobą nie spaliśmy. Jej matka była najwyraźniej kłękiem nerwów. Czyjemy rybę, bo w piątki zawsze jedzą rybę. Zmienili zasłony, żeby zlikwidować przeciągi w sypialni. Czy w niedzielę rano pójdę z nimi na msze? Czy odwiedzę z Bridget i jej dziadka w miejscowym domu opieki? Uruchamiano stosowne protokoły, traktowano mnie jak króla. Nie wiem, co im Bridget nagadała, ale było oczywiste, że moje przybycie wywołało wielkie zamieszanie. Nie znoszę zamieszania. Starałem się nie irytować pod ekscytowaniem Bridget. Mama uważała, że dwudniowy wyjazd jest nierozsądny. Dwa dni w Ayton? Co ty będziesz tam robił? Nie wiem, ale niegrzecznie by było przyjechać w piątek wieczorem i wyjechać w sobotę. Nigdy tam nie byłam. Ty nigdzie nie byłaś. Trochę się na mnie obraziła. Masz tylko wysłać list. Wrócisz w niedzielę pierwszym autobusem? Postaram się. Weź dwa swetry, tam jest zawsze zimno. Był lipiec. Musiała kiedyś wyjeżdżać z Dublina. Wyjechaliśmy w piątek po pracy, wraz z robotnikami napływowymi, którzy co tydzień pielgrzymowali tą trasą do domu w środkowej części kraju lub dalej na zachód, aż do Galway, gdzie wysiadali obładowani torbami z praniem. W wewnętrznej kieszeni miałem list i chciałem go wysłać przy pierwszej nadarzającej się okazji. Bridget zrobiła kanapki i kupiła cukierki na dwugodzinną podróż, a w Kinegat zaplanowano przystanek na toaletę. Kiedy wyjeżdżaliśmy z miasta, cały czas paplała, rozochocona i pstrykała zdjęcie za zdjęciem. Wiesz, że tam gdzie jedziemy, kolacje nazywają herbatą, a lunch obiadem? I że herbaty pije się do każdego posiłku, między posiłkami i przed snem? — Josephine ma czternaście lat i jest bardzo wścibska, ale nie musisz odpowiadać na jej pytania, a Molin przygotowuje się do matury, więc cały weekend będzie siedziała z nosem w książce. Tata mało mówi, ale mama jest bardzo religijna i na pewno spyta, kto jest Twoim proboszczem. Po śmierci taty przestaliśmy chodzić do kościoła. Nigdy tego nie lubiliśmy. Odwiedził nas proboszcz, który prosił, żebyśmy wrócili, i obiecaliśmy, że wrócimy, lecz nie dotrzymaliśmy słowa. Tylko nie mów tego, mamie. Ostrzegła mnie Bridget. — Dostanie ataku serca. Gdy w Eitlon wysiedliśmy z autobusu skłębiącego się na dworcu tłumu, wyszła maszkara w chustce na głowie. W zapiętym pod szyję płaszczu przeciwdeszczowym, z torebką plastikową na zgięciu łokcia, chwyciła Bridget za ramiona, mocno ją przytuliła, a potem spojrzała na mnie. — Lorenz, prawda? — Strasznie się cieszymy, że przyjechałeś, strasznie. Rano powiedziałam ojcu Bridget, czy to nie wspaniale, że nareszcie poznamy tego młodzieńca? Ostatecznie długo ze sobą chodzą dość długo, tak mu powiedziałam. Była zdenerwowana. W normalnej sytuacji to chłopak dziewczyny znalazłby się na celowniku i to jego by prześwietlano, ale najwyraźniej czuła, że w tym wypadku będzie odwrotnie. Natychmiast się uspokoiłem. Bardzo miło mi panią poznać. Dużo o pani słyszałem. Nie skłamałem, choć pamiętałem jedynie to, co Bridget powiedziała mi w autobusie. Pani Goth uprzedziła mnie przepraszająco, że czeka nas dziesięciominutowy spacer do domu i wykrzyknęła z podziwu, kiedy zaproponowałem Bridget, że poniosę jej walizkę. Prawdziwy gentleman z ciebie, nie ma co! Prawdziwy gentleman! Dom był szary. I stał przy wąskiej ulicy w połowie szeregu innych szarych domów. Drewniane frontowe drzwi trzymały warte przy pojedynczym oknie, a z góry patrzyły na nas dwa pozostałe. W każdym wisiały firanki, mimo że w domu nie było nic, co mogłoby kogoś zaciekawić na tyle, by zajrzał do środka. Jego wnętrze, zwyczajne, bezbarwne, ponure i ciasne, nie poprawiło pierwszego wrażenia. Wiedziałem, że mieszkam w dużym domu, ale nie spodziewałem się, że mały może być cóż a, tak mały. Stojąc we frontowych drzwiach, widziałem tylną ścianę. Na dole mieścił się pokój i kuchnia, a po prawej stronie były wąskie schody. Wszędzie stały i wisiały zdjęcia Bridget w saloniku, na drzwiach lodówki i na ramię lustra. Zostawiliśmy bagaże u stóp schodów i weszliśmy do kuchni, gdzie intensywny zapach gotowanej kapusty zagroził bezpieczeństwu kanapki z jajkiem, która od lunchu zalegała w górnej części mojego jelita. Chodźcie, chodźcie, uciekajcie z tego zimna. Zagotowałam wodę, zaraz dam wam herbaty. To nie była propozycja, tylko oświadczenie. Kazano mi usiąść przy starej kuchence w poplamionym fotelu z prostym oparciem. Najwyraźniej Fotelu ojca. Przy stole odrabiały lekcje dwie dziewczyny, siostry Bridget. Pan Girls był w barze, ale miał wrócić o w pół do ósmej na herbatę, którą ze względu na nasz przyjazd przełożono na później. Młodsza dziewczyna posłała mi jedno spojrzenie i przeniosła wzrok na Bridget. On jest całkiem przystojny, rzuciła oskarżycielsko. Mówiła, że jest strasznie gruby. Maureen kąpnęła ją w kostkę. i to niegrzeczne. Kiedyś rzeczywiście byłem gruby. Powiedziałem, żeby zapobiec narastającej panice. Tak, jesteś trochę zatłusty, ale nie niezwalisty, dodała Josie. Myślałam, że będziesz jak kloc. Josie! wykrzyknęły chórem Bridget, Maureen i pani Goff. — Powtarzam tylko, co mówiła Bridget. Powiedziała, że jest bardzo gruby i odpicowany. Bridget nie wiedziała, gdzie podziać oczy ze wstydu. Dokończycie naukę na górze, rozkazała matka. Dziewczęta wymeszerowały z kuchni, skarżąc się, że na górze jest za zimno. — To włóżcie swetry! Bridget i ja usiedliśmy w saunie pełnej kapuścianej pary, a pani Ghost spróbowała nawiązać rozmowę. — Bridget mówi, że jesteś bardzo dobrym urzędnikiem. Odpowiadałem na jej pytania uprzejmie, lecz wzbierała we mnie złość. Okazało się, że chociaż Bridget... Ani razu nie powiedziała mi tego prosto w oczy. Ona też oceniała mnie przez pryzmat wagi, a mówiła, że jej na mnie zależy. Zachowywała się tak, jakby była we mnie zakochana. Owszem, kiedy się poznaliśmy, rzeczywiście miałem dużo nadwagę, lecz poza tym jej rodzina nie wiedziała o mnie praktycznie nic. Ogarnął mnie wstyd. Bridget nie była skończoną pięknością. Nie umywała się do karen. Miałem ochotę zrobić jej na złość. Gdy punktualnie o w pół do ósmej wrócił pan Golf podano kolację. To był bardzo tradycyjny dom. Pan Golf otaksował mnie wzrokiem, energicznie uścisnął mi rękę, a potem spojrzał na swoje buty i przestał się odzywać. Na stole leżał biały obrus. Wyjmujemy go tylko na Wigilię! — wykrzyknęła Josie i jęknęła z bólu, bo zaliczyła kopniaka pod stołem. Pierwszy raz od wielu miesięcy byłem głodny jak wilk. Jadłem wszystko, co mi proponowano. Dokładka? Bardzo chętnie. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Kiedy na moim talerzu wylądowała ostatnia porcja tłuczonych ziemniaków i pani Goł wstała, żeby usmażyć mi jeszcze jeden filet z dorsza, zainteresował się mną nawet jej mąż. Udawałem, że nie dostrzegam ich zdumienia. Na deser zjadłem pół rolady czekoladowej, zostawiając im resztę, a gdy zebrano naczynia i znów zaserwowano herbatę, spytałem, czy mógłbym dostać biszkopta. I Maureen musiała iść do sklepu. Nawet Josie zamilkła z wrażenia. Proszę bardzo, Bridget mogła teraz mówić, że ma grubego chłopaka. Rozmowa była idiotyczna. Co lubię oglądać w telewizji, jakie czytam gazety, czy uprawiam jakiś sport i jakie drużniki bisuję? Z żadną odpowiedzią nie trafiłem w gusta moich słuchaczy. Zapowiadała się katastrofa. Aby przerwać te żenujące rozmowy, włączono telewizor na wieczorny dziennik. Niektóre części ulsterów wciąż protestowały przeciwko porozumieniu angielsko-irlandzkiemu. Książę Andrzej ożenił się z grubaską, a Lady in Red Chris'a de pobiła kilka rekordów. I dobiła kilka adapterów. Dodałem ze śmiechem, lecz nikt nie zrozumiał mojego dowcipu. Po dzienniku pan Gove oznajmił, że pora na modlitwę i cała rodzina uklękła, ściskając w rękach różańce. Żebym nie poczuł się wykluczony, pan Gow dał mi zapasowy, zrobiony z ciemnego drewna. Mamrotałem modlitwy wraz z nimi, ale w taki sposób, aby szybko stało się oczywiste, że ten rytuał jest mi obcy. Nawet wtedy, kiedy ojciec żył, jedyną oznaką naszej religijności było to, że w niedzielę chodziliśmy do kościoła. Co paradoksalne, nie pamiętałem, żeby ojciec kiedykolwiek poszedł do spowiedzi. Akurat ten, który miał się z czego spowiadać. Na myśl o ojcu porównałem swoją. Nieuczciwą, zbrodniczą rodzinę z rodziną Bridget i zamiast poczuć się od nich lepszy, uzmysłowiłem sobie, że są to mili, niewinni ludzie, którzy modlą się razem na kolanach i z radością powitali obcego w swoim domu. Miałem wrzuty sumienia, że takich potraktowałem, że w ogóle się nie postarałem. Kiedy Bridget na mnie spojrzała, posłałem jej szczery uśmiech. Potem wszyscy poszli spać i na chwilę zostaliśmy sami. Tylko się nie ociągajcie, zawołała ze schodów jej matka, najwyraźniej przerażona, że bez nadzoru możemy zrobić coś strasznego. Bridget dorzuciła torfu do kuchenki. Lorenz, dlaczego. Dlaczego tak się zachowałeś? Nie mogłeś się wysilić i trochę poudawać? Nie chcesz, żeby cię polubili? Posłuchaj, nie, zaczekaj. Dlaczego tyle jadłeś? Nigdy dotąd to, to nie widziałam, żebyś tyle jadł. Dlaczego? Nie widziałeś, że dla taty nie wystarczyło jedzenia? Nie rozumiem, miała łzy w oczach. Jak mogłem się wytłumaczyć z tych złośliwości? Co miałem powiedzieć? Że chciałem zemścić się na niej za tego grubasa, za to, że miała normalną rodzinę, że nie była karen. Dlaczego byłem okrutny dla dziewczyny, która nie zrobiła mi nic złego, która okazała mi tyle dobroci? Pokręciłem głową. Przepraszam. Ja... ja cię kocham, Lawrence, i chciałam, żeby oni też cię pokochali. Biedna Bridget. Kochała mnie. Spojrzała na mnie zdrowym okiem. Wyciągnąłem rękę, pogłaskałem ją po głowie i pocałowałem w usta. Jutro bardziej się postaram, obiecuję. Tej nocy źle spałem. Martwiłem się, bo nie wiedziałem kiedy i czy w ogóle będę mógł się jakoś wymknąć i wrzucić list do skrzynki. Miałem nudności, a puchowa kołdra była miejscami zbrylona. W pokoju, w którym nie ulokowano, na co dzień spała Maureen, lecz nie ulegało wątpliwości, że ta rodzina nigdy nie zeznała przywilejów ani bogactwa, ani meble, cienkie zasłony. Wszystko było tu funkcjonalne i pozbawione ozdób, nie licząc samotnej szklanej kuli śnieżnej na półce, pewnie prezentu na gwiazdkę i kilku obowiązkowych świętych obrazków. Nie było kaloryferów, ale pokój znajdował się bezpośrednio nad kuchnią, i sączące się z płyty resztki ciepła trochę go ogrzewały. Poza tym pani Goł zaopatrzyła mnie w termofor. Zrobili wszystko, żeby zapewnić mi maksymalną wygodę. Postanowiłem, że na zajutrz będę lepszy. Sobota zaczęła się dobrze. Na śniadanie pani Gołów nałożyła mi na talerz stoski obasek z boczkiem, lecz stłumiłem głód litrem wody i nie napchałem się tak jak wieczorem. Bridget paplała o swojej nowej przyjaciółce Karen i pokazała matce kilka zdjęć, które jej zrobiła. Wygląda zabójczo, co nie? Ta fotka mogłaby się znaleźć w jakimś magazynie, prawda, Maureen? I rzeczywiście, nie było to nawet zdjęcie pozowane, mimo to zdecydowanie najlepsze. Zbliżenie przedstawiające Karen, która siedząc na kocu w Stephens Green, otwiera termos i śmieje się z czegoś, co powiedziałem. Z pięknymi włosami kontrastującymi z wiosenną zielenią rosnącą w tle drzew, wyglądała naturalnie i nieskazitelnie. Bridget zrobiła je tuż przed nadejściem od Tula. Tydzień czy dwa wcześniej powiedziała mi, że jedno zdjęcie gdzieś się zapodziało leżało w dziurze w ścianie za moim biurkiem w Avelonie. Pani Goff spytała uprzejmie, jakie mamy plany na ten dzień. Bridget odparła, że pójdziemy pokibicować Josie, która grała mecz Kamogi, a potem odwiedzimy dziadka w domu opieki na peryferiach miasta. Uśmiechnąłem się szeroko, jakbym o niczym innym nie marzył. Od razu zaczęli patrzeć na mnie łaskawszym okiem. Niewiele im było trzeba. Wszyscy pragnęli być wielkoduszni, wyrozumiali, a ja zacząłem wątpić, czy uda mi się od nich uciec i wrzucić list do skrzynki. Siedziałem na trybunach, w mrzawce, na próżno walcząc z zimnem. Nie interesuję się sportem, więc mecz był dla mnie niejaki. Ot, tabun spoconych, agresywnych nastolatek o zaczerwienionych twarzach, biegających po błocie i wymachających kijami. Potem zabraliśmy Josie do kawiarni. — Byłaś najlepsza — pochwaliła ją Bridget. — Prawda, Lawrence? — Absolutnie — odparłem. Dziś wieczorem też będziesz tyle jadł, bo jeśli tak, mama będzie musiała pójść do sklepu. Josie! Tak tylko pytam. Nie Nie wiem, co mnie wczoraj napadło. Chyba mam zaburzony metabolizm. Meta... co? Josie, daj mu spokój. Wymyśliłem półprawdziwą historyjkę, że moje ciało ma kłopoty z przemianą materii, dlatego czasem dostaję wilczego apetytu, lecz zapewniłem ją, że nie zdarza mi się to zbyt często. Boże. Musiało być ci strasznie głupio, że dopadło ci to akurat wczoraj pierwszego dnia. Mama się martwiła, że nie wystarczy jej pieniędzy, ale nic się nie martw, wszystko je wytłumaczę. Naprawdę bardzo mi przykro. Bridget była mi wdzięczna. Potem pół godziny szliśmy Roscommon Road do skraju miasta, żeby odwiedzić jej dziadka. Po drodze minęliśmy dwie skrzynki pocztowe, lecz nie miałem odwagi przystanąć. Państwowy dom opieki okazał się ponurym miejscem. Dziadek siedział w fotelu z wysokim oparciem wśród innych wypalonych skorup, które kiedyś były ludźmi. Bridget zrobiła zdjęcie plam wątrobowych na jego ręce i zdjęcie stojącego obok stolika na kółkach. Dziadek jej nie poznał, ale Bridget cierpliwie odpowiadała na wszystkie jego pytania: Gdzie jesteś, Peter? Gdzie jest Tatuś? Idziemy do domu, gdzie jest Peter? I w końcu mnie przedstawiła: Dziadku, to jest Lawrence, mój chłopak. Ale on nawet nie odwrócił głowy w moją stronę. Lecz gdy już odchodziliśmy, nagle otaksował mnie wzrokiem i spojrzał na wnuczkę. On mi się nie podoba, oświadczył. Co się z nim nie tak? Zrobił pauzę. Gdzie jest Peter? Idziemy do domu? Bridget zbyła to śmiechem. Dziadek nie wie, co mówi. Nieprawda. Dobrze wiedział. — Zaproponowałem, że może przejdę się po mieście sam, ale Bridget oznajmiła, że jutro rano oprowadzi mnie jej ojciec, a potem wzięła mnie pod rękę. Okazję do samotnego wypadu szlak trafił. Przy wieczornej herbacie, czyli podczas kolacji, gawędziłem życzliwie ze wszystkimi i panowałem nad apetytem. Wyraźnie im ulżyło, choć próbowali to ukryć. — Odprężyli się do tego stopnia, że zaczęli mi nawet zadawać osobiste pytania. — Właściwie to jak długo ze sobą chodzicie? — spytała Maureen. — We wrześniu będzie dwa lata — odparła Bridget. Byłem zaskoczony. — Naprawdę już dwa lata? Josie zaczęła nucić o to idzie panna młoda, ale wszyscy ją zignorowali. Potem pan Goss jak zwykle poszedł na sobotnie piwo i partyjkę żółtek, a pozostali usadowili się przed telewizorem z herbatą i biszkoptami. Tym razem — też trzymałem apetyt w ryzach. Nazajutrz obudzono nas wcześnie rano, bo mieliśmy iść na msze. Wyjście do kościoła było wielkim wydarzeniem. Dziewczyny wstały jeszcze wcześniej, żeby się uczesać, a pani Gold wypolerowała wszystkim buty mnie również. Próbowała ukryć rozczarowanie, że nie zabrałem garnituru, ale udobruchałem ją, wkładając nylonowy krawat jej męża. Zgodnie z tradycją przed mszą nie mogliśmy nic jeść, więc gdy o wpół do jedenastej dotarliśmy wreszcie do kościoła, umierałem z głodu. Nad latek tam i z powrotem szliśmy całą grupą. Pogorszył mi się nastrój. W drodze powrotnej pani pobiegły gdzieś razem i zostałem sam na sam z mrukliwym panem Go, który zaproponował, że pokaże mi miasto. Nie mogłem odmówić, choć poczułem się jak w pułapce. Chodziliśmy szarymi ulicami, przeszliśmy na drugi brzeg Shannon, a on w przerwach między długimi chwilami milczenia ozywał się jedynie po to, żeby mi coś pokazać. To jest biblioteka, to jest zamek. Nie miał talentu do prowadzenia rozmowy, ale pokazawszy mi swój ulubiony pap nad brzegiem rzeki, nagle rzucił: Chcesz mnie o coś spytać? Słucham? Ciężko westchnął. Czy chcesz mnie spytać o Bridget? Z przerażeniem uświadomiłem sobie, że oczekuję, abym poprosił go o rękę córki. Że wszyscy tego oczekują. Zignorowałem pytanie. A więc mówi pan, że kiedy zbudowano te koszary? On z kolei zignorował moje. Pani Goss i ja pobraliśmy się, kiedy byliśmy w waszym wieku. Nie wiem nawet, jak mieli na imię. Ciągle słyszałem mama, tato albo pani Goss i pan Goss. Ale ja mam dopiero dwadzieścia trzy lata. Jeśli dziewczyna jest godziwa, nie trzeba zwlekać. Nie wiedząc, co odpowiedzieć, postanowiłem milczeć. Staliśmy przy śluzie. Pan Goss bez widocznego powodu kopał butami ziemię, obsierając czubki. Poranne staranie jego żony poszły na marne. Bridget to dziewczyna o nieco niezwykłej urodzie i niezbyt bystra. Ale ma wielkie serce i dobry charakter. Jest moją córką. Jeśli nie chcesz się z nią żenić, daj jej spokój, żeby mogła poszukać innego. Zaskoczył mnie swoją elokwencją. Skrępowanie przepłynęło z jego zaczerwienionej twarzy na moją niemal purpurową. Nie chcę jej zranić, zacząłem, ale on już odszedł. Powiedział, co miał do powiedzenia, i pogawędka oraz spacer po mieście dobiegły końca. Otwierało się przede mną wiele okazji do wrzucenia listu, lecz, zaskoczony tym, co się właśnie stało, pobiegłem za nim. Atmosfera podczas kolacji była koszmarna. Natychmiast stało się oczywiste, że domowniczki liczyły na to, iż po naszym powrocie będzie wielka feta. Blada jak ściana Bridget oznajmiła, że boli ją głowa i pobiegła na górę się położyć. Nie zeszła na kolację. Pan Goss milczał jak grób. Natomiast ja zgłodniałem i jadłem wszystko, co mi nakładano, aż nie zostało nic. Gdyby nikt nie patrzył, wylizałbym wszystkie talerze. On ma coś nie tak z metalizmem, wyjaśniła usłusznie Josie. Pani go próbowała podtrzymać rozmowę. Widzieliście w kościele une Crowley? Miała śliczne włosy, prawda? Ale nie podoba mi się, że zawsze siada w pierwszej ławce. Całe życie siedziała w ostatniej, a weszła do tej rodziny ledwie pół roku temu. Oni zawsze uważali się za lepszych niż są. Una pewnie niedługo zaciąży, bo faralowie chcą mieć syna, żeby ich nazwisko nie wymarło. Morin przerywała jej od czasu do czasu, mówiąc, że matka ma staromodne poglądy, a Josie gapiła się na mój talerz, trącając siostrę łokciem, ilekroć brałam dokładkę. Nadeszła pora pożegnania. Pani Gos poszła sprawdzić, jak się czuje córka, a ja wróciłem do pokoju po swoje rzeczy. Przez cienkie ściany słyszałem szlok Bridget i surowy głos jej matki. Czekałem w kuchni, gdy pani go zeszła i oznajmiła, że Bridget jednak nie pojedzie, ponieważ wciąż boli ją głowa. Żałowała, że nie może odprowadzić mnie na dworzec, ale musiała do kogoś wpaść. Uścisnęła mi rękę, a kiedy dziękowałem jej za gościnę, nie patrzyła mi w oczy. Maureen pomachała mi ze szczytu schodów. Pan Gove pożegnał mnie wiotkim uściskiem dłoni i wymamrotał. Do widzenia i powodzenia. Chyba z ulgą, że jego rola w tym dramacie wreszcie się skończyła. Josie wybiegła za mną na ulicę. Ona i tak jest dla ciebie za dobra! krzyknęła, a potem rozpłakała się i uciekła do domu. Rzuciłem list do skrzynki obok przystanku i wsiadłem do autobusu, ciesząc się, że moja męka dobiegła kresu. Na naszym podjeździe stał nieznany mi samochód. Wszedłem do domu i w holu zobaczyłem mamę, która rozmawiała z jakimś mężczyzną. Witaj. Lawrence, prawda? Wysoki, po sześćdziesiątkę, ubrany ze swobodną elegancją członka klubu jachtowego, był wytworny i pewny siebie. Przedstawiając go, mama sprawiała wrażenie zdenerwowanej. Lawrence to jest Malcolm. Jakbym skądś go znał, lecz nie wiedziałem skąd. Starałem się być miły i uprzejmy, ale w holu stało nam się dość niezręcznie. Wyszedł po pięciu minutach rozmowy o pogodzie i porozumieniu angielsko-irlandzkim. Jak minął weekend? A tobie? Bardzo miło. Byłam z Malcolmem na lunchu. W mieście? Wyszłaś z domu? Tak, bez ciebie czułam się samotna. Skąd go znasz? To mój znajomy. Poznałam go u świętego Jana Bożego. Gdzie? Jest psychiatrą. Ale nie, nie, odwiedził mnie zupełnie prywatnie. To dlatego znajomo wyglądał. Widziałem go kilka razy, odwiedzając mamę w szpitalu. Uspokoiłem się. Matka posłała mi swój najlepszy, sztuczny uśmiech. Rozmowa o Malkolmie wyraźnie ją więc szybko zmieniła temat. Wysłałeś list? Tak. Nikt cię nie widział? Nie, nikt. Poszedłem do kuchni i wstawiając wodę na herbatę zauważyłem, że żaluzje zniknęły. Mama wyrosła tuż za mną. — Kochanie, nie możemy mieszkać po ciemku w nieskończoność. Musimy żyć dalej. Czule potargała mi włosy, jak wtedy, kiedy byłem mały. — Babcia przychodzi na kolację. i się odświeżyć. Cuchniesz dymem torfowym. Jakie to prostackie! Telefon zadzwonił około szóstej. Bridget. — Wciąż jestem w Etlen. Za bardzo się wstydzę. Bridget, tak mi przykro, nie miałem pojęcia, że chcesz. Proszę, nie mów mi już o tym i bez tego fatalnie się czuję. Przecież jesteśmy strasznie młodzi, małżeństwo nie przeszło mi nawet przez myśl. Więc dlaczego chciałeś poznać moją rodzinę? Nie wiedziałeś, jak to odbiorę? Chciałem tylko... Czego? Ja cię nie kocham. Wyobraziłem sobie, jak jej zezowate oko wędruje do góry. Jak to? Zapiszczała. Bardzo mi przykro. Czyli co? Zrywasz ze mną? Wiem, że ostatnio było między nami dziwnie, bo cały czas pomagałeś Karen. Nie o to chodzi. I pewnie zaangażowałeś się trochę emocjonalnie, ale mogę jej powiedzieć, że chcesz zrobić sobie przerwę. Nie, nie musisz. Nie musimy się jeszcze pobierać, ale to nie powód, żeby. Bridget, ja po prostu nie mogę. Proszę nie zostawiaj mnie. Przykro mi naprawdę, ale zasługujesz na kogoś lepszego. Delikatnie odłożyłem słuchawkę. Nalałem sobie drinka i wróciłem do kuchni. Był jasny wieczór. Na poidełku roiło się od jaskółek. Właśnie zerwałem z Bridget. — Ojej! Bardzo się zdenerwowała? — spytała matka. — Tak. Biedna. Fakt. Odczułem ulgę, jednocześnie martwiłem się, że dalsze widywanie się z Karen będzie w tej sytuacji niezręczne. Ona i Bridget bardzo się przyjaźniły. Musiałem zaczekać, aż list dotrze na Percy Street i zobaczyć, co się wtedy stanie. Rozdział 15. Karen. Szalałam z gniewu. Nie mieściło mi się w głowie, że Annie mogła być aż tak okrutna. Prawie sześć lat mama, tata i ja zamartwialiśmy się o nią na śmierć. Prześladowały nas najgorsze lęki, a ona przez cały ten czas siedziała na tyłku, w jakiejś dziurze, potajemnie żyjąc nowym życiem i mając nas gdzieś, zostawiła nas, żebyśmy tu zgnili. Rozbiła małżeństwo rodziców i pewnie nawet o tym nie wiedziała, albo nic jej to nie obchodziło. Poznałam charakter pisma na kopercie, kiedy tylko ją zobaczyłam. I chociaż list był zaadresowany do Musi, krzyknęłam do taty, żeby zszedł na dół. Omal nie zemdlał, kiedy powiedziałam, że to Emi go napisała. Kiepsko czytał. Otwórz, rzucił. Co za zdrada. Ani adresu zwrotnego, ani żadnych innych danych kontaktowych, no i zmieniła nazwisko, żebyśmy jej nie znaleźli. Wiedziałam, że potrafi być nieokiełznana i destrukcyjna, ale nigdy nie przypuszczałam, że może być taka samolubna. Tata szlochał się i zadzwonił do mamy. Przyjechała pierwszym pociągiem, zapłakana, a jednocześnie uradowana przynajmniej nic jej nie jest powtarzała, lecz ja nie mogłam znaleźć w tym żadnego pocieszenia. Wałkowałam tę wiadomość na wszystkie strony i tak, chyba, chyba wolałam, żeby Eni nie żyła. Jestem potworem? Wiem, ale ja ją kochałam, a ona nas wszystkich olała. Nigdy dotąd nikt mnie nie odtrącił, a moja własna siostra nie chciała mnie więcej znać. Dokładnie obejrzeliśmy kopertę i papier. Były zwyczajne. List wysłano w niedzielę 20 lipca z alton. Przeczytaliśmy go linika po się od błędów linijce, przynajmniej to się nie zmieniło. Tata i ja byliśmy zdruzgotani, natomiast musia czuła się usprawiedliwiona, yy, powiedziała: oto dowód, że wszystkiemu jest winny wyłącznie tata. Miałam to gdzieś. Zraniło mnie, że Eni poświęciła mi tylko cztery słowa listu, jakby po namyśle. Zupełnie o mnie zapomniała. Zastanawialiśmy się, czy nie pójść na policję, ale mama uważała, że skoro Eni miała kłopoty z prawem już przedtem, niewykluczone, że wciąż ciążą na niej jakieś zarzuty. Więc co zrobimy? Spytała. Nic. Dajcie jej spokój. Ona nas nie chce. Tata włożył kurtkę i nie musiałyśmy zgadywać, dokąd idzie. Musia została. Ciekawiło mnie, czy się teraz pogodzą. Szukając pocieszenia chciałam zadzwonić do Desiego, lecz wiedziałam, że będzie się puszył i znów mi wytknie, że szukałam wiatru w polu. Tej nocy mama spała w moim pokoju w łóżku Emi. Słyszałyśmy, jak nad ranem tata potyka się na schodach. Nazajutrz wzięłam kilka dni wolnego. Iwon pytała dlaczego, lecz nie chciałam się tłumaczyć. Prawda była zbyt upokarzająca, a jej syn wyszedłby na głupca, bo od samego początku mylił się co do podejrzanego. Skłamałam, że jestem chora. Zadzwoniłam do Bridget do pracy, a ponieważ jej nie zastałam, przekręciłam do Loręsa. Powiedziałam mu o liście. Kilka sekund milczał. Pewnie też się zdenerwował. Od wielu miesięcy przeglądał z Bridget stare natrologie i dane rejestracyjne zabytkowych samochodów. Przeze mnie zmarnowali tylko czas. Chcesz się spotkać? spytał. Nie wiem, może gdzie jest Bridget? Podobno nie ma jej w pracy? Nie jest. jest w aflon u rodziców, więc może u kiją? O wpół do szóstej wszystko mi opowiesz. Zapomniałam, że Bridget jest z Eflon. Ale na dźwięk tego słowa znów wpadłam w gniew. Jak mogłaś, Annie? Zadzwoniłam do firmy przewozowej, sprawdziłam rozkład jazdy i spakowałam małą torbę. Powiedziałam mamie, że idę na spotkanie ze znajomym, a potem jadę do Eflon poszukać siostry. Sama nie wiem. Z tego, co piszę, chyba nie chcę, żeby ktoś ją znalazł. A co z nami? Z tym, czego my chcemy? Odparowałam. Nie chcesz jej zobaczyć? Chcę, oczywiście, że chcę, ale zresztą może masz rację. Byłoby cudownie, gdybyśmy mogli ją odwiedzić. Właśnie, ale najpierw ją znajdę. Zabrałam z saloniku jej zdjęcie w srebrnej ramce i położyłam je na torbie. Tylko bądź ostrożna. Z skarbie, bo ktoś pomyśli, że Eni ma kłopoty. Skoro dobrze jej się żyje, na pewno nie chcesz, by ktoś grzebał w jej przeszłości. Powiem, że znalazłam to zdjęcie i chcę tylko zwrócić je właścicielowi. Spotkałam się z Lourensem. Bardzo go przeprosiłam, że zmarnował tyle czasu na szukanie mordercy mojej siostry. Przestań, nie przepraszaj! zaprotestował. Przynajmniej żyje i jest szczęśliwa. Tak szczęśliwa! Okrutna i samolubna! Nie cieszysz się, że nic jej nie jest? Mówiąc to, spojrzał na mnie tak, że znowu dostrzegłam dobroć w jego oczach. Nie chcąc się rozpłakać, spuściłam głowę, a on objął mnie delikatnie za szyję i pocałował w skroń. Zmieszana odsunęłam się niechętnie, lecz zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, przerwał nam Desi, który chwycił mnie za rękę i ściągnął ze stołka, przewracając go na podłogę. — A ty kurwa kto? — Lorenz wstał. — Jej znajomy, puść ją. — Wyszarpnęłam się. — Desi, proszę cię, co ty tu robisz? — Twoja matka zadzwoniła. Powiedziała mi, co się stało i że jesteś tu ze znajomym. — To dla niego mnie rzuciłaś? Gapili się na nas wszyscy goście w pubie. Lepiej stąd wyjdź, rzucił Lorenz. To moja żona! Już nie, warknęłam. Hm, miałem rację co do Eni. od samego początku, dodał Desi. To zła dziewczyna i zawsze miała was gdzieś. Zaczekam na ciebie na ulicy. Podszedł do nas barman, ale Desi podniósł u ręce, dając mu do zrozumienia, że nie chce kłopotów i barman odprowadził go do drzwi. Przepraszam, powiedziałam, ale... Muszę z nim porozmawiać. Karen, dasz mi adres rodziców Bridget? Y jadę tam, o siódmej mam autobus. Jedziesz do... co? Muszę znaleźć Annie. Bridget wzięła urlop? Dlaczego wyjechała do Athlon? Znaleźć Annie? Przecież pisze, że chce mieć święty spokój. Może sobie chcieć, ale tak łatwo się z tego nie wywinie. Dasz mi ten adres? Lorenz zapisał go w moim notesie. Tak mi przykro powiedział. Przepraszam. Wyszłam, żeby rozmówić się z Desim. Nigdy więcej mi tego nie rób, tylko się kompromitujesz. Nie jestem twoją własnością. Odeszłam od ciebie i teraz już wiem, że dobrze zrobiłam. Lorenz jest moim znajomym, który rozumie, co czuje do Eni. Ma dziewczynę i tak się składa, że ta dziewczyna jest moją przyjaciółką. Nic się między nami nie dzieje, a nawet gdyby się działo, to nie twój interes. Z miejsca, gdzie stałem, nie wyglądało to tak niewinnie. Dajesz się całować wszystkim znajomym? Trzęsłam się z gniewu i stresu. Mimo to zdołałam odejść. Dopiero później, już w autobusie do Athlon, pomyślałam o tym dziwnym pocałunku i o tym, co Lorenz powiedział. Było mu przykro, że Ani mam mnie gdzieś? A może przepraszał za ten niewinny pocałunek? Ja nie wiedziałam, co. Jeśli w ogóle cokolwiek chciał nim wyrazić, ale tak, pocałunek mi się podobał. Podobało mi się poczucie bezpieczeństwa, jakiego zaznałam, gdy mnie objął. Podobały mi się jego dobre oczy. Czułam, że mnie rozumie, zwłaszcza mój stosunek do siostry. Poza tym naprawdę dużo dla mnie zrobił. W weekendy jeździł po okolicznych warsztatach, w nielegalny sposób zdobył dokumenty z opieki społecznej, żeby sprawdzić, jaki zasiłek pobierała Eni i porównać jego wysokość z kwotami z tego notesu. Oczywiście Bridget też pomagała, lecz nie sądzę, żeby pochłaniało ją to tak jak jego. Bo jemu naprawdę zależało. Miałam wyrzuty sumienia, że w ogóle pomyślałam o nim w ten sposób. Jakbym zrobiła świństwo jego dziewczynie. Dojechałam do Athlon późnym wieczorem i szłam w deszczu, aż stanęłam przed jej domem. Żałowałam, że nie odszukałam ich numerów w książce telefonicznej i nie uprzedziłam o swoim przyjeździe. Jej matka wciągnęła mnie do pokoju. Mówiła dokładnie w taki sam sposób jak Bridget, szybko i nerwowo. — Znam cię ze zdjęć. Ty jesteś Karen, przyjaciółka mojej córki. Wejdź, wejdź, uciekaj z tego deszczu. Bridget dzwoniła do ciebie, już ci powiedziała, tak? Jak to miło, że przyjechałaś. Jest zrozpaczona. Zaczekaj, zaraz ją poproszę. Dam wam herbaty. Z tymi słowami wyszła i usłyszałam, jak woła do niej ze schodów. Zupełnie zbiła mnie z tropu. — Bridget zrozpaczona? — Dlaczego? O czym ona mówiła? Bridget była blada i miała czerwone obwódki wokół oczu. — Karen? spytała zaskoczona. Skąd wiedziałaś? Wymieniłyśmy się wiadomościami i dopiero wtedy zrozumiałam, dlaczego Lawrence nie chciał odpowiadać na moje pytania o Bridget. Po prostu zerwał z nią trzy dni wcześniej. Spróbowałam zapomnieć o jego pocałunku i pocieszyć przyjaciółkę, mówiąc jej o liście od Annie. Co takiego? Przecież mówiłaś, że ona nie żyje. Szukaliśmy jej mordercy. Myliłam się. Ona tu mieszka, w Athlon, albo gdzieś w pobliżu. Jutro chcę jej poszukać, dlatego muszę już iść Zarezerwowałam pokój w pensjonacie, tu, niedaleko was Weszła pani go z herbatą Mamo, Karen może u nas przenocować, prawda? Zarezerwowała pokój, ale czy mogłaby przenocować? Ależ oczywiście, będzie nam bardzo miło Więcej niż miło, jak to dobrze, że przyjechałaś Możemy zrobić tak, jak w weekend Josie pójdzie do Maureen Nie, 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 zaprotestowałam Nie chcę sprawić pani kłopotu ani słowa, to żaden kłopot. Och, Bridget, ona jest jeszcze ładniejsza niż na zdjęciach. I jesteś modelką? Nie dziwota. Nigdy nie gościliśmy u nas modelki. Jesteś głodna? Na pewno. Zaraz zrobię ci kanapkę. Bridget, rozpal w kominku. Zimno tu jak w psiarni. I pomyśleć, że to środek lata. Pani Goff wyszła z pokoju niczym trąba powietrzna pełna nerwowej energii. Bridget i ja uśmiechnęłyśmy się do siebie. Zadzwoniłam z ich telefonu i odwołałam rezerwację pokoju. Nie mówiłam mamie o Eni, powiedziała Bridget. Nie zrozumiałaby, no wiesz, tego o narkotykach i myśli, że przyjechałaś mnie pocieszyć. Jasne, rozumiem. Nawet o tym nie wspomnę. Bridget przeprosiła mnie, że nie pomoże mi szukać Eni, ale miasto było bardzo małe. Rodzice na pewno by się o tym dowiedzieli i musiałaby im tłumaczyć, że jestem siostrą. No, nie mogła znaleźć odpowiedniego słowa. Poczułam jeszcze większą urazę do siostry i lekką do Bridget. Siedziałyśmy do późna przy kominku, początkowo rozmawiając o Eni, lecz ciągle wracając do Lorenza. Bridget wzięła tygodniowy urlop, bo wciąż nie mogła spojrzeć mu w oczy. Zastanawiałam się, dlaczego nie wyprowadził się jeszcze z domu. To było trochę dziwne, choć oczywiście ja też mieszkałam teraz z tatą, ale przedtem, aż do separacji, wiele lat żyłam na swoim. Wypytałam ją o niego swobodnym tonem. Myślisz, że powiedział o Eni swojej matce? Jego ojciec nie żyje, prawda? A mama? Jaka jest? Nie wiem, nie poznałam jej. To powinien być jakiś znak, bo gdyby traktował mnie poważnie, to by mnie jej przedstawił. Jestem taka głupia. Chodzili ze sobą prawie dwa lata i nawet nie pokazał Bridget matce dziwne. Ona jest chyba chora na tę chorobę, no, na tę, wiesz, przeciwieństwo klaustrofobii. Nigdy nie słyszałam o klaustrofobii. Okazało się, że pani Fitzsimons w ogóle nie wychodzi z domu. Co takiego? Jak to? No tak, chodzi na zakupy i tak dalej, ale nigdy nie nocuje poza domem, ani nie wyjeżdża na weekendy. Jak mieszkają? Spytałam. Ani razu tam nie byłam. To też powinno dać mi do myślenia, nie? Lorenz uważał pewnie, że nie jestem tego warta, ale z ciekawości raz się tamtędy przeszłam. Od bramy nawet nie widać domu. Tam jest taka szeroka aleja, więc musi być wielki. Rzucił cię, bo nie jesteś go warta? Przestań nie bądź niemądra. Od kilku miesięcy dziwnie się zachowywał. Zdecydowanie. Z drugiej strony zawsze był trochę dziwny. To znaczy, kiedy zaczęliśmy ze sobą chodzić, był naprawdę wielki, no wiesz, otyły. Ale potem, kiedy zaczął chudnąć, stał się jakiś taki niespokojny. Nawet w biurze zawsze chodził podenerwowany. A kiedy u mnie nocował, spał najwyżej trzy godziny. To się cały czas nasilało, a ta jego nerwowość, a od kilku miesięcy to już w ogóle. Co w ogóle? No wiesz, raz był nakręcony, raz ospały, tak na zmianę, i nagle spytał, czy, czy może poznać moją rodzinę. Myślę, że jak już ich poznał, doszedł do wniosku, że jego matka mnie nie zaakceptuje. Ogarnęło mnie niejasne przeczucie, że Lorenz zostawił Bridget z zupełnie innego powodu. Przypomniał mi się zapach jego skóry, kiedy mnie objął, dotek jego ust na mojej skroni. Przypomniało mi się, jak chodził z nami, do kina czy na zakupy. Praktycznie wszędzie. Czułam się czasem jak przyzwoitka, ale może to Bridget nią była? Znów się rozpłakała. Co ja teraz zrobię? Omówiłyśmy sytuację. Uważała, że Lorenz nie zmieni zdania. Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej stanowczo oświadczył, że ich zerwanie jest ostateczne. Dlatego musiała być realistką i zamierzała poprosić o przeniesienie do innego biura. Nie chciała go codziennie widywać. Już miałam jej powiedzieć, że widziałam się z nim przed wyjazdem z Dublina, ale coś mnie powstrzymało. Nie musieliśmy się spotykać. Mogliśmy porozmawiać przez telefon. Wiedziałam, że ukrywając to przed nią, zdradzam naszą przyjaźń. Wiedziałam też, że jest to dla mnie początek czegoś nowego. Dla mnie i dla Lorenza. Rano poznałam resztę jej rodziny. Byli uroczy. Josie, jej najmłodsza siostra, poprosiła mnie o autograf. Nigdy nie poznałam żadnej modelki, powiedziała. Podziękowałam im za gościnność, wyściskałam Bridget i umówiłyśmy się na spotkanie przed moim powrotem do Dublina. W końcu wyruszyłam na poszukiwania Eni. Sprzedawcom, barmanom w pubach, właścicielom kawiarni, mówiłam, że znalazłam na dworcu zdjęcie w srebrnej ramce i pytałam, czy znają widniejącą na nim dziewczynę. Nic innego nie przyszło mi do głowy. Ktoś mógł ją zapamiętać ze względu na zajęczą wargę. Jej zdjęcie pokazywano w gazetach tylko przez kilka dni na początku i w trakcie śledztwa. O innych zaginionych wspominano co roku w specjalnych apelach i artykułach prasowych. Ale ze względu na przeszłość Eni śledztwa w jej sprawie nie wznowiono. Kilka osób, które pytałam, odpowiadało, że gdyby nie ta warga, twarz wydawałaby się znajoma, ale w większości zdjęcie nie mówiło absolutnie nic. W zakładzie fryzjerskim powiedziałam, że fotografia jest prawdopodobnie stara i dziewczyna mogła przefarbować włosy na inny kolor. Właścicielka spojrzała na mnie podejrzliwie, i zdałam sobie sprawę, jak dziwacznie to zabrzmiało. Recepcjonistka w hotelu Prince of Wales stwierdziła, że dziewczyna mogła tu przyjechać skądkolwiek, bo Athlon jest autobusowym punktem przesiadkowym dla pasażerów jadących z Cork, Limerick i z zachodu. Athlon to bardzo małe miasto, więc w cztery godziny odwiedziłam wszystkie sklepy, sklepiki i zakłady, włącznie z tymi przy Roscommon i Galway Road. Kiedy pokazywałam zdjęcie na stacji benzynowej na obrzeżach miasta, jedna z klientek zauważyła, że rano byłam w sklepie jubilerskim. Zadaje pani sobie bardzo dużo trudu, żeby znaleźć kogoś, kogo nawet pani nie zna, powiedziała. Na tym etapie było mi już wszystko jedno. Poszłam na posterunek i odważnie spytałam, czy któryś z policjantów zna dziewczynę z fotografii. Tylko wzruszyli ramionami, ale oświadczyli, że zatrzymają zdjęcie ze względu na ramkę, bo na pewno jest coś warta, więc jeśli ktoś ją zgubił, niewykluczone, że się do nich zgłosi. Zrobiłam głupi błąd. O trzeciej spotkałam się w kawiarni z Bridget. — I co? — spytała. — Nic? — Nic. Bardzo mi przykro, ale to szukanie igły w stogusiana. Ona może mieszkać wiele kilometrów stąd, w jakiejś małej, cichej wiosce bliżej Malingar czy Balinaslu. Mogła zaszyć się dosłownie wszędzie. Moja wściekłość na Eni nie opadła. Chodząc pół dnia mokrymi od deszczu ulicami ze zdjęciem w ręku, miałam czas się zastanowić, co powiem, kiedy ją wreszcie znajdę. Nie wyobrażałam sobie, żebym mogła ucieszyć się na jej widok, nawet jeśli była bezpieczna. Miałam ochotę zlać ją za to, co musieliśmy przez nią przejść. Zadzwoniłam z budki do domu i przekazałam rodzicom złą wiadomość, uprzedzając ich, że w przyszły weekend zamierzam pojechać dalej i przeczesać okolice Athlone. Że jeśli będę musiała, przeczeszę cały kraj, bo Annie jest nam winna wyjaśnienie. Wieczorem wróciłam do Dublina i zjadłam kolację z rodzicami. Mówiliśmy niewiele, tata był zły, że policja zabrała tę ramkę. Zdjęć Eni mieliśmy mnóstwo. Kiedy zaginęła, zrobiliśmy kilkaset odbitek. To sprawa ramki go denerwowała. Kupiłam ją specjalnie, kiedy. Uciekła? Podpowiedziałam. Właśnie. Rano zadzwoniła do mnie bardzo podekscytowana Iwon. Mam nadzieję, że lepiej się czujesz, bo zgadnij, kto jedzie do Rzymu. Tak, dużo lepiej dzięki, ale do jakiego Rzymu? Wyszły nowe perfumy, guild. Chcą, żebyś je reklamowała. Guild? Jak wyrzuty sumienia? Dziwna nazwa. Nie, guild, bez U, jak złocony czy pozłacany. Chcą, żebyś w sobotę przyleciała do Rzymu. Wiedziałam, że to będziesz ty od samego początku. Zdajesz sobie sprawę, co to znaczy? Niesamowita sprawa, ale w sobotę zamierzałam pojechać do Mollinger, i nagle dotarło do mnie, że jestem głupia. Miałam okazję odwiedzić Rzym. I nie chciałam ze względu na Eni. Nie. Mogłam zaczekać. Eni też. Czekała sześć lat, aby zawiadomić nas, że w ogóle żyje. To fantastycznie! wykrzyknęłam. Masz ważny paszport? Latem poprzedniego roku mieliśmy jechać z Desim na Isle of Man, więc paszport był w porządku. Iwon kazała mi wpaść do biura po dokumenty i szczegółowe informacje. Gdy wyszłam od niej po południu, miałam ochotę zadzwonić do Bridget i podzielić się z nią wspaniałą nowiną, ale pomyślałaby, że zadzieram nosa. Mimo to chciałam komuś powiedzieć. Chciałam powiedzieć Lorenzowi. Zadzwoniłam do niego do biura i zdałam mu relację z moich bezskutecznych poszukiwań. Mówił zatroskanym, pocieszającym głosem. Powiedziałam mu, o Rzymie, rany to fantastycznie! Wykrzyknął. Rzym. Byłeś tam? Nie, nigdy. Matka nie lubi podróżować, więc nie jeździmy na zagraniczne wakacje, zresztą na krajowe też nie. Jedź ze mną. Słowa te wyszły z moich ust, zanim zdałam sobie z tego sprawę. Krótka pauza i dobra, pojadę. Rozdział szesnasty. Lidia. Malcolm był jednym z psychiatrów, którzy leczyli mnie u świętego Jana Bożego. Widział mnie w najgorszym stanie, otumanioną i niereagującą na bodźce zewnętrzne. Odbyłam z nim wiele sesji terapeutycznych w cztery oczy. Wiedział, że nie przepadam za towarzystwem, wiedział, że dziewięć razy poroniłam i rozpaczliwie pragnęłam mieć jeszcze jedno dziecko. Oczywiście nie wspomniałam mu, do czego się w tej rozpaczy posunęłam. Nawet osłabiona i nafasarowana środkami uspokajającymi, nie powiedziała mu o Eni. Mówiąc, zdradziłabym Andrew, ale tak, ufałam Malkolmowi. Spodobałby się mojemu tatusiowi. Powiedziałam mu nawet odejanie, o tym jak utopiłam ją w dniu naszych dziewiątych urodzin. To zabawne, bo przed mężem zataiłam wszystkie szczegóły, mówiąc tylko, że siostra zginęła w tragicznym wypadku. Malcolm tłumaczył mi, że byłam dzieckiem, więc nie mogę czuć się odpowiedzialna za coś, czego wtedy nie rozumiałam. Nie chciał pogodzić się z myślą, że pragnęłam jej śmierci. Chciał wierzyć jedynie w to, co we mnie najlepsze. Gdy pewnego popołudnia, cztery lata później, spotkałam go w kwiaciarni, powitał mnie niepewnie, mówiąc, że wyglądam ładnie i zdrowo. Zaprosił mnie na kawę, czym naruszył pewne zasady relacji między lekarzem i pacjentem. Lecz zupełnie mi to nie przeszkadzało. Lubiłam być podziwiana. Poza tym nie był już moim lekarzem. Z lekarzy widywałam ostatnio tylko rodzinnego. Menopauza nadeszła i odeszła, a lekarstwa zapobiegały wahaniom nastroju i zapewniały spokój myśli. Żona Malkolma, niemka, zmarła przed kilku laty, tak więc oboje byliśmy wolni. Zaczęliśmy się nieśmiało spotykać. Kiedy się ze mną kochał, zamykałam oczy, wyobrażając sobie, że robię to z Andrew. Czasem wpadał do mnie pod nieobecność Lourensa. Nie chciałam, żeby się syn o nim dowiedział. Musiał wierzyć, że nikogo nie kocham tak bardzo jak jego. Problem w tym, że Malcolm nie chciał przestać mnie leczyć, choć nie potrzebowałam już żadnej kuracji. O Dajanie opowiadałam mu tylko w szpitalu, mimo to czasem wracał do tematu podczas naszych schadzek. Pewnego razu, gdy zaprosiłam go do domu po kolacji, spytał: Gdzie jest ten Staw? Myślałam, że powstrzyma go moje lodowate milczenie, lecz był na nie odporny. Jesteś jednym z najciekawszych przypadków, jakie kiedykolwiek miałem. Ile lat tłumiłaś w sobie wyrzuty sumienia, ukrywając je przed własnym mężem? Ponad dwadzieścia? To bardzo niezdrowe. Powinnaś z kimś o tym porozmawiać. Oczywiście nie ze mną, ale byłabyś zdumiona, jak bardzo wzrosłaby Twoja świadomość wolności, gdybyś się przed kimś otworzyła. Mogłabyś co wieczór wychodzić z domu, jeździć na wakacje. Jestem przekonany, że właśnie to jest źródłem wszystkich Twoich problemów. A więc jestem dla ciebie kolejnym przypadkiem, tylko? Zignorowałam jego uwagi i poszłam zaparzyć kawę. Lecz gdy wróciłam do jadalni, już go tam nie było. Zobaczyłam szeroko otwarte drzwi i okazało się, że jest w ogrodzie. Nie mogę znaleźć tego stawu. Wskazałam betonowy pagórek z poidełkiem dla ptaków na szczycie. Tatuś go zasypał. Chodź na kawę, bo wystygnie. Wziął mnie pod rękę i w drodze powrotnej podziwiał moje krzewy. Lidio, powiedział. Nie musisz o tym rozmawiać, ale moim zdaniem dobrze by ci to zrobiło. Kiedy Lawrence wyjechał na weekend do Athlone, poczułam się strasznie samotna i zaprosiłam Malcolma na sobotę. Przyjechał w porze lunchu z niespodziewanym gościem. Bardzo się postarzała, lecz od razu ją rozpoznałam. Zawsze bardzo o siebie dbałam i chlubiłam się swoim wyglądem. Byłyśmy w tym samym wieku, ale ona miała krótkie, siwe włosy i pomarszczoną twarz. A granatowe ubranie leżało na niej jak worek. Zobaczyłam krucyfiks na jej szyi i zrozumiałam, że jest zakonnicą. Emi Malone. Choć przytrzymałam się kredensu, kolana nie wytrzymały ciężaru ciała i upadłam. Kiedy się ocknęłam, Malcolm wachlował mnie poduszką, a obok niego stała Emi. Napiszę herbaty z cukrem skarbie. Wiem, że przeżyłaś wielki wstrząs. Emil widziała, jak siedząc na piersi siostry zgasiłam życie Dajany. Panie doktorze, powinien był pan ją uprzedzić. Nie przyjechałabym, wiedząc, że to ją zaskoczy. Usiadłam na podłodze i machnięciem ręki zbyłam ich zabiegi. Błagam. Po chwili wstałam, przeniosłam się na sofę i wypiłam filiżankę obrzydliwie słodkiej herbaty. – Pamiętasz, Emi? – Oczywiście, że pamiętasz. – Teraz to siostra Madeleine z zakonu Loretanek. Przywiozłem ją, żeby z tobą porozmawiała. – Jak śmiałeś, Malkolmie. – Nie chcę. – Siostra Madeleine wie, że to nie była twoja wina. Prawda, siostro? Minęłam ich i poszłam prosto do barku, podczas gdy oni paplali, ogarnięci ślepą paniką. Byłyśmy takie młode, Lidio, byłyśmy dziećmi. Nie mogłaś wiedzieć, że Dajana umrze. Zdarzył się wypadek, nikt cię za to nie obwinia. Taka była wola Boża. Nasz dobry pan nigdy by nie chciał, żeby to cię dręczyło. Nie miałaś zamiaru odbierać jej życia. Widzisz? Pomyślałem, że dobrze będzie, jeśli się spotkacie, porozmawiacie i rozliczycie się wreszcie z przeszłością. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Niechaj Bóg mają w swojej opiece. To była jedna z tych rzeczy, dziecięca sprzeczka, która wymknęła się spod kontroli. Po prostu nie rozumiałaś, że Dajana może umrzeć i wiedz, że nie ma dnia, żebym nie padła na kolana i nie modliła się za ciebie i twoją siostrzeczkę. Zostawię was na dwadzieścia minut, dobrze? A kiedy wrócę, może siostra zechce pomodlić się z nami nad brzegiem tego starego stawu. Co ty na to, Lidio? Nie odwracając się, jednym haustem wypiłam brendy i znów napełniłam kieliszek. Wyjdźcie, proszę, rzuciłam. Lidio, siostra Madlen przyjechała aż ze Sligo. Wyjdźcie. Strasznie cię przepraszam, Lidio. Nie miałam pojęcia, że moja wizyta cię zaskoczy. Panie doktorze, zechce pan odprowadzić mnie na dworzec? Przecież nie musimy. Wtedy naskoczyłyśmy na niego, ona i ja. I zdeprymowani wreszcie wyszli. Malcolm zadzwonił do mnie pod wieczór, ale odłożyłam słuchawkę, dopiłam butelkę brandy, zastanawiając się, co porabia Lawrence i czy za mną tęskni. Ciekawiło mnie, jak mieszkają rodzice Bridget, choć wiedziałam, że ich dom nie może się równać z naszym. Otworzyłam żaluzję w kuchennym oknie i spojrzałam na grób Diany. Naturalnie wiedziałam, że leży w nim Eni, lecz lubiłam wyobrażać sobie, że widzę tam siostrę, która siedzi nad brzegiem stawu i macha do mnie, prosząc, żebym wyszła na dwór. Podniosłam rękę i też do niej pomachałam. Potem weszłam na stołek, zdarłam z okna żaluzję i powiesiłam firanki. Lawrence będzie musiał do nich przywyknąć. Nazajutrz Malcolm przyjechał z przeprosinami. Wpuściłam go tylko do holu, choć dałam mu do zrozumienia, że może mu kiedyś wybaczę. Na szczęście wrócił Lawrence i przerwał nam spotkanie. Więc po krótkiej rozmowie o niczym Malcolm wyszedł. Sen wypełnił misję. List trafił bezpiecznie do skrzynki. Wieczorem ktoś do niego zadzwonił, i po rozmowie Lawrence oświadczył, że właśnie zakończył swój związek z Bridget. Wiedziałam, że tak będzie. Dziwiłam się, że aż tyle z nią wytrzymał. Myślę, że gdy zobaczył, jak małym i szarym życiem żyją inni, otworzyły mu się oczy i zrozumiał, że nie może być z kimś takim jak ona. Teraz wszystko się uspokoi. Na kolację przyszła moja teściowa Eleonora. Była jak zwykle irytująco punktualna. Zapraszałam ją na siódmą, a ona przychodziła wcześniej, krążąc po ganku, czekała, aż zegar w holu wybije siódmą i dopiero wtedy naciskała guzik dzwonka. Po śmierci Andrew bywała u nas co cztery tygodnie, regularnie, bez względu na to, czy ją zapraszałam, czy nie. Więc skończyło się na tym, że musiałam zarezerwować dla niej ostatnią sobotę każdego miesiąca. I zawsze pilnowałam, żeby towarzyszył nam Lawrence. Ostatecznie nie przychodziła zobaczyć się ze mną. Bardzo się cieszyła, że syn od ponad roku utrzymuje przyzwoitą wagę, jakby tylko on się do tego przyczynił. Było widać, że bardzo go lubi, a on wciąż jej nie ufa. Opowiadał mi, jak go traktowała, kiedy leżałam w szpitalu. Na pewno nie kochał jej tak jak mnie. Naturalnie nie zamierzałam jej mówić o malkolmie. Ilekroć nas odwiedzała, zawsze oglądała wszystkie stojące na kominku zdjęcia Andrew. Dowiedziawszy się o Eni, Lawrence chciał je schować, ale mu zabroniłam. Eleonora często zrzędziła, że mieszkamy w wielkim starym domu, pełnym przeciągów i stanowczo za dużym dla nas dwojga. Namolnie powtarzała, że muszę czuć się w nim samotna i okropnie się nudzić. Był to oczywisty znak, że chce się do nas wprowadzić. Ostatnimi czasy coraz bardziej nie domagała. I chyba doszła do wniosku, że domek w kielinej jest zbyt odizolowany. Poza tym Lawrence kiedyś się wyprowadzi, prawda, serdeńko? Mam nadzieję, odparł syn. Pewnie zechcesz założyć rodzinę. Kiedy przedstawisz mnie tej Bridget? Zakłopotany Lawrence poruszył się nerwowo na krześle. Nie wiem. Podobać się Lidio? Jest odpowiednia dla naszego przystojnego Lawrence'a? Dla naszego Lawrence'a żadna nie będzie odpowiednia. Odparłam i zmieniłam temat, żeby zaoszczędzić synowi skrępowania. Myślałam, że list wystarczy i położy temu kres. Do szału doprowadzało mnie to, że jej rodzina nie może sobie odpuścić. Lawrence znakomicie się sprawił, naprowadzając Doyle'ów na zły trop. Udawał, że pomaga tej Karen. Przejął kontrolę nad najważniejszymi elementami jej poszukiwań. Wmówił jej, że nie ma żadnych potwierdzonych informacji o samochodzie mojego męża, więc policja pewnie tylko mataczyła. Kazałam mu poszukać zdjęć ważnych osobistości w filcowych kapeluszach, ale nie chciał rzucać na nikogo podejrzeń. List miał zakończyć tę maskaradę. Tymczasem wściekła na siostrę Karen, zamierzała ją znaleźć i się z nią rozprawić. Czysty absurd! A potem nic z tego, ni z owego syn oświadczył, że za trzy dni wybiera się do Rzymu. Jako uczeń Carmichael Abbey wraz ze szkolną drużyną rugbystów pojechał raz na wycieczkę do Marsylii, lecz nigdy dotąd nie wyrażał chęci wyjazdu za granicę. Powiedziałam, że to niedorzeczny pomysł i możemy sobie na to pozwolić, na co ostrym tonem przypomniał mi, że to on zarabia na nasze życie. Należał już do kierownictwa Biura Świadczeń dla Bezrobotnych. Poznali się na nim. Mimo to nie zarabiał nawet jednej trzeciej tego, co kiedyś Andrew. Nie mogłam zrozumieć, skąd ta nagła decyzja i dlaczego akurat rzym. Chcę po prostu odpocząć, odparł. Jedziesz sam? Lekkie wahanie. Tak. Ale po co i na jak długo? Na tydzień. Na cały tydzień? Omalnie wpadłam w histerię. Nigdy dotąd nie byłam tak długo zdana tylko na siebie. Pojadę z tobą, zaproponowałam. Nie, mamo, ty nie lubisz podróżować, nie lubisz nawet wychodzić z domu. Po co miałabyś jechać do Rzymu? Co ja tu będę bez ciebie robiła? To, co zawsze zupełnie sama nie mogłam uwierzyć, że potrafi być taki samolubny. Mamo próbował uspokoić mnie kojącym głosem. Mamo, czasem myślę, że, że zawsze żyłaś pod kloszem. Zawsze ktoś się tobą opiekował, ale świat poszedł naprzód. Dzisiaj większość kobiet pracuje i walczy o swoje prawa, ale ty chyba nie chcesz być niezależna. Nie, nie jesteś zła ani nie postępujesz niewłaściwie. Jesteś po prostu wyjątkowa. Staromodna? Trochę. Jeśli nie chcesz, nie musisz się zmieniać, ale ja żyję w nowej rzeczywistości i bardzo mi się to podoba. Lawrence zrobił pauzę. Przecież mogłabyś zadzwonić do tego Malcolma, na pewno chętnie dotrzymać towarzystwa, odwróciłam głowę. Mamo, przecież to nic takiego. Masz prawo mieć przyjaciela. Sprawia bardzo miłe wrażenie. To nie tak, jak myślisz. W takim razie może poproś babcię, żeby przyjechała tu na kilka dni. Gwarantuję, że ucieszy się z zaproszenia. Ciągle robi aluzję na ten temat. Och, synku, jeśli babcia do nas przyjedzie, już nigdy się jej nie pozbędziemy. Ona mnie nawet nie lubi. Mamo, ja się kiedyś wyprowadzę. Nie mogę mieszkać z tobą do końca życia. Pomysł, żeby babcia zamieszkała tu dla towarzystwa, nie jest zły. Gdyby sprzedała swój dom, pieniądze przypadłyby prawdopodobnie tobie i wujkowi Finowi. Pomyśl o tym. Już pomyślałam. Rozmawiałam z Eleonorą o jej domku i o tym, co się z nim stanie w razie jej śmierci. Doszłyśmy do porozumienia. Myślałam, że on też to zrozumie i nie opuści mnie tak, jak ja nie opuściłam Tatusia. Przecież Lawrence nie musiał się wyprowadzać. Całe to ostatnie zamieszanie z poszukiwaniami Annie Doyle oraz to, że syn zadał się z jej rodziną, było wielkim błędem. Zaczęłam podejrzewać, że Lawrence już mi nie ufa. Nie bacząc na nic, konsekwentnie realizował swoje plany podróżnicze. Dał mi numer telefonu hotelu, w którym miał się zatrzymać. Kazał zadzwonić do Malcolma, Fina, Rosie czy Eleonory, gdybym poczuła się samotna. Dwa dni przed jego wyjazdem, w porze kolacji, wpadła do nas Helen, jego dawna flama. Siemanko, rzuciła ordynarnie, jak to ona. Lawrence mówił, że na cały tydzień zostaje pani sama, więc wdepnę sprawdzić, czy wszystko gra. Przerażona spojrzałam na syna. Czy wszystko gra? Powtórzyłam. Lawrence wbił wzrok w kolana. Tak, bo jestem teraz pielęgniarką, mogę się przydać. Ucieszyła się, że syn zakończył tę małą przyjaźń z Bridget. Ona do ciebie nie pasowała, Lar. Nie wiem, jak znosiłeś to jej krzywe oko. Krzywe, co? Nie zrozumiałam. Nie powiedział pani? Nigdy się nie wiedziało, czy ona mówi do kogoś, czy do sufitu. Boki można było zrywać. Zaniepokoiło mnie, że Lawrence spotykał się z oszpeconą dziewczyną. Jak mógł? Powinien wiedzieć, jak ważna jest dla mnie estetyka. Czyż nie dałam mu dobrego przykładu? Bo wiesz, kiedy zacząłeś z nią chodzić, paplała Helen, byłeś gruby jak wieprz, więc do siebie pasowaliście, co nie? Ale chyle czułko, bo schudłeś w trymiga i teraz wyglądasz normalnie. Wzdrygnęłam się na jej wulgarność i na to, że skąpi mu komplementów, bo Laurens wyglądał fantastycznie, jak jego ojciec. Oczywiście nie zdradziłam mu, że zeszczuplał dzięki mnie. Nie widziałam powodu. Gdy przed półtora rokiem zaczął na poważnie o siebie dbać, postanowiłam mu pomóc i posypywałam jego jedzenie rozkruszonymi tabletkami, fenteraminu. W szpitalu przepisywano mi ją na apatię, a jej skutkami ubocznymi były gwałtowne wybuchy energii oraz zmniejszone łaknienie. Spotykałam się już z Malcolmem, więc zdobycie bloczku recept i wypełnianie ich w zależności od potrzeb nie stanowiło żadnego problemu. Na tydzień przed jego wyjazdem do Atlon przerwałam tę kurację. Pomyślałam, niechaj jedzenie będzie dla niego nagrodą za to, że spełnił moje życzenie i wysłał list do Doyle'ów. To, co pomyśli o nim rodzina Bridget, nie miało znaczenia. A teraz interesowało mnie, jak poradzi sobie w Rzymie. To ja dbałam o jego figurę, więc niech się tam obie. Może dostanie nauczkę. Spojrzałam na Helen łaskawszym okiem. Rzeczywiście mogła mi się kiedyś przydać, mogła zostać moją sojuszniczką. Wieczorem w przeddzień wyjazdu wrócił do domu z zakrwawionym nosem i obdartymi knykciami. W pierwszej chwili pomyślałam Boże, co za ulga. Twierdził, że ktoś go napadł, lecz co ciekawe, ten ktoś nie zabrał mu portfela ani odziedziczonego po zegarka. Lawrence nie chciał zawiadomić policji. Umył się i zadzwonił do Helen z prośbą o poradę. Lecz i bez Helen wiedziałam, że będzie miał pośnieczoną twarz. Owinął w ściereczkę trochę lodu i przyłożył go do oczu. No, jaka szkoda, powiedziałam. Wiem, jak bardzo ci zależało na tym wyjeździe. Słucham? Ale w tych okolicznościach na pewno zwrócą ci za bilet. Mamo, ja jadę, ależ kochanie, jadę, nic mi nie będzie. Dlaczego akurat do Rzymu? Dlaczego akurat teraz? Kto go pobił i z jakiego powodu? Dlaczego Lawrence coś przede mną ukrywał? Rozdział Siedemnasty. Lawrence. W sali odlotów próbowałem czytać gazetę, lecz nagłówki o śmierci Monsignora Orana i hiszpańskich rybakach, którzy zaginęli na morzu, nic mi nie mówiły. Czytałem je raz po raz, chcąc powstrzymać umysł od uporczywego analizowania wstrząsających wydarzeń, jakie rozegrały się wczorajszego wieczoru. Czekał przed służbowym wejściem do biura. Chwycił mnie za kołnierz i rzucił na ścianę. — Ona jest moją żoną, ty chuju! Trzymaj się od niej z daleka, drugiego ostrzeżenia nie będzie. Celował w twarz. Lecz w ostatniej chwili zdążyłem lekko odwrócić głowę, tak że nie złamał mi nosa ani kości policzkowej. Widziałem, że nie jest do końca zadowolony z ciosu, ale na szczęście uznał, że to wystarczy i odszedł. Sali pomogła mi się pozbierać. Chciała wezwać policję, lecz zapewniłem ją, że nic mi nie jest. Gdyby przyjechali ktoś, kto pracował u nich, kiedy o morderstwo Eni podejrzewano mojego ojca, mógłby sobie coś skojarzyć. O co mu chodziło? Dopytywała Sally. — Nie mam pojęcia, odparłem. Ale byłem teraz bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek. Karen nie wróci do tego brutala. Nawet jeśli do niczego między nami nie dojdzie, będę strzegł jej przed takimi draniami, przed mężczyznami pokroju mojego ojca. Z głośników płynęły zawiadomienia o opóźnionych lotach, lecz ja zauważyłem nagle zmianę w zachowaniu siedzących wokoło ludzi, którzy nistego, nizowego zaczęli się prostować w fotelach i odwracać głowy. Rozkojarzony podążyłem za ich wzrokiem. W moją stronę szła powoli Karen. Była jeszcze piękniejsza niż wtedy, kiedy widziałem ją ostatni raz. Nikt nie mógł oderwać od niej oczu gdy płynęła przez salę w prostej białej bluzce i błękitnej, jedwabnej, wielowarstwowej spódnicy. Miała promienną twarz, złoty łańcuszek na kostce u nogi i szła, aby usiąść obok mnie. — Lawrence? — Hej, cześć. — Co ci się stało? — Głupi wypadek w pracy. Spadła na mnie półka z segregatorami — Wspaniale wyglądasz. Niedomówienie stulecia. Czułem zazdrość promieniującą z siedzących w pobliżu mężczyzn. Kobiety też jej się przyglądały. Powiedziałeś, Bridget, że lecisz ze mną do Rzymu? Nie. Ja też nie. Patrzyła na mnie i miałem ochotę dotknąć jej twarzy, lecz się powstrzymałem. Chciałem, by poczuła się przy mnie bezpieczna. Niczego nie pragnąłem bardziej. Posłuchaj, tyle ostatnio przeszłaś, że ja też muszę trochę odpocząć. Zapomnijmy o wszystkim i cieszmy się Rzymem, co ty na to? Uśmiechnęła się. I nie wspominajmy o Annie, ani o Desim, ani o Bridget. Spochmurniała. Jest moją przyjaciółką, czuję się tak, jakbym ją zdradzała. Przywołałem fałszywie niewinne motywy. Przecież nic takiego nie robimy. Nigdy nie byłem w Rzymie i zawsze chciałem tam pojechać, a to dobra okazja. Masz rację, powiedziała zakłopotana. Nie robimy nic złego. Groza przeminęła. Obok mnie siedziała Karen, która śmiała się, gawędziła ze mną i dotykała mojego ramienia, jakbyśmy od zawsze byli dobrymi przyjaciółmi. Kiedy weszliśmy na pokład samolotu, oczarowała stewardesę, która pozwoliła mi zmienić miejsce i usiąść w pierwszej klasie. Pokrywano jej wszystkie koszty i zakwaterowano ją w pięciogwiazdkowym hotelu. Mój budżet był bardzo napięty, a hotel bezgwiazdkowy. Zamówiła dla nas dżin z tonikiem, choć zegarek wskazywał dopiero dziesiątą. Leciała do Rzymu na trzydniową sesję zdjęciową dla włoskiego czasopisma modowego. Wyraźnie widziałem, że lubi swoją pracę. Jeśli można nazwać to pracą, bo dla mnie były to niekończące się wakacje. Roześmiała się i przestań. Wiesz, jak to jest stać długo w niewygodnych pozach, ubraniach? Które praktycznie cię zaszywają w upale albo na mrozie. Weź kiedyś udział w zdjęciach do letniej kolekcji na irlandzkiej plaży w styczniu, a potem opowiesz mi, jak było wspaniale. Pytała mnie o pracę i o to, jak mieszkam, ale unikałem opowiadania o domu, za to dużo mówiłem o mojej karierze w kierowaniu biurem. Czyli w sumie nuda, podsumowałem przepraszająco. Ale chyba dobrze sobie radzisz, prawda? Musisz być kimś ważnym, skoro stać na urlop za granicą. Jasne wziąłem pożyczkę z banku. Okazało się, że Karen zaczyna zdjęcia dopiero na zajutrz i jest wolna aż do rana. To było jak spełnienie odwiecznej fantazji. Nie lubię podróżować sama. Będę pracowała z włoską ekipą i nikogo z nich nie znam. Spędzimy ten dzień razem? Ja też nigdy nie byłam w Rzymie, więc chodźmy pozwiedzać. Żebym się zgodził, położyła mi rękę na ramieniu, jakbym potrzebował zachęty. Kiedy zdjęliśmy bagaży z taśmociągu i wyszliśmy na dwór, uderzyła mnie fala gorąca, jakiego nigdy dotąd nie doświadczyłem. Karen przywołała taksówkę. Wyliczę to w koszty podróży, powiedziała ku mojej uldze, bo zamierzałem wsiąść do autobusu. Umówiliśmy się, że najpierw pojedziemy do mojego hotelu, żebym mógł zostawić walizkę, a potem do jej, bo był bliżej centrum. Taksówką jechało się cudownie. Za każdym rogiem stał pomnik, budynek czy posąg prosto z kart mojego podręcznika do historii. Dziwne, a nawet nieco zatrważające było to, że jeszcze nie runęły pod naporem krążących wśród nich turystów. Zatrzymaliśmy się przed moim hotelem w dość zaniedbanej części miasta za dworcem termini. Zapuszczona uliczka, wejście, schody na piętro, malutka recepcja i niejaki pokój. Szybko rzuciłem walizkę, pobiegłem do łazienki na końcu korytarza, umyłem się pod pachami, cztery razy psiknąłem dezodorantem i włożyłem swoją najlepszą linianą koszulę z krótkimi rękawami. Spojrzałem w lustro i przez krótką, lecz przerażającą chwilę widziałem w nim patrzącego na mnie ojca. W domu, na kredensie stało jego zdjęcie zrobione na potańcówce dla członków drużyny rugby i dziewczyn. Miał na nim przylizane włosy, mocno zarysowaną szczękę i siniaka pod lewym okiem, którego dorobił się podczas szarpaniny na boisku. Byłem przystojny jak on. Doszedłem do wniosku, że Karen i ja nie stanowimy aż tak dziwnej pary, przynajmniej wizualnie. Przez ułamek sekundy żałowałem, że ojciec nie może mnie teraz zobaczyć, ale nie chcąc psuć sobie dnia, szybko tę myśl odpędziłem. W taksówce czekała na mnie Karen. Wychodząc, rzuciłem klucz recepcjoniście, miał na imię Mario, lecz mnie zatrzymał. Pana mama dzwoniła, powiedział jak postać z reklamy pizzy. Mama? — Powtórzyłem zażenowany. Tak, musi pan odzwonić teraz, tak? Nie, potem, dziękuję. Nie teraz, chyba go zawiodłem. Potem. Wycofałem się na schody, a on z dezaprobatą pokręcił głową. Zmartwiłem się. Ale nie. To tylko cała mama. Nie mogła dać mi spokoju chociaż na jeden dzień. Zamierzała dzwonić co 24 godziny. Międzynarodowe rozmowy kosztowały fortunę. On jutro. A teraz będę zwiedzał Rzym w towarzystwie mojej przyjaciółki, modelki. Zaskoczyła mnie. Zakładałem chyba, że przedstawicielki klasy pracującej nie interesują się kulturą. Dużo wiedziała o historii sztuki i poszliśmy zobaczyć dwa obrazy Karawadzie w augustjańskiej Bazylice Świętej Marii Panny na Piazza del Popolo. W szkole nie miałem takiego przedmiotu, więc nic nie wiedziałem o malarzach ani ich dziełach. Za to ona umiała opowiadać o nich z entuzjazmem i głębokim zrozumieniem, tłumacząc mi, jak wykorzystywali grę światła i cienia – Próbowałem oglądać to wszystko jej oczami, chociaż obrazy były niezaprzeczalnie piękne, nawet dla niewykształconego laika takiego jak ja, dzięki pasji, z jaką mówiła, stawały się jeszcze bardziej ekscytujące i ważne. Kupowałem pocztówki z dziełami, które widzieliśmy, i plułem sobie w brodę, że nie zabrałem aparatu. Bridget raz na zawsze wybiła mi z głowy myśl o fotografice. Karen zdziwiła się, że przyjechałem bez sprzętu, ale spędzała w studio tyle czasu, że ucieszyła się z tej chwilowej wolności. Potem żałowałem, że nie mam żadnych wspólnych zdjęć ze Rzymu. W muzeach i galeriach panował chłód na szczęście, bo słońce niemiłosiernie prażyło. Dziękowałem Bogu, że nie przyjechałem do Włoch, zanim schudłem, bo w tym upale nie mógłbym nigdzie chodzić. Po południu usiedliśmy na hiszpańskich schodach. Zjedliśmy coś z ulicznego wózka z przekąskami, spłukaliśmy to zimnym jak lód piwem, a potem zwiedziliśmy wszystkie kościoły przy Via del Corso wraz z ich przepięknie zdobionymi bocznymi kaplicami. Na końcu ulicy wznosiła się olbrzymia budowla. Dopiero kiedy podeszliśmy bliżej, zdałem sobie sprawę z jej monumentalnej skali. Co to jest? spytałem. Karen zajrzała do przewodnika i okazało się, że stoimy przed pomnikiem Wiktora Emanuela II u stóp kapitolu. <laughs> no nie, to czyste wariactwo. Wiesz, że Rzymianie wstydzą się tego pomnika? Uważają, że jest za wielki i zbyt jarmarczny. Spójrz tylko na ten biały marmur. Czyż nie jest wspaniały? Minęła siódma i lecieliśmy z nóg. Wróciliśmy do jej hotelu i w kapiącym od ozdu prokokowym holu zaczekałem, aż karen się odświeży. Piwo, które tam wypiłem, kosztowało kilkanaście tysięcy lirów więcej niż zakładałem. Kiedy wyszła z windy, wszyscy przystanęli, żeby na nią popatrzeć. Miała teraz wysoko upięte włosy i w długiej... Prostej sukience z granatowego jedwabiu, przepasanej w talii grubym sznurem, wyglądała jak minerwa z fresków wili medyceuszy, jak rzeźba, która nagle ożyła i zeszła z toku. Widziałem w Rzymie wiele pięknych i kształtnych kobiet, lecz wyróżniała się wśród nich piegami, ogniście rudymi włosami i przeszywającymi zielonymi oczami. Nic dziwnego, że chcieli ją pokazywać w czasopismach. Z tutejszej perspektywy jej uroda była niezwykle egzotyczna. Pięknie wyglądasz, powiedziałem, ale tylko machnęła ręką, przewykła do komplementów. Przyjrzała mi się ciekawie, wyjęła z torebki małą puderniczkę i kilka razy delikatnie dotknęła mojego siniaka różową gąbką. Oli? Jesu, mogłoby boleć sto razy bardziej. Spojrzałem w lusterko i okazało się, że siniak prawie zniknął pod warstewką makijażu. Wieczór był. Niewiele chłodniejszy. Na ulicach panował rzymski rozgardiarz, a my szliśmy przed siebie, mijając grupki amerykańskich turystów podążających za zieloną parasolką, lodziarzy, sprzedawców zachęcających do kupna głównie religijnych pamiątek i grupki odpicowanych Włochów mówiących jednocześnie rękami i ustami. Kierowaliśmy się w stronę Piazza Navona i minęliśmy kilka restauracji pękających w szwach od turystów, ale Karen szła dalej, aby w pewnym momencie skręcić w boczną uliczkę i przystanąć przed nierzucającymi się w oczy drzwiami. — Konsjerż mi ją polecił — powiedziała. Spojrzałem bez przekonania na drzwi, na których zamiast nazwy restauracji widniała jedynie pomalowana ceramiczna płytka z numerem. Otworzyliśmy je i znaleźliśmy się w kipiącym zieleniom dużym atrium. Wśród wysokich pini stały tam trzy okrągłe fontanny, każda jak bogato zdobiona miniaturowa fontanna di Trevi, obok której nie tak dawno przemknęliśmy w pośpiechu wraz z tłumem turystów. Z pysków kamiennych gargulców o martwych oczach lała się woda, w rosie kąpały się błyszczące liście bugenwilli. Jak z ziemi wyrósł przed nami mężczyzna o źle pofarbowanych włosach. Prego, wskazał kontrrestauracji, i gdy za nim poszliśmy, za drzewami ukazała się wysoko sklepiona kolumnada z dziedzińcem po jednej stronie i otwartą ruchliwą kuchnią po drugiej. Wzdłuż kolumnady ciągnął się rząd prostych drewnianych stołów nakrytych papierowymi obrusami, przy których siedzieli starsi ludzie, sami Włosi. Byliśmy tam jedynymi turystami i choć do mnie mogli odczuwać niechęć, wyraźnie urzekła ich uroda Karen, Dlatego pozdrowili nas uprzejmym skinieniem głowy. Piękno to międzynarodowy paszport do powszechnej akceptacji. Otworzyłem rozmówki i udało mi się rozszyfrować menu, w którym oprócz tradycyjnych pizz i makaronów znalazłem również egzotyczne dla mnie bakłażany, mozzarelle i karczochy. Miałem niepohamowaną chęć to wszystko pożreć. Lecz przy karem starałem się jeść mało i powoli. Ona jadła oczywiście tak, jak się spodziewałem, dziobiąc zdania jak ptaszek i narzekając. Przyznała, że chciałaby jeść więcej, ale nie może ani grama, bo jest na diecie. Jęknąłem w duchu, kiedy kelner zabrał ze stołu jej na pół pełne talerze. Postanowiłem napchać się dosyta ulicznym żarciem, kiedy zostanę sam. Jak daleko sięgam pamięcią, nie przeżyłem lepszego dnia. Rozmawiało nam się łatwo i swobodnie. To, że nie mieliśmy wielu wspólnych zainteresowań, okazało się bez znaczenia. Ona wysłuchiwała moich opinii na temat aktualnych wydarzeń i książek, a ja dowiedziałem się o gwiazdach muzyki pop, aktorach i modzie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo to, rozmowa była zajmująca dla nas obojga, ale co nieuchronne, zeszła w końcu na Ani. Nie poddam się, dopóki jej nie znajdę, powiedziała Karen. Nawet jeśli będę musiała pójść do gazet, nawet jeśli zburzy to jej nowe życie, ona musi z nami porozmawiać jest nam to winna. Jeden nędzny list po sześciu latach traumy to za mało, omal nas nie zniszczyła. A gdybyś po prostu sobie odpuściła? Spytałem ostrożnie. Gdybyś przestała szukać, gdybyś o niej zapomniała. Zaszkliły jej się oczy. Nie mogę. Kocham ją. I wiem, że ona kochała mnie. Coś tu nie gra. Cały czas mam wrażenie, że ktoś przetrzymuje ją wbrew jej woli. To, to nie ma sensu. Nie wiedziałem, co powiedzieć, więc umilkłem. Przepraszam, zepsułam nam dzień, a było wspaniale, prawda? — Tak. Uregulowałem rachunek, próbując nie wpadać w panikę na myśl, jak przetrwam do końca tygodnia. Gdy o dziesiątej Karen stłumiła ziewnięcie, zaproponowałem, że odprowadzę ją do hotelu. Szliśmy krętymi uliczkami, a ja zastanawiałem się, czy wziąć ją za rękę. Jej dłoń zwisała swobodnie kilka centymetrów od mojej. Czyżby Karen mnie zachęcała? Ośmielone wypitym do kolacji winem, pomyślałem, że to dobra okazja, ale kiedy już miałem dotknąć jej dłoni, Karen odwróciła się i zaproponowała: zjedzmy razem śniadanie. Przyjeżdżają po mnie dopiero 11. Chętnie się zgodziłem. Na pożegnanie smoknęliśmy się w policzek. Przez ułamek sekundy czułem, że moglibyśmy pocałować się jak trzeba, ale to ja się zawahałem. Dlaczego? Niczego nie pragnąłem bardziej niż tego, żeby wspaniałymi schodami wejść z nią do hotelu, lecz coś mnie powstrzymało. Do zobaczenia rzuciła, nieśpiesznie zsuwając palce z mojego ramienia. Ruszyłem powoli do mojego hotelu, zastanawiając się, co jest ze mną nie tak. Wszedłem do mojej pizzerii i pochłonąłem wielką pizzę. Właściciel wytrzeszczył oczy, a ja stwierdziłem, że wraca mi dawny apetyt. Uliczki i załuki za dworcem termini, przedtem tak gwarne i wesołe, tonęły teraz w złowieszczej po świecie, i w pierwszej chwili pomyślałem, że to moje mroczne rozważania zmieniły panującą tam atmosferę. Ale zaraz potem zauważyłem dziewczyny. Stojąc w grupkach po dwie albo trzy, ubrane niestosownie do wieku, w bardzo krótkie mini spódniczki, skąpe podkoszulki i buty na kosmicznie wysokim obcasie, zaczęły do mnie gwizdać, gdy podszedłem bliżej. Zrozumiałem, że są na sprzedaż. W parkującym nieopodal Mercedesie siedział groźnie wyglądający mężczyzna w skórzonej kurce, najwyraźniej Alfons spilnujący swojego towaru. Gwizdżąc i sycząc, dziewczyny szły za mną kilka metrów. Zagadywały mnie w kilku językach, w tym po angielsku, ale spuściłem głowę, schowałem ręce do kieszeni i parłem przed siebie. Wiedziałem, że nie sprawiam wrażenia zamożnego na tyle, żeby ktoś chciał mnie napaść, i wyszedłem z tego bez szwanku. Spotkanie z prostytutkami bardzo mnie zdenerwowało. Mogłem myśleć tylko o Ani, która sprzedawała swoje ciało, jak się sprzedaje lody, pierwszemu lepszemu nabywcy. Zastanawiał mnie też mężczyzna o Mercedesie. Naprawdę ich pilnował? Dobrze je traktował? Czy bił je i zabijał? W recepcji wciąż siedział Mario. Pan teraz zadzwoni do mamma, tak? Dzwoniła cztery razy. Chrysta. Ja pana już połączę, tak? Nie, dziękuję. zadzwonię do niej rano. Teraz nie? Nie już późno. Jutro. Recepcjonista głęboko westchnął. Do swojej matki zadzwoniłby pewnie natychmiast. Ktoś inny też telefonował. Inna pani, ma na imię Helen. Helen? Kiedy? Pół godziny temu, odparł niechętnie Mario. Może coś było nie tak. Eee, idę do pokoju. Połączy mnie pan z Dublinem za pięć minut? Tak, z mamma czy Helen? Nie odpowiedziałem, tylko przerażony wiadomością, która na mnie czekała, pokonując po dwa stopnie naraz, popędziłem na górę. Drżącą ręką podniosłem słuchawkę i zły na Maria za jego impertynencję warkliwie podałem mu nasz domowy numer. Od razu mnie połączył. Odebrała Helen. Helen, co ty tam robisz? Z mamą wszystko dobrze? Usłyszałem, jak Helen mówi to on i podaje komuś słuchawkę. W tle rozbrzmiewały czyjeś głosy. O, Lorenz, gdzieś ty był! wykrzyknęła bez tchu podekscytowana mama. Wyzwaniamy do ciebie cały dzień! Co się stało? Co jest aż tak ważne? Tylko się nie zdenerwuj, kochanie, chodzi o twoją babcię. Zmarła na ranem. Jest tu wujek Fin i ciocia Rosie. To straszne. Wydarzyło się tyle rzeczy. Oczywiście to zależy od ciebie, ale uważam, że powinieneś wrócić do domu. Niech to szlak, niech to szlak, niech to szlak. Dobrze wrócę. Wspaniale, kochanie, to wspaniale. Wiedziałam, że tak postanowisz. Helen była w biurze podróży i zarezerwowała dla ciebie bilet na poranny samolot. Helen? Co zrobiła? Bardzo mi pomogła. Chciałby z nią porozmawiać. Helen? Słuchawkę przejęła Helen. Przykro mi z powodu babci, Lar. Wiem, że była upierdliwa, ale babcia to zawsze babcia, nie? Dzięki. Dobra, więc o której mam jutro samolot? O dziewiątej dwadzieścia. Bilet odbierzesz na lotnisku, może być? Przekręciłem do recepcji i poprosiłem Maria, żeby rano mnie obudził. Uprzedziłem go, że wyjeżdżam. Był zły, że odwołuję tygodniową rezerwację, ale kiedy powiedziałem mu, że muszę wracać, bo umarła mi babcia, natychmiast wszystko zrozumiał. Poprosiłem, żeby zadzwonił do hotelu Karen, lecz tamtejszy recepcjonista nie chciał mnie z nią połączyć, ponieważ nie życzyła sobie, żeby jej przeszkadzano. Najwyraźniej wiara w to, że sen piękności sprzyja, była bardzo żywa. Zostawiłem wiadomość w recepcji, że przepraszam, ale nie dotrzymam jej towarzystwa podczas śniadania, ponieważ muszę wracać do kraju. Potem położyłem się i przeanalizowałem ostatnie 48 godzin mojego życia. Wczoraj babcia Fitz żyła. Wczoraj oberwałem od męża Karen. A teraz odpoczywałem po całym dniu w Rzymie. Było mi naprawdę smutno, bo myślę, że mimo swojej szorstkości, babcia zawsze chciała dla mnie jak najlepiej. Kiedy byłem mały, huchała na mnie i dmuchała do tego stopnia, że mama zaczęła być o mnie zazdrosna. Wiedziałem, że po pogrzebie nie wrócę do Rzymu. Nie mogłem pozwolić sobie na samolot. Na szczęście Maria nie było rano w recepcji. Milcząca dziewczyna podała mi kruasanta i mocną kawę posypaną sproszkowaną czekoladą, a kiedy zjadłem przywołała taksówkę, którą pojechałem na lotnisko. Matka powitała mnie ze łzami w oczach. Okazało się, że aby dotrzymać jej towarzystwa, Helen u nas nocowała. — Jezular, co ci się stało? — Siniak. Zupełnie o nim zapomniałem. — Jacyś chuligani go napali. wyjaśniła matka. Helen wymaglowała mnie potem o tę napaść. Nie mogła zrozumieć, dlaczego chuligani nie zabrali mi portfela ani zegarka. — Co tak się czaisz? — Mów, jak było? — Wpadłem w pracę na półkę. Halen zarżała jak koń. — Co za idiota! Dlaczego matka myśli, że ktoś cię napadł? Gdybym powiedział jej prawdę, zabroniłaby mi chodzić do pracy. Wiesz, jaka jest. — Podasz ich do sądu? Znaczy się biuro? — Co? — Nie. Wzruszyła ramionami. — Ja bym podała. Nie miałem co do tego żadnych wątpliwości. Chwyciła mnie za rękę i objęła. — Kurde! — szepnęła mi do ucha. — Myślałam, że twoja babka będzie żyła wiecznie. Była ze stali. Została i do końca dnia pomagała matce, wykonując nawet lżejsze prace domowe. Potem przyszła się pożegnać. W sumie to będzie dwadzieścia funciaków lar. Łatwiej mi było zapłacić, niż się wykłócać. Babcie znalazł sąsiad. Zmarła na atak serca. Miała prawdopodobnie tę samą wadę wrodzoną co mój ojciec, chociaż do jego śmierci przyczynił się na pewno stres wywołany morderstwem. Mimo łez, mama zachowywała stoicki spokój i wraz z wujkiem Finem oraz ciocią Rosie koordynowała przebieg uroczystości pogrzebowych. Ciocia powiedziała, że każdy pogrzeb, w którym się uczestniczy, przypomina żałobnikowi wszystkie poprzednie. Ja uczestniczyłem tylko w jednym. A ja w ogóle nie pamiętam pogrzebu Twojego ojca, zwierzyła się mama. W takim byłam stanie. Z szacunku dla babci poprosiłem Ciocię, żeby przypudrowała mój siniak. Wtedy spytała mnie o tę napaść, ale zanim zdążyłem odpowiedzieć, przyjechał samochód z zakładu pogrzebowego, żeby zabrać nas do kościoła. W kościele. Staliśmy na szczycie schodów i ściskaliśmy ręce przyjaciołom i znajomym babci, którzy podchodzili do nas mamrocząc kondolencje. Trumna była zamknięta. Babcia tak chciała, pewnie na wypadek, gdyby niestosownie ją ubrano. Mama kazała jej włożyć tłudową sukienkę i atole z norek i właśnie to było według mnie niestosowne. Iść do grobu z martwym zwierzęciem to coś znacznie gorszego niż je nosić. Tak uważam. Po obowiązkowej krzątaninie w zawalonym kanapkami domu wujka i cioci, tym bardziej chaotycznej, że brało w niej udział ich ośmioro hałaśliwych dzieci oraz tłomy starszych osób w różnych fazach zgrzybiałości odwiozłem mamę do domu. Co za dzień westchnęła niemal wesoło. Dostała to, co chciała. Jej wścibska teściowa leżała w grobie, a syn był w domu, tam, gdzie jego miejsce. Mój urlop skończył się zanim się zaczął, a ona nie próbowała nawet udawać, że jest jej przykro z tego powodu. Nie spytała, jak spędziłem 24 godziny w Rzymie, więc szczegóły mojego dnia z Karen mogłem zachować tylko dla siebie. Nie zauważyła, że jestem w podłym nastroju, a jeśli zauważyła, przypisała to pewnie przerwanemu urlopowi albo smutkowi po śmierci babci. Tryskała energią. Cały czas paplała o tym, jak kto był ubrany. Kto ze znajomych ojca przyszedł na pogrzeb i jak świetnie poradziła sobie ciocia Rosie z tymi wszystkimi ludźmi na stypie? Zrobiła nam drinka. No, teraz już nic nam nie grozi, podsumowała. Nie wiedziałem o co jej chodzi. Nie grozi? Finansowo. Eleonora postanowiła ona zadbać i w zeszłym roku zmieniła testament. Dzisiaj wspominałam o tym finowi. Wściekł się jak nigdy. Nie wiem, co babcia dokładnie zrobiła, ale zapewniła mnie, że nas zabezpieczy. Mówiła o tym niemal radośnie. Nie zdawałem sobie sprawy, że może być taka interesowna. Z moją pensją i jej rentą nieźle sobie radziliśmy, lecz standard naszego życia nie umywał się do tego z czasów ojca. Dlatego choć wystarczało nam na zapłacenie rachunków, nie stać nas było na dawne luksusy, wykwintne kolacje czy designerskie ubrania, do których przywykła mama. Mnie tego nie brakowało, ale jej tak. Mamo? Tak, kochanie? Rodzina Eni wciąż jej szuka i nie zamierza przestać. Jej siostra była w Eidlon, a teraz chce jechać jeszcze dalej. Ta piłość boską, czy oni doszczętnie zdurnieli? Matka się zirytowała i zaskoczyła mnie jej bezduszność. Co to za absurd? Dlaczego nie mogą po prostu sobie odpuścić? A gdybym to ja zaginął? Przestałabyś mnie szukać? Kochani, ależ oczywiście, że nie. Próbujecie tylko ochronić ciebie i pamięć Twojego ojca. Napiszesz do niej jeszcze raz. Co? Do kogo? Do jej siostry jakiej tam, bezpośrednio do niej. Napiszesz coś, co ją ostatecznie powstrzyma. Będziesz musiał znowu pojechać do Etlon, żeby wysłać list. Matka stawała na głowie, żeby zatuszować prawdę o swoim mężu mordercy. Byłem przerażony, że podchodzi do tego tak praktycznie i beznamiętnie. Ale co mogłem zrobić? Miała rację. Musiałem napisać kolejny list. No, i mogłem przy okazji pocieszyć Karen. Karen, odparłem. Ona ma na imię Karen. Rozdział osiemnasty Karen Musia i tata znów byli razem, tak jakby. Tata bardzo się ucieszył, że mama wróciła i nareszcie o siebie zadbał. Unikał pubów i zaczął na poważnie szukać pracy. Bardzo mu mamy brakowało i najwyraźniej postanowił zatrzymać ją w domu. Desy też próbował zmusić mnie do powrotu, a musia robiła wszystko, żeby mu pomóc. Nie dawała mi spokoju, nie zrób błędu, którego będziesz żałowała do końca życia, powtarzała: Desi Fenlon to dobry człowiek. Poza tym czy nie kocha cię jak szalony? Zaraz po moim powrocie z Rzymu zaszedł mi drogę, a kiedy go zignorowałam, krzyknął na całą ulicę. Porachowałem się z tym twoim fagasem, już do ciebie nie podejdzie! Odwróciłam się. Co takiego? Zasłużył na wycisk, więc go dostał! Przypomniało mi się podbite oko Lorensa i jego tłumaczenie o spadającej półce. Ty głupi sukin synu! Wrzasnęłam. To tylko znajomy. No i teraz znajomym pozostanie. Odkrzyknął Desi i odszedł z rękami w kieszeniach i wysoko podniesioną głową, jakby poszczęściło mu się na wyścigach. Wciąż wspominałam nasz dzień w Rzymie. Było naprawdę cudownie i bardzo żałowałam, że Lorenz musiał skrócić urlop. Kiedy wróciłam, powiedział mi o śmierci swojej babci. Cały czas o nim myślałam i miałam straszne wyrzuty sumienia wobec Bridget. Tego dnia Lorenz mógł mnie pocałować, kiedy tylko by zechciał, mógł wziąć mnie za rękę, wykonać czuły gest, lecz tego nie zrobił. Nie wiem, może źle zinterpretowałam sygnały, ale czułam, że oboje się zaangażowaliśmy. Mimo to, ilekroć próbowałam przejść na wyższy stopień przyjaźni, delikatnie mnie odtrącał, jak choćby wtedy, kiedy poprosiłam go o domowy numer telefonu, a on wymamrotał, że zawsze mogę zadzwonić do niego do biura. A teraz bałam się, że Desi go odstraszył. A może Lorenz nie żywił do mnie tego rodzaju uczuć? Może przez ten modeling stałam się zbyt pewna siebie? Zadzwoniłam do niego do pracy i prosto z mostu spytałam, czy to Desi go napadł. Zakłopotany przyznał, że tak. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie chciałem zepsuć nam wyjazdu. Tak mi przykro. Przestań, to nie twoja wina, ale zrób coś dla mnie i do niego nie wracaj. Nie, nie wrócę. To dobrze. Znów te sprzeczne sygnały. Nie chciał, żebym wróciła do męża. Wciąż szukałam Eni, ale szukałam też mieszkania. Iwon powiedziała, że moja rzymska sesja zdjęciowa okazała się wielkim sukcesem. Zarobiłam więcej niż kiedykolwiek, a wciąż spływały kolejne propozycje z Mediolanu i Paryża. Iwon obawiała się, że przeprowadzę się do Londynu i zmienię agentkę. Może nawet tak bym zrobiła, gdyby nie Eni. Poza tym chciałam być lojalna wobec Iwon. Gdyby nie wzięła mnie pod swoje skrzydła, wciąż pracowałabym w pralni i mieszkała z desim. Nie powiedziałam jej, że Eni żyje. Nie chciałam, żeby dowiedziała się, że jej syn się mylił. W weekend po powrocie z Rzymu zadzwoniła do mnie bridget z wiadomością, że przyniesiono ją do malingar i jeśli nadal szukam siostry, zapraszam mnie do siebie. Chętnie się zgodziłam i już w piątek wieczorem podziwiałam jej nowy dom, czynszówkę na świeżo wybudowanym osiedlu tuż za miastem. Dzieliłam mieszkanie z dwiema dziewczynami, gdy przyszłam oglądały randkę w ciemno w telewizji. Wzięłyśmy butelkę wina, poszłyśmy do jej pokoju i Bridget wyciągnęła z łóżka zapasowy materac. Za dużo wypiłam i powiedziałam jej, że Lawrence był ze mną w Rzymie. Natychmiast tego pożałowałam. Lawrence? Co takiego? I tak, miałam tam lecieć, a on chciał odpocząć, więc zarezerwował bilet na ten sam lot. Logiczna sprawa. Miałam ci powiedzieć, ale nie chciałam, żebyś wyciągnęła pochopne wnioski. Po tym jak się rozstaliście, poszliśmy razem na drinka i. Niepotrzebnie aż tak się tłumaczyłam. Z każdym słowem jeszcze bardziej pogarszałam sytuację. Ale nic się między nami nie dzieje. Słowo, wierzysz mi, prawda? Pierwszy raz w życiu zrozumiałam, że można mówić prawdę, czując się jak ostatni ugasz. Przez resztę weekendu Bridget była wobec mnie chłodna. Następnego dnia powiedziała, że jest przeziębiona, więc obeszłam miasto sama, pokazując ludziom zdjęcia siostry i pytając, czy ją widzieli. Większość reagowała tak jak mieszkańcy Athlon. Tak, Annie im kogoś przypominała, tylko co jest nie tak z jej ustami? Eee, dlaczego jej szukam? Czy zgłosiłam to na policji? Tym razem nie siliłam się na wyjaśnienia. Wróciłam przemoczona, zziębnięta i zniechęcona. Tego wieczoru Bridget prawie się nie odzywała. W końcu jeszcze raz poruszyłam sprawę Lorensa. Że też się nie domyśliłam, powiedziała. Jak mogłam być tak tempa? Przy tobie zawsze był milszy. Poświęcił tyle czasu na poszukiwania mordercy twojej siostry. Od początku uważałam, że to idiotyczne. Jakbyśmy bawili się w detektywów. To nie jest zabawa. Zaprotestowałam. Zrobiliście ze mnie głupią! Możesz się oszukiwać, wmawiać sobie, że się tobą nie interesuje, ale spójrz tylko! wskazała lustro. Kogo byś wybrała na jego miejscu? Przestań! Lorenz ani razu nie próbował mnie poderwać, przysięgam! Nigdy nie zrobiłby czegoś niestosownego. Jesteś mężatką, ale daj mu trochę czasu, bo na razie tylko czeka! W głosie Bridget zabrzmiała nuta goryczy. Rano wróciłam do Dublina kompletnie rozbita. Uprzedziłam rodziców, że wkrótce się wyprowadzę. Musia się rozpłakała i powiedziała, że powinnam wrócić do męża, a tata mnie zrozumiał. Ostrzegałam mamę, żeby przestała opowiadać Desiemu o mnie i o moich znajomych. Moje nowe mieszkanie mieściło się przy Appian Way. Przecież nikogo tam nie znamy. Musia czuła się nieswojo na myśl, że zamieszkam gdzieś, gdzie jej zdaniem nie powinnam. Za wysokie progi. Niedługo odbiorę klucze i zaproszę was na kolację. Obiecałam. Zobaczysz, spodoba ci się. Kilka dni później obudziła mnie wcześnie rano, wchodząc do pokoju. Trzęsły jej się ręce. Przyszedł list i paczka. Od Eni Do ciebie. Obrudziłam paczkę w rękach. Według stempla pocztowego nadano ją w athlon. Papier był cały, ale paczka miała lekko-naderwany ruch, i przez dziurę zobaczyłam zestaw farb olejnych w plastikowym budełku. Kochana Karen. Kilka tygodni temu napisałam do Musi, chyba o tym wiesz. Dużo o tobie myślę i wiem, że do ciebie i taty też powinnam napisać. Zrobiłam straszną rzecz, bo uciekłam, a teraz wszyscy martwicie się o mnie. Ale pamiętałam o tych farbach do malowania, które ci obiecałam i nie dałam. Wiem, że nigdy nie naprawię tego, co wam zrobiłam, ale mam nadzieję, że kiedyś ich użyjesz. Jedna rzecz, słyszałam, że ktoś mnie szuka i myślę, że to ty. Jeśli mnie kochasz, daj mi spokój i się nie martw, bo jestem szczęśliwa i bezpieczna. Tęsknię za wami wszystkimi, nawet za tatą, bowiem, że nie chciał być dla mnie okrutny. Lepiej będzie, jeżeli pozwolicie mi żyć po mojemu. Kiedyś może was zaskoczę i odwiedzę, ale proszę nie szukajcie mnie. Przyjadę do was, kiedy będę gotowa. Z pozdrowieniami, Eni. Podałam list musi, która przeczytała go na głostacie. Tata popatrzył na kształt liter i pierwszy raz, odkąd tylko pamiętam, powiedział: Żałuję, że nie umiem czytać. A ileż to razy proponowałam, że cię nauczę? spytała mama. Ale nie, nie chciałeś, byłeś na to zadumny. Już nie jestem. Objęli się i przytulili do siebie, jakby znów stracili córkę, lecz znaleźli siebie nawzajem. Zostawiłam ich samych i wróciłam do swojego pokoju. Eni mieszkała w Malingar, w każdym razie gdzieś tam. Na pewno ktoś, komu pokazała zdjęcie, rozpoznał ją i ostrzegł. Możliwe, że ten podejrzany bukmacher. Moje pytania wyraźnie go deprymowały. Ciekawe, dlaczego Eni nie chciała wpuścić mnie do swojego życia. Z jej listu do musi wiedziałam, że zmieniła nazwisko i prawdopodobnie użyła jakiejś przykrywki. Po namyśle doszłam do wniosku, że ma to sens. Zadzwoniłam do Bridget. Pomyślałam, że będzie wobec mnie chłodna, ale nie. Miała pogodny głos. Powiedziałam jej o liście. Ona jest w Malingar, albo gdzieś w pobliżu. Masz jeszcze to zdjęcie, które ci zostawiłam? Będziesz jej wypatrywała? Dobrze, jasne. Odparła. Cieszę się, że robisz postępy. Chyba damy jej na razie spokój. Ona nie chce mnie znać, ale już się tak na nią nie wściekam, rozumiesz? Rozumiem. Umilkłośmy. Widziałaś się z Laurensem? Tym razem mogłam odpowiedzieć zupełnie szczerze: od naszej ostatniej rozmowy nie. Aha, dlaczego pytasz? Bo chyba. Przepraszam, że was podejrzewałam. Nie szkodzi. Wiem, że to musiało dziwnie wyglądać. Właśnie, ale teraz chyba chce do mnie wrócić. Wzięłam głęboki oddech. Naprawdę? Josie widziała go w sobotę w Athlon. Pewnie chciał do nas przyjść, ale zabrakło mu odwagi. No i nie wie, że przeprowadziłam się do Molingar. Bridget była tak podekscytowana, że zabrakło jej tchu. I nie zajrzał do twoich rodziców? Nie, ale wiesz, jaki potrafi być nerwowy. A po tym, co się stało ostatnim razem, to w ogóle mu się nie dziwię. Zadzwoniłam do niego wczoraj wieczorem i zostawiłam wiadomość, ale ta suka jego matka pewnie mu jej nie przekazała. Spróbuję złapać go jutro w pracy. Starałam się nie okazywać zawodu. Super, to świetnie. Bardzo się cieszę szczerze. Powiedziałam nieszczerze. Nie dzwoniłam do niego, a on nie dzwonił do mnie. Przeprowadziłam się do nowego mieszkania i oglądając swój nowy dom, rozpakowując pudła i walizki, spojrzałam na komplet do malowania, który dostałam od siostry, wraz z listem. To były farby olejne. Annie zapomniała, że nie lubię olejnych. Wyjęłam list. Zachowałam papierowe opakowanie przesyłki i jeszcze raz je obejrzałam. Obejrzałam plastikowe pudełko. Nie równało się z antyczną szkatułką z wystawy u Clarksa, ale może kupiła taki komplet, na jaki było ją stać? Jeszcze raz przyjrzałam się znaczkowi. Przesyłkę nadano w Athlon w sobotę trzy tygodnie temu. Coś nie dawało mi spokoju, czyżby Lorenz? Zaczęłam analizować szczegół po szczególe. Byłam tak rozgorączkowana, że pękała mi głowa. Nasuwało się boleśnie oczywiste pytanie, czyżby to Lorenz wysłał ten list? Nie tylko ten, ale i poprzedni. Czyżby podrobił pismo Eni, wzorując się na zapiskach w notesie, któremu pożyczyłam? Mówił nam kiedyś mnie i Bridget, że koledzy zmuszali go w szkole do fałszowania świadectw. Był w tym bardzo dobry. Tak, wykorzystał dosłownie wszystko, co opowiedziałam mu o siostrze. Wykorzystał, aby przekonać mnie, że Eni żyje. Zadzwoniłam do niego do biura. Lorenz? Y, hej, cześć. Cześć. Wszystko w porządku? Y, tak, chcę tylko o coś zapytać, ale musisz być ze mną szczery, zgoda? Jeśli odpowiesz tak, nie będę się gniewać. Muszę po prostu wiedzieć umilkł. Lorenz? Tak. Czy to ty napisałeś te listy, podając się za moją siostrę? Rozdział dziewiętnasty Lorenz. Matka podyktowała mi list, ale znając z opowieści naturę Eni, doszedłem do wniosku, że jest zbyt bezosobowy i bezduszny. Mm. Dlatego podarłem go potem i napisałem drugi słowami, które moim zdaniem chciałaby usłyszeć Karen. Pamiętałem, że wspomniała kiedyś o zestawie do malowania, który Eni zamierzała jej sprezentować przed zniknięciem, więc kupiłem komplet farb i dołączyłem go do przesyłki. Czułem, że przyda autentyczności tej fikcyjnej historii. Dzięki temu Karen utwierdzi się w przekonaniu, że siostra wciąż ją kocha. Bardzo mi na tym zależało. Od pana Monroe wiedziałem, że Bridget przeniesiono do Mullingar, więc w sobotę wsiadłem do autobusu bez obawy, że mogę przypadkowo wpaść na nią w Eton. Zadanie było proste: wysiąść, pójść prosto na pocztę, z poczty na dworzec i tym samym autobusem wrócić do Dublina. Mama nie mogła się mnie doczekać. Miała dla mnie dobre nowiny. Była na zakupach i nabyła komplet nowych ubrań. W barku stało kosztowne wino, a w lodówce leżał wędzony łosoś. I mamy domek! wykrzyknęła. Okazało się, że babcia zapisała nam w spadku swój dom. Jego wyposażenie, w tym kilka pięknych, antycznych mebli i wartościowych obrazów, zostawiła wujkowi Finowi i Cioci Rosie. Przed ośmiu laty mój ojciec namówił babkę do sprzedaży wiktoriańskiej kamienicy w Borsbridge i kupna samotnego domku na szczycie klifów w Kilney. Nadwyżkę zainwestował w jej imieniu w katastrofalne transakcje Padiego Careya, z których nic nie wyszło. Mama zamierzała sprzedać domek i wydać pieniądze na luksusy, na które od dawna nie mogliśmy sobie pozwolić. I znów zaszokowała mnie jej radość. Miała gdzieś podrobione listy od Annie. Nie spytała mnie nawet, jak minęła podróż. Kilka dni później odwiedzili nas wujek Finn i ciocia Rosie. Powitałem ich ciepło, ale wujek nie był w nastroju do wymiany uprzejmości. Testament mojej matki rzucił. Mam nadzieję, że zachowasz się porządnie i zrobisz co trzeba. Tak chciała Eleonora, zainterweniowała mama. Nie sugerujesz chyba, że była niespełna rozumu? Nie, ale to niesprawiedliwe. To Andrew przeputał nasz spadek, a z tego, co zostało, korzystasz tylko ty. Przecież nie zostawiła was z niczym. Dostaliście meble i obrazy. Matka próbowała być rozsądna. Ciocia Rosey łypnęła na mnie zpodełba. Jesteś nam coś winny. Dlaczego patrzyli na mnie? Mama promiennie odrzuciła te sugestie. Chyba nie zamierzacie podważać testamentu. — Chcecie ciągać nas po sądach i narażać rodzinę na pośmiewisko? — Oczywiście, że nie — odparł wujek Finn. Ale Lawrence jest na tyle dorosły, że może samodzielnie zdecydować, co dalej. — Nic z tego nie rozumiałem. — Ja? — Dlaczego akurat ja? Wujek przeszył mamy wzrokiem. — Nie powiedziałaś mu całej prawdy, co? — przeniósł wzrok na mnie. — Moja matka zapisała domek tobie, Lawrence. Nie lidi, tylko tobie. Chciała, żebyś stał się niezależny. Tak, ale Lorenz nie widzi powodu, dla którego miałby dzielić się z wami pieniędzmi, oznajmiła buntowniczo mama. Ciocia się wściekła. Mogłaś mu powiedzieć! No i co, Lorenz? Sprzedasz dom i zatrzymasz pieniądze dla siebie, czy podzielisz się z nami jak na porządnego człowieka przystało? Mama stanęła za mną i położyła mi ręce na ramiona. Próbujecie zastraszyć mojego syna. To oburzające! Muszę was prosić, żebyście wyszli natychmiast. Odprowadziła ich do drzwi. Co za bezczelność. Chcą nam mówić, co mamy robić z naszym spadkiem. Za kogo oni się uważają? Twój ojciec wyszedłby z siebie, gdyby wiedział, co tu się dzieje. Ale nie przejmuj się. Domek jest nasz i zrobimy z nim, co zechcemy. Poprawiłem ją. Mój. Domek jest mój. Ależ oczywiście, kochanie! Matka posłała mi swój najbardziej czarowny uśmiech i znów zaczęła ciskać grom na wujka i ciocię. — Dlaczego mi nie powiedziałaś? spytałem. Oj, nie rób z tego afery, Lorenz. Co to za różnica? Ale to niesprawiedliwe. Wujek i ciocia powinni dostać co najmniej połowę wartości domku. Niby dlaczego? Dlaczego powinni? Eleonora dobrze wiedziała, co robi. Przecież stać ich na ośmioro dzieci, a jeśli nie, cóż? Nie powinni byli tyle ich płodzić. Matka wciąż zazdrościła cioci tego, że udało jej się urodzić i wychować aż ósemkę. Było nam ciężko. Dobrze wiesz, że nie lubię narzekać, ale chciałabym, żebyśmy żyli na takim poziomie, do jakiego przywykliśmy. Kiedy umarł twój ojciec, wszyscy radzili mi, żebym sprzedała ten dom i przeprowadziła się do jakiejś małej, paskudnej nory. Wiem, spoczywała na tobie wielka odpowiedzialność, bo musiałeś nas utrzymywać. Ale teraz możemy trochę odetchnąć. W pełni na to zasłużyłeś, kochanie. Wieczorem wpadła do nas Helen. Od pogrzebu babci, kiedy Helen okazała się tak pomocna, mama była z nią w dobrych stosunkach. Miałem nawet wrażenie, że chciałaby, abyśmy na nowo nawiązali romans. Naturalnie nie omieszkała zostawić nas samych. Babcia zapisała mi dom. Rany, powaga! Ekstra, masz własną chatę. Niezupełnie, mama go sprzedaje. Chwila. Komu babcia go zapisała? Dopiero wtedy to do mnie dotarło. Przedtem uważałem, że tak. Powinniśmy sprzedać domek i podzielić się pieniędzmi z wujkiem Finem. Ale Helen uzmysłowiła mi, że są też inne możliwości. Własna chałupa, bez czynszu. Jak wygląda? Opisując jej dom, uświadomiłem sobie, że jest idealny. Dokładnie taki, jakiego potrzebowałem. Babcia chciała, żebym stał się niezależny. Ja! Wyraźnie to podkreśliła. Stoi na uboczu, na końcu ścieżki biegnącej od wysadzanej drzewami alei duża sypialnia z oknami wychodzącymi na klif, duży salon z widokiem na Dalki Island i zatokę trochę starodawna kuchnia, brak sąsiadów. Z jednej strony są tory kolejowe, a dalej skały i morze. Zrób parapetówę, wykrzyknęła Helen, nie rozumiejąc sedna rzeczy. Karen powiedziała mi w Rzymie, że wyprowadza się z domu. Podziwiałem jej ambicje, to, że chce być wolna i niezależna. Nadeszła pora, żebym poszedł w jej ślady. Dziwiłem się, że nie zadzwoniła, otrzymawszy list, ale byłem zajęty planowaniem przyszłości swojej i jej. Tego wieczoru uprzedziłem mamę, że w weekend przeprowadzam się do domku babci. Nie owijałem niczego w bawełnę. Konkretnie i rzeczowo powiedziałem jej, że muszę zacząć żyć jak dorosły i wkrótce sama się przekona, że ona też dobrze na tym wyjdzie. Nadmieniłem, że wciąż będę opłacał jej rachunki i odwiedzał ją co najmniej raz w tygodniu. Będzie mogła przyjmować Malcolma, kiedy tylko zechce. Wraziłem głębokie przekonanie, że beze mnie jej przyjaciel od razu poczuje się swobodniej. Mama rozpłakała się, błagając, żebym został, ale nie rzuciłem się jej pocieszać. Czułem się okropnie, lecz nie mogłem znów jej ustąpić. Chciałem, żeby pozwoliła mi wreszcie dorosnąć. W końcu poszła do swojego pokoju i już nie wróciła. Około jedenastej zapukałem do niej, aby życzyć jej dobrej nocy. Nie odpowiedziała. Otworzyłem drzwi. Kompletnie ubrana leżała bezwładnie na łóżku. Mamo? Wtedy zobaczyłem puste buteleczki po tabletkach. Krzyknąłem, podniosłem jej głowę. Oddychała, ale płytko i nierówno. Chryste, mamo, coś ty. Nie dokończyłem, bo dobrze wiedziałem, co zrobiła i dlaczego. Daj mi spokój, wymamrotała. Chce mi się spać. Zaciągnąłem ją do łazienki, otworzyłem wszystkie okna i posadziłem ją na podłodze. Jedną ręką otworzyłem jej usta, a drugą poruszałem w gardle szczoteczką do zębów, aż dostała torsji. Wtedy przysunąłem ją do sedesu i zwymiotowała. Mamo, muszę wezwać pogotowie. Nie! krzyknęła więc torsjami. Nie chcę, nie chcę, znów mnie tam wyślą! Mówiła o szpitalu psychiatrycznym i wiedziałem, że ma rację. Zostawiłem ją przy sedesie, popędziłem na dół i zadzwoniłem. Halo, Helen, to ja, Lawrence. Kurwa, wiesz, która jest? Możesz do mnie przyjść jak najszybciej, to pilne. Po co? Co się dzieje? Możesz, proszę, matka wzięła jakieś tabletki, mnóstwo tabletek. W końcu usłyszała nutę paniki w moim głosie. Jest przytomna? Tak, wymiotuję. Do, dobrze, to dobrze dobra, jasne, będę za dziesięć minut. Była fantastyczna. Kiedy jeszcze raz wytłumaczyłem jej, co się stało, natychmiast przejęła inicjatywę i choć matka bardzo protestowała, Helen zaciągnęła ją do łóżka, usunąwszy przedtem wszystkie lekarstwa z sypialni i łazienki. Zostaliśmy przy mamie, aż zasnęła, a potem zeszliśmy na dół. Spokojnie. Dzisiaj nie wykręci już żadnego numeru. Będzie spała co najmniej dwanaście godzin. Dlaczego to zrobiła? Powiedziałem jej, że się wyprowadzam. Helen spojrzała na mnie ze szczerym współczuciem. Powinieneś był wezwać karetkę. Zabraliby ją do świętego Jana Bożego. Może tak byłoby lepiej. Wtedy tama pękła. Oczy nabiegły mi łzami, i rozszlochałem się. Nie umiem płakać z wdziękiem. Podskakują mi ramiona i wydaje ohydne odgłosy. Helen podeszła do barku i nalała mi dużą whisky. Jednym haustem wypiłem pół szklanki i zalała mnie fala przyjemnego ciepła. Dałem jej słowo, że już tam nie wróci. Kurwa, Lorenz, więc musisz je złamać. Nie mogę. Możesz. Nic nie rozumiesz. Ona nie ma nikogo innego. Muszę się nią opiekować. To jest mój obowiązek. A co z obowiązkiem względem samego siebie? Względem swojego życia? Zamierzasz mieszkać tu aż do śmierci i... Tylko po to, żeby matka się nie zabiła? Nie sądziłem, że tak źle to odbierze. Wiedziałem, że jest zdenerwowana, ale myślałem, że w końcu przejdzie na oczy i zrozumie, że tak będzie lepiej. Od kilku lat jest spokojna i zrównoważona. Ma chłopaka. Czy ten chłopak będzie o nią dbał? Czy jest dla niej dobry? Ożeni się z nią i tu zamieszka? To w ogóle możliwe? Nie wiem, nie znam go. Jest psychiatrą. Helen wybuchła śmiechem. I pod wpływem emocji tego koszmarnego przeżycia z matką ja też się roześmiałem. Śmiech zadziałał jak poluzowanie zaworów butli ze sprężonym powietrzem. — Co ja mam teraz robić? — spytałem, kiedy nam przeszło. Helen zastanawiała się przez chwilę. — Na pewno nie chcesz wysłać jej do psychiatryka? — Na pewno, poza tym nie stać się na to. — A nam nie was stać? Na ciebie, jak to przecież pracujesz u świętego Vincenta? Już nie. Wywalili mnie tydzień temu, odkryli, że podprowadziłam pudło walium. Ciekawe, czemu mnie to nie zaskoczyło. Helen, co cię napadło? Nie mam pojęcia. Okej, okay, głupio zrobiłam. Trzeba było zwinąć amfetaminę albo coś, co daje kopa. Walium to depresant. Miesiąc temu byłam na imprezie i mnóstwo ludzi o mnie nie pytało, ale to banda idiotów, bo wykali jak cukierki i skończyło się na tym, że prawie wszyscy się pospali. Jedna wielka katastrofa. I co teraz zrobisz? Nie wiem. Miałam szczęście, że nie odebrali mi prawa do wykonywania zawodu. Myślałam, żeby poszukać roboty prywatnie u kogoś w domu, więc może mogłabym tutaj. Tutaj? Tylko na kilka tygodni, dopóki matka się nie ustabilizuje. Wciąż mam to walium. Dobrze by jej zrobiło i mogłabym pilnować, żeby brała odpowiednią dawkę. Przecież ona się nawet nie lubi. Lubi bardziej niż kiedyś. Zresztą jakie ma wyjście? Rzucisz pracę, będziesz się pielęgnował i obserwował. Rozwiązanie było drastyczne, ale Helen miała rację. Nie pozostawało mi nic innego. Ale się nie wprowadzisz. Będziesz się nią zajmowała tylko podczas mojej nieobecności. Dobra. Siedzieliśmy do trzeciej w nocy. Ustaliliśmy wysokość honorarium. Zażądała dużo mniej niż się spodziewałem. Stawka tylko dla kumpli, powiedziała. I tylko za gotówkę. Opowiedziałem jej o swojej pracy. Pogadaliśmy o naszym katastrofalnym romansie sprzed lat i przyznała, że nie powinna była tak okrutnie mnie traktować. Ja z kolei wyznałem, że mnie nie pociągała, głupi palant mruknęła. Okazało się, że w ciągu ostatnich sześciu lat miała dziewięciu chłopaków. Nie byłeś jedynym dubkiem, z którym się spotykałam. Pochwaliła mnie za to, że schudłem. Opuściłem gardę i zdradziłem jej, że zerwałem z Bridget i że jej rodzina spodziewała się oświadczyn. To oczywiście uważała, że to komiczne. Przekonała mnie, że powinienem się wyprowadzić i rozpocząć niezależne życie. Tak będzie lepiej i dla ciebie, i dla niej. Ściągnij tu tego Malcolma. Ta. Tego wieczoru byłem jej niezmiernie wdzięczny za towarzystwo. Następnego dnia nie poszedłem do pracy... I ostrożnie wytłumaczyłem mamie, że Helen będzie opiekowała się nią przez kilka tygodni, zapewniając ją jednocześnie, że nie wyprowadzę się z domu, dopóki nie wróci do formy. Matka bardzo się wstydziła, płakała i w nieskończoność mnie przepraszała. Tak mi przykro, dlaczego jestem taka beznadziejna? Dlaczego? Jesteś beznadziejna, przeciwnie. Po prostu nie jesteś jeszcze gotowa na moją wyprowadzkę. Powinienem był dać ci trochę czasu, żebyś przywykła do tej myśli. — Proszę, nie wyprowadzaj się. — Porozmawiamy, kiedy odzyskasz siły. — Chcesz, żebym zadzwonił do Malcolma? — Nie, nic mu nie mów, on... nic mu nie mów. — Dobrze. — Nie powiem, ale dlaczego jesteś taka... — On jest żonaty, o to chodzi. — Nie, ależ skąd? — parła zaskoczona. — Nigdy o nim nie mówisz. — Kiedy jestem w domu, nigdy go nie zapraszasz. Ale jak wy wydobrzejesz, chciałbym go lepiej poznać, dobrze? Kiwnęła głową. Malcolm jest. Po prostu nie chce, żeby ingerował w moje obecne życie. Ale dlaczego? Za dobrze mnie zna. Nie lubisz go? Nie chcesz go widywać? Lubię to dobry człowiek, tylko że on wie. O Eni Doyle. Nie, oczywiście, że nie. Nigdy bym mu o tym nie powiedziała, po prostu. Nie dokończyła. Nie miałem pojęcia, o co jej chodzi. Choć podejrzewałem, że nie chce rezygnować z prywatności. Ale skoro tak, dlaczego wciąż się z nim spotykała? To nie miało sensu. Ponieważ jednak czuła się bardzo nieswojo, porzuciłem ten temat. Dobrze pamiętałem, jak Helen zachowywała się w obecności moich rodziców. Jej postawy z cyklu mam wszystko gdzieś. Dlatego bałem się, że zatrudniając ją popełniam wielki błąd, lecz okazało się, że w trybie pielęgniarskim jest zupełnie inna. Uprzejma, troskliwa i pełna szacunku. Pewnego wieczoru po powrocie z pracy zastałem ją w kuchni, gdzie wraz z mamą przesadzała kwiaty i kiedy mama omal nie opuściła kwiatka, ostrzegła ją łagodnie i delikatnie przytrzymała jej rękę. Gdyby tylko zachowywała się tak cały czas. Nie umieszkałem jej o tym powiedzieć. Nie wiem, wiem. Dobra ze mnie aktorka, nie? Powinni mi dać tego zastranego Oskara. W ciągu tych paru krótkich tygodni bardzo się ze sobą zżyły. Kto by przypuszczał. Malcolm dzwonił kilka razy, lecz mama nie chciała z nim rozmawiać. Podobno się o nią niepokoił. Powiemy mu, co się stało? Spytała Helen. Nie, to jej sprawa. Nie musi go widywać, jeśli nie chce. Ale jemu najwyraźniej na niej zależy. Pytanie tylko, czy jej zależy na nim? W biurze stałem się przedmiotem plotek. Dziewczyny uważały, że to przeze mnie Bridget musiała zmienić pracę, a Evelyn i Sally pytały, dlaczego to nie ja poprosiłem o przeniesienie. Tłumaczyłem im, że Bridget chciała być bliżej domu, ale już z nią rozmawiały i wiedziały, że z nią zerwałem. Była dla ciebie naprawdę dobra, mówiła Jane. Kiedy zaczęli się ze sobą chodzić, od razu przeszedłeś na zdrową dietę. Bez niej nigdy byś nie schudł. Gdy zaprotestowałem, mówiąc, że schudłem bez niczyjej pomocy, powiedziały, że jestem niewdzięcznikiem. Wtedy pokazałem im, kto tu rządzi, i odesłałem je do biurek. Bridget dzwoniła do mnie do domu i do biura z nadzieją na pojednanie. Twierdziła, że Josie widziała mnie w Etlen. Bezczelnie zaprzeczyłem. Powiedziałem, że Josie musiała się pomylić. Po południu Bridget zadzwoniła jeszcze raz. Rozmawiała z siostrą i Josie przysięgała, że to byłem ja. Chryste, daj temu spokój, dobrze? Nie wrócimy do siebie. Nie byłem w Etln i nie kocham cię. Odkładając słuchawkę, zauważyłem, że Jane obserwuje mnie przez otwarte drzwi i zdegustowana kręci głową. Kilka dni później, godzinę po moim powrocie z pracy, wpadł do nas Malcolm. Mama była na górze, odpoczywała. Zamiast normalnie wejść, Malcolm przystanął niezdecydowanie w progu. Eee, bardzo przepraszam, chciałem tylko. martwię się o nią. Od dawna nie odzwania, więc pomyślałem, że może czymś się uraziłem. Robił wrażenie autentycznie zaniepokojonego. Nie, nie, to nie ma nic wspólnego z panem. Mama potrzebuje trochę spokoju, to wszystko. Y była... jest pod opieką lekarza? Jest w znakomitych rękach. Zapewniłem go zgodnie z prawdą. Lorenz, ja... Ja nigdy nie zamierzałem zastępować twojego ojca. Wierzysz mi, prawda? Nigdy nie wkroczyłbym między matkę i syna. Rozumiem, oczywiście. Kiedy mama wyzdrowieje, zjemy razem kolację. Naprawdę? Bardzo chętnie, bardzo lubię Lidię. Wiedziałem, że mówi szczerze. Obiecałem, że zadzwonię do niego za kilka tygodni. Wyraźnie mu ulżyło. Matce się polepszyło. Aferę z pigułkami traktowała jako niegroźną anomalię. Była mnie mądra. Mówiła, że to się już nie powtórzy, że przesadnie zareagowała na wiadomość o mojej wyprowadce. Po prostu nigdy dotąd nie byłam sama i wciąż nie chciała, żebym odszedł. W końcu zacząłem czuć do niej urazę. Zaszantażowała mnie emocjonalnie i usidliła. Helen była dobrą kumpelką i choć umówiliśmy się, że pozostaniemy w kontakcie, brakowało mi jej, kiedy opuściła nasz dom. Nie łączyło nas nic romantycznego, lecz co nie do uwierzenia, okazała się dobrą przyjaciółką w czasach kryzysu. Mimo to nieustannie myślałem o karen. Zastanawiałem się, jak zareaguje na drugi list od Eni i nagle zadzwoniła do mnie do biura. Czy to ty napisałeś te listy, podając się za moją siostrę? W pierwszej chwili pomyślałem, że zagram na czas i spróbuję przewidzieć konsekwencje mojej odpowiedzi, zarówno szczerej, jak i nieszczerej, ale miałem już dość ciągłego kłamania i oszukiwania. Chciałem dla niej jak najlepiej. Gdyby odkryła, że jej poszukiwania dobiegły końca, bo to mój ojciec zamordował Eni i pochował ją w naszym ogrodzie, czy zeznałaby wreszcie spokoju? A ja? Tak odparłem. Karen głośno odetchnęła i powiedziała coś zupełnie niespodziewanego. Myślę, że ja też Cię kocham. Rozdział dwudziesty Lydia. Lawrence oświadczył, że wyprowadza się z domu. Nie mogłam mu na to pozwolić. Jego miejsce zawsze będzie przy mnie. Myślał, że pomieszało mi się w głowie. Poznałam to potem, że czasem rozmawiał ze mną jak z dzieckiem. Uważał, że jestem niezrównoważona i postanowiłam wykorzystać tę opinię dla naszego wspólnego dobra. Od jakiegoś czasu odsuwał się ode mnie, był skryty i podejrzliwy. Próby wyciszenia sprawy Eni Doyle, zbierały swoje żniwo. Kazałam mu o tym zapomnieć, lecz wciąż go to pochłaniało. Ta przeklęta Eleonora mnie przechytrzyła, obiecała, że ona zadba tymczasem, spisując testament, mnie wykluczyła i zadbała tylko o niego. Zawsze go uwielbiała i często krytykowała moje rodzicielskie umiejętności, ale nawet kiedy usłyszałam słowa jej adwokata, żeby stał się niezależny, nie przypuszczałam, że syn zechce mnie zostawić. Spodziewałam się jedynie walki z Rosie i Finem, którzy żądali sprawiedliwego podziału pieniędzy, bo z chciwości spłodzili ośmioro dzieci. Zamierzałam pójść na zakupy do kilku butików, gdzie wciąż mnie znano i pamiętano. Chciałam wprowadzić Laurence'a w świat ekskluzywnych restauracji i dobrych win. Planowałam wymienić jedwabne zasłony w naszej bawialni, wykładzinę w holu, na schodach i podejście. W ścianie nad kominkiem powstało pęknięcie, a w mojej łazience przecierała się emalia. Tatuś nie zniósłby takich niedoskonałości. W końcu mieliśmy na to wszystko środki, tymczasem Lawrence zamierzał mi się przeciwstawić. Próba samobójstwa była rozpaczliwym krokiem, ale musiałam coś zrobić. Tak naprawdę to nie połknęłam tych proszków. Tylko wypiłam dużo wody, żeby mieć czym wymiotować, kiedy syn mnie znajdzie. A wiedziałam, że znajdzie. Wiedziałam też, że nigdy nie wyśle mnie do świętego Jana Bożego, na szczęście. Zachował zimną krew i zadzwonił do Helen. Po tym wszystkim zaczęłam patrzeć na nią innymi oczami. Nie ulegało wątpliwości, że ubóstwiała nasz dom. Wpadała do Awalonu pod byle pretekstem. Okazała się wielce pomocna już po śmierci Eleonory. Tak, była wulgarna i niewychowana, lecz także zabawna i cudownie niedyskretna. No i miała przynajmniej nazwisko. Jej matka Angela Darcy cieszyła się uznaniem jako poetka. Nie gustowałam w jej wierszach, poza tym, jak to przedstawicielka Bohemy prowadziła okropnie rozpustne życie. Trudno się dziwić, że Helen zdziczała jak chwast. Ale to właśnie ona zdała mi pełną relację z wizyty Lawrence'a u rodziców Bridget. Śmiechu warte. Ta niemądra dziewczyna, bez żadnych manier i dobrego pochodzenia, naprawdę myślała, że mój syn się z nią ożeni. Uznałam, że warto będzie Helen zatrzymać, bo Lawrence najwyraźniej zwierzał jej się częściej niż mnie. Niestety moje przedawkowanie powstrzymało go jedynie chwilowo i wciąż był zdecydowany zrealizować swój plan przeprowadzki do domku Eleonory. Próbował przygotować mnie do tego, regularnie zapraszając do nas Malcolma, jakby Malcolm mógł kiedykolwiek zastąpić jego czy Andrew. Nie rozmawiałam z Malcolmem od incydentu z Emmy Malone. Oświadczyłam mu stanowczo, że jeśli mamy kontynuować naszą znajomość, już nigdy nie może wypowiadać na głos imienia Dajany. Lawrence nie powiedział mu o moim samobójstwie, ale Malcolm zauważył, że podupadłam na zdrowiu i choć uparcie twierdziłam, że był to jedynie atak grypy, namawiał mnie na wizytę u psychiatry. Dobrze dogadywał się z moim synem, dlatego poprosiłam go, żeby zainterweniował i namówił Laurence'a do zmiany planów. Lidio, on ma dwadzieścia trzy lata. Myślisz, że będzie tu mieszkał w nieskończoność? Dlaczego nie? odparłam. W Awalonie ma wszystko, czego potrzebuje oprócz wolności. Co to znaczy? Nie rozumiem. Młody mężczyzna powinien móc zabawiać swoje dziewczyny bez obecności matki, która ciągle patrzy mu przez ramię. On nie ma dziewczyny, a przynajmniej nic o tym nie wiem. O to mi właśnie chodzi. Jest młodym, przystojnym mężczyzną, i jeśli jeszcze nikogo nie ma, to wkrótce będzie miał. Poza tym, o ile wiem, nawet nie poznałaś jego ostatniej dziewczyny. Miała na imię Bridget, prawda? Nie chciał mi jej przedstawić, to była wyłącznie jego decyzja. Nie zakazywałam jej wstępu do naszego domu. Helen przychodzi i wychodzi, kiedy tylko zechce. Dziwię się, że ją tolerujesz. Jest taka niekulturalna. To zdumiewające, że Lawrence z nią chodził. Helen jest dla niego bardzo dobra. Widzisz, w ogóle go nie znasz, ale wiem, że chce dorosnąć i opuścić dom. Co więcej, myślę, że dobrze by ci to zrobiło. Mieszkam ledwie 10 minut stąd i gdybyś mnie potrzebowała, zawsze mógłbym wpaść. Rzecz w tym, że w ogóle go nie potrzebowałam, ale byłam zbyt dobrze wychowana, żeby mu to powiedzieć. Miałam w zanadrzu inny plan. Łączył się z ogromnym poświęceniem finansowym, ale na pewno nie stracilibyśmy wszystkiego. Pewnego wieczoru poszłam odwiedzić mojego szwagra. Nie powitał mnie zbyt wylewnie. Lidia? Czego chcesz? Brak szacunku w jego głosie był niewybaczalny, lecz ukryłam niechęć i od razu przeszłam do interesów. Fin, przemyślałam kilka spraw i widzę, że popełniłam błąd, uważając, że powinniśmy zatrzymać ten domek dla siebie. Chciałabym pójść za twoją sugestią, czyli sprzedać go i podzielić się pieniędzmi. Omal nie zatańczył z radości. Zawołał Rosie i zaproszono mnie na kolację. Miałam widowisko nad widowiska. Tak. Zawsze pragnęłam mieć więcej dzieci, ale moje byłyby dobrze wychowane. Z ośmiorga swoją obecnością zaszczyciło nas pięcioro, w tym dwóch nastolatków, którzy rywalizowali ze sobą w ponuractwie. Lawrence nigdy taki nie był, przynajmniej do chwili, kiedy zmienił szkołę, ale musiał to zrobić nie ze swojej winy, tylko z winy mojego męża. Mniejsze dzieci łaziły po stole i pod stołem i jak dzikusy rzucały się groszkiem. Nie licząc groszku, na kolację podano paluszki rybne i gofry ziemniaczane. Dla mnie zupełnie nowe doświadczenie kulinarne. Rosie nie zwracała na nic uwagi. — Tak się cieszę, że zmieniłaś zdanie — powiedziała, gdy z pokoju zabrano talerze i całą progeniturę. — Wychowanie ośmiorga dzieci to nie przelewki — Naprawdę przydałoby nam się więcej pieniędzy. Czesne za szkołę nas dobija. Cóż, kiedy to dla nas nastał czas wyrzeczeń, Lawrence musiał pójść do państwowej szkoły. Tak, wiem oczywiście, ale to Andrew roztrwonił pieniądze. Fin nie miał z tym nic wspólnego, więc. Dobrze, zapomnijmy o tym przerwał jej Fin, który musiał usłyszeć szorstką nutę w moim głosie. Jest tylko jeden malutki problem zaznaczyłam. Lawrence bardzo przywiązał się do myśli, że mógłby w tym domku zamieszkać, a jak wiecie, Eleonora zapisała go jemu. Próbowałam go przekonać, że najlepiej i najsprawiedliwiej byłoby, gdyby się w ogóle nie wyprowadzał. Finn i Rosie wymienili spojrzenia. Co chcesz przez to powiedzieć? Tylko to, że nie chcę pokłócić się z synem i mam nadzieję, że... Że nie angażując mnie w tę sprawę, wywrzecie na niego stosowną presję. Na miłość Boską, Lidio! wykrzyknęła Rosie. — Rosie! — warknął ostrzegawczo Fin. Żona go zignorowała. To oburzające. Powinnaś była sprzedać to mauzoleum lata temu. Nie płacisz nawet hipoteki. Dostałabyś mnóstwo pieniędzy, mogłabyś kupić dwa porządne mieszkania dla siebie i dla niego, ale nie. Pakowałaś wszystko w utrzymanie Awalonu. Swoimi zachciankami i żądaniami wykończyłaś Andrew. Nic dziwnego, że Lawrence ma tego dość. Młody człowiek, łożący na wiecznie próżnującą matkę i wielki dom, to nie w porządku. Dlatego chcę od ciebie uciec, a ty próbujesz nas namówić, żebyśmy mu to wyperswadowali. – Rosie! – Finn podniósł w głos. – Kompletnie ją zlekceważyłam i zwróciłam się bezpośrednio do niego. Jeśli ci się uda, oboje dostaniemy to, czego chcemy. Wzburzona Rosie wyszła z pokoju, trzaskając drzwiami. Finn mówił spokojnie i rozważnie. – Moja żona ma rację. Andrew cię ubóstwiał. Uważał, że jesteś najpiękniejszym stworzeniem, jakie kiedykolwiek widział – Tolerował nawet twoje fobie, bo mógł dzięki temu mieć cię tylko dla siebie. Dawał ci wszystko, czego chciałaś czy to pierścionek z brylantem, futro, czy lunch w mirabo. Ale ty nigdy nie miałaś dosyć, prawda? I chociaż się z tym nie zgadzałem, moja matka dobrze wiedziała, co robi, zapisując domek Lawrence'owi. Andrew nigdy nie wdałby się w konszachty z tym karejem, gdybyś na niego nie naskakiwała. Nasza matka próbowała uchronić Laurensa przed tobą. Gdybyśmy tak bardzo nie potrzebowali pieniędzy, bez wahania bym to sobie odpuścił. Ale dobrze. Porozmawiam z nim. Znów postawiłaś na swoim, jak zawsze. On wygłaszał swoją małą przemowę, a ja poszłam po torebkę i płaszcz. Wyszedł ze mną do holu, a potem na schody swojego zapuszczonego domu nawet się nie obejrzałam. Ale nie, nie udało im się namówić Laurensa do zmiany planów. Podejrzewałam, że w ogóle się nie starali. Pewnie mieli mnie za jakiegoś potwora. Tak więc mój ukochany synek był zdecydowany odejścia, potem Malcolm jeszcze bardziej pogorszył sprawę. Lawrence wciąż mieszkał w awalonie, ale coraz później wracał do domu, a czasem bez wyjaśnienia nie wracał w ogóle. O nic go nie pytałam, choć nie ulegało wątpliwości, że się łajdaczy. Ilekroć miał zamiar nocować poza domem zawsze, zapraszał do nas Malcolma, Lecz pewnego wieczoru wrócił około dziesiątej i po jego minie poznałam, że coś się stało. Akurat byłam w kuchni. Opowiedz mi o Dajanie, poprosił łagodnie. Co takiego? Wyjął za pleców oprawione w ramkę zdjęcie i postawił je na stole. O dniu, kiedy się utopiła. Wziął mnie za rękę, zaprowadził do krzesła i ruchem głowy kazał mi usiąść. Dlaczego nie mam ochoty? O czym ty mówisz? Pamiętam, że kiedy byłem mały, spytałem o nią ojca i powiedział, że utopiła się w morzu. Zabronił mi cię pytać, bo za bardzo się denerwowałaś. Miał rację. Nie chcę o tym rozmawiać. Wstałam, żeby wyjść, ale zaszedł mi drogę. Wracam z kolacji z Malcolmem. To nie do wiary. Utrzymywałaś to w tajemnicy całe moje życie. Malcolm mówi, żeby cię spytać. Mogłoby ci ulżyć, gdybyś zaczęła o tym mówić. Opowiedz mi o dniu, w którym się utopiła. Nie pamiętam, byłam wtedy dzieckiem. Malcolm twierdzi, że pamiętasz i nigdy nie zapomnisz. Mówi, że obarczasz się winą. Jak głupio, pomyślałam, że może Malcolm ma rację i opowieść o wypadku z Dianą zbliży do mnie syna. Od dawna nie rozmawiał ze mną tak czule. Wszyscy zawsze powtarzali, że to nie była moja wina, a Lawrence mnie kochał. Może to właśnie jego przebaczenia potrzebowałam? Po jej śmierci wysłano mnie na wieś do ciotki. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek będę mogła wrócić do domu. Byłam samotna i przerażona. Nigdy przedtem tak się nie bałam. Dlatego nawet teraz, ilekroć wychodzę na zakupy, nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do domu. Poczucie wygnania było dla mnie torturą. Mieszkałam u ciotki ledwie dziesięć miesięcy, ale dla dziecka to wieczność. Mamo, Lawrence wypuścił powietrze, i w mojej duszy zapłonęło malutkie światełko. Nadchodziło przebaczenie. Czułam to. Mów, możesz mi powiedzieć, nie będę cię osądzał, ani ci przerywał. Mama nas zostawiła. Powiedziałam ci, że umarła, ale to nieprawda. Byłoby lepiej, gdyby umarła. Tatuś popełnił mezalians. Mama różniła się od matek naszych znajomych. Była głośna i arogancka i malowała usta pąsową szminką. Przeniosłam się w czasie do lat świetności naszego domu i znów usłyszałam, jak tatuś i mamusia kłócą się w holu. Tatuś próbował nauczyć ją dobrych manier, ale ona upijała się na szkolnych imprezach z okazji dnia sportu. I flirtowała z innymi ojcami, ciągle sprawiała nam zawód. Dajana się jej wstydziła, ale ja ją kochałam. A potem mama uciekła z jakimś hydraulikiem i już nigdy jej nie zobaczyłam. Zostawiła nas. Mimo to jak głupia, wciąż ją kochałam. Nie mogłam pogodzić się z myślą, że nas nie kochała, bo przecież gdyby kochała, to by nas nie porzuciła. Po jej odejściu było nam ciężej. Z domu zniknęła cała delikatność. Dajana cieszyła się, że jej nie ma. Ona i tatuś zawsze trzymali sztamę, a mnie odtrącali. Przez dwa lata było strasznie, bo cały czas chodziłam smutna, ale pewnego dnia tatuś zapowiedział, że zorganizuje nam przyjęcie z okazji dziewiątych urodzin. Dostałyśmy nowe sukienki z jedwabiu w pawie oczka. Hanna, nasza niania i tom, nasza złota rączka, udekorowali ogród. Tak pięknie wyglądał. Akurat kwitły czereśnie. Rozstawiono stoły z jedzeniem i piciem, między drzewami rozciągnięto sznury chorągiewek. Byłyśmy bardzo podekscytowane, całą noc nie zmrużyłyśmy oka. Zaprosiłyśmy wszystkie koleżanki z klasy, ale. ścisnęło mnie w gardle. Ale przyszła tylko Emmy Malone. Powiedziała, że innym zabroniono, bo nasza mama jest kokotą. Lawrence przyglądał mi się w skupieniu. Nie chciałam, żeby czułość, z jaką na mnie patrzył, zniknęła, więc trochę podrasowałam tę historię. Nie rozumiałam, co to znaczy, a Diana powiedziała, że mamusia wszystko zepsuła i jestem taka sama jak ona, pospolita i prostacka, dokładnie taka sama. Nazywała mnie latawicą i pobiłyśmy się. Wepchnęłam ją do wody, uderzyła się w głowę i... Czułam się strasznie, wciąż tak się czuję. Wszyscy mówili, że powinnam sobie wybaczyć, ale... Lawrence zrobił skonsternowaną minę. Dowody w wannie? Nie, kochanie, w stawie. Tam, gdzie tata pochował Annie Doyle? Z trudem wróciłam do teraźniejszości. Tak, odparłam chwilowo rozkojarzona. Ogarnęła nas taka panika, że lepsze miejsce nie przychodziło mi do głowy. Syn wytrzeszczył oczy i dopiero wtedy uświadomiłam sobie, co powiedziałam. Urwałam, ochłonęłam i spojrzałam na zlew i ciemny ogród za oknem, ale było za późno. To ty wybrałaś to miejsce. Lawrence wskazał okno. Wiedziałaś. Słucham? Przepraszam, jestem taka zdezorientowana. Rozmawialiśmy o Dajanie i... Powiedziałaś, że lepsze miejsce nie przychodziło ci do głowy. Syn zerwał się z krzesła. Wiedziałaś, Boże. Lawrence, nie możesz. Zabiłaś się. Nie, zabiłaś się, a tata cię krył. Tak to było? Uspokój się, skończ z tym melodramatyzmem. Opowiadałam ci o Dajanie i zbiłeś mnie z tropu. Przestań mnie okłamywać, ryknął. Boże, nie mogę na ciebie patrzeć. Zasłużyła na to. Była złodziejką i kłamczuchą. Zdradziła nas. Lawrence wybiegł z kuchni. Po odejściu mamy i śmierci Dajany, tatuś nie mógł na mnie patrzeć. Spojrzałam w lustro nad stołem. Wciąż byłam piękna. Mimo to nikt nie chciał mnie oglądać. Przez kilka minut syn miotał się w swoim pokoju, a potem zbiegł na dół z walizką w ręku. Spotkaliśmy się w holu. Nie odchodź, poprosiłam. Ja tu umrę. Przystanął, już myślałam, że go mam, ale nie. Oczy zaszły mu łzami, odwrócił się, wyszedł i trzasnął drzwiami. Zaraz potem zawył silnik na wstecznym biegu. Syn uciekał ode mnie, jakby zależało od tego jego życie. Rozdział 21. Karen. Związek z Lorenzem różnił się od tego z Desim. Z Lorenzem czułam się sobą, a nie siostrą Eni, czyjąś własnością czy narzędziem do robienia dzieci. Nie oczekiwał, żebym była dostępna, kiedy mu to odpowiadało. Wypożyczał z biblioteki książki o sztuce, które mogły mnie zainteresować. Ilekroć leciałam na zdjęcia, odwoził mnie na lotnisko i życzył mi powodzenia, a kiedy wracałam, witał mnie kwiatami. Szybko zrozumiałam, że nie jest tak zamożny, jak myślałam, ale jego bogactwo czy pochodzenie klasowe nigdy mnie nie interesowało. Przedstawił mnie koleżankom i kolegom z pracy, których większość poznałam, kiedy przychodził do pubu z Bridget. Jedni od razu mnie zaakceptowali, inni zachowywali się zdecydowanie niegrzecznie. — Ładna z ciebie przyjaciółka — burknęła Evelyn, kiedy pierwszy raz oficjalnie wystąpiłam w roli jego dziewczyny. Ale dałam jej słowo, że nigdy nie chciałam zranić Bridget i że jej nie zdradziliśmy. To nie ma nic wspólnego z karen, bronił mnie Lorenz. Zerwałem z Bridget z wielu innych powodów. Jezu lar, rzucił dominik ten starszy. Walczysz nie w swojej wadze, chwytasz nie w swojej wadze. A potem powiedział mi, że Lorenz był kiedyś bardzo otyły. Przypomniało mi się, że Bridget mówiła to samo, lecz nie miało to dla mnie najmniejszego znaczenia. Ja też się zmieniłam. Kiedyś zżerały mnie myśli o zemście, a miłość mnie z nich wyleczyła. Nie wiedziałam, że to w ogóle możliwe. Lorenz czasem u mnie sypiał i zamierzał przeprowadzić się do domku, który odziedziczył po babci, ale często wspominał o złym stanie psychicznym matki i o tym, jak bardzo jest do niego przywiązana. Namawiałam go, żeby nie spieszył się z wyprowadzką i zaczekał, aż matce się polepszy. Chciał mieć pewność, że kiedy odejdzie na swoje, matką zaopiekuje się Malcolm, jej przyjaciel. Poza tym czekały go prawne utarczki z wujem, mimo to chciał zatrzymać odziedziczony dom. Wpadliśmy tam kilka razy. Był to piękny biały domek, dosłownie jak z bajki, choć nie kryty z trzechą, tylko zwykłą dachówką. Nie mogłam się już doczekać, kiedy będę mogła go tam odwiedzać, spacerować po plaży, przytulać się do Lorensa przy kominku i obserwować zachód słońca nad zatoką. Której z jego znajomych doniosło ona nas, Bridget. Mogłam się tego spodziewać i powinna była powiedzieć jej to sama, ale ponieważ podczas naszej ostatniej rozmowy Bridget sądziła, że Lorenz do niej wróci, zachowałam się jak tchórz i głucho milczałam. Dowiedziawszy się prawdy, zadzwoniła do mnie, krzycząc w słuchawkę i płacząc: Podobno jesteś moją przyjaciółką. Wszystko się mówiłam, nie mogę uwierzyć, że mi to zrobiłaś. Bridget, strasznie mi przykro, naprawdę, ale my tego nie planowaliśmy. I to za moimi plecami, po tym, co dla ciebie zrobiłam. Byłaś nawet u moich rodziców i cały czas się z nim spotykałaś. Nie, przysięgam, zaczęliśmy się spotykać dużo później. Nie chciałam cię zranić, wiem, no fatalnie to wygląda, ale. trzasnęła słuchawką. Łącząca nas nić zaufania pękła i była już nie do naprawienia. Miałam wyrzuty sumienia, bo jakkolwiek by na to patrzeć, zdradziłam przyjaciółkę, ale Bridget zemściła się na Lorensie w wyjątkowo okrutny sposób. Dlatego nie było mi jej żal. Lar długo mi o tym nie mówił. Dowiedziałam się od jego koleżanki Jane w pubie. Bridget rozesłała jego zdjęcia do przyjaciół z biura, fotki z czasów, gdy był najbardziej otyły i spał u niej nago. Fabie udawał, że się tym nie przejmuje, lecz widziałam, że bardzo go to upokorzyło. Opowiedział mi wszystko później, gdy zostaliśmy sami. Robiła zdjęcia non-stop, ale nie wiedziałem, że sfotografowała mnie, kiedy spałem. Kilku młodszych pracowników śmiało się ze mnie za moimi plecami i coś tam szeptało. Nie wiedziałem, o co chodziło, dopóki Sally mi nie powiedziała. Evelyn zebrała wszystkie zdjęcia, wrzuciła je do kosza, a potem zadzwoniła do Bridget i ją zrugała. Lorenz próbował z tego żartować i widziałam, że współpracownicy go lubią. Był dobrym i sprawiedliwym szefem. W głębi duszy bardzo go to ubodło, lecz we dwoje szybko sobie z tym poradziliśmy. Napisał do Bridget gniewny list, w którym dał jej do zrozumienia, że koledzy są zniesmaczeni tym, co zrobiła. Potem już się nie odezwała. Tata był zaskoczony, że chodzę z Lorenzem. Nie wiedział, że Lar rozstał się z Bridget. Teraz wszystko rozumiem, powiedział. Ciągle o ciebie wypytywał, ale tak wiesz na okrętkę. Zawsze go lubiła, ponieważ od niedawna pracował jako portier w Mother, nie był już w biurze świadczeń, Przynajmniej nie ma konfliktu interesów, dodał tłumiąc śmiech. Nie miałam odwagi powiedzieć rodzicom, że to Lorenz napisał te listy. Nie sądzę, żeby zrozumieli, że zrobił to dla mnie. Napracował się więcej niż inni, żeby znaleźć Annie i natrafiwszy na mur nie do przebicia, pragnę zaoszczędzić nam dalszego cierpienia. Nigdy nie doświadczyłam gestu bardziej taktownego i wielkodusznego. Tata, wiedząc, że Annie nie ma do niego żalu, pogodził się z jej odejściem. Przecież napisała, że kiedyś się odezwie, tak? Oby już wkrótce. Chociaż Annie już nigdy nie miała przekroczyć progu naszego domu, przebaczenie i nadzieja dawały mu siłę do życia. Musia skapitulowała już po pierwszym liście. Zgadzała się z Desim, że powinniśmy przerwać poszukiwania. Zgadzała się z nim we wszystkim. Była zła, że widuje się z Lorensem. To jest zdrada, mówiła. W oczach Boga wciąż jesteście i zawsze będziecie małżeństwem. Desi był dla ciebie dobry. Spójrz tylko na mnie i na ojca. Znowu jesteśmy razem. Dlaczego nie dasz mu drugiej szansy, skarbie? Nie ufam temu Lorenzowi. On cię kiedyś skrzywdzi, zobaczysz. Sama powiedz, dlaczego ktoś, kto mieszka w wielkim domu, miałby interesować się dziewczyną taką jak ty? Chce się tylko zabawić, bo jesteś teraz modelką. Gdybyś dalej pracowała w pralni, nawet by na ciebie nie spojrzał. Cicho, Polin, daj jej spokój! Odezwał się tata. To miły chłopak. Bardzo mi pomógł i to zanim poznał Karen. Słowa mamy mnie zraniły i zastanawiałam się, czy nie ma w nich ziarenka prawdy, ale Lorenz był dumny z tego, że może wziąć mnie pod rękę i przedstawić wszystkim jako swoją dziewczynę. Nigdy nie traktował mnie jak panienki do pokazywania. Przedstawiał mnie wszystkim z wyjątkiem swojej matki. Wiedziałam, że Bridget też jej nie poznała, a nasz związek dopiero kiełkuje, lecz czułam, że oboje jesteśmy mocno zaangażowani. Wciąż byłam żoną Desiego, a kilka miesięcy wcześniej przegraliśmy referendum w sprawie rozwodów, dlatego małżeństwo nie wchodziło w grę, ale Lorenz zawsze mówił o swoim domku w taki sposób, jaki jakby chciał, żebyśmy stworzyli tam wspólny dom. Poza tym często wspominał, że kiedyś będziemy dużo podróżowali, i znalazł dla mnie kilka kursów malarskich na które mogłam się zapisać. Wszystko zasugerowało, że nie będzie to przelotny romans, mimo to Lorenz nie chciał przedstawić mnie matce. Podobno miała wiele różnych fobii i trudności w kontaktach z obcymi, ale skoro mogła chodzić na zakupy, mogła też ze mną choćby porozmawiać. Chciałam go spytać, czy jej o mnie powiedział, ale bałam się, że odpowiedź mnie zawiedzie. Jeśli Bridget odniosła wrażenie, że jej rodzina to dla jego matki za niskie progi, jechałam z nią na jednym wózku. Obie stałyśmy na tym samym szczeblu drabiny społecznej, a właściwie nie, ja stałam na niższym, bo zostawiłam męża, co sprawiało, że byłam kobietą upadłą. W pracy szło mi dobrze. Trochę podróżowałam, a ponieważ Desi nie deptał mi już po piętach i mnie nie kontrolował, Iwon zaczęła dawać mi zlecenia, których mąż nigdy by nie zaaprobował. Wciąż nie chciałam reklamować seksownej bielizny, ale zaliczyłam sesję zdjęciową w kostiumach kąpielowych dla brytyjskiego woga. Bardzo się denerwowałam, bo pozostałe dziewczyny pochodziły z Anglii, Sri Lanki i Etiopii. Moja skóra była bladosina w porównaniu z ich brzoskwiniową, kawową i hebanową karnacją, ale kierownik zdjęć twierdził, że właśnie o to mu chodzi. Fotografował nas z wielkim smakiem, armia stylistów zadbała o mój wygląd, a dzięki odpowiednio dobranym wkładkom miałam na zdjęciach większy biust. Lorenz uważał, że to zabawne. Desi dostałby apopleksji. Ilekroć zaglądałam do rodziców, zawsze czekał tam na mnie list od męża. Na początku bardzo mnie przepraszał i błagał, żebym dała nam drugą szansę, po jakimś czasie zaczął pisać o rzeczach praktyczniejszych, na przykład o tym, że przyszedł rachunek na naprawę bojlera, ponieważ wtedy mieszkaliśmy razem, żądał, żebym się dołożyła. Mimo, że wciąż trzymał łapę na pieniądzach z funduszu na dom, do którego co tydzień wnosiłam swój wkład, wysłałam mu przekaz pocztowy dla świętego spokoju i po to, żeby się wreszcie ode mnie odczepił. Z czasem listy stały się obraźliwe. Zrobiłam z niego głupca, zemsta będzie słodka. Wszyscy pracownicy śmieją się ze mnie i moich zdjęć w magazynach. Przewróciło mi się w głowie, jest moim mężem, i nie mam prawa od niego odchodzić. Potem zaczął mi wulgarnie wymyślać. Jestem głupią dziwką, jak moja siostra, i skończę na ulicy, tak jak ona. Nie zdziwi się, jeśli któregoś dnia ktoś zamorduje mnie za to, że pokazuje wszystkim goły tyłek. Zagroził, że sprzeda brukowcom opowieść o mojej siostrze, kurwie i prostytutce, i zaczęłam się poważnie bać, że może zniszczyć mi karierę. Wiedząc, że ma kontakt z musią, pokazałam jej te listy i ponownie ostrzegłam, żeby nic mu o mnie nie mówiła ani nie zdradziła mojego nowego adresu. Mama była wstrząśnięta i miała wyrzuty sumienia, że brała jego stronę, a potem poznała Lorenza, który oczarował ją swoim wyglądem oraz dobrymi manierami. Rozmawiała z nim swoim telefonicznym głosem, dopóki tata i ja nie zaczęliśmy się z niej nabijać. Mój związek z Lorensem był bezproblemowy od samego początku. Nie musiałam się specjalnie starać, ubierać się dla niego, ani imponować mu elokwencją. Wiele razy mówił mi, że jestem nie tylko piękna, ale i inteligentna, ciekawa i zabawna. A ja miałam podobne odczucia co do niego. Nasze randki były chyba zwyczajne: kino, koncert, w pubie, czasem kolacja. Lecz ani razu nie zabrakło nam tematów do rozmowy i wiedziałam, że nigdy nie znudzi mi się jego przystojna twarz. Wszystko dobrze się układało. Aż któregoś wieczoru zadzwonił do mnie Nistego Nizowego i oświadczył, że właśnie przeprowadził się do domku babci. Wyczułam, że jest zdenerwowany, lecz nie chciał o tym rozmawiać. Zdziwiłam się, bo w domku prawie nie było mebli. Obiecał spotkać się ze mną w tygodniu, ale kiedy zadzwoniłam do niego do biura, żeby zostawić wiadomość, okazało się, że jest chory, więc w weekend wsiadłam do pociągu, pojechałam do Killinay i weszłam na klif. Okna z szybami w kształcie rąbów, porośnięte pnączem ściany, różane krzewy po obu stronach drzwi. Domek był śliczny. Lorenz miał co do niego wielkie plany, chciał go odnowić. Zastukałam mosiężną kołatką. Nic, cisza. Zakołatałam jeszcze raz i w końcu usłyszałam szuranie. A po chwili między drzwiami i futryną pojawiła się mała szpara. Lorenz to ja. Niechętnie mi otworzył. Podobno jesteś chory, źle się czujesz? Nie. Wpuścił mnie do środka. Nieogolony i wciąż w szlafroku rzeczywiście robił wrażenie chorego. Weszliśmy do pustego saloniku. Powietrze było stęchłe, a zaciągnięte zasłony przesłaniały cudowny widok na zatokę. Strasznie wyglądasz, byłeś u lekarza? Nie, ni nic mi nie jest. Kłamał przed wyciszonym telewizorem, leżał materac i kołdra, a na podłodze walały się paczki chipsów, miseczki na płatki zbożowe, pudełka ciastek i butelki po brandy. Lorenz, co się dzieje? Przyciągnął mnie do siebie, oparł głowę na moim ramieniu i rozpłakał się. Co się stało? Objęłam go mocno, chcąc wycisnąć z niego cały ból. Nie mogę. Wyszlochał. Matka? Poczułam zapach alkoholu i zjałczałego potu. — Idź pod prysznic i się ogarnij. Nastawię wodę. Kiwnął głową i poszedł do łazienki. Poszperałam w jego walizce, znalazłam czysty ręcznik i powiesiłam go na wieszaku w coraz gęstszych obłokach pary. Kuchnia była zawalona brudnymi naczyniami i pojemnikami po jedzeniu, więc zaczęłam zmywać i sprzątać. Musiał przeprowadzać się w pośpiechu, bo nie mogłam znaleźć ani myjek, ani gąbek. Znalazłam jedynie kilka starych, wyszczerbionych talerzy z czasów jego babci. Wiedziałam, że Lorenz jest wrażliwy i uczuciowy. Zastanawiałam się jednak, co mogło doprowadzić do tego nagłego załamania. Wyszedł z łazienki ogolony i dałam mu świeże ubranie. Ubierając się, stał plecami do mnie, jakby się czegoś wstydził. Lar, nie mam pojęcia, co się stało, ale na pewno wiesz, że cię kocham, prawda? To coś znaczy. Jestem zmęczony, taki zmęczony. Ciągle chce mi się spać. Zacząłeś mówić coś o matce. Nie chcę o niej rozmawiać, nie chcę jej widzieć nigdy. Ona cię kocha, Lorenz. Mówiłeś, że aż za bardzo. Proszę, nie pytaj mnie o nią, dobrze? Po prostu nie mogę. Przenieś się do mnie, na kilka dni, na jak długo zechcesz. Pochylił głowę. Nie zasługuję na ciebie, nie zasługuje. Usiadłam za kierownicą. Był zbyt pijany, żeby prowadzić. I kiedy przyjechaliśmy do mnie, od razu poszedł spać i spał dwanaście godzin. Nie powiedział, odpokłócił się z matką, lecz nie ulegało wątpliwości, że głęboko go to dotknęło. Nie wiedziałam, dlaczego jest aż tak zdenerwowany, lecz muszę przyznać, że odczuła mnie jaką ulgę. Był przywiązany do matki tak bardzo, że nawet jego koledzy i koleżanki uważali to za dziwne. Żartowali z niego, a on zawsze się trochę wstydził, że wciąż mieszka w rodzinnym domu. Został ze mną tydzień, a potem wrócił do pracy. Musiałam lecieć do Mediolanu na sesję zdjęciową do reklamy nowej szminki, a jego znajoma, Helen, miała w tym czasie przywieźć jakieś rzeczy z Avalonu. Kiedy wróciłam, okazało się, że przeprowadził się do domu po babci na dobre. Pojechał do Avalonu wypożyczoną ciężarówką i zabrał łóżka, staromodne sofy, kilka krzeseł, nie od kompletu, stoły, dywany, zasłony i serwis obiadowy. Rzeczy, jak twierdził, nigdy nie używane, których braku matka nawet nie zauważy. Na ich strychu od lat stało ponoć mnóstwo przykrytych prześcieradłami mebli. Pomogłam mu rozpakować pudła z książkami i płytami, powiesić obrazy i zasłony. Poznałam też Helen, gdy pewnego dnia przyjechała z jakimiś szpargałami. On był w tym czasie w sklepie z farbami. A, więc to ty, słucham. Nie zrozum mnie źle, Lar powinien był się wyprowadzić lata temu, ale jego matka jest teraz w kiepskim stanie. Uznałam, że źle zaczęłyśmy. Cześć, jestem Karen. Helen, jego pierwsza dziewczyna! Robiła wrażenie natrętnej i złośliwej. Przepchnęła się obok mnie, weszła do saloniku i powiodła wokoło wzrokiem. — Ten dom należał do jego babci. Wiesz, że ją znałam? — Straszna była z niej jędza. — Napijesz się herbaty? — Już się wprowadziłaś? Speszyłam się. Próbowałam być uprzejma, ale zdałam sobie sprawę, że mówię jak gospodyni domu. — Nie, nie, tylko mu pomagam, ale właśnie wstawiłam wodę. — Super! Helen rzuciła pudła przed telewizorem i usiadła w fotelu Lorenza. Wysiliłam się na dobre maniery. Więc co się dzieje z jego mamą? Wiem, że się pokłócili, ale nie wiem o co. Helen zmrużyła oczy. Nie powiedział ci? Mnie też nie chciał, ale... Przypuszczam, że chodzi o tę wyprowadzkę. Jego matka jest walnięta, ale powinien z nią przynajmniej pogadać, choćby zadzwonić. Jestem tam co drugi dzień. Dar płaci mi, żebym tam miała na, na nią oko, ale ona nic nie i prawie nie śpi. Nie chcę rozmawiać z Malcolmem. Słyszałaś o Malcolmie, o tym psychiatrze? Mówi, że jeśli nic się nie zmieni, trzeba będzie zamknąć ją w psychiatryku. Boże, nie mam pojęcia, że jest w aż tak złym stanie. Chryste, ta baba śpi w jego łóżku. Lorenz naprawdę powinien do niej wpaść, tylko nie chce mnie słuchać. Zgoda, to wariatka, ale jest dla niej niesprawiedliwy. Ona ciągle płacze i powtarza, że ma tylko jego. A gdyby zaglądał do niej raz w tygodniu, nic by go to nie kosztowało. On też się zdenerwował tą kłótnią i to bardzo. I nie wiesz, o co im poszło? Nie, nie mam pojęcia. — Mogli pożreć się o ciebie. — O mnie? No — Tak, o to, że zamiast niej wybrał ciebie. Powiedz mu, żeby do niej wpadł. — Nikt mu nie kazał wybierać. Ale tak, powiem mu, żeby tam pojechał. Helen usiadła wygodniej. — Długo ze sobą jesteście? — Od kilku miesięcy. — Tak? Jak go poznałaś? — Jej pytania były niegrzeczne i wścibskie, ale nie zamierzałam udawać. Mój tata bywał w biurze Lorenza. Helen wykrzywiła usta w szyderczym uśmiechu. <laughs> — Lidia będzie zachwycona! Lidia? Jego matka to patologiczna snopka, więc nie spodoba się jej i to, że rozstałam się z mężem. O kurde, powaga? Uha, nic dziwnego, że się poprztykali. Posiedziała jeszcze trochę, czekając na Lorenza, i choć rozmawiałyśmy dość serdecznie, wyczułam, że mnie nie lubi. W końcu musiała iść. Jesteś ładna i w ogóle spoko, ale bez urazy to nie wypali, zobaczysz. Pochodzicie z dwóch różnych światów. To chyba nie twoja sprawa. Znam go dłużej niż ty. On mnie kocha. Trafiony zatopiony, ale to za mało powodzenia. Wyszła bezczelnie, zabierając butelkę wina ze stołu. Wisi mi za transport. Byłam bardzo zaniepokojona. Kiedy Lorenz wrócił ze sklepu, wypytałam go o nią i o to, co opowiedziała. Nie zwracaj na nią uwagi, jest zazdrosna. A my? Los złączył nas w przedziwnych okolicznościach, ale dobrze na tym wyszliśmy, a obcy nie się do nas nie wtrącają. Nie uważałam, żeby w tym, że tata bywał u niego w biurze, było coś przedziwnego, ale te słowa mnie pocieszyły. Dlaczego tak długo cię nie było? Chciałem tam pójść pieszo, ale się zmęczyłem i musiałem długo czekać na autobus. Ciągle jestem zmęczony i głodny. Próbuję nie jeść. Nie rozumiem, dlaczego znów mam napady wilczego apetytu. Padł na sofę, oparł nogi na podłokietniku i włączył telewizor. Nie komentowałam tego, ale w ciągu ostatnich kilku tygodni bardzo przytył. Uznałam, że to jedynie faza przejściowa i po rozmowie z matką wróci do normy. Przestał być dawnym, troskliwym sobą, był przygnębiony i humorzasty. Może Helen ma jednak rację i powinieneś do niej pojechać? Do kogo? O, no wiesz, do kogo, do mamy. Kiedy nie chciał o czymś rozmawiać, miał puste oczy, jakby zamykał się w sobie. Nie. Posłuchaj, ja już wiem, że ona mnie nie zaakceptuje. Helen nie uprzedziła, ale jeśli naprawdę cierpi, powinieneś się postarać, to twoja matka. Nie. Lorenz. Zamknij się wreszcie. Przestań o niej mówić. Pierwszy raz podniósł głos. Pierwszy raz na mnie warknął. Natychmiast przypomniał mi się Desi, to jak mnie terroryzował. Nie sądziłam, że Lorenz też taki będzie. Zaczęłam się zastanawiać, czy nie popełniłam strasznego błędu. Oczywiście potem nie przepraszał i był niezwykle miły. Dokładnie tak samo jak mój mąż. Ale wmówiłam sobie, że nie. Na pewno jest inny pragnęłam, żeby mi to udowodnił, lecz tymczasem mogłam jedynie bezradnie patrzeć, jak coraz bardziej zamyka się w swojej skorupie. Rozdział 22. Lawrence. Moja matka Próbowałem wrócić do pracy, do normalności. Pragnąłem znów otoczyć Karen miłością. Lecz nie mogłem wybić sobie z głowy myśli o matce. Jako dziewięcioletnia dziewczynka zabiła swoją bliźniaczą siostrę. Mimo to potrafiła zamknąć ten fakt w mentalnym sejfie i żyć dalej, jakby się nic nie stało. Być może był to tragiczny wypadek, ale skoro tak, dlaczego nikt o tym nie wspominała? A teraz. Gdy już wiedziałem, że jest zamieszana w śmierć Annie Doyle, czułem się tak, jakbym zamieszkał nie z matką, tylko z jakąś jej odmianą. Znałem ją lepiej od innych, mimo to nie miałem pojęcia, kim naprawdę jest i do czego może być zdolna. W po oka mgnieniu potrafiła zmienić się z emocjonalnego wraku w robota zimnego. Bezdusznego i obojętnego. Oczywiście Malcolm zawsze chciał w niej widzieć tylko to, co najlepsze, więc wszelkie wątpliwości w sprawie wypadku z Dajaną rozstrzygał na jej korzyść. Rzecz w tym, że nie wiedział nic o Eni. Wziąłem pod lupę wszystkie nasze rozmowy na temat zwłok Eni i powodów, dla których ojciec mógłby ją zabić. Przeanalizowałem Wszystkie sposoby, w jakie matka mną manipulowała, przypomniałem sobie, jak rozmawiała z ojcem kilka miesięcy przed jego śmiercią. To ona była silniejsza, a on kompletnie się załamał. Zamordowali eni oboje, bo gdyby był to zwykły wypadek, nie musieliby niczego tuszować. Nie miałem pojęcia, co pchnęło ich do morderstwa młodej, bezbronnej dziewczyny, lecz nie mogłem opędzić się od natrętnych wizji, w których zamiast Eni występowała Karen. Strasznie mnie dręczyły. Moja matka była takim samym potworem jak ojciec, może nawet gorszym, bo potrafiła tak długo kłamać i udawać. Próbowałem się w tym połapać. Ta miła, Wątła, bezbronna kobieta zabiła człowieka, a może nawet dwoje ludzi. Tłumaczyłoby to jej nerwice, snobizm i strach przed wychodzeniem z domu, i mnie przerażało, bo skoro rodzice byli zdolni do morderstwa, to niewykluczone, że ja też. Nagła zmiana mojego nastroju wprawiła Karen w zdumienie. Dobrze się między nami układało i nie zasługiwała na to, żem na nią warczał. Wyraźnie widziałem, jak z jej oczu znika zaufanie, że też ta przeklęta Helen musiała wtrącać się w nasze sprawy. Zrobiłem wszystko, żeby naprawić szkody i spróbowaliśmy wrócić do normalności, lecz stwierdziłem, że trudno mi zapanować nad nastrojem. Nad nastrojem i tuszą, choć od lat utrzymywane w miarę stabilną wagę. Ciągle byłem głodny. Próbowałem się gimnastykować, żeby spalić zbędne kalorie, lecz najmniejszy nawet wysiłek zwalał mnie z nóg. Karen uważała, że mam depresję. Nie wytykała mi coraz bardziej nadętego brzucha, ale widziałem z jakim zaskoczeniem i niedowierzaniem patrzyła na mnie, gdy zdjąłem koszulę. Powrócił dawny wstyd. W łóżku też było inaczej niż kiedyś i w końcu zacząłem unikać seksu z obawy przed jeszcze większym blamarzem. Tolerowała to wszystko miesiąc moją wybuchowość, ponury nastrój i coraz większy brzuch, ale przestała mówić o nas jako parze i czułem, że ją tracę. Jednak pod pewnym względem mi ulżyło. Nie zasługiwałem na nią, nie po tym, co moja rodzina zrobiła jej rodzinie. Nie mogłem mieć pewności, czy kiedyś nie wyrządzę karen poważnej krzydy. Wiedziałem jednak, że jeśli ode mnie odejdzie, pogrążę się w głębokim smutku. Trzy tygodnie przed Bożym Narodzeniem przeżyliśmy kolejny wieczór pełen chwili niezręcznego milczenia. Przestało mi zależeć na odnowieniu domu. W puszkach ze stwarniałą farbą zaschły sztywne pędzle, ze ściany zwisała na wpół zerwana tapeta. Karen zaczęła bez słowa zbierać swoje rzeczy: szczoteczkę do zębów, podkoszulki i leżące w łazience przybory do makijażu. Schowała to wszystko do torby, zostawiając prezenty, które kupiłem jej pod choinkę. Powinienem był się tego spodziewać. Nie spaliśmy ze sobą od wielu tygodni, i nie licząc dojazdów do pracy, prawie w ogóle nie wychodziłem z domu. Nie wiem, może, nerwice są dziedziczne. Odchodzisz. To nie było pytanie, tylko stwierdzenie. W jej oczach błyszczały łzy. Myślałam, że mnie kochasz. Kocham. Nie wiesz nawet jak bardzo. Więc co się zmieniło? Chyba jak miałem jej to wytłumaczyć? Coś ci powiem, Lar. Nie obchodzi mnie, czy twoja matka mnie lubi, czy nie. Dla mnie ważne jest to, co ty o tym myślisz. Ja nie muszę jej widywać, ale ty tak, jeśli nie zawrzecie pokoju między nami koniec. Możesz mieć i ją, i mnie. To nie jest sytuacja albo, albo. Je cię odwiedzić. Nie rozumiesz, o co prosisz. Nie chodzi o Ciebie. Oczywiście, że o mnie. Nie jestem głupia. A ty mnie tak traktujesz. Jedź tam. Powiedz jej, że jesteśmy razem, ale będziesz ją co tydzień odwiedzał. Powiedz, że nie musi mnie poznawać, lecz jej nie odcinaj. Na miłość boską ona nie będzie żyć wiecznie. Jest sama. Zawsze mówiłeś, że nie ma nikogo innego. W Twoim życiu jest miejsce dla niej i dla mnie. Nie musisz wybierać. Nie znam lepszego człowieka niż Karen. Choć nie wiedziała dlaczego, doskonale zdawała sobie sprawę, że matka nią gardzi. Mimo to chciała się mną dzielić, bo nie mogła patrzeć, jak cierpie, ani słyszeć, jak cierpi matka. Nie mogłem odrzucić jej ultimatum, więc jeszcze tego samego dnia uprzedziłem matkę, że do niej wpadnę. Nie rozmawialiśmy i nie widzieliśmy się od półtora miesiąca. Najdłużej, jak pamiętam. Rozdział dwudziesty trzeci Lidia Wiedziałam, że w końcu wróci. Musiał. Jesteśmy ze sobą związani. Sprowadziłam go na ten świat, więc Lawrence jest mój. Przez półtora miesiąca jego nieobecności jadłam bardzo niewiele, dobrze wiedząc, że Helen o wszystkim mu donosi. Byłam naprawdę roztrzęsiona, zwłaszcza, że nasze rozstanie się przeciągało, ale wiedząc, że Lawrence płaci jej, żeby nade mną czuwała, wiedziałam również, że nie przestało mu na mnie zależeć. Mój syn mnie kochał. Przeklinałam głupotę Malcolma i jego niedyskrecję. Przysięga Hipokratesa najwyraźniej nic dla niego nie znaczyła. Nigdy bym nie powiedziała o Dajanie Lawrence'owi czy Andrew'u, Syn nie musi nic o tym wiedzieć, lecz kiedy wywarł na mnie presję, mówiąc o Stawie, popełniłam błąd i teraz myślał, że jego ojciec i matka zamordowali te dziewczyny razem. Być może miał rację, lecz nie miał pojęcia, dlaczego to zrobiliśmy. A gdybym mogła z nim porozmawiać, wszystko bym mu wytłumaczyła. Spałam i płakałam w jego łóżku, rozpaczliwie chłonąc resztki jego aury. W dzieciństwie ten pokój był moją sypialnią. A kiedy odsunęłam biurko, znalazłam moją starą skrytkę w ścianie. Leżały tam zdjęcia jakiejś dziewczyny, prawdopodobnie jego nowej kochanki. Zaskoczyła mnie jej uroda. Zdjęcia były wystudiowane, profesjonalne. Wyglądała jak gwiazda filmowa. I zmartwiłam się, ponieważ miała coś, z czym nie mogłam konkurować. Była piękna, ale i młoda. Nie chciałam, żeby wkroczyła w nasze życie. W skrytce leżała też bransoletka identyfikacyjna, wycinki z gazet na temat zaginięcia Annie Doyle oraz niepokojące opowiadania, w których Lawrence spotykał się z nią i uprawiał seks. Kiedy je napisał? Po co to wszystko trzymał? Dlaczego nie chciał zapomnieć o przeszłości? Dzwoniłam do niego do pracy, lecz nie odbierał moich telefonów, a kiedy dzwoniłam do domu po babce, odkładał słuchawkę. Tydzień po tym, jak się wyprowadził, przyjechał wynajętą ciężarówką i nie patrząc na mnie ani się do mnie nie odzywając, zaczął wynosić meble. Kompletnie nie reagował na mój płacz i błagania, choć przeszedł przez dom siedem czy osiem razy. Zastanawiałam się, czy znów nie przedawkować, ale Helen skonfiskowała wszystkie leki i wydzieliła mi je jak małemu dziecku. Znalazła też fenterminę. Po co pani to bierze? Spytała. Skłamałam, że Malcolm mi ją przepisał. Idiota. Mruknęła i spuściła tabletki z wodą w sedesie. Zawsze była bystra. Wciąż miała bloczek recept, więc mogłam kupić cokolwiek chciałam, ale postanowiłam zaczekać, a im dłużej czekałam, tym bardziej byłam zła na Lorenza. Lecz gdy po półtora miesiąca zadzwonił i zapowiedział swój przyjazd, odetchnęłam z wielką ulgą, bo nareszcie wracał do domu. Wypisałam receptę. Jego wygląd mną wstrząsnął i myślę, że mój wstrząsnął nim. Na każdy kilogram wagi, jaki straciłam, on zyskał trzy i znów był otyłym chłopcem, którego mogłam kontrolować. Odnotowałam to z zadowoleniem, ponieważ w tym stanie nie mógł się jej podobać. Odesłałam Helen do domu i przygotowałam jego ulubione danie. Ładnie się ubrałam, umyłam włosy i nakryłam stół w jadalni. A potem, plotąc coś o pogodzie i programach telewizyjnych, nałożyłam mu na talerz kopiastą porcję. Początkowo mówił niechętnie, ale szybko wciągnęłam go do rozmowy. Tak miło Cię widzieć, kochanie! Cieszę się, że wróciłeś. Tylko wpadłem naturalnie. Ale jak Ci się mieszka w domku babci? Ma duże okna, pewnie mnóstwo tam przeciągów nie, jest dobrze. Nie czujesz się samotny na tym odludziu? Nie. Odwiedzają cię znajomi, bo jeśli chcesz, zawsze możesz zaprosić ich tutaj. Poszłabym do swojego pokoju i odwiedza mnie tylko moja dziewczyna. Aha, więc masz dziewczynę? To miło. Udałam, że o tym nie wiem. Nie chciałam o niej rozmawiać. Zmieniłam temat. Kochanie, jeśli chodzi o Eni. Annie... Przesunął ręką przed oczami. Nie chcę. Nie, musimy o niej porozmawiać, inaczej do końca życia będziesz przekonany, że twoi rodzice byli potworami, a to nie tak. To był wypadek, tak jak z Dianą. Mamo, proszę. Twój ojciec wynajął Annie Doyle do konkretnego zadania. Ciekawość wzięła górę. Zadania? Jakiego? Wiesz, jak bardzo chciałam mieć dziecko. Dla ciebie, żebyś miał małego braciszka albo siostrzyczkę. Pamiętasz, prawda? Nie odpowiedział, ale uważnie mnie obserwował. Patrzył na moje usta. Ojciec i ja wynajęliśmy Eni, żeby zaszła w ciążę. Co takiego? To był mój pomysł. Ojciec miał ją zapłodnić, a ona urodzić nam dziecko. Przecież, przecież to absurd. Tata nie mógłby. Eni Doyle miała zapewnić nam konkretną usługę, kochanie. Nie wiedziałam, że jest prostytutką, ojciec też nie. Nie należał do tych, którzy zaczepiają z samochodu panienki lekkich obyczajów. Musiał być niezwykle dyskretny. Pewnego dnia przyłapał ją, gdy chciała wyjąć mu portfel z kieszeni, ale zrobiło mu się jej żal. Mógł zawiadomić policję, lecz wolał jej pomóc, a potem poprosił o pomoc ją. Sowicie ją wynagrodził za tę usługę, i po trzech czy czterech próbach Annie Doyle oznajmiła, że jest w ciąży. To jakieś wariactwo! W dodatku nielegalne i, boże, biedny tata! Tak, biedny Andrew nie chciał mieć z tym nic wspólnego, ale ja byłam naprawdę zdesperowana. Chciał mi to wyperswadować, tłumaczył, że to straszny pomysł, ale przebłagałam go i przekonałam. Musiałam mieć to dziecko. Powoli dorastałeś. Co bym bez ciebie zrobiła? Mamo, mówisz jak obłąkana. Z trudem zachowałam spokój. Przestań, nie mów tak. Zawsze chciałam wypełnić ten dom dziećmi, życiem. Pragnienie posiadania dzieci to nie obłęd. Ja nie miałam matki. Kiedy dorastałam i chciałam mieć kogoś, kto będzie tylko mój, Dajana też już nie żyła, ale. Nie pozwoliłam mu sobie przerwać, i nosiłam w sobie tyle miłości. Każde poronienie nadgryzało moją duszę. Raz po raz wyrywano ze mnie życie. Nigdy się nie dowiesz, jakie to uczucie. Jestem kobietą, która bez rodziny nie istnieje. Lawrence siedział zupełnie nieruchomo. Więc co się stało z Eni? Okłamała nas. Żądała coraz więcej pieniędzy. Nie chciała przynieść zaświadczenia lekarskiego, które potwierdziłoby, że jest w ciąży. I zaczęłam podejrzewać, że nas okłamuje. A potem, tamtej nocy... Powiedziałam ojcu, że chcę ją zobaczyć. To on załatwił z nią wszystkie sprawy i to on ją zapłodnił, a przynajmniej tak myśleliśmy. Trzymałam się od niej z daleka, ale się niepokoiłam. Mieliśmy bardzo mało pieniędzy, a on płacił jej miesiąc w miesiąc. Musiałam zdobyć dowód, że Eni jest w ciąży, więc kiedy była ponoć w piątym miesiącu, ojciec wdał się z nią w kłótnię bo dowiedziała się, że on jest sędzią i przyznała, że nie będzie miała dziecka. Próbowała go szantażować. Zagroziła, że pójdzie do gazet. Tacie puściły nerwy i... Puściły mu nerwy? To nie była jego wina. Mieliśmy kłopoty finansowe, żył w ciągłym stresie, a ona nas okradła. Była zwykłą złodziejką. Wykorzystała nas, wyłudziła od nas pieniądze i... Ojcu puściły nerwy. Lawrence odsunął pusty talerz i wstał. Chciałam, żeby mój syn pomyślał, że dziewczyna sama sprowadziła na siebie nieszczęście, dlatego musiałam troszkę nagiąć prawdę. I ją zabił. Tak, ale nie chciał, to był wypadek. Ona wyciągnęła nóż, jak zwykła ulicznica. Tata działał w samoobronie, udusił ją, był potwornie zdenerwowany, nie zamierzał jej zabijać. Boże, a więc miałem rację od samego początku. On ją zamordował, ale ty też nie jesteś bez winy. Ja? Nie mogę uwierzyć, że zmusiłaś go do czegoś tak szokującego. Nic dziwnego, że zaraz potem umarł. Zabił go stres. Miałam łzy w oczach. Musiał mnie zrozumieć. Nie ma dnia, żeby mi go nie brakowało, ale to była naprawdę zła dziewczyna. Chciała dźgnąć go nożem, doprowadziła go do ostateczności. To ty doprowadziłaś go do ostateczności. Mimo to żyłaś dalej, jakby nic się nie stało, dokładnie tak jak, jak po wypadku z Dajaną. Życie jest pełne przeszkód, kochanie, musimy je pokonywać. Więc Eni była przeszkodą, Dajana też. Załamał mu się głos. Bardzo cię proszę, tylko nie dramatyzuj. Co się stało, to się nie odstanie. Siedzimy w tym razem, ty i ja. Czułam, że narasta w nim gniew. To ty mnie w to wciągnęłaś. Wiedziałaś, co się stanie, a jednak mnie w to wciągnęłaś. Własnoręcznie zacementowałem jej grób. Tak, ale musimy o tym zapomnieć i powrócić do normalnego życia. Ty nie wiesz, co to normalność. Zrobię co tylko zechcesz. Mogę się zmienić. Nie możesz, ale mamo, nie będę z tobą mieszkał nigdy. Rozumiem. Uśmiechnęłam się. Byłam zupełnie spokojna. Nie mogę żyć na cmentarzu. Wykorzystałam jedyną broń, jaką dysponowałam. Kochanie, mogę cię znowu odchudzić. Spójrz tylko, jak bardzo przytyłeś od przeprowadzki. Wiedziałam, że go tym zaskoczę. Ciężko westchnął i ścisnął palcami grzbiet nosa. O czym ty mówisz? Podkarmiałam cię fenterminą to lek na apatię i depresję, ale jego skutkiem ubocznym jest utrata wagi. Powiedziałam mu, skąd brałam lek i opisałam, jak posypywałam jego jedzenie rozkruszonymi tabletkami. Poszłam do kuchni, wyjęłam buteleczkę z esencji waniliowej i pokazałam mu ją. Proszę, weź. Są naprawdę skuteczne. Nic ci nie mówiłam, bo nie chciałam cię zawstydzać. Pragnęłam, żebyś myślał, że schudłeś bez niczyjej pomocy. Wtedy rozpłakał się, a ja objęłam go i włożyłam mu buteleczkę do kieszeni. Ale wyszarpnął się gwałtownie i stanął w kącie pokoju. To jest tak pokręcone, że nie mogę w to uwierzyć. Wszystko, co robię, robię dla ciebie, kochanie. Proszę, przestań. Umilkłam, bo wyglądało na to, że cokolwiek mówię, tylko pogarszam sprawę. Lawrence otworzył okno i głęboko odetchnął. Do pokoju wkradło się mroźne grudniowe powietrze. Milczenie się przeciągało. Spadła temperatura, a wraz ze spadkiem temperatury zagęściła się atmosfera. Gdy się do mnie odwrócił, miał już suche oczy. Musnął kciukiem pod brudek, tak jak kiedyś Andrew, kiedy chciał powiedzieć coś ważnego. Mówił spokojnie i bez emocji. Będę wspierał cię finansowo na tyle, na ile będę mógł. Raz w miesiącu będę przychodził na kolację. Odżyła we mnie nadzieja. Raz w miesiącu, zawsze to coś. Przy odrobinie presji mogłabym zmienić to na raz w tygodniu. Ale pod jednym warunkiem, dodał. Mam dziewczynę. Będzie przychodziła ze mną i musisz ją zaakceptować. Przyjechałem tylko dlatego, że mnie do tego zmusiła. Och, Lawrence, nie moglibyśmy jadać tylko we dwoje? Jesteś moim jedynym dzieckiem. Będzie się czuła jak intrus. Mamo, nie zamierzam tu mieszkać, a ona będzie się czuła jak intrus tylko wtedy, kiedy dasz jej ku temu powody. Poza tym, muszę ci coś o niej powiedzieć. Czoło miał zroszone potem i ciekawiło mnie, dlaczego tak się denerwuje. To siostra Ani Doyle, Karen. Moją dziewczyną jest Karen Doyle osłupiałam. Siostra tej prostytutki? Raczej ofiary morderstwa, bo chyba tak powinnaś o niej mówić. Karen nie jest ani złodziejką, ani narkomanką, ani prostytutką. Jest urocza, dobra, wielkoduszna i bardzo piękna. Jeśli dasz jej szansę, na pewno ją polubisz. Pracuje jako modelka i dużo podróżuje, ale zamierza studiować sztuki piękne. Mogłaś widzieć jej zdjęcia w czasopismach. Mówił o niej z błyszczącymi oczami, lecz starałam się go nie słuchać, bo dudniło mi w głowie: Choć nie na tyle głośno, bym nie usłyszała tych czterech słów. Ja ją kocham, mamo. A to zdradziecka kanalia. Jakimś cudem udało mi się zachować zimną krew i nie zdradzić oznak burzy szalejącej w mojej głowie. Spytał, czy może przyjść na kolację z dziewczyną. Uśmiechnęłam się i przytaknęłam. Na pewno może potrzebujesz więcej czasu, żeby oswoić się z tą myślą. Karen oczywiście nie wie, co się stało z Eni. Nie będziemy nawet o niej wspominać. Czułaby się nieswojo, gdyby wiedziała, że słyszałaś o jej siostrze. Na pewno dasz radę? Na pewno, kochanie przyjrzał mi się niepewnie. Cieszę się, że wreszcie poznałem prawdę o tacie i Eni. Chyba rozumiem, co nim kierowało, choć to, co zrobił, jest niewybaczalne. Poza tym myślę, że naprawdę powinnaś zasięgnąć pomocy pomocy psychiatrycznej. Oczywiście nie możesz powiedzieć o Eni Malcolmowi, ale musisz porozmawiać z jakimś specjalistą. Zainwestowałaś we mnie za dużo swojego życia i nadszedł czas, żeby to zmienić. Zgadzałam się ze wszystkim, co mówiło, i uśmiechnęłam się łagodnie w odpowiedzi na jego sugestie, podczas gdy między moimi skroniami, tam i z powrotem przelewały się fale rozpalonego do białości gniewu. Po jego wyjściu poszłam na górę i starannie pomalowałam usta resztką pąsowej szminki mojej mamy. Rozdział 24. Lawrence. Prawda przyniosła mi wreszcie nie jestem pewien jakiego użyć słowa ulgę. Na pewno nie spokój ducha, bo to zupełnie co innego. Jestem głęboko zaniepokojony stanem psychicznym matki i rolą jaką odegrała w życiu i zabójstwie Eni. Nie mogę przestać myśleć o tym, co zrobił mój ojciec? Fakt, że muszę zatajać to przed karę do końca życia, napawa mnie obrzydzeniem. Dobrze przynajmniej, że mama zgodziła się pójść do psychiatrii i pogodziła się z tym, że już z nią nie mieszkam. Myślę, że ta spowiedź jej pomogła. Mimo wszystko jest moją matką. Kochała mnie i wychowywała, i w jakiś sposób jestem jej zobowiązany. Nie rzucę jej wilkom na pożarcie, a to, że mi się zwierzyła, być może daje jej poczucie spokoju i równowagi. Nie ma już żadnych tajemnic, nie musi nic więcej ukrywać. Patrząc wstecz i zachowując trochę dystansu, widzę, jak wielką obsesję na moim punkcie miała całe życie i zastanawiam się, kiedy jej miłość przerodziła się w zaburzenie. Skłaniam się ku twierdzeniu, że doszło do tego po śmierci Taty, gdy wiedziała już na pewno, że nie może liczyć na więcej dzieci. Helen miała co do niej rację od samego początku. Ale tak. Żal mi jej. Żal mi nas obojga, bo jej nie wystarczyłem. Ciekawe, czy byłoby inaczej, gdyby urodziła jeszcze jedno dziecko, czy też. Po prostu zawsze pragnęła związku równie bliskiego jak ten, który musiał ją łączyć z Dajaną. Nie licząc mojego ojca, co najmniej pośrednio odpowiadała za śmierć dwóch osób. Życie z tą wiedzą ciąży mi jak kamień u szyi, ale nie mogę narazić jej na proces o morderstwo. To by ją niemal na pewno zabiło, a śmierć zebrała już wystarczające żniwo. Po Bożym Narodzeniu idę do lekarza w sprawie mojej otyłości. Dwa lata karmiono mnie prochami. Mama myślała pewnie, że mi pomaga i być może powinienem jej podziękować, lecz jestem zły, że mi nie powiedziała. Tak bardzo pragnęła mnie kontrolować. Znów biorę fenterminę, bo chcę jak najszybciej schudnąć. Nie zamierzam robić tego długo, tylko do wizyty u dietetyka. Karen cieszy się, że jestem w lepszej formie, że codziennie rano biegam i połowę trasy z i do pracy pokonuję rowerem. Nie powiedziała ani słowa na temat mojej tuszy, ale grubasy nie są zbyt atrakcyjne, poza tym nie chcę dawać jej kolejnego powodu do kwestionowania naszego związku. W ostatni piątek Dominik trącił łokciem w pubie, wskazał mnie i powiedział: Piękna i bestia. Za tydzień idziemy do mamy na kolację. Pierwszy raz. Dzwoniłem do niej kilka razy, aby upewnić się, czy nie zmieniła zdania i nie będzie zachowywała się dziwnie. Nie miałem śmiałości powiedzieć jej, że Karen jest mężatką. Wszystko po kolei. Ale matce też polepszył się nastrój. Mówi, że nie może się już doczekać, kiedy przyjdziemy i ślęczy nad książkami kucharskimi, żeby kolacja wypadła idealnie. Staram się nie okazywać Karen, jak bardzo się denerwuje. Albo się dogadają. Albo nie. Ale jeśli mama każe mi wybierać, wybiorę Karen. Rozdział 25. Karen. Kiedy Lawrence powiedział mi o zaproszeniu, od razu zauważyłam, że bardzo to przeżywa. Ja też ciężko to znosiłam. Nie znałam jego matki i okropnie się jej bałam, lecz wydawało się, że od powrotu z Awalonu Lawrence jest w dużo lepszej formie. Cieszyłam się, że zmusiłam go do tych odwiedzin. Znowu zaczął ćwiczyć, przestał jeść śmieciowe jedzenie i wyraźnie przybyło mu energii, bo ciągle sprzątał i snuł plany renowacji domku. Szybko wyszedł z depresji i zastanawiałam się, czy tak będzie między nami już zawsze. Mimo, że miał skłonność do załamań, postanowiłam, że go nie opuszczę. Nikt nie rozumiał mnie lepiej niż on. Zawsze działał w moim najlepszym interesie. Popierał każdą moją decyzję. Nie był zazdrosny ani małostkowy. Czułam się przy nim lepsza. Dlatego pragnęłam zadbać o jego szczęście. Gdy rano w dniu kolacji leżeliśmy w łóżku, spytała mnie śmiało, czy nie uważa, że dobrze by było, gdybym się do niego wprowadziła. Słowa więzły mi w gardle, bo to zwykle mężczyzna zadaje takie pytania, ale chciałam w ten sposób pokazać moje pełne zaangażowanie. Uśmiechnął się szeroko. — Tak, oczywiście. Chciałem cię o to prosić, ale bałem się, że cię odstraszyłem. — Ja też tego chcę. Chciałbym żyć i mieszkać z tobą oficjalnie. — Ożeniłbym się z tobą, gdyby rozwody były legalne. Zawstydził się i urwał. Oczywiście, gdybyś powiedziała tak. Powiedziałabym. Przesunęłam głowę na jego poduszkę, pocałowałam go w usta, a gdy oddał mi pocałunek ze słodką, leniwą namiętnością, zaczęliśmy się kochać tak czule jak nigdy dotąd. Przed wyjściem na kolację bardzo starannie się ubrałam. Było zimno, jak to na początku grudnia. Kilka dni wcześniej Iwon przysłała mi duży czek wraz z listem, w którym proponowała, żebym wpadła do Westbury Hotel na sezonową przedsprzedaż kolekcji projektantów mody. Spotkałyśmy się na miejscu. Wiedziała trochę o moim związku z Lorenzem. Nie zdążyła go jeszcze poznać, lecz gdy powiedziałam, że jego matka zaprosiła mnie na kolację i że mieszka w takiej a takiej dzielnicy, ucieszyła się, choć nie omieszkała mnie ostrzec. Jeśli mogę ci coś doradzić, sugerowałabym, żebyś nie bywała tam, gdzie nie pasujesz. To się prawie nigdy nie udaje. Roześmiałam się. Pani się udało. Wyjęła długiego papierosa i pstryknęła zapalniczką. Moje życie to gra pozorów, nie jest godne polecenia, w każdym razie nie wszystkim, a ciebie polubiłam. Powiedziała to z cichą nutą smutku i pomyślałam o jej biednym synu i o tym, że odkąd rozmawiałyśmy o zabójstwie Eni, ani razu o nim nie wspomniała. Na sprzedaży wybrała dla mnie szmaragdową, jedwawno wełnianą sukienkę. Gdy wskazałam swoje włosy, poirytowana wzniosła oczy do nieba Nie należała do zagorzałych wyznawczeń zasady, że czerwony i zielony kłócą się ze sobą jak dwie były żony której hołdowała większość domów mody, ubierając mnie w odcienie bieli, różne odmiany koloru niebieskiego i ciepłe brązy Nonsens, powiedziała, przymierz ją Przymierzyłam, była idealna O rany, wykrzyknął Lorenz, otworzywszy drzwi Myślisz, że się jej spodoba? To bez żadnego znaczenia. Ja też miałam taką nadzieję. Umówiliśmy się, że pojedziemy tam razem. On prowadził. Był cichy i milczący. Podaj mi przynajmniej listę zakazów i nakazów, poprosiłam. Nie, odrzekł z uśmiechem. Nie chcę, żebyś udawała, ale postaraj się nie rzucać kurwami. Jak Helen, parsknęliśmy śmiechem. Kiedy wjechaliśmy na długą aleję prowadzącą do domu, wstrzymałam oddech. Od frontu wyglądał jak wspaniała rezydencja, lecz gdy skręciliśmy za róg, żeby zaparkować przy garażu, zobaczyłam, że jest dwa razy dłuższy niż szeroki. Poże, to tylko dom! Lorenz ścisnął mnie za rękę. Ale to tylko dom! szepnął i przytknął mi palec do ust. Pocałowałam go w opuszek. Gdy szliśmy do frontowych drzwi, za oknami widziałam poruszający się cień. Była szybsza, i kiedy dotarliśmy na miejsce, stała już w progu. Witajcie, witajcie. Wyglądała niezwykle elegancko, jak kobieta z dużą klasą. Podczas sesji zdjęciowych widywałam modelki w jej wieku, ale dla niej wiek okazał się bardzo łaskawy, bo miała jedynie kilka siwych kosmyków na skroniach i kilka ledwo widocznych zmarszczek wokół jasno oczu. Wysoka. Bardzo szczupła i prawie niezauważalnie przygarbiona. Była w czarnej, kaszmirowej sukience, a na szyi miała długi sznur pereł. Uśmiechnęła się szeroko. — Tak się cieszę, że nareszcie mogę cię poznać. Jesteś piękna jak kwiat róży. Chociaż Lorenz stał za mną, wyczułam, że mu ulżyło. Bardzo mi miło, pani Fitzsimons. Wręczyłam jej bombonierkę. — Och, dziękuję, kochanie, ale proszę mów mi po imieniu. Lorenz, mówiłeś, że Karen jest piękna, ale ty, skarbie, jesteś doprawdy olśniewająca. — Cześć, mamo. Wyściskała go, potem objęła mnie serdecznie chudymi, kościstymi rękami i zaprosiła nas do środka. Nigdy w życiu nie byłam w takim domu. Tak, miałam sesję w okazałej rezydencji i ta bardzo mi ją przypominała. Obok biegnących centralnie szerokich schodów wisiał kryształowy żyrandol i chociaż tu i ówdzie dostrzegłam oznaki starości, dom był wspanialszy niż to sobie wyobrażałam. Zastanawiałam się, co powiedzieliby na moim miejscu musia i tata. Myślę, że nigdy nie poczuliby się tu swobodnie. Nie miałam pojęcia, jak Lidia by ich przyjęła, ale dla mnie była niezwykle miła i, nalewając mi ginu z tonikiem, skomplementowała moje włosy i sukienkę. Ucieszyłam się z drinka, bo choć ciepło mnie powitała, wiedziałam, że będę musiała odpowiedzieć na niewygodne pytania o moje pochodzenie. Lorenz chciał, żebym była szczera, choć przyznał, że nie powiedział jej, iż jestem mężatką. Zatrzymajmy to na kiedy indziej, dobrze? Rozmawiali o jego pracy i planach odnowienia domu, które całym sercem poparła. Pogratulowała mu świetnego wyglądu i tego, że znów zaczął ćwiczyć, po czym wskazała mnie ruchem głowy i dodała To na pewno wpływ Karen. Kiedy ruszyła w stronę kuchni, zaproponowałam, że jej pomogę, lecz mnie powstrzymała. Nie trzeba, skarbie. Nad wszystkim panuje. Może Lorenz pokaże ci tymczasem dom. I tak wyszliśmy z salonu. Przecięliśmy hol, jadalnię, pokój śniadaniowy i bawialnie. Potem minęliśmy spiżarnię, garderobę, bibliotekę. W końcu Lorenz wziął mnie za rękę i weszliśmy na schody. Kiedyś wszystko to będzie nasze. Szepnął. Dałam mu kuksańca i stłumiliśmy śmiech. Pokazał mi pokój, w którym mieszkał prawie całe życie typowo męski, skromny i funkcjonalny, mimo wykończonego gzymsem sufitu i wielkiego kominka. Spojrzałam w okno, na długą alejkę i nagie drzewa, próbując sobie wyobrazić, jak to jest wychowywać się w takim luksusie. Czy Annie wyrosłaby tu na porządną dziewczynę? Szybko odpędziłam tę myśl. W kącie podestu stał stary konik na biegunach. Nie pozwalano mi się na nim bujać, nie pamiętam dlaczego, powiedział Lorenz. Pewnie był za delikatny. Z szacunku dla jej prywatności nie zajrzeliśmy do sypialni Lidi, lecz pozostały trzy pokoje i składzik. Za czasów jej młodości spała tu pokojówka. Były architektonicznym cackiem. Choć wypełniały je stare, połamane meble, pokryte kurzem książki i porozrzucane pudła. Obok sypialni matki znajdował się duży, pusty pokój z lustrzanymi ścianami i drążkiem baletowym. Nie mogłam ukryć zaskoczenia. Tak, kiedyś ćwiczyła balet, teraz też codziennie ćwiczy. Nic dziwnego, że miała świetną figurę. Pokażesz mi ogród? poprosiłam, wyglądając przez okno i próbując dostrzec coś za moim odbiciem. Może kiedy indziej odparł. Jest za zimno i za ciemno. Lidia zawołała z holu, że kolacja jest już gotowa. Lorenz objął mnie, pocałował w usta i zbiegliśmy na dół. Na widok nakrycia wpadłam w przerażenie. Mieliśmy jeść na końcu długiego stołu, a ona siedzieć u jego szczytu między mną i Lorensem. Zaliczyłam o Iwon kurs etykiety, ale leżało tam za dużo noży i widelców. Poza tym nie mogłam sobie przypomnieć, po której stronie y, stoi talerzyk na pieczywo, a nie chciałam się pomylić. Lorenz zauważył moje zakłopotanie i bezgłośnie szepnął: Patrz na mnie. Usiedliśmy i Lidia poprosiła, żeby pokroił łopatkę jagnięcą. Niestety już dawno po sezonie, więc wzięłam ją z zamrażarki w supermarkecie. Mam nadzieję, że lubi żegnięcinę. O, tak, odparłam, na pewno jest pyszna. Zaczęliśmy jeść i widziałam, że Lorenz coraz bardziej się rozluźnia. Nie dostrzegłam w Lidii ani śladu snobizmu czy osławionej neurozy. Bardzo uprzejma i czarująca swobodnie z nami gawędziła. Może miała dobry dzień, a może Lorenz, przewrażliwiony po ostatniej kłótni, za bardzo ją demonizował, bo była dla mnie naprawdę miła. Więc poznaliście się, ponieważ twój ojciec zarejestrował się w biurze Lorenza? Spytała. Bardzo ciekawe, bo z tego co widzę w telewizji, wszyscy poznają się dzisiaj w tych żałosnych klubach nocnych. Karen nie przepada za takimi lokalami, powiedział Lorenz. Bardzo rozsądnie, pochwaliła mnie z uśmiechem Lidia. Tata już nie jest tam zarejestrowany, kilka miesięcy temu dostał pracę. Cudownie, gdzie pracuje? W szpitalu jako portier. Lorenz zesztywniał. Naprawdę? Rozpromieniła się Lidia. E, musi być dobrym, troskliwym człowiekiem. To godne podziwu, prawda, synku? Tak, jest bardzo miły. Kiedyś go poznasz. Lorenz uśmiechnął się do niej, a ona przykryła ręką jego dłoń, pewnie po to, żeby e, dodać mu otuchy. Nie wiem, czym się martwiłeś, jest urocza. Powiedziałam szeptem, gdy nalała nam wina i podziękowawszy za pomoc, zaczęła zbierać talerze i nosić je do kuchni. Fakt, nie wierzę własnym oczom, przeszła samą siebie. Wróciła Lidia. — Jestem taka niemądra. Miałam kupić jeszcze jedną butelkę wina i na śmierć zapomniałam. Zapisałam ją na liście sprawunków i właśnie zobaczyłam, że nie wykreśliłam tej pozycji. Bardzo przepraszam. Nie przejmuj się, mamo, ta wystarczy. Och, ale ja chciałam, żebyśmy odpoczęli trochę w bawiarni, posłuchali podróżniczych opowieści. Karen zamierzałam kupić włoskie, żeby przypomniał wam się Rzym. Lorenz i ja wymieniliśmy szybkie spojrzenia. Nie jestem głupia, kochanie. Poza tym, może Karen mnie natchnie i też gdzieś polecę? Zaoferowałam się, że podejdę do najbliższego sklepu monopolowego, lecz nie chciała o tym słyszeć. Zaproponowałam, żeby Lorenz pojechał, ale mu się nie chciało. Proszę, nalegałam, chętnie opowiem twojej mamie o Paryżu i Mediolanie. Myślę, że zwłaszcza Paryż by się jej spodobał. Miał niepewną minę, lecz w końcu się zgodził. Dobrze, zaraz będę z powrotem. Lidia spojrzała na niego z szerokim uśmiechem. Nic się nie martw, kochanie, ona jest cudowna. Yy, kupisz kianti? Kiedy Lorenz wyszedł, pozwoliła pomóc sobie w kuchni. Wycierałam naczynia i rozmawiałyśmy. Zerknij w okno, rzuciła, widzisz? Kiedyś dawno temu był tam ozdobny staw. Przytknęłam twarz do szyby i na trawniku zobaczyłam podniesioną platformę z małą kamienną konstrukcją na wierzchu. Y, co to jest? spytałam. Stare poidełko dla ptaków, które stało kiedyś w stawie. Pięć czy sześć lat temu Lawrence postanowił zbudować tamto podwyższenie, po czym wszystko zabetonował. Nie wiem, co go napadło. Nigdy przedtem nie wykazywał zainteresowania ogrodnictwem, ale nic nie mogło go powstrzymać. W dodatku robił to zimą, mniej więcej o tej porze roku. Dziwnie wygląda, prawda? Roześmiałam się i przytaknęłam, bo rzeczywiście platforma wyglądała dziwnie. I wiesz, że odkąd skończył je budować, ani razu nie zajrzał do ogrodu. Przeszłyśmy do bawialni i usiadłyśmy w blasku ognia płonącego w kominku. W tapicerowanych fotelach, troszkę wytartych na rogach, lecz obitych bez wątpienia kosztowną tkaniną. Pokazać ci zdjęcia małego Lorenza? spytała. Chętnie się zgodziłam, więc usiadła na podłokietniku mojego fotela, trzymając w ręku oprawione w skórę albumy. Przewracała kartki, pokazując, jakim uroczym był dzieckiem, jak wymachiwał łyżeczką do aparatu i wyczołgiwał się spod stołu. Na jednym ze zdjęć musiał mieć około pięciu lat i pozował w o wiele za dużym kapeluszu. Filcowy kapelusz jego dziadka wyjaśniła Lidia. Lorenz chodził w nim cały czas, nawet kiedy już dorósł. Bardzo go lubił. Muszę spytać, co z nim zrobił. Nie widziałam tego kapelusza chyba od sześciu lat, ale dzisiaj byłby zbyt staromodny. Przewróciła kolejną kartkę i zatchnęła mnie na widok otyłego Lorenza stojącego z nią obok zabytkowego granatowego Jaguara. Znałam na pamięć wszystkie marki i modele z tamtych czasów. Yy, kiedy zrobiono to zdjęcie? Spytałam spokojnie, do kogo należy ten samochód? Należał, odparła do mojego męża. To Jaguar z 1957 roku. Boże, wolę nie myśleć, ile Andrew w niego zainwestował, żeby utrzymać go na chodzie dla Lorenza. Dla Lorenza? O tak, syn bardzo chciał prowadzić i ciągle prosił, żeby ojciec go nauczył. Miał wtedy 17 lat i prawdziwą obsesję na punkcie tego Grata. Strasznie się o to kłócili, bo Lorenz nie miał jeszcze prawa jazdy. Nie mówił cię o tym? A dzień po śmierci męża od razu sprzedał auto. Od tak, jakby nigdy mu na nim nie zależało. Jest uroczy, ale ma swoje dziwactwa. Uśmiechnęła się do mnie. Gdybyś tylko widziała, jak jeździł tym jaguarem w starym kapeluszu dziadka, wyglądał przekomicznie. Po ginie z tonikiem wypiłam ledwie jeden kieliszek wina. Mimo to zalewała mnie na przemian. To fala zimna, to gorąca. Byłam zdezorientowana i miałam mdłości, Lidia to zauważyła. Dobrze się czujesz, skarbie? Przynieść ci szklankę wody? Nie, to zupełnie normalne, pomyślałam. Lorenz nigdy by mi nie powiedział, że jeździł tym samochodem w filcowym kapeluszu. Wiedział, żebym się zdenerwowała. Trochę mnie to uspokoiło. Lidia wróciła z wodą i tekturowym pudełkiem. Proszę, wypij, biedactwo. Na pewno dobrze się czujesz? Tak, dziękuję. To tylko lekki ból głowy, już mi lepiej. Aha, znalazłam to w jego starej skrytce w ścianie. To pewnie tylko jakieś śmieci, ale może zechcecie zabrać je do domku. Postawiła pudełko na moich kolanach i poszła z wiadrem po węgiel. W pudełku były zdjęcia. Leżały obrazkiem do dołu, więc odwróciłam je ostrożnie i zobaczyłam, że przedstawiają mnie. Poczułam się lepiej. Wiem, że nie powinnam, ale pogrzebałam głębiej i znalazłam moje zdjęcia wycięte z czasopism, a na dnie pożółkłe wycinki z gazet. Wyjęłam je i rozłożyłam. Jakbyś Skądś je znała? Pochodziły z listopada i grudnia 1980 roku. Doniesienia o zaginięciu mojej siostry. Lorenz był niezwykle skrupulatny w swoich poszukiwaniach. Nagle zesztywniałam. Jak to możliwe, że... że w ogóle jej miał? Przecież poznaliśmy się dopiero przed rokiem. Gdzie tu sens? W pudełku leżało coś jeszcze. Owinięte serwetką pudełko zapałek. Zapominając o poszanowaniu jego prywatności, otworzyło je trzęsącymi się rękami. Bransoletka. odwróciła ją w dłoniach. Bransoletka z wygrawerowanym napisem Marnie. Była pęknięta, lecz na klamerce w miejscu, gdzie Annie dotknęła jej świeżo pomalowanym paznokciem w dniu, kiedy ją ode mnie dostała, wciąż widniała ciemnoczerwona plamka. Zerwałam się z fotela, strącając na podłogę zdjęcia, wycinki i całą resztę. Zaatakował mnie gwałtowny natłok myśli i próbowałam jakoś je sobie wytłumaczyć, ale nie, to niemożliwe. Lorenz mógł zdobyć tę bransoletkę tylko w jeden sposób. Musiał odebrać ją Annie. Miał zabytkowego jaguara, miał filcowy kapelusz, miał, miał stare wycinki z gazet dotyczące jej zaginięcia. Kiedy wróciła Lydia, trybiki w mojej głowie wirowały już jak szalone, więc nie słyszałam, co mówi i wciąż nie mogłam uwierzyć w prawdziwość leżących wokół mnie dowodów. Przypomniało mi się, jak Lorenz wkroczył w nasze życie. Przypomniały mi się słowa taty, który na długo przed tym, jak poznałam Lorenza, mówił, że wyjątkowo dobrze zajął się nim pewien urzędnik z Biura Świadczeń dla Bezrobotnych. Lorenz nie napisał tych listów, żeby nas pocieszyć. Napisał je po to, żeby nas zmylić. Morderca Annie wciąż żył. To Lorenz ją zabił. Lorenz zabił moją siostrę. Pobiegłam. Minęłam lidię, dopadłam frontowych drzwi, otworzyłam je, wybiegłam na podjazd i popędziłam do bramy. W bramie zobaczyłam Lorenza. Właśnie wracał ze sklepu. Stanęłam, jak wryta. Gdzie ty idziesz? zawołał. Co się stało? Wszystko w porządku? Wtedy znowu pobiegłam najszybciej jak mogłam. Nie przestając mnie wołać, Lorenz wyskoczył z samochodu i rzucił się w pogoń, ale wciąż sporo ważył i szybko został w tyle. Biegłam i biegłam, aż zniknął mi z oczu. A potem wpadłam do pierwszej napotkanej budki telefonicznej i zadzwoniłam na policję. Rozdział 26. Lidia. Rzucił mną na drugi koniec pokoju. Nie wiedziałam, że potrafi być taki wybuchowy, choć mógł to odziedziczyć po ojcu. Wpadł jak burza do domu, zdyszany i czerwony na twarzy. Chwilę wcześniej skończyłam zbierać rozsypane zdjęcia i wycinki i schowałam je wraz z albumem. Coś ty zrobiła, wrzasnął. Co jej powiedziałaś? Ostrzegam cię, Lawrence, że wkrótce możesz zostać aresztowany. To bardzo prawdopodobne. Co? O czym ty mówisz? Karen jest przerażona. Uciekła ode mnie. Co się stało? Stradziłeś mnie. Dałam ci mnóstwo okazji do powrotu do domu. Mimo to zamiast mnie wolałeś siostrę tej szmaty. Wpadł we wściekłość. Co jej powiedziałaś? Warknął przez zaciśnięte zęby. W sumie to nic, ale pokazałam jej dowody. Jakie dowody? Dowody na to, że zamordowałeś jej siostrę. Jej? Przecież to ojciec ją zabił i ty. Pokręcił głową. Nie, nie zrobiłabyś tego, to bez sensu. Karen by w to nie uwierzyła. Zamordowałeś Annie Doyle. Próbowałam cię chronić, ale dłużej już nie mogę. Chrysta, jesteś bardziej obłąkana, niż myślałem. Wszystko tu jest. Karen wszystko widziała. Dlaczego taka jesteś? Co to za pokrętna gra? To nie gra, odpowiedziałam. Macierzyństwo nie jest grą. Odtrąciłeś mnie, dobrze wiedząc, jak bardzo mnie to zaboli. Wolałeś ją. Mogę zrobić z tobą, co zechcę i postanowiłam posłać cię do więzienia. Na miłość Boską, mamo, przestań mówić zagadkami. Co dokładnie jej powiedziałaś? Pokazałam jej zdjęcie, na którym stoisz obok samochodu ojca, i powiedziałam, że jeździłeś nim, mając siedemnaście lat. Przecież to nieprawda. Nauczyłaś mnie prowadzić lata później. Masz słabą pamięć, kochanie. To ojciec uczył cię jeździć jaguarem. Bardzo go o to prosiłeś. Szarpnął kołnierzykiem koszuli i przytrzymał się fortepianu. A zdjęcie, na którym jesteś w kapeluszu dziadka? Powiedziałam, że bardzo ten kapelusz lubiłeś, i nagle. Zaraz, kiedy to było, tak, mniej więcej sześć lat temu, kapelusz nagle zniknął. To kłamstwo! krzyknął. Nigdy go nie nosiłem. Wolisz pamiętać tylko to, co ci odpowiada. Dałam jej wszystkie wycinki z gazet, twoje ohydne gryzmoły i tę pękniętą tanią bransoletkę, rzeczy, które ukrywałeś w dziurze za biurkiem. Karen od razu je poznała, a kiedy kupowałeś wino, pokazałam jej grub w ogrodzie, który zechciałeś łaskawie zbudować dla eni. Dostał białej gorączki i sino czerwony rzucił się na mnie, miotając przekleństwa, dosłownie cisnął mnie przez pokój. Stolik do kawy złagodził upadek, lecz natychmiast poczułam, że z moim nadgarstkiem jest coś nie tak. Wtedy usłyszeliśmy wycie syren. Spiorunowałam go wzrokiem, tego niewdzięcznego gówniarza, w którego zainwestowałam całe moje życie. Trzeba było mnie słuchać, powiedziałam cicho, a teraz prawdopodobnie wyjdę za Malkolma. Nie dałeś mi wyboru. Będziemy doprowadzali się nawzajem do szału, ale on przynajmniej mnie nie zostawi, to nie ten typ. A potem wszystko gwałtownie zwolniło i cofnęłam się w czasie. Lawrence poczerwieniał jeszcze bardziej. Zaharczał, rozejrzał się nieprzytomnie, chwycił za pierś i upadł. Tak jak jego ojciec. Za oknem zamigotało niebieskie światło, i ktoś załomotał do drzwi. Wpuściłam policjantów, krzycząc, żeby wezwali karetkę. Ale Lawrence'owi oczy uciekły w głąb czaszki, jak wtedy Eni, a jego ciało zwiotczało, jak ciało Dajany. Wpadłam w histerię, posunęłam się za daleko, jak z siostrą. Pozwolono mi pojechać z nim do szpitala karetką. Kiedy ktoś pomagał mi wejść na wysoki stopień, zobaczyłam Karen, która płakała na tylnym siedzeniu jednego z radiowozów, stojących byle jak na naszym trawniku. Koniec końców. Dostałam to, czego chciałam. Mój chłopiec zostanie ze mną na zawsze. Nigdy nie będzie się ze mną kłócił, będzie robił to, co mu każe. A tak serca odciął dopływ tlenu do mózgu. Co znaczy, że pod względem umysłowym Lawrence jest teraz jak dziecko. Jest też niepełnosprawny fizycznie. Ma wiecznie rozdziawione usta i skręcone do środka stopy. Personel z ośrodka rehabilitacyjnego dowiedział się o jego zbrodni i okrutnie go traktował. Dlatego to ja pilnowałam, żeby codziennie ćwiczył. Kontroluję teraz każdy aspekt jego życia, a on nie protestuje. Znów jest moim dzieckiem, więc nie miałam potrzeby wychodzić za Malcolma, bo już nie będę sama. Lawrence musiał odziedziczyć słabe naczynia krwionośne po ojcu i babce, chociaż lekarze twierdzą, że na zatrzymanie akcji serca mogły mieć wpływ wysoki poziom fenterminy we krwi oraz gwałtowne wahania wagi ciała. Do mojego domu wtargnęli policjanci i godzinami mnie przesłuchiwali. Znaleźli dowody obciążające Laurence'a, po czym zgodnie z moimi przewidywaniami rozkopali staw, gdzie szybko natrafili na szczątki Eni Doyle. Ponieważ w domu pracowała ekipa kryminalistyczna i nie pozwolono mi tam wejść, Całymi dniami siedziałam w szpitalu, a noce spędzałam u Malcolma, przygotowując się na atak mediów. Uczeń morduje prostytutkę. Podejrzane o morderstwo ma atak serca w chwili aresztowania. Supermodelka Karen Fenton dobrze znała podejrzanego o morderstwo jej siostry. Nazywała się Fennon, po mężu. Nie miała żadnego prawa do mojego syna. Myślała, że zauroczy go swoim ordynarnym akcentem i odrażającym brakiem manier przy stole. Co za bezczelność. W gazetach ukazały się wszystkie jej zdjęcia z sesji do magazynów pod nagłówkami krzyczącymi siostra zamordowanej prostytutki. Ponieważ ze względu na swój stan, Lawrence nie mógł stanąć przed sądem, dziennikarze nie mieli prawa zdradzić jego nazwiska. Ale Dublin jest tak małym miastem, że w ciągu kilku dni poznał je każdy, kto się tutaj w jakiś sposób liczy. Musiałam być bardzo czujna. Nie podobał mi się ten rozgłos, lecz wiedziałam, że jeśli trafię do szpitala, jeśli znowu mnie tam zamkną, Finn i Rosie zdobędą pełnomocnictwo i sprzedadzą Avalon. Dlatego musiałam zachować pełną koncentrację i przytomność umysłu. Malcolm podtrzymywał mnie na duchu. Wszyscy przeżyli szok. Żaden ze współpracowników Lawrence'a nie podejrzewał, że mój syn może być zdolny do czegoś takiego. Natomiast Helen, co zaskakujące, była niepocieszona. Kilka razy wpadła do mnie i rozmawiałyśmy. Zastanawiała się, jakim sposobem Lawrence to przed nią ukrył. Próbowała go usprawiedliwiać, a ja płakałam gorzko wraz z nią, nadmieniając, że miał skłonności do gwałtownych wybuchów. Podczas naszej ostatniej kłótni złamał mi nadgarstek, co stanowiło wystarczający dowód. Helen obliczyła, że chodziła z nim właśnie wtedy, kiedy Annie zniknęła, lecz nie wpadła na to, że mogłaby zapewnić mu alibi, ponieważ nie dało się ustalić dokładnej daty jej śmierci. Słyszałam, że Karen Fenlon porzuciła modeling i wróciła do Bęża, który okazał się tak głupi, że ją przyjął. Do Avalonu pozwolono mi wrócić dopiero trzy miesiące po tym, jak Lawrence miał atak serca. Wiele dni usuwałam ślady bytności policji. Malcolm ponownie zasypał staw i posadził tam róże, a potem przekazano mi pod opiekę syna. Choć mógł artykułować niektóre słowa, miał duże trudności z wyrażaniem myśli i był niezwykle potulny. Już nigdy nie będzie czytał ani pisał, już nigdy nie będzie w stanie o siebie zadbać. Potrzebował niewielkiej pomocy przy jedzeniu, ale w toalecie i podczas ubierania się radził sobie sam. Bezsensownie bełkotał, lecz znał słowo mama i jeśli czegoś chciał, po prostu to wskazywał. Malcolm odwiedzał mnie wiele miesięcy. Próbował podnieść mnie na duchu, ale chociaż niemal codziennie miał do czynienia z rozchwianiem psychicznym, trudniej mu było wytrzymać z kimś niepełnosprawnym umysłowo, aż w końcu zniknął z naszego życia. Przychodził tylko wtedy, kiedy potrzebowałam męskiej ręki, żeby naprawić coś w domu. Ponieważ Lawrence stracił zdolność do wykonywania czynności prawnych, udało mi się przepisać domek na siebie. Natychmiast go sprzedałam. Będziemy musieli żyć z tych pieniędzy bardzo długo. Będziemy musieli oszczędzać. Synowi przyznano rentę inwalidzką, a ponieważ ja też jestem na rencie, głód nam raczej nie grozi. Minęło trochę czasu i teraz odwiedza nas tylko Helen oraz sporadycznie pracownik socjalny. Głównie jesteśmy sami. Lawrence i ja. Nie sądzę, żeby syn wiele rozumiał, ale często, bardzo często widzę, jak stoi w kuchni i patrzy w okno. Pytam go wtedy, co tam widzi, lecz nie odpowiada, tylko patrzy przed siebie pustym wzrokiem. Część trzecia 2016 rok rozdział 27 Karen. Byłam wtedy tak roztrzęsiona, że przestałam ufać swoim własnym osądom. Myliłam się absolutnie co do wszystkiego. Desi okazał mi wiele dobroci. Wsparł mnie silnym ramieniem i zapewnił, że wszystko będzie dobrze. Rodzice doznali szoku. Lorenz ich też oszukał, zwłaszcza tatę. Musia twierdzi, że prawdopodobnie zabiłby i mnie, ale nie dowiemy się już dlaczego. Kiedy myślę o spędzonych z nim nocach, mam ochotę wyrwać sobie włosy z głowy. Czasem wyrywam. Kiedy wyszedł ze szpitala, policja ostrzegła nas, żebyśmy nie zbliżali się do Avalonu. Ja nie miałam najmniejszej ochoty, ale tata bardzo chciał porachować Lorenzowi kości. Wciąż jestem zła, że uszło mu to na sucho. Zamordował moją siostrę. A ja nie wiem jak i dlaczego. I nawet jeśli ma uszkodzony mózg, nie uważam, że to wystarczająca kara, bo nie musi żyć ze sobą tak jak ja. Ponieważ była mnie jako postacią publiczną, i Iwon nie mogła ustrzec mnie przed mediami. Reporterzy regularnie oblegali dom rodziców, zdobyli mój nowy adres. Nazwiska Lorenza ujawnić nie mogli, ale moje i Eni jak najbardziej, więc oczywiście ujawnili, ozdabiając je zdjęciami i krzykliwymi nagłówkami. Desi zaoferował mi schronienie i zamieszkałam u niego. Przez pierwszych kilka tygodni upijałam się do nieprzytomności. Byłam w rozsypce. Śledztwo ciągnęło się w nieskończoność. Detektyw Mooney mylił się, twierdząc, że morderca mojej siostry nie żyje, choć nie wykluczano możliwości, że Lorenzowi pomógł ojciec, mimo że Lidia uparcie twierdziła, że nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Biedna Lidia. Tym razem władze traktowały sprawę poważnie, ponieważ był w nią zamieszany przedstawiciel klasy średniej, w dodatku mieszkaniec eleganckich przedmieści Dublina. Dopiero trzy dni po telefonie na policję zrozumiałam znaczenie pomnika, który Lorenz zbudował w ogrodzie. Moje podejrzenia okazały się słuszne. Dom został zamknięty i dokładnie przeszukany. Znaleziono odręczne notatki, w których Lorenz pisał, że spotykał się z Annie i uprawiał z nią seks. Robi mi się niedobrze, gdy o tym pomyślę. Nie zamierzałam wracać do Odessiego, przynajmniej nie wtedy, ale wydawał się taki niezłomny, tak bardzo chciał mi wybaczyć. Pomyślałam, że gdybyśmy do siebie wrócili, może mogłabym wszystko naprawić i cofnąć czas do chwili, kiedy byliśmy szczęśliwi. Iwon uważała, że wrzawa po jakimś czasie ucichnie i będę mogła podjąć pracę, bo w Europie wciąż miałam wzięcia, ale. Ach, cały ten modeling wydawał mi się teraz głupi i miałki. Desi powiedział, że pieniądze by się przydały, lecz pozwolił mi decydować za siebie. W końcu dostałam pracę w salonie obuwniczym Arnotta. Mąż bardzo się o mnie troszczył i właśnie tego wtedy potrzebowałam. Początkowo nie komentował mojego picia. Mamy dom, w Lukan i dwoje dzieci, Debbie i Steviego. Powinnam być szczęśliwa, powinnam uwolnić się w końcu od przeszłości, i nigdy nie powinnam była wracać do Dessiego. Po pewnym czasie jego torskliwość zmieniła się w dręczenie i totalne zastraszanie. Nigdy nie podniósł na mnie ręki, ale nie musi, bo wie, że boję się od niego odejść. Nasza córka doprowadzała go do szału, była nieokiełznana jak nastoletnia Annie i obwiniał o to mnie. Żeby o tym wszystkim nie myśleć, piłam coraz więcej. Stevie to dobry chłopak. Jest kierowcą ciężarówki i w tym roku się żeni. Mam z nim słaby kontakt, trzyma się z Desim, a Debbie ze Stevie'm. Ze mną nie trzyma się nikt. Gdy w latach dziewięćdziesiątych wybuchł skandal z irlandzkimi domami matki i dziecka, chciałam poszukać Marnie, ale Desi się wściekł, kiedy mu o tym wspomniałam. Jezu Chryste, pamiętasz, jak się skończyły Twoje ostatnie poszukiwania? Zgłupiałaś czy co? Tak, zgłupiałam. Zdurniałam. Jedyną osobą, którą czasem widuję, jest Helen. Nie wiem, dlaczego wciąż się spotykamy, ale się spotykamy. Raz, dwa razy w roku chodzimy do pubu i wspominamy tę historie. Jak starzy żołnierze wspominają dni spędzone na froncie. Helen jest teraz przedstawicielką handlową firmy farmaceutycznej i po raz drugi wyszła za mąż. Za technika laboratoryjnego. Nie ma dzieci. Wciąż za sobą nie przepadamy, ale przeżycia związane z Lorensem, Fitzsimonsem w jakiś sposób nas związały. Helen nadal bywa w Awalonie. Nie rozumiałam, dlaczego zawraca sobie głowę, lecz okazało się, że Lidia początkowo płaciła jej za robienie zakupów, sprzątanie i opiekę nad synem. Helen mówi, że trudno jej dostrzec w nim mordercę, gdy kąpie go i karmi. Ja nie widzę w nim nikogo innego. Od kilku lat on i jego matka mieszkają tylko w trzech pokojach na parterze domu. Lidii skończyły się pieniądze, a ponieważ sprzedała wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, nie może już płacić Helen za pomoc. Więc dlaczego im wciąż pomagasz? spytałam podczas jednego z ostatnich spotkań. Ze względu na dom! odparła triumfalnie. Przyznała, że podpisały umowę ona i Lidia, mniej więcej dziesięć lat temu. Lidia zostawiła jej w testamencie dom pod warunkiem, że Helen będzie raz w tygodniu robiła zakupy i zaopatrywała ich w niezbędne rzeczy. Lidia ma prawo mieszkać w Awalonie do końca życia. Ona i Lorenz w ogóle nie wychodzą z domu. Helen twierdzi, że posiadłość, choć mocno już zaniedbana, jest warta miliony. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Bardzo często użalam się nad sobą i naprawdę muszę przestać pić. Lecz osobą, której współczuję najbardziej, jest Lidia, bo jak się musi czuć jako matka i pełnoetatowa opiekunka mordercy. Ma już ponad osiemdziesiąt lat. Według Helen cierpi na demencję. Myślę, że to dla niej prawdziwe błogosławieństwo. Rozdział 28. Lidia. Nie pamiętam, czy nakarmiłam dziś Lorensa, często płacze i bardzo nam zimno. Kiedy ci chłopcy wybili kamieniami okna? Kiedy to było? Chciałam zadzwonić do tego mężczyzny, tego, który tak mnie adoruje, ale telefon chyba nie działa. Tatuś będzie bardzo zły, kiedy wróci i zobaczy, że wszędzie jest pełno szkła. Leża pod kocem, lecz uwiera mnie w bok pęknięta sprężyna sofy. Ta dziewczyna, Helen, tak pamiętam, ma na imię Helen. Już nie jest dziewczyną, lecz zawsze do nas przychodzi. Kiedy przyjeżdża z zakupami, czasem przywozi węgiel, ale dzisiaj jest bardzo zimno, a ja nie mogę znaleźć zapałek. Diana mi je zabrała. Mówi, że nie wolno bawić się zapałkami. Andrew chce, żebym uspokoiła Laurence'a, bo ciągle płacze. Może idą mu ząbki. Wywiozłam go do ogrodu i przywiązałam do rynny, żeby nigdzie nie odszedł. Mamusia, woła mnie na kolację. Uwielbiam zapach jej perfum. Wracam za nim do domu. Na dworze jest ciemno. Wciąż słyszę jego płacz. Dziękujemy za wysłuchanie książki autorstwa Liz Nagent pod tytułem Obsesja Lidii. Polski przekład Jan Kraśko. Czytali: Ewa Abart, Róża ciesińska dziekiewicz i Michał Lesięgłowacki.